Rozdział pierwszy. Cywilizowanie Haka. Mojżesz w Sitowiu. Miss Watson. Tomek Sawyer czeka na mnie. Muszę Państwu powiedzieć, że ja i mój przyjaciel Tomek Sawyer znaleźliśmy pieniądze, które rozbójnicy ukryli w jaskini, dzięki czemu nieźle się wzbogaciliśmy. Każdy z nas dostał po sześć tysięcy dolarów w złocie. Sędzia Thatcher włożył całą sumę w swój interes. Dawało nam to dolara dziennie przez cały okrągły rok. Wdowa Douglas adoptowała mnie, mając nadzieję, że uczyni ze mnie istotę cywilizowaną. Z wdową trudno jednak było wytrzymać. Była zbyt porządna i przyzwoita, takie samo też było wszystko, co robiła. To też ilekroć miałem tego dosyć, wymykałem się, wkładając na siebie stare łachmany i kapelusz. Tomek Sawyer często obiecywał, że jak zbierze bandę rozbójników i stanie na jej czele, wtedy przyjmie mnie do niej, ale póki co. Muszę pozostać u wdowy i wieść porządne życie, więc zawsze do niej wracałem. Wdowa wypłakiwała nade mną morze łez, nazywając mnie biedną, zbłąkaną owieczką i używając jeszcze innych, gorszych określeń, którymi zresztą nie chciała mnie krzywdzić. Sprawiła mi też nowe ubranie na miarę, w którym strasznie się pociłem, bo było ciasne. Gdy wdowa dzwoniła na kolację, należało natychmiast przyjść i czekać, aż ona, spuściwszy głowę, pomruczy trochę nad jedzeniem, które, prawdę mówiąc, było niczego sobie. Po wieczerzy wydobywała Biblię i uczyła mnie o Mojżeszu i Sitowiu. O Mojżeszu tak bardzo pragnąłem dowiedzieć się wszystkiego, że aż poty na mnie biły, ale gdy w końcu okazało się, że on już od dawna nie żyje, przestałem się nim interesować, bo co mnie obchodzą umarli? Jej siostra, Miss Watson, koścista stara panna z puklami włosów zwiniętymi w obwarzanki na skroniach, gdy zamieszkała u nas, gnębiła mnie nauką czytania z elementarza i codziennie przynajmniej godzinę ciężko się nade mną znęcała, a potem sama słabła. Nie mogłem tego już dłużej wytrzymać. Przez następną godzinę było śmiertelnie nudno, więc zaczynałem się wiercić. Wtedy Miss Watson mawiała Huckleberry, po co kładziesz tu nogi? Albo... — Nie garb się tak, siedź prosto! Chwilę potem znów zrzędziła. — Nie otwieraj ust, nie przeciągaj się tak, dlaczego nie siedzisz przyzwoicie? I opowiadała mi o piekle, gdzie idą za karę dusze. Miss Watson ciągle miała do mnie o coś pretensje. W końcu mi się to mocno sprzykrzyło. Poszedłem do swojego pokoju z kawałkiem świecy. Postawiłem ją na stole, usiadłem na krześle przy oknie, próbując przywołać wesołe myśli, ale na próżno... Czułem się bardzo samotny. Nie ogarnęła mnie taka żałość, że prawie zacząłem pragnąć śmierci. Gwiazdy świeciły na niebie, w pobliskim lesie posępnie szumiały liście, w oddali pochukiwała sowa, zawodząc po kimś, kto zmarł. Koło domu pies i puszczyk, wzajemnie sobie wturując, przepowiadały komuś śmierć. Wiatr usiłował coś mi powiedzieć, ale ja nie mogłem zrozumieć, co i aż ciarki przebiegły mi po grzbiecie. Zapragnąłem jakiegoś towarzystwa. Nagle zauważyłem, że pająk idzie mi po ramieniu. Pstryknąłem go tak silnie, że wpadł w płomień świecy. Zanim zdążyłem dobiec do stołu, już nie żył. Wiedziałem, że to zły znak, a śmierć pająka na pewno zwiastuje jakieś przykrości, to też przestraszony zacząłem ściągać z siebie ubranie. Trzy razy obróciłem się żegnając się za każdym razem, wziąłem garść swoich włosów i szczelnie obwiązałem je nitką, aby oddalić od siebie czarownice, które mogły mnie zauroczyć. Te zabiegi niewiele mi pomogły. Siedząc tak? Usłyszałem, że w pobliskim mieście zaczyna bić zegar. Bum. 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 naliczyłem dwanaście uderzeń, potem nastąpiła cisza. Wtem na dole gdzieś w drzewach trzasnęła złamana gałązka. Coś tam się poruszyło. Słuchałem z zapartym oddechem. Po chwili dosłyszałem na dole. Miau, miau. Świetnie. Odpowiedziałem tym samym. Miau, miau. Ale ciszej. Zdmuchnąłem świecę i wyszedłem przez okno na gzyms biegnący wokół domu. Stamtąd zsunąłem się na ziemię i podpełzłam między drzewami w głąb ogrodu, gdzie, ma się rozumieć, czekał na mnie ktoś by inny jak nie Tomek Soyer. Rozdział drugi chłopcy wymykają się Jimowi banda Tomka Sojera. Dalekosiężne plany. Szliśmy na palcach ścieżką, która wijąc się wśród drzew, wiodła na skraj ogrodu. Idąc, musieliśmy się pochylać, żeby gałęzie nie podrapały nam twarzy. Nagle, w ciemności potknąłem się o korzeń tuż przy kuchni. Narobiwszy hałasu, musieliśmy przekucnąć i leżeć cicho. Jim, ogromny murzyn należący do Miss Watson, siedział w otwartych drzwiach kuchni. W świetle widzieliśmy go jak w dzień. Usłyszawszy hałas, wstał, wyciągnął szyję i nasłuchiwał przez dłuższą chwilę. Kto tam? zapytał. Znów słuchał. Potem wszedł do ogrodu, stanął między nami dwoma tak, że każdy z nas mógłby go dotknąć ręką. Jak na złość, zaczęło mnie swędzić kolano, potem ucho, następnie plecy pomiędzy łopatkami. Zdawało mi się, że już nie wytrzymam, jak się nie podrapie. Już nieraz zauważyłem, że gdy znajdujemy się w przyzwoitym towarzystwie albo na pogrzebie, słowem wówczas, gdy drapać się nie wypada, to od razu w kilkunastu miejscach odczuwamy swędzenie. Po chwili Jim znowu się zapytał. Pytam kto tam? Odezwij się! Jest tam kto? Niech pies zagryzie moje koty, jeżeli nie słyszałem, że coś tu chodzi. Wiem, co zrobię. Będę tu siedział tak długo, dopóki ten ktoś znowu się nie poruszy. Usiadł na ziemi między mną i Tomkiem. Plecami oparł się o drzewo, a nogi wyciągnął przed siebie tak, że jedną prawie dotykał mojej. Poczułem swędzenie w nosie tak silne, że aż łzy napłynęły mi do oczu. Nie podrapałem się jednak, żeby nie zdradzić swej obecności. Męczarnia ta trwała kilka minut, ale mnie wydawało się, że kilka godzin. Gdy już myślałem, że nie wytrzymam, Jim zaczął ciężko oddychać, a potem zachrapał. Spał. Wówczas, pełzając po cichu na rękach i na kolanach, poczęliśmy się coraz bardziej oddalać od Jima. Nagle Tomek szepnął mi, że można by przywiązać Jima do drzewa, traktując to jako dobry żart. Ja jednak nie przystałem na to. Mógł narobić hałasu i zaraz by się wykryło, że mnie nie ma w domu. Po chwili Tomek postanowił zabrać z kuchni parę świec. Udało nam się wyszperać trzy świece, za które położyliśmy na stole pięć centów. Chciałem już jak najszybciej odejść z tego miejsca, ale Tomek jeszcze podpełznął na czworakach do jim żeby mu spłatać jakiegoś figla. Gdy powrócił, powiedział, że zdjął Jimowi kapelusz z głowy i zawiesił go wysoko na gałęzi. Później Murzyn opowiadał, że wiedźmy rzuciły na niego czar i kiedy był nieprzytomny, jeździły na nim wierzchem po okolicy. Pięciocentówkę zaś później nosił zawsze na szyi zawieszoną na sznureczku, mówiąc, że to dany mu przez diabła talizman na każdą chorobę i sprowadzanie czarownic by mu służyły. Po drodze zabraliśmy ze sobą Joe Harpera, Bena Rogersa i kilku innych chłopaków ukrytych w zapuszczonym sadzie, po czym popłynęliśmy z nimi łódką w kierunku wąwozu odległego o jakieś półtorej mili. Tu, w krzakach, Tomek odebrał od nas przysięgę. Zobowiązaliśmy się, że dochowamy całkowitej tajemnicy. Przeszliśmy przez rozpadlinę wiodącą w głąb wzgórza, która była ukryta w najgęstszych zaroślach. Zapaliwszy świece, wczołgaliśmy się na czworakach do obszernej jaskini. Tomek, idący przodem, wrócił pod ścianę i zniknął niebawem w szczelinie, tak ukrytej, że nikt by się nie domyślił, że w ogóle tam istnieje. Wszyscy poszliśmy jego śladem. Po przejściu przez wąziutki korytarzyk, znaleźliśmy się jakby w małej sali, wilgotnej i zimnej. Tomek powiedział: No, teraz utworzymy bandę rozbójników. Nazwiemy ją bandą Tomka Sojera. Kto chce do niej należeć, musi złożyć przysięgę i własną krwią napisać swoje nazwisko. Zgodziliśmy się wszyscy z entuzjazmem. Tomek wyjął kartkę papieru, na której poprzednio napisał tekst przysięgi i głośno ją przeczytał. Każdy z przyszłych rozbójników miał się zobowiązać, że święcie dochowa wszystkich tajemnic. Gdyby któryś z bandy zdradził, miał być skazany na ścięcie, zwłoki miano spalić, a popioły rozrzucić na wietrze. Jego imię będzie przeklęte na wieki i krwią wykreślone ze spisu członków. Wszyscy uznali jednomyślnie, że tekst przysięgi jest zachwycający. Byliśmy ciekawi, czy Tomek sam ją ułożył. Tomek odpowiadał każdemu, że trochę sam, a resztę wziął z książek o piratach i bandytach. Odezwały się głosy, że należałoby zabijać również rodzinę zdrajców, którzy wydali tajemnicę bandy. Tomkowi spodobał się ten pomysł, wziął ołówek i dodał kilka słów o karaniu krewnych. Wtedy odezwał się Ben Rogers. A, Hakwin, on jest samotny, co będziemy robić w takim przypadku? Przecież ma ojca, odpowiedział Tomek. Tak, ma ojca, ale nikt nie wie, gdzie się podziewa. Dawniej widywano go po chlewach, gdzie sypiał pijany razem z wieprzami, ale od ponad roku nikt go nie spotkał w tych okolicach. Rozpoczęła się głośna dyskusja. O mały włos nie wyrzucili mnie z bandy, mówiąc, że każdy z nas musi mieć rodzinę lub kogoś przeznaczonego do zabicia, bo byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych. Wszyscy zamilkli, nie wiedząc, jak wyjść z tej sytuacji. Już byłem bliski płaczu, gdy nagle przyszła mi szczęśliwa myśl do głowy. Wpiszmy na listę przyszłych skazańców Miss Watson, krzyknąłem. Na co oni jak jeden chórem zawołali. Tak, tak, zabijemy Miss Watson. Dobrze, hak może do nas należeć. Potem każdy z nas ukłuł się szpilką w palec, wycisnął kroplę krwi i napisał nią swoje nazwisko. A kto pisać nie umiał, ten odcisnął na papierze ślad kciuka. A teraz, powiedział Ben Rogers, musimy się naradzić, co będzie banda robiła. Tylko rozboje i morderstwa! odparł Tomek. Ale kogo i co mamy grabić? Domy, bydło czy plecież? Kto zabiera bydło i tym podobne rzeczy, nie jest zbójnikiem, lecz złodziejem, odpowiedział Tomek. Nie jesteśmy złodziejami, tylko rozbójnikami. W maskach na twarzy, zatrzymując na drogach wozy z towarami, będziemy zabijali podróżnych, żeby im zabierać zegarki i pieniądze. Koniecznie musimy zabijać? Koniecznie tak trzeba. W niektórych książkach czytałem, że lepiej nie, ale w innych uważane to jest za konieczność. Z wyjątkiem ma się rozumieć tych podróżnych, których przyprowadzimy do jaskini w celu otrzymania za nich okupu. Okupu? A co to jest? Nie wiem na pewno. Wziąć okup. Tak piszą w książkach, więc naturalnie musimy tak robić. Ale jak mamy coś robić, skoro nie wiemy dobrze, co to jest? Eee, nie, nuć. Musimy i koniec. Mówiłem przecież tak napisane jest w książkach. Chcesz być byle jakim rozbójnikiem i robić nie to, co trzeba, lecz to, co ci przyjdzie do głowy? Dobrze ci mówić, Tomku, ale ja bym chciał wiedzieć, co się stanie, jeżeli nasi jeńcy też nie będą rozumieli, co to jest okup. Jak myślisz, co to znaczy? No, nie wiem. Może oni będą wiedzieli. A jeżeli nie będą, to co? Hm to trzeba ich będzie trzymać w niewoli, dopóki nie umrą. A tak, to rozumiem. Tak, to dobrze. Czemu od razu tak nie mówiłeś? Ale będziemy mieli z nimi dużo kłopotów, bo trzeba im dawać jeść i pilnować, żeby nie pouciekali. Co ty opowiadasz, Ben? Jak uciekną, skoro będą ich pilnować strażnicy, gotowi ich zabić, jak tylko ruszą palcem? Strażnicy? A to dobre. Więc mamy ich pilnować cały czas? Też mi coś. Dlaczego nie możemy ich zabić od razu, na miejscu, zamiast czekać, aż wezmą okup i umrą? Dlatego, że tak jest w książkach. Powiedz mi, Ben, czy ty chcesz być prawdziwym rozbójnikiem, czy nie? Może myślisz, że ci, co pisali książki, nie wiedzieli, jak powinien zachować się rozbójnik? Czy chcesz ich uczyć rozumu i myślisz, że jesteś od nich mądrzejszy? Nie, prawda? Więc siedź cicho i zachowuj się według praw zbójeckich. — Dobrze, już dobrze, nie upieram się, tylko chciałem wiedzieć. — A kobiety? Czym mamy je także zabijać? — Słuchaj, Ben, gdybym niczego nie rozumiał jak ty, to przynajmniej bym cicho siedział. — Zabijać kobiety? Nigdzie nie napisano, że można zabijać kobiety, nie! — Po przyprowadzeniu ich do jaskini będziemy dla nich czarujący. — Skończy się na tym, że kobieta zakocha się w tobie i nie będzie chciała wracać do domu. — A jeżeli tak, to zgoda... Tylko, że bardzo szybko w jaskini będziemy mieli mnóstwo kobiet i jeńców czekających na okup. M może zabraknąć w końcu miejsca dla rozbójników. No ale niech tak będzie. Mały Tom Burns zasnął w międzyczasie na dobre. Gdy go obudziliśmy, przestraszył się i zaczął krzyczeć, że chce wracać do domu, do mamusi i nie chce już być rozbójnikiem. Inni, śmiejąc się z niego, przezywali go Beksą. Wówczas rozzłoszczony zagroził wydaniem nas wszystkich. Tomek Sawyer dał mu pięć centów za milczenie, nam zaś polecił rozejść się i wyznaczył zbiórkę za tydzień. Ben Rogers oświadczył, że jest wolny tylko w niedzielę. W innych dniach nie może chodzić na rozbój. Ale wszyscy chłopcy zaprotestowali, uważając, że grzechem jest rabowanie i zabijanie w niedzielę, które są dniami Bożymi. Na koniec wybraliśmy Tomka Sojera przywódcą, a Joego Harpera jego zastępcą, po czym rozeszliśmy się do domów. Przed świtem wróciłem do pokoju przez okno. Byłem strasznie zmęczony. Całe moje nowe ubranie miałem upaprane w glinie i potłuszczone woskiem od świecy. Rozdział trzeci. Mogła być awantura, zaszczyty zwycięstw, geniusze. Jeden z bandy Tomka kłamie. Myślałem, że dostanie mi się rano od Miss Watson, że tak wybrudziłem ubranie. Wdowa jednak nie łajała mnie. Bez słowa zaczęła je czyścić, a potem poszła się pomodlić. Tak się tym zmęczyła, że postanowiłem poprawić się choćby na kilka dni. Taty nikt nie widział od ponad roku. Muszę przyznać, że nie tęskniłem. Nie miałem najmniejszej ochoty znowu go zobaczyć. Miał brzydki zwyczaj zawsze mnie bić, nawet gdy był trzeźwy. Gdy był w okolicy, cały czas spędzałem w lesie. Właśnie w tych dniach znaleziono go. Utonął w rzece, jakieś dwanaście mil od miasta. Tak przynajmniej mówiono, gdyż stopielec był tego samego wzrostu, tak samo obdarty i miał takie same długie włosy. Twarzy nie można było rozpoznać, bo zbyt długo leżał w wodzie. Zwłoki płynące na wznak wydobyto i pogrzebano na brzegu. Ja jednak ciągle miałem złe przeczucia. Pamiętam bowiem zawsze, co mi kiedyś powiedziano. Mężczyzna po utonięciu nie może wypłynąć na wznak, tylko zawsze twarzą do dna. Byłem pewien, że to nie mój ojciec, lecz jakaś kobieta przebrana za mężczyznę. Od czasu do czasu bawiliśmy się w rozbójników. Trwało to około miesiąca. Potem daliśmy sobie z tym spokój. Nikogo nie ograbiliśmy, nie zabiliśmy, a jedynie udawaliśmy. Urządzaliśmy zasadzki w lesie. Atakowaliśmy mężczyzn pędzących wieprze do miasta, kobiety wiozące na targ jarzyny. Jeńców jednak nie braliśmy. Tomek Sojer nazywał wieprze jeńcami, a jarzyny łupem. Pewnego dnia Tomek, czyli Herszt, wyprawił jednego z naszych chłopców do miasta i kazał mu biegać po ulicach z zapalonym patykiem, to znaczy z żagwią mordu. Był to znak, że banda powinna się zebrać jak najprędzej. Gdy zjawiliśmy się, powiedział, że otrzymał od swoich szpiegów ważne wiadomości. Nazajutrz w jednej z dolin górskich miała rozbić obóz karawana kupców hiszpańskich i bogatych Arabów, wiodąca ze sobą dwieście słoni, sześćset wielbłądów i przeszło tysiąc mułów obliczonych samymi brylantami. Karawany pilnowało zaledwie czterystu żołnierzy. Otóż mieliśmy niespodziewanie uderzyć na karawanę, rozbić ją i zabrać skarby. Kazał nam wyczyścić broń, przygotować się i trwać w gotowości do akcji. Nawet goniąc wózki z warzywami musieliśmy zawsze mieć wyczyszczoną broń, mimo że składała się tylko z kijów, odmioteł i blaszanych szabelek, które można było czyścić i szorować bez końca, a blacha zawsze pozostawała blachą, tak jak kij, kijem. Nie wierząc, żebyśmy mogli pokonać tylu Hiszpanów i Arabów, z ciekawości jedynie ujrzenia wielbłądów i słoni, stawiłem się na zajutrz w sobotę o wyznaczonej godzinie. Na Stomka opuściliśmy gęste zarośla i pędem zbiegliśmy w dolinę. Nie było tam jednak Hiszpanów ani Arabów, nie było wielbłądów ani słoni. Spotkaliśmy jedynie dzieciaki z niedzielnej szkółki na majówce. Napadliśmy na niej i rozpędziliśmy. Jedyną naszą zdobyczą były pierniczki i marmolada. Ben Rogers znalazł wprawdzie zwiniętą z gałkanów lalkę, a Joe Harper książeczkę do nabożeństwa, lecz nauczyciel, zmusiwszy nas do oddania łupu, rozpędził bandę. Brylantów nie widziałem i powiedziałem o tym Tomkowi. Ten jednak upierał się, że były ich tam całe wozy. Byli też Arabowie, słonie i wszystko, co być miało. Na pytanie, dlaczego ich nie widziałem, nazwał mnie nieukiem, dodając, że gdybym znał książkę Don Kichot... Nie potrzebowałbym pytać. Wszystkiemu były winne czary. Czarodzieje przemienili wszystko w dzieci z niedzielnej szkółki, w pierniczki i galaretkę. Skoro tak, powiedziałem, to trzeba się bić z czarodziejami. Co za pomysł, półgłówku, odparł Tomek. Czy czarodziej nie ma całego wojska geniuszy, które cię rozsiekają w drobny mak, zanim zmówisz pacierz? Każdy geniusz jest wysoki jak drzewo, a gruby jak kościół. A jeżeli kilku geniuszów przeszłoby na naszą stronę, czy wtedy zwyciężylibyśmy? Tak! Ale skąd ich weźmiesz? Nie wiem. A, a skąd ich biorą czarownicy? To inna para kaloszy. Taki czarownik potrze sobie pierścień albo starą blaszaną lampę i geniusze churmem cisną się do niego. Pioruny biją, słychać jeden grzmot, błyskawice latają po niebie, dym bucha kłębami, a czarownik rozkazuje geniuszom, którzy wykonują wszystkie jego rozkazy. Dla nich wyrwać wieżę z fundamentami i przerzucić ją sobie przez głowę razem z dyrektorem niedzielnej szkółki to pestka. A kto ich zmusi do wyrwania wieży? Każdy, kto potrze lampę albo pierścień. Służą bowiem każdemu, kto posiada lampę albo taki pierścień i muszą wykonywać każdy rozkaz swego władcy. Jeżeli im powie Zbudujcie mi pałac na czterdzieści mil długi, cały z diamentów, i napełnijcie go od dachu do piwnic cukierkami, porwijcie cesarzowi chińskiemu córkę dla mnie na żonę, to one muszą to zrobić i to zaraz, nim słońce wstanie. Powiem więcej, muszą na twój rozkaz przenosić ten pałac z miejsca na miejsce i to migiem, raz na trzy, jakby tańczył walca. Rozumiesz? Wiesz co ja myślę? Ci geniusze muszą być głupcami, jeżeli tak szafują pałacami i cukierkami zamiast je zatrzymać dla siebie. Ja na pewno nie zostawiłbym tego, co robię, i pędził na rozkazy pierwszego lepszego, który potrze starą lampę albo jakiś pierścień. Nie wiesz, co gadasz, Hak. Przyjmij jednak do wiadomości, że chciałbyś czy nie, to i tak byś musiał. I ja? Gdybym był wysoki jak to drzewo i gruby jak nasz kościół? Powiedzmy, że. Przyszedłbym, ale zmusiłbym wtedy tego człowieka do wdrapania się na najwyższe drzewo w kraju. Wiesz, Hak, szkoda dla ciebie strzępić języka. O niczym nie masz pojęcia. Jesteś istnym półgłówkiem. M Myślałem o tym kilka dni. W końcu postanowiłem przekonać się, czy jest w tym chociaż ziarnko prawdy. Znalazłem starą blaszaną lampę. I równie stary żelazny pierścień. Tarłem go w lesie, aż się spociłem, licząc, że zbudowany przez geniusza pałac sprzedam za duże pieniądze. Ale moje wysiłki na nic się nie zdały. Nie przyszedł ani jeden geniusz. Doszedłem więc do wniosku, że to wszystko Tomek po prostu zmyślił. Może on i wierzył zarówno w arabów, jak i słoni, ale ja nie. To była po prostu szkółka niedzielna. Rozdział czwarty. Wolno, ale do przodu. Hak i sędzia. Zabobon. Upłynęły trzy czy cztery miesiące nadchodziła zima. Większość czasu spędzałem wtedy w szkole. Umiałem już czytać, pisałem jako tako, znałem też na pamięć tabliczkę mnożenia do 6 razy siedem równa się 35. Zdaje mi się jednak, że gdybym żył nie wiem jak długo i przez całe życie chodził do szkoły, to nie potrafiłbym nauczyć się jej do końca. Jakoś nie mam talentu do tego przedmiotu. Z początku nie cierpiałem szkoły, ale z czasem się przyzwyczaiłem. Jak znudziło mi się w szkole, szedłem na wagary. Na otrzymywałem rózgi, co powodowało na jakiś czas zmianę w moim zachowaniu. Im dłużej chodziłem do szkoły, tym nauka wydawała mi się łatwiejsza i zabawniejsza. Zdążyłem się już też przyzwyczaić do dziwactw mojej wdowy. Przestałem mnie one razić. Co prawda okropnie ciężko było żyć ciągle wśród czterech ścian i sypiać w łóżku, ale... Przed nadejściem zimy wykradałem się czasami i spędzałem niektóre noce w lesie pod gołym niebem. Także miałem też trochę odpoczynku i rozrywki. Wolałem dawny sposób życia, ale zwolna przywykałem do nowego. Nawet zaczynałem go lubić. Wdowa mawiała, że czynię postępy powoli, ale do przodu. Była ze mnie bardzo zadowolona, dodając, że nie musi się już mnie wstydzić. Pewnego dnia, w czasie śniadania, nieszczęśliwie przewróciłem solniczkę. Prędko wyciągnąłem rękę, żeby wziąć trochę soli i dla odwrócenia nieszczęścia rzucić ją przez lewe ramię za siebie, ale zburczała mnie Miss Watson. — Weź ręce ze stołu — powiedziała. — Zawsze musisz coś zmalować. Wdowa ujęła się za mną, ale już wówczas wiedziałem, że nieszczęściu nie da się zapobiec. Stałem od stołu w bardzo złym humorze, myśląc tylko, skąd zwali się na mnie bieda. Są sposoby, żeby zapobiec niektórym nieszczęściom, ale na to, które sprowadza rozsypana sól, jeszcze nic nie wynaleziono. Chodziłem więc smutny, ciągle mając się na baczności. Wkrótce potem, będąc w ogrodzie, spostrzegłem na świeżym śniegu jakieś ślady. Ktoś szedł od lasu w kierunku domu, postał trochę przy bramie i obszedł dookoła ogród przy parkanie. Dziwne wydawało mi się, że nie wszedł do środka. Przyglądając się uważnie owym śladom, spostrzegłem, że w obcasach lewego buta były gwoździe wbite na kształt krzyża, mające odpędzać diabła. Zerwałem się, i jak strzała, popędziłem do sędziego Tacera. Co chwila oglądałem się, ale nie zauważyłem nikogo. Wpadłem tam cały zdyszany. Cóż to, mój chłopcze? Twu, złapać nie możesz? Przychodzisz w swoich interesach? Nie, proszę pana. A czy już jest coś dla mnie? A jakże? Za całe sześć miesięcy. Dzisiejszej nocy upłynęło półrocze. Są pieniądze, są... 150 dolarów z okładem. Nie mały to grosz jak dla ciebie. Daj mi upoważnienie do włączenia tej kwoty do kapitału, bo jeżeli ją weźmiesz, to zaraz wszystko wydasz. Nie, proszę pana, powiedziałem. Nie wydam tych pieniędzy. Ja ich nie potrzebuję, ani tych sześciu tysięcy. Niech pan sobie wszystko zabierze. Sędzia się zdziwił. Za nic nie mógł pojąć, o co tu chodzi. Co to ma znaczyć, mój chłopcze? Niech pan o nic nie pyta. Proszę zabrać wszystko, dobrze? Nic nie rozumiem. Co ci się stało? Ja pana na wszystkie świętości proszę o wzięcie tych pieniędzy bez żadnych pytań, żebym nie musiał kłamać. Sędzia pomyślał chwilkę, a potem powiedział. Aha, rozumiem. Chcesz mi pożyczyć swoją własność? Tak. E Pożyczyć! Rozumie się! No cóż, pożyczkę mogę przyjąć. Napisał coś na arkuszu papieru, przeczytał dwa razy i powiedział: Oto jest dowód, że pożyczyłem od ciebie sześć tysięcy na lat dziesięć z obowiązkiem wcielenia procentu do kapitału. Podpisz się imieniem i nazwiskiem, a teraz masz dolara na swoje wydatki. Podpisałem, wziąłem dolara i wróciłem do domu. Jim, murzyn Miss Watson, posiadał kulę ze zbitej sierści, wielką jak pięść, wyjętą z czwartego żołądka wołu. Używał jej do wróżenia, mówiąc, że w środku siedzi zaklęty duch, który wszystko wie. Powiedziałem więc Jimowi, że ojciec powrócił, bo widziałem jego ślady na śniegu i poprosiłem go o wybadanie ducha, co stary zamierza robić i czy długo tu będzie. Wyjąwszy włosianą kulę, Jim coś nad nią szeptał, a potem rzucił na podłogę. Upadła ciężko, ale potoczyła się niedaleko, zaledwie na cal. Jim rzucił ją jeszcze parę razy, a ona zawsze prawie nie tocząc się padała tak samo blisko. Wówczas ukląkł, przyłożył do niej ucho i słuchał, ale na próżno. — Zdarza się — wyjaśnił Jim — że kula nic nie powie, dopóki nie otrzyma pieniędzy. — Mam starą fałszywą monetę. Świerdzić dolara. Jasne, że nic nie powiedziałem o otrzymanym dolarze. M może kula ją weźmie, przecież się na niej nie pozna. Jim powąchał pieniądz, spróbował zębami, potarł go, w końcu powiedział. Przygotuję monetę w taki sposób, żeby kula myślała, że jest prawdziwa. Nadkroję surowy kartofel i wsadzę w środek monetę na całą noc. Gdy zaś nie dzieje, każdy ją weźmie za dobrą. A już włosiana kula na pewno się na niej nie pozna. Jim mówił prawdę. Ja i bez niego wiedziałem, że kartofel jest najlepszy. Tylko nie wiem, dlaczego zapomniałem. Nazajutrz Jim włożył monetę pod kulę. Znów przykląkł, przyłożył ucho i słuchał. Tym razem kula oświadczyła, że może mi przepowiedzieć przyszłość. Ja na to, że chętnie posłucham. Kula mówiła Jimowi, a Jim powtarzał mnie. Mówiła tak. Twój ojciec jeszcze zastanawia się, co zrobić. Są chwile, że zamierza udać się bardzo daleko, czasem mówi, że zostanie. Unoszą się nad nim dwa anioły. Jeden aż lśni od białości, drugi jest czarny. Biały skłania go ku dobremu, czarny przeszkadza. Nie można jeszcze przewidzieć, który zwycięży. O siebie bądź spokojny. Mimo wielu kłopotów i zmartwień czeka cię w końcu radość i szczęście. Stoją koło ciebie dwie panny, jedna biała, a druga czarna, jedna bogata, druga uboga. Ożenisz się najpierw z ubogą, później z bogatą. Strzeż się wody, nie wypuszczaj się na nią, bo za wielką wodą śmierć oczekuje na ciebie. Niechybna śmierć! Gdy wróciłem do swojego pokoju i zapaliłem świeczkę, zobaczyłem. Siedzącego tam ojca we własnej osobie. Rozdział piąty Ojciec Haka, czuły tatuś, poprawa Wszedłem, zamknąłem drzwi. Odwracam się, patrzę, tatuś. Zazwyczaj drżałem przed nim, gdyż bił mnie do utraty tchu. Mój ojciec miał ponad pięćdziesiąt lat i na tyle wyglądał. Miał czarne, długie włosy, potargane i zatłuszczone spadały mu na twarz, tak że prawie oczu nie było widać. Nosił też bokobrody. Twarz miał bladą, ale przez włosy ledwie ją. Łachmany z trudem się na nim trzymały. Gdy siedząc założył nogę na nogę, z jednego buta wystawały dwa palce, którymi od czasu do czasu poruszał. Na podłodze położył stary czarny kapelusz, którego oddarte dno wpadało do środka, przypominając pokrywkę od pudełka. Patrzył na mnie, a ja na niego. Postawiwszy świecę na stole, spostrzegłem, że okno jest otwarte. Musiał wejść po gzymsie na balkon. Po długim milczeniu wreszcie powiedział. — Patrzcie, patrzcie, jaki elegancik. Pewno uważasz się za ważniaka, co? M — Może się uważam, a może i nie — odpowiedziałem. — Nie rozpuszczaj pyska! Strasznie schardziałeś podczas mojej nieobecności. Oj, przytrę ci rogów, nim cię z rąk wypuszczę! Podobno jesteś wykształcony — Umiesz czytać i pisać? Masz się więc za lepszego od ojca, co? Ale ja ci to z głowy wybiję. Kto ci powiedział, że możesz się bawić w taką głupotę jak uczenie się, he? Pytam się ciebie. Kto ci to powiedział? Wdowa? Wdowa? A więc to tak. A wdowie kto powiedział, że może wtykać nos w nie swoje sprawy, co? Ja jej tego nie mówiłem. Odróczę ją tego posłuchaj-no rzucisz mi szkołę rozumiesz ja im pokażę jak należy wychowywać chłopca żeby nie zadzierał nosa nie patrzył z góry na ojca i nie miał siebie za kogoś lepszego pokaż mi się chociaż raz w tej szkole wtedy ty mnie popamiętasz twoja matka rodzona matka czytać nie umiała i pisać także nikt w naszej rodzinie nie umiał czytać ani pisać do samej śmierci i ja nie umiem a ty się będziesz nadymał swoją mądrością ja nie z tych co znoszą takie rzeczy rozumiesz weź książkę niech no usłyszę jak czytasz przeczytałem zaledwie kilka wierszy o waszyngtonie i wojnie a ojciec tak walnął w książkę że wyleciała mi daleko z rąk widzę że rzeczywiście umiesz czytać ale daj sobie z tym spokój ja tego nie chcę Niech no cię złapie, ty mądralo, w pobliżu szkoły to tak ci złoje skórę, że popamiętasz do końca życia. Przede wszystkim trzeba postępować zgodnie z religią. Czcić ojca i matkę. Jaką pociechę będę miał z ciebie na starość. Wziąwszy do ręki mały żółto-niebieski obrazek przedstawiający krowy i chłopczyka zapytał. Co to? Nagroda za dobrą naukę. Podarł go, mówiąc z cicha... Ja ci dam coś lepszego, wygarbuję ci skórę jak się patrzy! Siedział jeszcze jakiś czas mrucząc coś pod nosem, a w końcu powiedział: Jaki z ciebie paniczyk? Fiu, fiu, łóżko, pościel, lustro, dywanik na podłodze, a rodzony ojciec musi ze świniami sypiać w chlebie! Jak żyje, nie widziałem takiego syna marnotrawnego! Że ja cię oduczę. Takiego postępowania to pewne. Z rąk cię teraz nie wypuszczę. Powiadają, że masz pieniądze. Jakie pieniądze? Skąd? Gadaj! Kłamią. Nie ściemniaj, bo się moja cierpliwość wyczerpuje. Gadaj prawdę. W miasteczku wszyscy mówią, że jesteś bogaty. Wszyscy powtarzają to samo. Dlatego przyszedłem. Jutro mi oddasz pieniądze. N nie mam żadnych pieniędzy... Łżesz! Są u sędziego taczera. Odbierz i daj mi je bo potrzebuję. Mówię ci tato, że nie mam żadnych pieniędzy. Proszę się spytać pana sędziego. Dobrze. Zapytam się. A ile masz w kieszeni? M mam dolara. Potrzebny mi. Mało o... mnie to obchodzi, dawaj go. Wypróbowawszy w zębach monetę, powiedział, że pójdzie do miasteczka powódkę, której jakoby tego dnia nie miał w ustach i wyszedł przez okno. Po dłuższej chwili, gdy już byłem pewien, że go nie ma, wsadził głowę przez okno i zawołał Pamiętaj, co ci mówiłem. Masz się nie kręcić koło szkoły. Nazajutrz poszedł, pijany, do sędziego, żeby odebrać moje pieniądze. Spotkawszy się z odmową, zaprzysiągł zemstę i sądowne dochodzenie swoich praw. Sędzia i wdowa wystąpili z pozwem do sądu o pozbawienie mojego ojca praw rodzicielskich i ustanowienie opiekuna. Jednakże nowy sędzia, który nie znał taty ani nikogo w mieście, nie pozwolił na rozłączenie mnie z ojcem. Wobec groźby ojca pożyczyłem od sędziego Taczera trzy dolary, za które ojciec upił się i tak narozrabiał w mieście, że go wsadzili na tydzień do aresztu. Po odsiadce nowy sędzia postanowił zająć się ojcem. Wziął go do swojego domu, przyodział w czyste ubranie, sadzał do rodzinnego stołu. Słowem był dla niego prawdziwym dobroczyńcą. Po wieczerzy namawiał do wstrzemięźliwości i poprawy. Mówił tak pięknie, że stary, płacząc, przeklinał swoją głupotę i solennie przyrzekł rozpocząć uczciwy żywot, byleby mu sędzia swojej pomocy nie odmawiał. Sędzia, słysząc te słowa, ściskał tate jak brata i płakał nad jego losem razem z całą swoją rodziną. Gdy przyszła pora udania się na spoczynek. Mój stary, powstawszy z krzesła, wzniósł rękę do góry i rzekł. Spojrzyjcie na tę rękę, szanowni państwo. Weźcie tę rękę w swoje dłonie, uściśnijcie ją. Była to ręka ostatniego łotra, ale już nią nie jest i nigdy nie będzie. Dziś należy do człowieka, który rozpoczął nowe życie i bodaj żeby nie ruszył się z tego miejsca, jeśli powrócę do dawnego. Zapamiętajcie sobie te słowa, szanowni państwo, nie zapominajcie, że wyszły z moich ust. Nie lękajcie się dotknąć tej ręki, bo ona jest już czysta. Wszyscy obecni ściskali ojca, a żona sędziego nawet pocałowała go w rękę. Na koniec mój stary podpisał krzyżykiem przyrzeczenie, że będzie innym człowiekiem. Sędzia mówił, że nie pamięta bardziej uroczystego momentu w swoim życiu. Gdy stary przeszedł do pokoju, w którym zwykle nocowali najznakomitsi goście, w nocy, poczuwszy widocznie straszne pragnienie, spuścił się z okna po filarze ganku, poszedł do gospody i zamienił nowy surdut na flaszkę wódki. Wróciwszy, pił do upadłego. Nad ranem, spuszczając się pijaniusieńki jeszcze raz po filarze, spadł, złamał lewe ramię w dwóch miejscach, leżał w śniegu nieprzytomny i byłby zamarzł na śmierć, gdyby go ktoś nie zauważył zaraz po wschodzie słońca. Sędzia poczuł się dotknięty. Podobno powiedział, że takiego łajdaka zbawić może tylko kula karabinowa i raczej nie widzi innego sposobu. Rozdział szósty. Tata bierze się za sędziego taczera, postanowienie ucieczki, zagrożenie. Wyzdrowiawszy, tata natychmiast zaskarżył sędziego taczera o odszkodowanie. Wziął się także i do mnie za chodzenie do szkoły, lecz choć mnie stłukł parę razy, nadal się uczyłem. Dawniej nic mnie do szkoły nie ciągnęło, ale teraz chodziłem do niej na złość ojcu. Sprawa w sądzie ciągnęła się bardzo powoli, więc od czasu do czasu musiałem brać od sędziego tacera po kilka dolarów, żeby uniknąć garbowania skóry. Kiedy tylko ojciec dostał pieniądze, zawsze się upijał i awantury opłacał odsiadywaniem kary w areszcie. Gdy wdowa zabroniła mu wtrącać się do mnie, pewnego dnia na wiosnę wsadził mnie do czółna i popłynął na drugą stronę rzeki do lesistego brzegu stanu Illinois. Była tam tylko stara drewniana buda, a las taki gęsty, że kto go nie znał, musiał w nim zbłądzić. Cały czas tak mnie pilnował, że nie miałem możliwości uciec. Mieszkaliśmy w tej starej budzie, którą tatuś zamykał na klucz, chowając go zawsze pod poduszkę. Miał też strzelbę, pewnie skradzioną, polowaliśmy więc i łowiliśmy ryby, żyjąc tym, co zdobyliśmy. Wdowa dowiedziała się jakoś, gdzie jestem i przysłała po mnie człowieka. Ale ojciec zagroził mu śmiercią i zostałem. Po pewnym czasie przywykłem do nowego życia, polubiłem je nawet i byłoby mi nieźle, gdyby nie ciągłe garbowanie mojej skóry. Po jakimś czasie zbrzydło mi ciągłe branie cięgów, postanowiłem więc wydostać się z budy. Nieraz już tego próbowałem, ale na próżno. Okienko było tak małe, że nawet szczeniak nie przelazłby przez nie. Kominem wyjść nie mogłem, bo był za wąski. Drzwi były zbite z grubych desek dębowych, a tata zawsze gdzieś chował wszelkie narzędzia, których szukałem bezskutecznie. Wreszcie udało mi się znaleźć w więźbie dachu starą, zardzewiałą piłę bez rękojeści. Wysmarowałem ją tłuszczem i zaraz zabrałam się do roboty. Do jednej ściany, przy której mieliśmy stół ze stojącą zawsze na nim świecą, przybita była zwisająca do ziemi stara derka końska, która zabezpieczała świecę przed przeciągiem. Wlazłem pod stół, uniosłem derkę i zacząłem w pierwszej belce od dołu wypiłowywać otwór na tyle duży, żebym mógł się przez niego wydostać. Ciężka to była robota i szła powoli. Gdy już kończyłem, wystrzał zapowiedział przybycie ojca. Uprzątnąwszy ślady pracy, spuściłem derkę i schowałem piłę. Po chwili wszedł tata. Jak zwykle był w złym humorze. Powiedział, że spodziewa się wygrać proces, ale nie prędko, bo sędzia Taczer działa na zwłokę. Mówił też, że sąd ma po raz drugi ogłosić wyrok w sprawie wyznaczenia wdowy moją opiekunką i zapewne tym razem wdowa wygra, ale ja nie miałem już najmniejszej ochoty wracać do niej, by, jak mówiła, cywilizować się. Już widzę, mówił ojciec, jak cię wdowa stąd zabiera. Będę stał na straży bez ustanku, a gdybym spostrzegł, że chcą cię zabrać, znajdę inne miejsce, w którym cię do śmierci nikt nie znajdzie zaniepokojony tymi słowami, postanowiło mnie czekać, aż spełni swój zamiar. Posłał mnie do czołna po przywiezione rzeczy. Były tam worek mąki kukurydzianej, połeć słoniny, proch i naboje, trzygalonowy gąsior wódki, sporo bielizny, a ponadto jakaś stara książka i dwie gazety, które miały służyć do rozpałki. Przeniosłem, ile mogłem umieść, Wróciwszy po resztę, usiadłem w czuni i pomyślałem, że gdy będę uciekał, to zabiorę strzelbę i trochę bielizny, pójdę w las, nigdzie się nie zatrzymując. Co w dzień upoluję, zjem w nocy. Muszę jednak odejść tak daleko, żeby ani tata, ani wdowa nie mogli wpaść na mój ślad. Jeżeli tata upije się dzisiaj do utraty przytomności, a na pewno to zrobi, wytnę do końca dziurę i jeszcze tej nocy ucieknę. Gdy zaniosłem do budy resztę sprawunków, było już ciemno. Podczas przyrządzania kolacji ojciec pociągał swoim zwyczajem tęgo z gąsiora, a w miarę upijania się coraz bardziej pomstował na rząd. Gadał i gadał, słaniając się po pomieszczeniu, a że coraz mniej pewnie stał na nogach, więc przewrócił się i wpadł głową w kać z solonym mięsem. Potłukł się nieźle, więc klął siarczyście, a wreszcie nawymyślał kadzi, którą w końcu kopnął, aż zadudniło. Po kolacji chwycił znowu za gąsior, mówiąc, że dosyć w niej wódki na parę sesji. Pomyślałem, że za godzinę będzie gotów, a ja wówczas wykradnę mu klucz lub wyrżnę do końca otwór. Pił i pił, aż w końcu upadł na posłanie. Niestety nie zasnął twardo, lecz tylko drzemał niespokojnie. Jęczał, stękał, rzucał się na wszystkie strony. Zmęczony czekaniem zasnąłem, w końcu zostawiając niezgaszoną świecę. Jak długo spałem, nie wiem. Nagle zerwałam się na równe nogi, słysząc jakiś okropny wrzask. Zobaczyłem, że tato, zupełnie nieprzytomny, rzuca się po izbie, krzycząc węże, węże. Będąc w malignie, sądził, że pełzają po nim, otrząsał się z nich, krzycząc, że go jeden ugryzł w policzek. Ja jednak nic nie widziałem. Zaczął biegać, krzycząc zrzuć go, zrzuć go, ugryź mnie w kark. Nigdy nie widziałem u człowieka takich strasznych oczu, jak wtedy u ojca. Niebawem zmęczył się i zadyszany upadł na ziemię. Wsparty na łokciu, wsłuchiwał się w coś. Hu, hu, hu. umarli idą. U, hu, hu. po mnie idą, ale ja nie pójdę. o przyszli. Już są. Nie dotykać mnie. Precz z rękami. Zimne. Puszczajcie. Aaaa! Puśćcie mnie, biednego! Stanął na czworakach i czołgając się prosił, by go puścili. Schował głowę w kołdrę i wsunął się pod stół wrzeszcząc Puszczajcie, a potem było tylko słychać jego szlochanie. Po jakimś czasie stanąwszy na nogi, nieprzytomny i dziki rzucił się na mnie. Uciekałem, gonił mnie po całej izbie, ściskając w ręku scyzoryk, kostry jak brzytwa. Nazywając mnie aniołem śmierci, krzyczał, że gdy ja zginę, to już nie przyjdą po niego. Mówiłem mu, że to ja, hak, ale on ze śmiechem podobnym do zgrzytania piły krzyczał, chlął i gonił mnie. Gdy zawracałem, przemknąłem pod jego ramieniem, chwycił mnie za kurtkę na plecach, i byłem pewny, że już po mnie. Na szczęście wysunąłem się z kurtki i to mnie uratowało. Wkrótce zabrakło mu sił. Upadł na podłogę, włożył nóż pod siebie i siedział oparty plecami o drzwi, mówiąc, że gdy odpocznie, zabije mnie. Gdy zasnął, Stanąłem najostrożniej jak potrafiłem na naszym jedynym krześle, żeby zdjąć ze ściany strzelbę. Przekonawszy się, że jest nabita, położyłem ją w poprzek pudła, w którym trzymaliśmy rzepę lufą wprost do twarzy tatki. Następnie usiadłem za pudłem i czekałem, czy się nie zbudzi. Ach, jak wolno, jak wolno upływały godziny tej nocy. Rozdział siódmy. Jakiś człowiek, zamknięty, przygotowania do podróży, Plan i jego wykonanie. Odpoczynek. Wstawaj! Co ty sobie myślisz? Otworzyłem oczy i spojrzałem nieprzytomnie dookoła, starając przypomnieć sobie, gdzie jestem. Słońce stało już wysoko, musiałem więc długo spać. Tato stał nade mną i wyglądał na ciężko chorego człowieka i do tego w złym humorze. Co ty robisz z tą strzelbą? zapytał. Przypuszczając, że nie pamięta, co wyrabiał w nocy, odpowiedziałem. Ktoś tu próbował się dostać, więc trzymałem broń w pogotowiu. Czemu mnie nie obudziłeś? Próbowałem, ale nie dałem rady. Hmm, no dobrze. Idź na zobacz, czy nie ma ryb na haczykach. Wieczorem ponastawiałem wędki. Ja też wyjdę na chwilę. Gdy otworzył drzwi, pobiegłem prosto nad rzekę. Woda niosła gałęzie, spore kawałki kory, oderwane kępki nadbrzeżnej ziemi. Widocznie rzeka przybierała. Dlaczego nie byłem w mieście? Miałbym używanie, co się zowie. Czerwcowy przypływ zawsze coś przynosił. Niech tylko woda przybierze, to zaraz mi się drzewa różnej wielkości. Łapało się nieraz po kilkanaście pni razem zbitych. Idąc brzegiem, uważnie śledziłem ojca i przyglądałem się rzece. Nagle patrzę, a tu płynie łódź śliczna jak łabędź, długa na około czternaście stóp. Jak żaba skoczyłem do wody i po chwili siedziałem w łodzi. Gdy dopłynąłem do brzegu, taty jeszcze nie było. Kierując łódź w stronę niewielkiej zatoczki ocienionej brzozami i dzikim winem, postanowiłem dobrze schować swoją zdobycz, a gdy przyjdzie chwila ucieczki, będę mógł popłynąć jakieś pięćdziesiąt mil w dół rzeki i przybić do miejsca, które już znałem. Wygodniej będzie niż pieszo. Po śniadaniu ojciec rzekł do mnie. Jeżeli ten człowiek przyjdzie jeszcze raz do naszej, budy, obudź mnie natychmiast. Rozumiesz? On na pewno zamierza coś złego. Od czego jest strzelba? Pamiętaj, żebyś mnie zbudził. Mówiąc to, zasnął, ale jego słowa podsunęły mi pomysł. Wstaliśmy koło południa i razem poszliśmy na brzeg rzeki. Woda płynęła wartko niosąc na wezbranej fali mnóstwo drewna. Patrzymy, a tu nadpływa tratwa zbita z dziewięciu bali. Podpłynęliśmy do niej czółnem i przyciągnęliśmy do brzegu. Potem zjedliśmy obiad. Każdy inny czekałby tu do końca dnia, mając nadzieję na wyciągnięcie jeszcze czegoś, ale tata nie z tych. Poprzestał na tratwie. Teraz śpieszył się do miasta, żeby ją sprzedać. Zamknął mnie więc, wsiadł do czółna, do którego przywiązał bale i około w pół do trzeciej popłynął do miasta. Byłem pewien, że nie wróci na noc. Czekałem, dopóki nie przekonałem się, że jest daleko, a potem, wydobywszy z ukrycia piłę, znowu zabrałem się do roboty. Zanim ojciec przepłynął rzekę. Ja już byłem wolny. On razem z tratwą podobni byli do małej ciemnej plamki niknącej w oddali na wodzie. Wziąłem worek z mąką i zaniosłem go do łodzi. Następnie zabrałem słoninę, cukier, kawę i amunicję. Potem wziąłem jeszcze materac, poduszkę, kołdrę, wiadro, naczynko do picia zrobione z wydrążonej tykwy, blaszany kubek, starą piłę, dwa prześcieradła, imbryczek do kawy, mały kociołek, wędki, zapałki i mnóstwo innych drobiazgów, o ile tylko miały jakąś wartość. Wyczyściłem nasze lokum dokładnie miałem chętkę i na siekierę, lecz była tylko jedna przy stosie drzewa. Musiałem ją więc zostawić. Na koniec zabrałem strzelbę i byłem już gotowy do drogi. Przeciągając przez dziurę w ścianie wszystkie te rzeczy, wydeptałem niezłą ścieżkę, którą dla zatarcia śladów starannie zasypałem. Potem wstawiłem w ścianę wypiłowany kawałek, podparłem go trzema kamieniami, żeby nie wypadł, bo ściana trochę się w tym miejscu wypaczyła. Przed odjazdem chciałem jeszcze upolować kilka ptaków, wziąłem więc strzelbę i poszedłem do lasu. Ale zamiast nich spostrzegłem sporego wieprzka, który zapewne uciekł kiedyś z folwarku i zupełnie zdziczał. Zabiłem go i przyniosłem do domu. Jak tylko to zrobiłem, wpadłem na szatański pomysł. Chwyciłem się kierę i zacząłem rąbać drzwi, aż drzazgi leciały. Po ich zniszczeniu zaniosłem wieprzka do izby, położyłem go przy stole, wbiłem mu się kierę w gardło i zostawiłem tak, żeby na podłogę wyciekło dużo krwi. Następnie wziąłem stary worek, napchałem do niego kamieni, unurzałem we krwi i wlokłem za sobą aż do rzeki. Tam go wrzuciłem. Zaraz poszedł na dno. Szkoda, że nie było przy tym Tomka Sojera. On bardzo lubi takie sytuacje, które wymagają trochę wyobraźni i pomysłowości. Jak tylko uporałem się z workiem, wyrwałem sobie trochę włosów, przylepiłem je do zakrwawionej siekiery, którą rzuciłem w kąt. Wtedy dopiero podniosłem z ziemi wieprzka, wziąłem go jak dziecko w ramiona, otuliłem połami ubrania, żeby krew z niego nie kapała i zaniosłem nad rzekę. Wyjąłem z łodzi worek z mąką, zaniosłem go z powrotem do domu, podziurawiłem piłą i postawiłem tam, gdzie zwykle stał. Teraz powlokłem dziurawy worek po trawie w przeciwną stronę do niewielkiego jeziorka zarosłego trzcinami i szuwarami. Pływało tam mnóstwo cyranek i innego ptactwa wodnego. Z drugiej strony jeziorka wypływał strumyk, który płynął w niewiadomym kierunku, ale z pewnością nie wpadał do naszej rzeki. Mąka, sypiąc się przez dziury, ubieliła ścieżkę od domu aż do jeziorka. Rzuciłem tam jeszcze osełkę do ostrzenia noża, niby przypadkiem upuszczoną. Wtedy dopiero pozbierałem brzegi dziur i związałem je sznurkiem i razem z piłą zaniosłem do łodzi. Tymczasem się ściemniło. Wyprowadziłem więc łódź z zatoczki, zatrzymałem się w cieniu drzew przy brzegu, chciałem bowiem doczekać ukazania się księżyca. Dla bezpieczeństwa... Przywiązałem łódź do drzewa, a sam, podjadłszy trochę, usiadłem w łodzi i zacząłem się zastanawiać nad najbliższą przyszłością. Szukając mnie, będą szli do brzegu po śladzie zakrwawionego worka z kamieniami. Na trawie ślad zgubią, lecz znajdą drugi, z wysypującej się mąki i prowadzący do jeziorka. Pomyślą wtedy, że jakiś bandyta zabił mnie, zabrał co się dało, a uciekł strumykiem przez jezioro. Nie znalazłszy moich zwłok w rzece, zaprzestaną poszukiwań. Świetnie. Teraz więc mogę robić co chcę i płynąć, gdzie mi się podoba. Popłynę sobie na Jackson's Island. Tam mnie nikt nie odkryje. Znam ją bardzo dobrze. Wiem, że nikt tam nie bywa. Nocami mogę robić wycieczki do miasta, pomyszkować w różnych miejscach i zdobyć, co mi będzie potrzebne. Tak! Jest to dla mnie najlepsze schronienie. Płynę na Jackson's Island! Byłem tak zmęczony, że nie wiem, kiedy zasnąłem. Gdy się oczknąłem, w pierwszej chwili nie wiedziałem, gdzie jestem. Usiadłem więc i zacząłem się rozglądać naokoło. Wszystko było jakieś dziwne i straszne. Jak okiem sięgnąć, tylko woda i woda. Księżyc świecił tak jasno, że mogłem policzyć, z ilu bali składa się tratwa płynąca równo cicho i szybko środkiem rzeki. Przeciągnąłem się raz i drugi. Już chciałem odwiązać łódź i odpłynąć, gdy usłyszałem w oddali na rzece niewyraźne głosy. Po chwili rozległy się głuche, ale coraz wyraźniejsze miarowe uderzenia wioseł o wodę. Ostrożnie wyjrzałem przez gałęzie. Ujrzałem podpływającą z przeciwnego brzegu dużą, piękną łódź. Ile w niej może być ludzi? Kto wie? Pomieścić może dużo. Gdy była już blisko, ujrzałem w niej tylko jedną osobę. Może to tata? Pomyślałem, choć było to mało prawdopodobne. Zatrzymała się kilkadziesiąt kroków ode mnie, ze środka rzeki skręciła do brzegu. Podpłynęła tak blisko, że końcem luwy mógłbym dotknąć wioślarza. To tata, na pewno on nie dostrzegł mnie, ale był zupełnie trzeźwy. Poznałem to po sposobie wiosłowania i zachowania się. Nie traciłem czasu. Już po paru minutach cichutko płynąłem w dół rzeki, trzymając się ciągle ocienionego brzegu. Po przepłynięciu około półtorej mili pchnąłem łódkę na środek rzeki, wiedząc, że niedługo muszę spotkać statek transportowy, płynący rano z zaopatrzeniem do miasta. Położywszy się na dnie łodzi, pozwoliłem jej płynąć z prądem wśród drzew niesionych przez fale. Woda szybko doniosła mnie do upatrzonej wyspy, która znajdowała się jakieś dwie mile w bok od głównego nurtu rzeki. Wyspa, podobna do parowca bez świateł, stoi na wodzie pełna staro drzewu, ciemna i wielka. Jej brzeg zazwyczaj ostro wrzyna się w wodę, ale teraz był cały zalany. Szybko zbliżałem się do lądu. Niesiony prądem szybko opłynąłem występ i wylądowałem naprzeciw brzegu stanu Illinois. Łódź wciągnąłem do znanej mi zatoczki, tak ukrytej wśród bujnych drzew, że nikt jej nie mógł wypatrzyć. Siedząc na kłodzie leżącej na stromym brzegu, przyglądałem się ogromnej rzece i położonemu o trzy mile stąd miastu, w którym jeszcze tu i ówdzie widać było światła. Środkiem rzeki płynęła ogromna tratwa z przytwierdzoną do niej latarnią. Usłyszałem wyraźnie jakiś głos. Hej, tam kurs na prawo, nie zawadzić o brzeg wysepki. O świcie poszedłem między drzewa, żeby się zdrzemnąć trochę przed śniadaniem, rozdział ósmy. Sen w lesie, szukanie zwłok, baczność, zwiedzam wyspę, spotkanie z Jimem, ucieczka Jima, znaki, Balam. Słońce już dawno wstało, gdy się obudziłem. Musiała być już ósma. Leżąc na trawie pośród gęstych drzew, zadowolony i spokojny, myślałem o różnych rzeczach. Złote cętki, jakby przesiane przez gęstwinę liści, poruszając się na trawie, podskakiwały, zmieniały co chwila miejsce, jakby zdradzały istnienie wietrzyka tam, w górze, ponad gęstym sklepieniem drzew. Wiewiórki siedziały na gałęziach, ciekawie mi się przyglądając. Było mi tak dobrze, że nawet nie miałem ochoty myśleć o śniadaniu. Zdrzemnąłem się znowu, a obudziło mnie głuche i potężne BUM. Gdzieś daleko, w górze rzeki. Podniosłem się, podparłem na łokciach i nasłuchiwałem. Po chwili znowu usłyszałem bum. Wstałem więc, rozgarnąłem gałęzie i zobaczyłem, że nad wodą wije się kłąb dymu, a środkiem rzeki płynie znany mi statek transportowy pełen ludzi. Wiedziałem już, co to znaczy. Znowu usłyszałem huk i zobaczyłem kłąb dymu. Wiedziałem, że na statku znajduje się mała armatka, z której strzelają tuż nad wodą, aby ta, poruszona wystrzałem, prędzej wyrzuciła moje zwłoki. Byłem już porządnie głodny, ale nie mogłem rozniecać ognia, ponieważ mógłby zdradzić moją tu obecność. Siedziałem więc spokojnie, przyglądając się kłębom dymu i przysłuchując hukowi wystrzałów. Rzeka była w tym miejscu bardzo szeroka, a w pogodny letni poranek zawsze tak pięknie wygląda, że zupełnie nie przykrzyło mi się ciągle patrzeć na nią i na poszukiwania mojego ciała, mimo że głód dokuczał mi coraz bardziej. — Przypomniałem sobie, że aby znaleźć zwłoki topielca, najlepiej włożyć trochę rtęci do bochenka chleba i puścić na wodę. Będzie on płynął prościutko aż do miejsca, gdzie są zwłoki i tam się zatrzyma. — Oj, pomyślałem sobie, trzeba się mieć na baczności. A noż taki bochenek przypłynie do mnie i zatrzyma się tutaj. Pobiegłem więc na brzeg od strony stanu Illinois, czy nie widać bochenka. — Jest! Płynie! Wziąłem długi kij, przyciągnąłem nim chleb do siebie, lecz gdy już prawie go miałem, potknąłem się, kij wypadł mi z ręki, a bochenek popłynął dalej. Po pewnym czasie nadpłynął drugi i tym razem udało mi się. Rozłamałem bochenek, usunąłem rtęć i dalej, że jeść. Był wyborny, biały, wiejski, nie żaden razowiec, ani też zakalcowaty placek. Znalazłszy wygodne miejsce wśród liści, usiadłem na kłodzie i pogryzając chleb, patrzyłem z zadowoleniem na statek. Najwyraźniej wdowa proboszcz albo ktoś inny musiał się modlić do boga, żeby ten chleb na mnie trafił i tak się stało widoczne jest nieco prawdy widocznie jest nieco prawdy w naukach wdowy o opatrzności przy modlitwie tak gdy modli się wdowa albo proboszcz to co innego, ale moja modlitwa nie odniosłaby pozytywnego skutku, który niewątpliwie zależy od tego kto się modli dobry człowiek czy zły. Łódź podpłynęła wreszcie tak blisko, że doskonale widziałem znajdujące się w niej osoby. Był tam tata, sędzia Thatcher z córką Betty, Joe Harper, Tomek Sawyer z ciotką Poli i bratem oraz inni ludzie. Rozmawiali o mnie, o dokonanym na mnie morderstwie, gdy kapitan powiedział. Proszę teraz dobrze uważać. Tutaj prąd biegnie pod samym brzegiem, mógł więc wyrzucić zwłoki. Kto wie, czy nie znajdą się zaplątane gdzieś w krzakach. Ja tej nadziei nie miałem. Wszyscy stali przy burcie, oparci o poręcz, z wzrokiem wytężonym w nadbrzeżne zarośla. Widziałem ich doskonale, ale oni mnie nie widzieli. Wtedy kapitan zakomenderował ognia. Armata huknęła mi nad samym uchem. Myślałem, że już po mnie, że ogłuchne od huku i oślepnę od dymu. Strzelając kulami, niewątpliwie, znaleźliby wreszcie zwłoki, za którymi tak się uganiali. Na szczęście byłem zdrów i cały. Po chwili statek zniknął mi z oczu, strzały były coraz bardziej ciche, a po upływie godziny już nic nie słyszałem. Wiedząc, że teraz nikt mnie już szukać nie będzie, powynosiłem z łodzi swoje graty i założyłem w gęstwinie obóz, zrobiwszy z prześcieradę namiot, który miał mnie chronić przed deszczem. Złowiłem rybę, oskrobałem ją piłą i jeszcze przed zachodem rozpaliłem ogień, żeby przyrządzić sobie kolację. Było już ciemno, kiedy zarzuciłem wędkę, by mieć świeżą rybę na jutro. Siedząc przy ogniu, byłem bardzo zadowolony. Powoli jednak wśród samotności zaczął mnie ogarniać strach. Poszedłem więc na brzeg, by posłuchać szumu fal, liczyć gwiazdy na niebie, kłody i bale na wodzie. Gdy mi się to sprzykrzyło, poszedłem spać. Nie ma lepszego sposobu na zabicie czasu. Gdy się człowiekowi przykrzy, najlepiej zasnąć i zapomnieć o wszystkim. Tak było przez trzy doby. Żadnej odmiany. Ciągle to samo. Jedyną odmianą było zwiedzanie wyspy. Chciałem wszystko o niej wiedzieć, ale jednak głównie chodziło mi o zabicie czasu. Włócząc się po lesie, doszedłem prawie do przeciwległego brzegu. Strzelbę miałem ze sobą, ale nie strzeliłem ani razu, niosłem ją tylko dla obrony w razie napaści. Idąc, natknąłem się na węża, który uciekał, pełzając wśród traw i kwiatów. Przez chwilę biegłem za nim, chcąc go zabić kijem, żeby nie robić hałasu, i niespodziewanie natrafiłem na dymiący jeszcze popiół ogniska, które ktoś tu rozniecił. Serce zakołatało mi ze strachu. Nie zwlekając, rozpocząłem na palcach gwałtowny odwrót. Dotarłszy do obozowiska, mimo głodu, przeniosłem wszystkie swoje rzeczy do łodzi, żeby nie zostawić żadnego śladu. Zgasiłem ogień, rozrzuciłem popiół, żeby ognisko wyglądało na zeszłoroczne, a na koniec wszedłem na drzewo. Po około dwóch godzinach, gdy nic nie zauważyłem ani nie usłyszałem, zszedłem z drzewa w gęstwinę i czuwałem. Przez cały ten czas nic nie jadłem, oprócz jagód i resztek ze śniadania. O zmroku popłynąłem na brzeg Ilinoj, który był równie jak i wyspa lesisty, i zjadłem kolację. Byłem zdecydowany spędzić tu noc, gdy nagle usłyszałem ten, ten kopyt i ludzkie głosy. Błyskawicznie pozbierałem swoje rzeczy do łodzi. Potem wróciłem jeszcze do lasu, żeby zobaczyć, co to za ludzie i czego chcą. Po zrobieniu kilkunastu kroków usłyszałem głos. Zostaniemy tu na nocleg, jeżeli znajdziemy odpowiednie miejsce. Konie są bardzo zmęczone. Nie czekając ani chwili dłużej, znowu popłynąłem na wyspę z postanowieniem spędzenia nocy w łodzi. Jednak niewiele spałem. Ciągle budziłem się w przekonaniu, że ktoś trzyma mnie za kark. To nie był sen, a koszmar. Dopiero gdy postanowiłem, że rano muszę dowiedzieć się, kto mieszka ze mną na wyspie, odetchnąłem z ulgą. Odepchnąwszy łódź od brzegu, płynąłem trzymając się cienia. Wiał lekki, chłodnawy wiaterek zwiastujący bliski świt. Opłynąwszy całą wyspę wzdłuż, wziąłem strzelbę i po długim skradaniu się brzegiem lasu zmęczony usiadłem na pniaku. Wkrótce, ponad drzewami ujrzałem rozjaśniające się niebo. Ze strzelbą na ramieniu ruszyłem w głąb lasu szukać miejsca, gdzie widziałem tlące się jeszcze ognisko. Co chwilę przystawałem, nasłuchując. Nagle spostrzegłem wśród drzew jakieś ogniki. Podszedłem ostrożnie i zobaczyłem, że ktoś leży na ziemi. Aż mnie mrowie przeszło. Było już prawie jasno, za chwilę wzejdzie słońce. Po paru minutach śpiący obudził się i zrzucił przykrycie z głowy. Zobaczyłem, że to Jim. Murzyn Miss Watson. Strasznie się ucieszyłem. Jim! wołam na niego. Skoczył jak oparzony. Spojrzawszy na mnie błędnym wzrokiem, upadł przede mną na kolana, składając ręce jak do modlitwy. — Nie rób mi nic złego. Nigdy nikogo nie skrzywdziłem, a zawsze lubiłem zmarłych. Idź sobie, duchu, idź. Wracaj do rzeki, gdzie twoje miejsce. Nie czyń staremu Jimowi krzywdy. Udało mi się go w końcu przekonać, że jestem żywy. Byłem bardzo szczęśliwy, że go spotkałem. Nie byłem już tak samotny. — Rozpal porządny ogień. Zjemy śniadanie — powiedziałem. — Po co? Malin ani poziomek nie będziemy przecież gotowali — a rzeczywiście masz ze sobą strzelbę, może upolujemy coś lepszego. Jak to? Odżywiasz się tylko malinami i poziomkami? Nic innego nie miałem. O Boże. Jak dawno tu jesteś? Przyszedłem tej samej nocy, kiedy ciebie zabili. I cały czas nie jadłeś nic oprócz jagód? No tak. No to musisz być okropnie głodny. Zjadłbym chyba konia z kopytami. A ty od jak dawna jesteś tutaj? Też od tej nocy, gdy mnie zabili. Niemożliwe. C co jadłeś? A prawda ze strzelbą łatwiej. Upoluj coś, a ja w tym czasie rozpalę ogień. Udaliśmy się w stronę zatoki, w której stała moja łódź. Podczas gdy Jim rozniecał ogień na małej polance wśród drzew, ja przyniosłem mąkę, słoninę, imbryczek do kawy, patelnię, cukier i dwa blaszane kubki. Jim patrzył na to ze zdziwieniem i strachem, bo myślał, że to czary. Na wędkę złowiłem dużą rybę, którą Jim oskrobał nożem i upiekł. Gdy śniadanie było gotowe, usiedliśmy wygodnie na ziemi i zajadaliśmy ze smakiem gorące jedzenie. Zwłaszcza Jim, który od tak dawna nie miał nic w ustach oprócz jagód. Po obfitym śniadaniu położyliśmy się na trawie. Po chwili Jim odezwał się. Słuchaj, hak, no to kogo tam zabili, jeżeli ty żyjesz? Opowiedziałem mu wszystko, a on aż się pokładał z uciechy. A ty dlaczego tu jesteś? Zakłopotany milczał przez chwilę, a potem powiedział: A nie wydasz mnie, hak, jeżeli ci powiem prawdę? Nie, Jim, daję słowo. Wierzę ci. Słuchaj, hak, ja. ja uciekłem. Jim! Dałeś słowo, że nie powiesz nikomu. Pamiętaj, dałeś słowo. Oczywiście, dałem. Przyrzekłem, że nie powiem i nie powiem. Niech mi wymyślają od najgorszych, niech mną pogardzają za to, że nie doniosłem o zbiegłym murzynie, ale słowa dotrzymam. Zresztą nie mam ochoty wracać do miasta. — O, opowiedz mi wszystko, jak to było? — Skoro nikomu nie powiesz, to słuchaj. Było tak. Stara pani, to znaczy Miss Watson, dokuczała mi ciągle. Nudziła, łajała, mówiąc jednak, że za nic w świecie nie sprzedałaby mnie kupcom z Orleanu. Zauważyłem jednak, że jeden z tamtejszych kupców ciągle do niej zachodzi i zacząłem być niespokojny. Pewnego wieczoru wszedłem do pokoju dość późno i przez niedomknięte drzwi usłyszałem, jak moja pani mówiła wdowie o zamiarze sprzedania mnie temu kupcowi z Orleanu. Wdowa przekonała ją, by tego nie robiła, ale ja już nie chciałem czekać, co będzie dalej i uciekłem. Wybiegłem na pagórek nad rzeką i spostrzegłem pustą łódkę. Postanowiłem ją zabrać i uciec. Tak zrobiłem. Było jednak jeszcze całkiem wcześnie i tu i ówdzie ludzie snuli się po brzegu, ukryłem się więc w starym pustym sklepie i przesiedziałem tam całą noc. Około szóstej rano zaczęły się pokazywać łodzie. Później było ich coraz więcej, a na wszystkich mówiono tylko o przyjściu twojego ojca z wiadomością, że cię zabito. Wielu ludzi przeprawiało się przez rzekę tylko po to, żeby zobaczyć miejsce, gdzie zostałeś zamordowany. Inni zaś, oczekując na brzegu na jakąś łódź, tak głośno rozmawiali o wypadku, że z ich rozmowy wszystkiego się dowiedziałem. Bardzo mi było ciebie żal, hak. Biedny chłopiec myślałem, zamordowali go, ale teraz, gdy się przekonałem, że żyjesz, już mi cię nie żal. Przeleżałem tam cały dzień pod stertą wiórów, nie obawiając się poszukiwań, bo wiedziałem, że moja stara pani razem z siostrą wybierała się po śniadaniu na jakieś zebranie dewotek. Zwykle o wschodzie słońca, szedłem z bydłem na pole, więc nikogo moja nieobecność rano nie zdziwiła. Dopiero gdy się ściemniło, wyszedłem z ukrycia i czym prędzej pobiegłem za miasto. Łodzi, którą wczoraj widziałem, już nie było, więc nie bardzo wiedziałem, jak uciekać. Jeżeli pójdę piechotą, wytropią mnie psy. Jeżeli zabiorę czyjąś łódź, to domyślą się, że uciekłem na drugi brzeg, popłyną tam i też wytropią mnie psami. Pomyślałem, że najlepiej byłoby zdobyć jakąś tratwę. Tratwa to nie łódź, nikt jej nie będzie szukać. Takie myśli chodziły mi po głowie, gdy patrząc na rzekę, nagle spostrzegłem na środku jakieś światełko. Rzuciłem się więc do wody i popłynąłem na środek rzeki. Ukryłem się wśród pni pędzonych przez fale i czekałem, aż się to światełko przybliży. Domyśliłem się, że pewno ktoś drzewo tratwą spławia i może na niej nikogo nie ma. Było już całkiem ciemno, więc chociaż światełko coraz bardziej się zbliżało, ja nic nie widziałem, co się na niej dzieje. Chwyciłem za krawędź tratwy, jednym rzutem ciała wskoczyłem na nią i leżę cicho jak ryba. Aż tu widzę, po środku, blisko latarni, ruszają się ludzie. Nie przejąłem się tym. Rzeka przybierała, prąd był coraz bystrzejszy. Wiedziałem, że do samego rana przepłynę tak ze dwadzieścia pięć mil. O świcie będę mógł zsunąć się w wodę, popłynąć na brzeg Ilinoj i ukryć się w lesie w największej gęstwinie. Nie miałem jednak szczęścia. Zrównaliśmy się już prawie z wyspą, gdy jakiś człowiek z latarnią zaczął iść ku przodowi tratwy tam, gdzie właśnie leżałem. Widząc, że nie mam już co dłużej czekać. Sunąłem się do wody i popłynąłem prosto na wyspę. Wszedłem do lasu i dałem sobie słowo, że nigdy już nie zbliżę się do tratwy, na której świeci się latarnia. Wziąłem ze sobą fajkę, tytoń i zapałki, które, schowane w czapce, nie zamokły. Miałem więc wszystko, co trzeba. Słyszałeś, jak strzelali z armaty? Słyszałem i byłem pewny, że to ciebie szukają. Widziałem ich nawet przez krzaki. Nagle jakieś ptaki, zupełnie jeszcze młode, pojawiły się nie wiadomo skąd i usiadły przed nami. Podrywały się i siadały co kilka kroków. Jim powiedział, że to znak, że będzie deszcz, przed którym kurczęta tak samo się zachowują. Chciałem złapać chociaż jednego, lecz Jim odradzał, mówiąc, że mogę schwytać śmierć. Pewnego razu, gdy jego ojciec był ciężko chory, a ktoś w domu złapał ptaka, babka staruszka przepowiedziała śmierć w domu. I co powiecie? Umarł ojciec Jima. Według Jima nie trzeba też liczyć rzeczy, które się bierze do gotowania, bo to sprowadza nieszczęście. Nie można również strząsać z obrusa okruchów po zachodzie słońca. Jeżeli zaś umrze właściciel ula, a pszczoły nie będą zawiadomione o jego śmierci przed wschodem słońca, to wszystkie zdechną. Twierdził też, że pszczoła nigdy nie urządli głupiego, ale ja w to nie wierzę, bo miałem z nimi wiele do czynienia i żadna mnie nie urządliła. O tym wszystkim słyszałem już od Jima wcześniej. Znał on bowiem mnóstwo różnych zabobonów, twierdził nawet, że znaje prawie wszystkie. Skoro tyle znaków wróży nieszczęście, to chciałbym wiedzieć, czy nie ma takich, które zapowiadałyby szczęście, spytałem. Bardzo mało, a i te są mało użyteczne, odparł Jim. Co ci z tego przyjdzie, jeżeli dowiesz się, że cię ma spotkać coś dobrego? Szczęścia nie będziesz unikał. Istnieją jednak takie znaki, mogę ci je zaraz podać. Jeżeli ci rosną włosy na ramionach i na piersiach, to znak, że będziesz bogaty. Wiadomo, taki znak przyda się człowiekowi. Przyjemnie wiedzieć, że choć nie prędko, ale zawsze kiedyś będą pieniądze, bo widzisz, mógłbyś pod wpływem nędzy zniechęcić się do życia, może je nawet sobie odebrać, gdybyś z tego znaku nie wnosił, że będziesz kiedyś bogaty. A ty, Jim, czy masz włosy na ramionach i piersi? Po co się pytać? Widzisz przecież, że tak. I, i co, jesteś bogaty? Nie, ale raz już byłem bogaty i znów będę. Miałem już raz czternaście dolarów, ale wszystko straciłem na spekulacjach. Na jakich spekulacjach? Na handlu. Ale na jakim? Czym handlowałeś? Towarem. Żywym towarem, bydłem. Dziesięć dolarów zapłaciłem za krowę, która mi zdechła. I straciłeś dziesięć dolarów? Nie całe dziesięć, bo wziąłem za skórę dolara i dziesięć centów. Zostało ci więc jeszcze pięć dolarów i dziesięć centów. Właśnie, znasz tego kulawego Murzyna, który należy do starego Bredisza? Założył wtedy bank i obwieścił, że każdy, kto w nim złoży dolara, dostanie pod koniec roku cztery, a może i więcej. Wszyscy rzuciliśmy się na ten interes, choć każdy z nas miał bardzo mało. Ja też wpłaciłem do tego banku pięć dolarów, za które po roku miałem odebrać trzydzieści pięć. Tymczasem bankier ogłosił bankructwo i pieniądze przepadły. A co zrobiłeś z dziesięcioma centami? Chciałem sobie coś za nie kupić, ale we śnie otrzymałem rozkaz oddania ich Murzynowi Balaamowi, zwanemu dla skrótu Balaamowym Osłem, bo był trochę głupkowaty. We śnie usłyszałem: Daj Balaamowi dziesięć centów, a on je tak umieści, że będą ci rosły i rosły. Dobra. Balaam wziął pieniądze, poszedł do kościoła i słyszy, jak ksiądz mówi z ambony, że kto daje ubogiemu, ten panu daje, a pan zwróci mu to stokrotnie. Więc co miał zrobić? Oddał ubogiemu dziesięć centów, no i czekaliśmy, co z tego wyniknie. I co było dalej? Nic nie było. Razem z Balaamem czekamy do dzisiaj. Nigdy już nie oddam pieniędzy bez upewnienia się. Za centa odbierzesz sto, mówił ksiądz. Od kogo? U kogo się będę upominał, żebym chociaż odzyskał te dziesięć centów? E. mniejsza o to, przecież znowu będziesz bogaty. No prawdę mówiąc, już nim jestem jako właściciel samego siebie, a jestem wart osiemset dolarów. Chciałbym mieć te pieniądze. Więcej nie potrzebuję. Rozdział dziewiąty grota, pływający dom, wielka zdobycz. Postanowiłem pójść w głąb wyspy, aby obejrzeć pewne miejsce, które widziałem, zwiedzając ją po raz pierwszy. Wkrótce tam dotarliśmy, bo wyspa miała najwyżej trzy mile długości i zaledwie ćwierć szerokości. Miejsce, które sobie zapamiętałem, to był dość długi i bardzo stromy pagórek, rodzaj wału wysokiego na czterdzieści stóp. Z trudem wdrapaliśmy się na grzbiet. Boki były spadziste i licznie porosłe gęstymi krzakami. Obejrzeliśmy jednak dokładnie grzbiet i zbocza, a na stoku od strony Innej, prawie pod samym wierzchołkiem, znaleźliśmy przestronną grotę. Obszerna była jak trzy pokoje razem wzięte, a tak wysoka, że Jim, wysokie chłopisko, mógł w niej stanąć wyprostowany. Było w niej chłodno, ale sucho. Jim radził, żeby tu poznosić nasze rzeczy. — Jim radził, żeby tu poznosić nasze rzeczy. Będziemy mieli doskonałe schronisko przed deszczem i przed ludźmi. Nie za długo przenieśliśmy się. Nie za długo przenieśliśmy się. Na wczoraj założonych haczykach wędek złapały się ryby. Zdjąłem je i ponownie nastawiłem wędki. Z ryb przyrządziłem wspaniały obiad. Wejście do groty zakrywały zarośla. Ponad nimi znajdował się niewielki otwór, a tuż pod nim płaskie, równe wzniesienie, jakby stworzone do rozpalania ognia. Odtąd tam zwykle rozpalaliśmy ognisko, żeby ugotować jakiś posiłek. Na ziemi rozłożyliśmy kołdry, jak dywany, a prześcieradło służyło za obróz. Obiad zjedliśmy niezwykle elegancko. Niebawem zaczęło grzmieć i błyskać. Ptaszki więc dobrze przepowiedziały. Po chwili spadł ulewny deszcz. Przez ponad dziesięć dni woda stale przybierała. Rzeka wystąpiła z brzegów, niższa część wyspy, a głównie brzeg leżący naprzeciw Illinois, znalazł się kilka stóp pod wodą. Z tej strony, jak okiem sięgnąć, wszędzie było widać wodę, ale na przeciwległym brzegu Mizuri rzeka płynęła dawnym korytem, bo brzeg był tam wysoki. Całymi dniami pływaliśmy łódką po wyspie. Sło... Całymi dniami pływaliśmy łódką po wyspie. Słońce mocno paliło, a my wśród drzew zażywaliśmy cienia i chłodu. Łódka prześlizgiwała się pomiędzy licznymi pniami niby żywe zwinne stworzonko. Na drzewach siedziały króliki, węże i inne zwierzęta, które z głodu pozwalały brać się do ręki. Tylko węże i żółwie, niedowierzające nam, śpiesznie uciekały do wody. W naszej grocie aż się od nich roiło. Pewnej nocy schwytaliśmy fragment bardzo porządnej tratwy, Dziewięć dobrze dopasowanych bali sosnowych. Kiedy indziej o świcie ujrzeliśmy płynący cały dom. Duży, dwupiętrowy ze stromym dachem. Podpłynęliśmy pod ścianę i weszliśmy przez okno do środka. Ponieważ było jeszcze ciemno, więc trzymając łódź na linię, płynęliśmy pod dachem wzdłuż wyspy. Gdy już porządnie się rozwidniło, ujrzeliśmy łóżko, stół, dwa stare krzesła, jakieś graty leżące na podłodze i ubrania na wieszaku. W najdalszym kącie leżało coś ciemnego, co wyglądało na śpiącego człowieka. Jim zawołał. Hej, wstawaj. Ale to coś leżało nieruchomo. Krzyknąłem i ja, ale też nie poruszyło się. Tak, z pewnością to człowiek, powiedział Jim. Ale nie żywy. Gdyby żył, już by się obudził. Potrzymaj łódź, a ja pójdę i zobaczę. Poszedł, schylił się, popatrzył i powiedział. Naprawdę nie żyje. Wstanie dopiero w dniu sądu ostatecznego. Dostał kulą w plecy i ktoś obdarł go z ubrania. Leży już tak chyba ze dwa dni. Lepiej nie podchodź, haki, nie patrz. Wygląda okropnie. Nawet nie spojrzałem w tamtą stronę. Jim przykrył go jakimiś brudnymi gałganami. Na podłodze leżały rozrzucone stare, zatłuszczone karty, butelki powódce, kilka masek z czarnego sukna, a na ścianach pełno było nieprzyzwoitych słów i rysunków pisanych węglem. Wisiały tam także dwie stare, brudne, perkalowe suknie: kapelusz, kilka zabłoconych spódnic kobiecych i trochę męskiej odzieży. Wrzuciliśmy te gałgany do naszej łodzi, mając nadzieję, że może się przydadzą. Zabrałem też stary męski kapelusz słomiany, poplamiony i połamany. Była i pęknięta butelka z odrobiną mleka na dnie, zakorkowana szmatką, widocznie ssało z niej dziecko. Była też skrzynia i całkiem nowy kufer z oderwanymi zawiasami bez zamka. Jedno i drugie było otwarte, ale nic tam nie było ciekawego. Straszliwy bałagan wskazywał, że mieszkańcy uciekali w popłochu przed rabusiami. Wzięliśmy stamtąd porządną, blaszaną latarnię, nóż rzeźnicki, ostra, ale bez rękojeści, nowiusieńki nóż stołowy, paczkę świec łojowych, mosiężny lichtarz, blaszaną flaszkę, kubek do wody, zabrudzoną i nigdzie, nigdzie podziurawioną kapę na łóżko, pudełeczko z igłami, nićmi, szpilkami i tym podobnymi drobiazgami, młotek, garść gwoździ, wędkę z ogromnymi haczykami. Wzięliśmy także zwiniętą w wałek skórę jelenią, skórzaną obrożę, podkowę końską i kilka buteleczek z lekarstwami bez napisów. Przed samym wyjściem znalazłem całkiem niezły grzebień, a Jim stary smyczek. Rozdział dziesiąty Niespodzianka w przebraniu Po śniadaniu chciałem porozmawiać o tym nieboszczyku. Może domyślilibyśmy się, kto go zabił i dlaczego, ale Jim nie miał na to ochoty. Przewidując jakieś nieszczęście twierdził, że zmarły gotów do nas przychodzić, bo człowiekowi niepogrzebanemu zawsze łatwiej włóczyć się po świecie i straszyć żywych niż takiemu, co spokojnie i wygodnie leży pod ziemią. Wydało mi się to bardzo rozsądne, więc już na ten temat nie rozmawialiśmy, chociaż ciągle zastanawiałem się, kim był ten człowiek, kto go zabił i dlaczego. W kieszeniach zabranych ubrań znaleźliśmy siedem dolarów w srebrze, zaszytych w starym palcie pod potrzewką. Jim był zdania, że ludzie przebywający w owym domu ukradli palto, nie wiedząc o tych monetach. Ja zaś przypuszczałem, że nie tylko ukradli palto, lecz i zabili właściciela, ale Jim nie chciał o tym mówić, więc powiedziałem. Obawiasz się, że taka rozmowa sprowadzi nieszczęście? A pamiętasz, co mówiłeś przedwczoraj, gdy przyniosłem skórę węża? Utrzymywałeś, że spotka nas nieszczęście i co się stało? Zdobyliśmy tyle różnych rzeczy i jeszcze siedem dolarów. Chciałbym, żeby nas to codziennie spotykało. Nie ciesz się przedwcześnie, szczęściarzu. Przyjdzie jeszcze bieda, zapamiętaj. I przyszła. Rozmawialiśmy o tym we wtorek. W piątek po obiedzie leżeliśmy sobie na trawie rozmawiając. Zabrakło nam tytoniu, więc poszedłem do groty i znalazłem w niej grzechotnika. Zabiłem go i zwiniętego w kółko położyłem w nogach kołdry dżima, żeby go nastraszyć. Tymczasem do wieczora zapomniałem o wężu. Gdy po powrocie na nocleg zapaliłem światło, a Jim się położył, okazało się, że do zabitego węża podpełzł jego towarzysz i ukąsił Jima. Jim z krzykiem zerwał się i zobaczyliśmy na pościeli żywego węża gotowego do ponownego ataku. W jednej chwili zabiłem go kijem, a Jim, chwyciwszy butelkę z wódką długo, wlewał w siebie jej zawartość. Murzyn był bosy, więc gat ukąsił go w pięte. Wszystko przez moją lekkomyślność. Na śmierć zapomniałem, że tam, gdzie leży wąż zabity, zawsze przypełznie jego towarzysz i owinie się wokół niego. Jim kazał mi natychmiast odciąć wężowi głowę, odrzucić ją jak najdalej, a zresztą ściągnąć skórę i upiec mięso. Zrobiłem to, a Jim zjadł mięso, mówiąc, że to pomaga. Potem kazał wyjąć z ogona grzechotki i owinąć nimi nogę w kostce. Powiedział, że to też pomaga. Gdy to wszystko zrobiłem, wysunąłem się niepostrzeżenie, zabierając ze sobą resztki obu węży i rzuciłem je daleko w najgęstsze zarośla. Pragnąłem ukryć przed Jimem, że to ja jestem winny jego nieszczęściu. Jim leżał ciężko chory przez cztery dni i cztery noce. Piątego obrzęg zniknął, więc Jim wstał i wyzdrowiał dałem słowo, że nigdy w życiu nie wezmę do ręki skóry węża. Jim zaś mówił, że tysiąc razy wolałby zobaczyć nów przez lewerami, niż wziąć do ręki skórę węża. Dni upływały bardzo szybko. Rzeka powróciła do swego koryta, płynęła spokojnie, jak zawsze. Na jeden z wielkich haczyków, które zabraliśmy z płynącego domu, założyłem odartego ze skóry królika. Na tę przynętę złapała mi się ogromna ryba, która miała ponad sześć stóp i ważyła przeszło dwieście funtów. Ledwo ją we dwóch wyciągnęliśmy. O mało nas nie wciągnęła do wody. Taka ryba nazywa się zębacz i jest największą ze wszystkich, jakie się poławia w Mississippi. Mięso ma smaczne i białe jak śnieg. Nazajutrz rano oświadczyłem Jimowi, że się nudzę i że chciałbym przeprawić się na brzeg rzeki. — Pochwalił mój pomysł i poradził, żebym dla bezpieczeństwa przebrał się za dziewczynę. Rada mi się spodobała i postanowiłem skorzystać z niej, tym bardziej, że mieliśmy sporo damskich ubrań. Jedna z perkalowych sukienek była za długa, więc zrobiliśmy w niej zakładkę. Spodnie zaś podwinąłem do kolan i ukryłem pod spódnicą. Jim pozapinał haftki na plecach i okazało się, że suknia leży na mnie doskonale — a gdy tylko włożyłem na głowę perkalowy kapelusz przeciwsłoneczny i zawiązałem mocno pod brodą Jim utrzymywał, że nawet w biały dzień nikt by mnie nie poznał w tym przebraniu chodziłem w nim przez parę godzin, żeby się oswoić z babskim strojem tylko mój sposób chodzenia nie bardzo zadowalał Jima przez czego mnie również, żebym nie podciągał w górę spódnicy, kładąc rękę do kieszeni w spodniach o zmroku wsiadłem do łodzi i popłynąłem na brzeg Illinois Przybywszy szczęśliwie, wysiadłem nieopodal miasteczka i ruszyłem brzegiem w kierunku miasta. Po drodze napotkałem mizerną chałupinę, w której wydawało się, że od dawna nikt nie mieszkał. W oknach było ciemno. Zaciekawiony, czy ktoś tam jest, zajrzałem ostrożnie przez okno. W środku zobaczyłem może czterdziestoletnią kobietę robiącą pończochę. Przed nią na prostym sosnowym stole w lichtarzyku paliła się świeca. Nie znałem tej kobiety, mimo że wydawało mi się, że świetnie znam z widzenia wszystkich mieszkańców miasteczka. Ucieszyło mnie to, ponieważ nie musiałem się obawiać, że mnie rozpozna po głosie. Ta kobieta, nawet jeśli przebywała tu dopiero od dwóch dni, może już mi wszystko powiedzieć, co się dzieje w okolicy. Zastukałem więc do drzwi z mocnym postanowieniem, że nie zapomnę ani na chwilę, że jestem panienką, a nie chłopcem. Rozdział jedenasty. Hak i nieznajoma, co słychać? Hak w matni, szukają nas. Zapukałem. Proszę wejść, padła odpowiedź. Gdy wszedłem i przywitałem się, kobieta obejrzała mnie od stóp do głowy małymi świdrującymi oczkami i spytała: Jak się nazywasz? Sara Williams. A gdzie mieszkasz w tych stronach? nie proszę pani w hookerville siedem mil stąd w dół rzeki całą drogę szłam pieszo i jestem okropnie zmęczona i pewno też głodna poczekaj zaraz coś dla ciebie znajdę dziękuję pani nie jestem głodna jeść mi się bardzo chciało i wstąpiłam po drodze do folwarku dwie mile stąd tam mnie nakarmili i nie chce mi się już jeść, dlatego tak się spóźniłam. Moja matka leży chora, nie mam już ani pieniędzy, ani żadnych zapasów. Przyszłam więc tu, do mojego wuja Abnera Mura. Nigdy jeszcze u niego nie byłam. Podobno dom wuja znajduje się na końcu miasta, prawda proszę pani? A może pani zna mojego wuja? Nie, nie wszystkich jeszcze znam. Mieszkam tu od niespełna dwóch tygodni. Masz jeszcze kawał drogi przed sobą, jeżeli chcesz dojść na drugi koniec miasta. Lepiej przenocuj tu, a tymczasem zdejmij kapelusz. Nie, dziękuję pani, powiadam. Odpocznę tylko i pójdę dalej. Ciemno wprawdzie, ale ja się nie boję. Ona na to, że mnie nie puści samej, że jej mąż za godzinę powróci i mnie odprowadzi. Zaczęła mi potem opowiadać o swoim mężu, o krewnych mieszkających w górze rzeki, potem o mieszkających w dole rzeki. Jakim się dawniej dobrze powodziło, jak nieroztropnie uczynili, przenosząc się do naszego miasteczka, gdzie powodzi mi się znacznie gorzej i tak dalej, i tak dalej. Gdy zaczęła mówić o moim tacie i zamordowaniu Haka, wytężyłem słuch i zapytałem. Kto go mógł zamordować? Dużo o tym mówiono u nas w Hookerville, ale dotychczas nie wiemy, kto był zabójcą Haka Fina. A, ja myślę, że tu są tacy, którzy wiedzą, kto to zrobił. Podejrzewają starego Fina. Naprawdę? To niemożliwe. Początkowo prawie wszyscy tak myśleli. Mało brakowało, a zlinczowano by starego. Potem jednak podejrzenie padło na zbiegłego murzyna Jim'a. Co takiego Jim? Urwałem nagle, pomyślałem, że lepiej zrobię milcząc. Kobieta mówiła dalej, nie zwróciwszy uwagi na moje słowa. Musisz wiedzieć, że Murzyn zbiegł tej samej nocy, w której zamordowano biednego chłopca. Wyznaczono nawet nagrodę za jego schwytanie 300 — trzysta dolarów. Dostanie też nagrodę — dwieście dolarów — osoba, która znajdzie starego Fina. Bo widzisz, to było tak. Przyszedł rano do miasta i powiedział, że zabito mu syna w nocy, a może przed świtem. Zaraz wysłano statek na poszukiwanie zwłok. Stary zabrał się z nimi, ale potem, gdy nic nie znaleziono, wszyscy wrócili do miasta, a on gdzieś zniknął. Jeszcze przed nocą chciano go zlinczować, ale już go nie było. Przepadł gdzieś, uważasz? Na drugi dzień okazało się, że Murzyn Jim też gdzieś zniknął, i że od dziesiątej wieczorem tej nocy, o której popełniono zbrodnię, nikt go nie widział na oczy. Wszystko więc zwalili na niego i już o niczym innym nie mówili. Wtedy powrócił stary Fin i poszedł prosto do sędziego Tacera i płacząc głośno oraz narzekając, że murzyn zabił mu dziecko, błagał, żeby sędzia dał mu pieniądze na szukanie zbiega. Sędzia dał mu trochę grosza, a stary, spity jak nieszczęścia, aż do północy wałęsał się po mieście z jakimiś nieznajomymi, którzy wyglądali na bandytów. Zniknęli razem i już odtąd nikt starego fina nie widział. Podobno to strasznie chytry człowiek. Gdy wróci po roku, wszystko pójdzie jak spłatka, niczego mu nie udowodnią i pieniądze syna wpadną mu w ręce. E, to znaczy, że przestali już podejrzewać o zbrodnię Murzyna? Nie, są jeszcze tacy, którzy myślą, że tylko on mógł to zrobić. Zapewne wkrótce go schwytają i zmuszą do przyznania się. Więc jeszcze go szukają? Ma się rozumieć siero to, że go szukają. Czy codziennie zdarza się ludziom okazja dostania trzystu dolarów? Niektórzy myślą nawet, że ukrywa się gdzieś niedaleko. Ja tak myślę, nie lubię jednak pleść bez potrzeby. Podobno na tę wysepkę, co leży pośrodku rzeki Jackson's Island, prawda? N nikt nie zagląda. Nikt tam nie mieszka, a prawie jestem pewna, że dwa dni temu widziałam dym na wyspie od strony Mizuri. Na pewno tam się ukrywa. Warto byłoby to zbadać i przetrząsnąć wysepkę jak należy. Od tamtego czasu nie widziałam już dymu, więc jeżeli to był on, to ukrył się już gdzie indziej, ale to nie szkodzi. Pojedzie tam mój mąż i to nie sam. Nie było go długo w domu, ale gdy dziś wrócił od razu mu powiedziałam, żeby przeszukał wyspę. Taki mnie ogarniał niepokój, że nie mogłem usiedzieć na miejscu. Musiałem mieć coś w ręku, przynajmniej coś trzymać. Wziąłem więc ze stołu igłę i zacząłem ją nawlekać. Drżały mi jednak ręce i robiłem to niezręcznie. Gdy kobieta przestała mówić, zobaczyłem, że patrzy na mnie ciekawie i uśmiecha się. Odłożyłem więc igłę i nitkę, udając, że zaciekawiła mnie jej opowieść. Powiedziałem: Trzysta dolarów to niemały pieniądz. Bardzo bym chciała, żeby mama mogła je dostać. Czy pani mąż jeszcze dziś popłynie na wyspę? Tak, na pewno. Poszedł do miasta z tym człowiekiem, który ma mu towarzyszyć po łódź i drugą strzelbę. Wyruszą po północy. — Czy nie łatwiej byłoby szukać w dzień? — Tak, a murzynowi nie łatwiej będzie ich zauważyć. Natomiast po północy on twardo zaśnie. Nasi w ciemności łatwiej dostrzegą blask ogniska, jeżeli je rozpali. — Nie jestem pewna. Kobieta znowu spojrzała na mnie, a ja nie mogłem ukryć zmieszania. Po chwili znowu zaczęła. Jak mówiłaś, że masz na imię, kochanie? Ma Mary Williams powiedziałam Mary, ale ciągle mi się zdawało, że się pomyliłem. Nie śmiałem więc spojrzeć w oczy kobiecie, czując, że dałem się podejść. Zdaje mi się, skarbie, że gdy cię pierwszy raz o to spytałam, odpowiedziałaś mi Sara. Tak, proszę pani, nazywam się Sara Mary Williams. Na pierwsze imię mam Sara, jedni nazywają mnie Sara, drudzy Mary. Ach, tak, więc masz dwa imiona. Trochę się uspokoiłem, ale oczu nie śmiałem jednak podnieść. Kobieta ponownie zaczęła narzekać na ciężkie czasy i szczury. Odzyskałem więc dawną pewność siebie. O szczurach mówiła świętą prawdę. Co chwila to z tej, to z owej dziury widać było ich ślepia. Powiedziała, że gdy jest sama, zawsze ma coś pod ręką do rzucania w szczury, które jej nie dawały spokoju. Pokazała mi ołowiany drut, poskręcany w kule. Tym w nie rzucam, rzekła. I zwykle trafiam, ale dziś jestem zmęczona i nie mogę trafić. Gdy szczur wyszedł, cisnęła w niego ciężarkiem, ale chybiła i syknęła z bólu. A, a może ty byś spróbowała? Powiedziała do mnie. Chociaż chciałem zniknąć przed powrotem jej męża, wziąłem jednak ołów i cisnąłem nim w pierwszego szczura, który wystawił nos z dziury. Gdyby trochę poczekał, z pewnością by oberwał. gospodyni oświadczyła, że rzucam całkiem celnie i drugiego szczura zabije na pewno. Po czym wstała z krzesła, przyniosła z głębi pokoju motek przędzy, prosząc, żebym jej pomógł w zwijaniu. Rozstawiłem wtedy obie ręce, a ona, włożywszy na nie motek, wciąż opowiadała o swoich interesach i mężu. Nagle, przerywając opowiadanie, powiedziała. Żeby zabić szczura, trzeba mieć ołów przygotowany na kolanach. To mówiąc, rzuciła mi ciężarek na kolana, które ścisnąłem szybko, żeby mi nie upadł na ziemię. Po chwili kobieta zabrała motek i spytała żartobliwie patrząc mi w oczy. Powiedz mi teraz, jak się nazywasz? Naprawdę. Co? Co proszę pa... Jak ci naprawdę na imię? przerwała. Bill, Tom, Bob, czy inaczej? Cały drżałem jak liście osiki. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć ani co zrobić, powiedziałem jednak. — Proszę pani, niech pani nie żartuje sobie z biednej dziewczyny. Jeżeli pani przeszkadzam, to... to... — Nigdzie nie pójdziesz. Siadaj i siedź, gdzie siedziałeś. Nie zrobię ci nic złego. Musisz mi tylko zaufać i wszystko opowiedzieć. Ja tajemnicy dochowam. Zrobię nawet więcej, bo razem z mężem pomogę ci, gdybyś tego potrzebował. Wiem, uciekłeś od majstra. Jesteś zbiegłym praktykantem, ale to nie szkodzi. Nic w tym złego i nie potrzebujesz się obawiać, tylko mów prawdę. Widzę, rzekłem, że dłużej już grać komedii nie mogę, wyznam więc prawdę, prosząc o dotrzymanie danego mi słowa. Moi rodzice już nie żyją, a opiekun oddał mnie na naukę do właściciela folwarku. Trzydzieści mil stąd w głąb kraju, starego skąpca, który tak źle się ze mną obchodził, że nie mogąc dłużej wytrzymać... Ściągnąłem jego córce trochę ubrania i uciekłem przekonany, że mój wuj Abner Moore zechce się mną zaopiekować. Dlatego też bardzo się śpieszyłem, żeby dojść do tego miasteczka, do Goshen. Co, ty mówisz Goshen? Ależ to nie jest Goshen, to St. Petersburg. Kto ci powiedział, że to Goshen? Jakiś człowiek, którego spotkałem dziś rano o świcie, kazał mi z gościńca zejść w prawo. — Chyba był pijany. Do gołszen trzeba iść w lewo. — Prawda. Wyglądał na pijanego, ale teraz już trudno. — Stało się. Muszę ruszać w drogę, bo powinienem być w Goshen o wschodzie słońca. — Poczekaj no chwilę. Dam ci coś do jedzenia, przyda ci się w drodze. Krzątając się koło kuchni, wypytywała mnie. — Powiedz mi, gdy krowa chce się podnieść, na które nogi wstaje? — Na tylne, proszę pani. — Dobrze. A koń? Na przednie. Z której strony drzewo porasta mchem? Od północy. Jeżeli piętnaście krów pasie się na wzgórzu, ile obróconych jest głowami w tym samym kierunku? Wszystkie, proszę pani. Dobrze, dobrze. Teraz widzę, że naprawdę jesteś wychowany na wsi, a podejrzewałam, że mnie znów naciągasz. Powiedz mi teraz, jak się naprawdę nazywasz? George Peters, proszę pani. Staraj się nie zapomnieć, że jesteś George'em. Pamiętaj, żebyś nie powiedział, że na imię masz Aleksander i nie wykręcał się, że masz dwa imiona, George i Aleksander. Nie wchodź też między kobiety w tej perkalowej sukienczynie, bo kiepsko udajesz dziewczynę. Tylko mężczyzn możesz oszukać. Bóg z tobą, dzieciaku. A kiedy się zabierasz do nawlekania, to nie naprowadzaj igły na nitkę, lecz odwrotnie. Zamiast trzymać nieruchomo nitkę, nią właśnie szukaj uszka igły. Tak zawsze nawlekają kobiety, mężczyźni wszystko robią na odwrót. A kiedy rzucasz czymś ciężkim, to stań na palcach, podnieś rękę nad głową najwyżej i najniezgrabniej jak możesz i staraj się chybić celu co najmniej o sześć stóp. Rzucaj całym ramieniem i z rozmachem, jakbyś miał ramię na trzpieniu osadzone, bo tak zawsze rzucają dziewczęta. I zapamiętaj, gdy dziewczyna chce, żeby jej coś upadło na kolana, a nie stoczyło się na ziemię, to kolana rozsuwa, robiąc ze spódnicy niby fartuszek. Dziewczyna nigdy nie ściśnie kolan, jak to ty zrobiłeś łapiąc ciężarek. Jak zobaczyłam, w jaki sposób nawlekasz igłę, od razu domyśliłam się, że jesteś chłopcem, a ze szczurami i ołowiem to tylko specjalnie cię sprawdzałam, żeby mieć pewność. A teraz ruszaj do swego wuja Saro Mary, Williams, George'u Aleksandrze Peters, a jeśli ci się coś przytrafi, to daj znać pani Judy Loftus, czyli mnie, a zrobię wszystko, żeby wybawić cię z kłopotu. Trzymaj się drogi nad rzeką, a idąc wóż skarpetki i buty, Droga do Goszen usiana jest ostrymi kamieniami i zanim tam dojdziesz, możesz sobie nieźle pokaleczyć nogi. Uszedłszy brzegiem z pięćdziesiąt jardów, zawróciłem w miejscu i co tchu pobiegłem do łódki. Wiosłowałem ile sił, aż wylądowałem po tej stronie, gdzie brzeg jest wysoki i spadzisty. Wdrapałem się na urwisko i w tym samym miejscu, gdzie po raz pierwszy rozpaliłem ogień, roznieciłem wielki płomień z suchych gałęzi. Jak tylko to zrobiłem, wskoczyłem do łodzi i równie szybko, opłynąwszy połowę wyspy, wysiadłem na brzegu z drugiej strony. Szybko, pokonując spadzistość wału, wpadłem do groty. Jim spał w najlepsze. Obudziłem go wołając: Wstawaj, Jim! Prędzej! Nie mamy chwili do stracenia! Szukają nas! Jim o nic nie pytał, ale ze sposobu, w jaki się poruszał, widać było, że przeraziły go moje słowa. Niecałe pół godziny zdążyliśmy przenieść na tratwę cały nasz dobytek i wypłynąć z zatoczki, nie zapominawszy, że. Nie zapominawszy, ma się rozumieć, wygasić ogień. Rozdział dwunasty. Powolna żegluga na pokładzie tonącego parowca, złoczyńcy, to jest wbrew moralności, nie ma tratwy. Musiało już być około pierwszej, gdy wyspa zniknęła nam z oczu, a jednak mógłbym przysiąc, że tratwa stoi w miejscu, tak nam się dłużył czas. Gdybyśmy spotkali kogokolwiek natychmiast, wskoczylibyśmy do łódki i uciekli na brzeg Illinois. Dobrze się stało, że nie musieliśmy uciekać, bo nie zabraliśmy do łodzi ani strzelby, ani wędki, ani niczego do jedzenia. Strach spowodował, że nie myśleliśmy o tylu drobiazgach naraz. Gdyby nas ktoś naprawdę szukał na wyspie, to najpierw poszedłby do ognia, który roznieciłem naprzeciw Mizuri i nie zobaczyłby nas płynących od nogą od strony Illinois. Jeżeli nikt nas nie szukał i mój ogień nikogo nie wywiódł w pole, to nie moja wina. Zrobiłem, co mogłem, żeby spłatać figla amatorom trzystu dolarów. Gdy na niebie zaczynało już świtać, zatrzymaliśmy się w pobliżu piaszczystej łachy, leżącej nieopodal brzegu Illinois, na zakręcie rzeki. Łacha była gęsto porosła krzakami bawełny. Narąbawszy gałęzi, ukryliśmy pod nimi całą tratwę. Było tu zupełnie bezpiecznie. Łożysko rzeki zwężało się w tym miejscu. Po stronie Mizuri piętrzyły się wysokie góry. Po stronie innej rósł wysokopienny bór. Całą powierzchnię rzeki od brzegu do brzegu można było ogarnąć wzrokiem, bez obawy niespodziewanego spotkania z łodzią lub parowcem — leżeliśmy w łódce, schowanej pomiędzy tratwą i zagajnikiem z bawełnianych krzewów, dla nikogo niewidzialni. Widzieliśmy doskonale, jak lekko suną z biegiem wody parowce, jak borykają się z prądem łodzie i statki płynące w górę rzeki. Opowiedziałem teraz Jimowi całą rozmowę z panią Judith Loftus. Jim, wysłuchawszy opowiadania, oświadczył, że to sprytna kobieta, i że gdyby ona wybrała się na wyspę z zamiarem jej przeszukania, to nie dałaby się wyprowadzić w pole i nie leciała jak ćma do ognia. Nie, hak, jestem pewny, że ona wzięłaby ze sobą psa. Dlaczego wobec tego, zapytałem, nie powiedziała mężowi, żeby wziął psa, a Jim na to? Założyłbym się, że jej to przyszło do głowy dopiero w ostatniej chwili, kiedy mężczyźni wyszli już w drogę. Gdyby nie to, nie siedzielibyśmy teraz tutaj. Dawno by już nas doprowadzili do miasta. Mało mnie obchodzi, dlaczego nas nie znaleźli, odpowiedziałem. Wystarczy, że nie znaleźli. Zmierzch już zapadał, gdy wysadziliśmy głowę z zakrzaków. Jim zdjął z tratwy kilka desek tworzących wierzchni pomost i sklecił na jej pokładzie porządną budę, żebyśmy mieli schronisko dla siebie i rzeczy na wypadek deszczu. Tej nocy płynęliśmy siedem do ośmiu godzin, wcale nie wiosłując. Prąd unosił nas z szybkością czterech mil na godzinę. Łowiliśmy ryby i od czasu do czasu rozmawialiśmy. Gdy dokuczała nam senność, skakaliśmy na przemian do wody, żeby się trochę orzeźwić. Co noc mijaliśmy różne miasta, mniejsze i większe. Jedne leżące tuż nad brzegiem, inne na ciemnych, wysokich wzgórzach. Skąd tylko promieniały ku nam sznury świateł, a domów nie było widać. widać. Każdej nocy po przebiciu do brzegu wysiadałem na ląd, żeby w nadbrzeżnych wioskach kupić za kilka centów mąki albo słoniny, lub cokolwiek do jedzenia. Od czasu do czasu zastrzeliliśmy kurkę wodną lub cyrankę. Żyliśmy więc tak, jak sobie wymarzyłem. Pewnej nocy zaskoczyła nas straszliwa burza z grzmotami, błyskawicami i taką ulewą, że woda nie strumieniami, lecz wiadrami lała się z nieba. Siedzieliśmy schowani w naszej budzie, zdając się na łaskę opatrzności. Wreszcie powiedziałem do Jim'a. Patrz, Jim, spójrz tam, trochę w bok. Był to parowiec, który rozbił się na podwodnej skale. Płynęliśmy prościutko na niego i w świetle błyskawic widzieliśmy go bardzo wyraźnie. Pochylił się naprzód i większość była pod wodą, ale pokład był jeszcze nad lustrem wody i wszystko było na swoim miejscu. Przy świetle błyskawicy zauważyłem nawet, że tuż obok sznura od dzwonu stoi krzesło, a na jego poręczy ktoś założył kapelusz z wielkim rondem. Mimo ciemności i burzy miałem ochotę dostać się na pokład parowca, żeby tam troszkę pomyszkować, ale Jim nie chciał o tym słyszeć. Nie mam ochoty na głupstwa, powiedział. Bardzo nam tu dobrze. Bardzo nam tu dobrze, a kiedy nam dobrze, to po co mamy kłaść głowę pod miecz? jak mówi pismo święte. A zresztą jest tam pewno wartownik i pilnuje. Czego wartownik mógłby pilnować? Chyba kajut i budki sternika? Kto by zresztą chciał narażać się. Kto by zresztą chciał narażać się dla głupich kajut i budki w taką noc jak dzisiejsza, kiedy statek może lada chwila pójść na dno? Temu Jim nie mógł i nie próbował nawet zaprzeczyć. Pomruczał trochę, ale ustąpił. Mówił tylko, że powinniśmy rozmawiać ze sobą jak najmniej i po cichu. Właśnie błysnęło w chwili, gdy byliśmy tuż pod parowcem. Wdrapaliśmy się na pokład sterczący jeszcze dość wysoko nad wodą i po omacku szliśmy ostrożnie ku dziobowi okrętu. Natrafiliśmy na schodki wiodące do kajut. Pierwsza była otwarta. Zajrzeliśmy do niej, było całkiem ciemno, ale gdzieś dalej błysnęło jakieś światełko i w tej samej chwili doszły do nas głosy. Jim, szepcząc, że gąli ze strachu, radził uciekać. Już zamierzaliśmy wracać na tratwę, gdy usłyszałem jakiś błagalnie jęczący głos. Zmiłujcie się nade mną. Przysięgam, że nic nie powiem. Kłamiesz, Turner. Nie pierwszy raz tak robisz. Zawsze chcesz dostać więcej niż inni i zawsze dostajesz więcej niż ci się należy, bo się odgrażasz, że wszystko wyśpiewasz, jeżeli ci nie damy tyle, ile chcesz. Tym razem jednak przebrałeś miarę. Jesteś podłym, nikczemnym zdrajcą. Drugiego takiego nie ma na świecie. Jim poszedł zobaczyć, co się dzieje z tratwą, a ja cały aż drżałem z ciekawości, co będzie dalej. Pomyślałem sobie, że Tomek Sawyer nie odszedłby teraz za nic w świecie, a więc ja nie odejdę. Przykucnąłem więc i czołgając się w wąskim przejściu na czworakach, dopełzłem do kajuty, gdzie na podłodze leżał rozciągnięty jakiś człowiek. Ręce i nogi miał związane, a przy nim stało dwóch ludzi. Jeden z latarką w ręku, drugi z pistoletem. Ten ostatni, mierząc do człowieka leżącego na ziemi, mówił, och, zabiłbym cię, powinienem. Takiego łotra jak ty. Leżący na podłodze dzwonił zębami ze strachu i błagał. Nie rób tego, Bill, nie rób. Nie rób, nie powiem, nic już nie powiem. Po ostatnim słowie człowiek z latarnią wybuchnął śmiechem i powiedział: To prawda! Teraz już nigdy nic nie powiesz. Nigdy w życiu nie powiedziałeś większej prawdy. I dodał. — Słyszycie, jak błaga? — A gdybyśmy go nie związali, to by nas obydwu zabił. — I za co? — Za nic. Tylko za to, że chcemy to, co jest nasze. — No ale teraz nikomu już się odgrażać nie będziesz. — Opuść pistolet, Bill. — A Bill na to. — Żebym tak zdrow jeżeli to zrobię. — Trzeba go zabić. — Czy on nie zrobił tak w stosunku do starego Hetfielda? — Czy nie zasłużył na śmierć? — Ale nie zabijaj go. Mam swoje powody. Niech cię Bóg błogosławi za te słowa, Jacob, Packard. Nie zapomnę ci tego, póki żyję — rzekł z płaczem człowiek leżący na podłodze. Packard, nie zważając na jego słowa, powiesił latarnię na gwoździu, podszedł kilka kroków w moją stronę i skinieniem przyzwał do siebie Billa. Statek tak się kołysał, że bojąc się wypaść, podpełzłem na czworakach trochę dalej i wcisnąłem się do kajuty kapitana. W ciemności usłyszałem, że tuż za mną idzie pakard i też wchodzi do kajuty, a wychylając się przez drzwi zawołał: Bill, jestem w kajucie, chodź tutaj. Nim obaj weszli, wskoczyłem na prycze, która zastępuje łóżko w kajutach, przycisnąłem się do ściany, wstrzymując oddech i przeklinając siebie, że tu przyszedłem. Bandyci, stojąc tuż obok mnie, położyli ręce na krawędzi pryczy i rozmawiali. Nie mogłem ich widzieć, ale dokładnie wiedziałem, gdzie stoją, tak czuć było od nich wódkę. Przez cały prawie czas ich rozmowy nie oddychałem, trochę ze strachu, a głównie dlatego, że to, co słyszałem, aż zatykało mi dech w piersiach. W piersiach. Mówili cicho i z przejęciem. Bill chciał zabić Tarnera. Odgrażał się, że wszystko powie i dotrzyma tego. Nawet jakbyśmy mu teraz oddali swoje części, to już by nic nie pomogło, bo on nam tego nie daruje, co zrobiliśmy. Zemści się na nas i wszystko wyśpiewa, zobaczysz. Najlepiej będzie wyprawić go na łono Abrahama. I ja tak myślę. Najspokojniej w świecie odpowiedział pakard. A niech cię licho porwie! Myślałem, że się sprzeciwisz, ale kiedy tak to dobrze. Chodźmy, dokończymy dzieła! Zaczekaj chwilkę. Nie powiedziałem jeszcze wszystkiego. Posłuchaj. Dobrze jest komuś strzelić w łeb. Lepiej jednak pozbyć się wroga bez hałasu. Nie ma sensu wkładać głowy w pętle stryczka, jeżeli można postawić na swoim bez jej narażenia, czy nie tak? Pewno, że tak, ale jak to zrobić? Myślę, żeby zrobić tak. — Zabierzemy skajut, co się da, schowamy dobrze nasz łup na lądzie, a potem będziemy czekać. Za dwie godziny statek pójdzie na dno. Rozumiesz? Wtedy on utonie razem ze statkiem i niczyjej nie będzie w tym winy, że utoną. Przecież lepiej pozbyć się go w ten sposób, niż zabijać człowieka. Co do mnie zawsze jestem przeciwny morderstwu, jeżeli można się obejść bez niego. To się sprzeciwia rozsądkowi i moralności. Ma rację? — Pewnie masz. A jeżeli statek nie zatonie? — — Jeżeli chcesz, to możemy poczekać te dwie godziny. — Dobra, poczekamy. Weszli, a ja zszedłem z cały mokry od potu, szybko wybiegłem na pokład. Było ciemno jak w studni. Zawołałem więc głośnym szeptem — Jim! A on odezwał się z bliska z prawej strony, ale jakby jęcząc. — Prędzej, Jim! — mówię. — Nie pora stękać ani buszować po parowcu. Tu jest trzech oprychów i jeżeli nie odczepimy ich łódki, żeby nie mogli dotrzeć do lądu, to jeden z nich zginie. — Ale jeżeli zabierzemy im łódkę, to wszyscy trzej dostaną się w ręce szeryfa. — Śpieszmy się, Jim! Ja z prawej, ty z lewej strony szukajmy, a potem na tratwę i... — O mój Boże, Boże, nie ma trawy. Musiała się urwać i popłynęła z prądem, a my tutaj bez tratwy! Rozdział trzynasty Uciekamy, stróż nocny, parowiec idzie na dno, śpimy jak zabici. Omal nie zemdlałem z wrażenia zostać na parowcu, który lada chwila zatonie i to jeszcze z takimi ludźmi. Ale nie było czasu na rozmyślania. Należało odszukać łódź, która teraz była nam koniecznie potrzebna. Szukaliśmy z obu stron statku, ale po szalupie nie było śladu. Nikt z nas nie wiedział na pewno, gdzie powinna być. Wiedzieliśmy tylko, że jest, bo tamci o niej mówili wciąż, więc szukaliśmy po omacku. Wreszcie znalazłem ją obok drzwi prowadzących do bawialni. W ciemnościach namacałem ją rękami. Byłem uszczęśliwiony. Wypchnąłem ją przez burtę i jedną ręką trzymając się poręczy, chciałem wskoczyć do łodzi, gdy w tym samym momencie ze schodków wysuwa się głowa i słyszę kroki zmierzające w moją stronę. Ktoś przechylił się przez poręcz, był tak blisko, że prawie mnie dotykał. Wreszcie jeden z bandziorów zawołał: A nie zapomnij zgasić latarni, Bill. Potem wrzucił do łodzi jakiś dość ciężki worek, przelazł przez galeryjkę i wszedł do łódki. To był Packard. Nie upłynęła minuta, gdy nadszedł Bill i też wsiadł do łodzi. Packard powiedział, wszystko gotowe, ruszamy. Słuchałem tego z przerażeniem. W tym momencie Bill powiedział, poczekaj, a przeszukałeś mu kieszenie? Nie. A ty? Ja nie. On przecież ma swoją część łupu. Czy to warto zabierać gratę, a zostawiać pieniądze? No, a jeżeli on się domyśli, co zamierzamy? To się domyśli i co z tego? A pieniądze zabrać mu trzeba. Chodźmy. Wyskoczyli z łodzi i poszli. Gdy tylko drzwi zamknęły się za nimi, już byłem w łodzi. Jim wskoczył także, przeciąłem linę, która się jeszcze ciągnęła za łodzią i w drogę. Nie tknęliśmy w wioseł, nie wymówiliśmy ani słowa, baliśmy się nawet odetchnąć pełną piersią. Woda sama nas zniosła pod kadłub statku. Po chwili minęliśmy go wreszcie i zostawiliśmy za sobą. Gdy już odpłynęliśmy set yardów i gdy tonący parowiec zniknął w ciemnościach, byliśmy przekonani, że jesteśmy bezpieczni. Z odległości około 400 yardów zobaczyliśmy bledziutkie światełko w miejscu, gdzie stał parowiec, i przyszło nam na myśl, że bandyci dopiero teraz spostrzegli utratę łodzi i poznali grozę swego położenia. Jim chwycił za wiosła i rozpoczęliśmy pogoń za niewidzialną jeszcze tratwą. Dopiero teraz zacząłem żałować tych ludzi, bo chociaż są złoczyńcami, muszą być przerażeni swoim położeniem. Kto wie, a nuż i ja kiedyś dokonam podobnego czynu. Jakbym się czuł, wiedząc, że nie ma drogi ucieczki. Powiedziałem więc do Jima, gdy tylko ujrzymy na brzegu jakieś światła, przybijemy do niego. Ukryjemy łódkę, ja pójdę do wsi, wymyślę jakąś bajkę, znajdę kogoś, kto popłynie na ratunek i ocali ich od śmierci. Moje plany wzięły jednak w łeb, bo wkrótce zerwała się potworna burza, znacznie gorsza od poprzedniej. Ulewa była tak straszna, że nie mogliśmy niczego dojrzeć na brzegu. My sami ciągle płynęliśmy, wypatrując światła i naszej tratwy. Po paru godzinach deszcz ustał, ale chmury nie ustąpiły. Błyskawice rozjaśniały niebo, a gdy od czasu do czasu silniej błysnęło, widzieliśmy przed sobą na wodzie coś czarnego. Była to, ma się rozumieć, nasza tratwa. Bardzo byliśmy zadowoleni z jej odzyskania i natychmiast przenieśliśmy się na nią. Wreszcie ujrzeliśmy niewielkie światełko na prawym brzegu, do którego postanowiliśmy przybić. Wyjąwszy z łódzki worek, pełen skradzionych przez łotrów rzeczy stonącego parowca, przerzuciliśmy go na tratwę, nie wiedząc nawet, co w nim jest. Poprosiłem Jim'a, aby płynął dalej, a po przepłynięciu paru mil niech zapali światło na tratwie i nie gasi go, dopóki nie powrócę. Murzyn powiedział, że to zrobi, a ja wziąłem się do wioseł i popłynąłem prosto w kierunku światła. Gdy już się zbliżałem, ujrzałem więcej świateł rozsianych po wzgórzu. Była to bowiem spora wioska. Podpłynąłem do najbliższego światła i zauważyłem, że była to latarnia, zawieszona na głównym maszcie łodzi żaglowej. Zacząłem szukać stróża, który gdzieś się zaszył na czas burzy. W końcu znalazłem go. Drzemał okryty żaglem z głową opuszczoną na kolana. Potrząsnąłem go parę razy za ramię i zacząłem udawać, że płaczę. Zbudził się nagle przestraszony, ale zobaczywszy przed sobą niedorostka, przeciągnął się, ziewnął i powiedział: Co się stało? Nie płacz bębnie, czym się martwisz? Tato, mama i siostra i. płacz niby nie pozwolił mi dalej mówić. Do licha, dlaczego tak beczysz? Wszyscy mamy jakieś zmartwienia, no mów szybko, co się z nimi stało? Nieszczęście ich spotkało, okropne nieszczęście. Kogo? Tatę i mamę i siostrę i pannę Huker także. Jeżeli nie popłyniecie tam zaraz. Gdzie tam? Gdzie oni są? Na pokładzie tonącego parowca. I jakiego parowca? Jest tylko jeden. Co? Ale przecież nie Walter Scott. Właśnie ten. Boże, zmiłuj się! Co oni tam robią? Po co tam weszli? Przecież nie dla zabawy. Panie, zlituj się. Jeżeli szybko stamtąd nie uciekną, nie ma dla nich ratunku. W jaki sposób dostali się w taką pułapkę? M bardzo proste. Miss Hooker pojechała do miasta. Tak, do Bulls Landing. No i co dalej? Pojechała do Buffs Landing. Przed samym wieczorem wsiadła ze służącą na prom, który miał ją zawieść z miasta do panny, nie wiem jak się nazywa, bo zapomniałem. Jest ona wielką przyjaciółką miss Hooker i chciała u niej przenocować. Na samym środku rzeki przewoźnik zgubił wiosło, prom okręcił się parę razy wokoło, a potem popłynął dalej niesiony przez prąd. Po paru milach wpadł na parowiec i zatonął. Utonął przewoźnik, służąca, powóz z końmi i wszystko. Udało się uratować jedynie Miss Hooker, która dostała się na pokład parowca, a potem, godzinę przed zachodem słońca, tato, mama, siostra i ja płynęliśmy naszą łodzią, którą wozimy na targ jarzyny. Było ciemno, więc nie zauważyliśmy parowca i też uderzyliśmy w niego. Nikt z nas nie utonął, z wyjątkiem Billa Whipple'a, który taki był dobry, taki dobry, najlepszy na świecie. Strażnie mi go żal, wolałbym sam utonąć, słowo daję. Boże, co ty mówisz? Długo chodzę po tym świecie, ale jeszcze nie słyszałem takiej historii. No a potem, co zrobiliście? Zaczęliśmy krzyczeć o pomoc, ale rzeka jest taka szeroka w tym miejscu, a wicher tak huczał i gwizdał, że nikt nas nie mógł usłyszeć. Tato więc powiedział, że ktoś z nas musi się dostać na brzeg i opowiedzieć o naszym nieszczęściu. Tylko ja jeden umiem pływać, więc rzuciłem się do wody. To płynąłem do brzegu, ale nikt nie chciał mi pomóc. Każdy napotkany mówił, co? W taką noc i w taką falę nie ma głupich. Idź poszukaj promu parowego. Ale teraz, kiedy pana spotkałem, to może pan zechce? Oczywiście, że zechce, ale kto mi za to zapłaci? Jak myślisz, może twój ojciec? O to proszę się nie martwić. Miss Hooker powiedziała, że jej wuj, pan Hornbeck... — Wielki Boże! On jest jej wujem? Ten sam? — Słuchaj, chłopcze, idź w kierunku światła, które tam widzisz. Jak do niego dojdziesz, skręć w lewo i idź jeszcze około ćwierć mili, dopóki nie zobaczysz szynku. Wejdź tam i każ się zaprowadzić do Hornbeka, który z pewnością za wszystko zapłaci. Nie trać czasu, bo stary na pewno zechce dowiedzieć się wszystkiego o siostrzenicy. Powiedz mu, że zanim przyjdzie do miasta, przywiozę ją żywą i całą. — Zbieraj nogi, chłopcze, ja idę obudzić pomocnika — Poszedłem w kierunku światła, ale gdy tylko stary zniknął w drzwiach stojącego nad brzegiem domu, dobiegłem do łodzi, wyciągnąłem ją na brzeg między sterty drzewa i ukryty w ich cieniu, z niepokojem czekałem na moment wyruszenia łodzi z pomocą unięzionym. Po kilkunastu minutach ujrzałem parowiec, który znoszony był w dół rzeki. Dostrzegłem go tylko dlatego, że jego sylwetka była jeszcze ciemniejsza od ciemnej nocy. Aż dreszcze po mnie przeszły, bo wyglądał jak okręt widmo, zatopione prawie po samą galeryjkę. Zepchnąłem łódź na wodę i podpłynąłem do niego, ale na mój krzyk nikt nie odpowiedział. Woda zalewała już pokład, tonący parowiec zanurzał się coraz głębiej z każdą chwilą. Niedaleko za parowcem płynęła żaglówka. Zacząłem więc ze wszystkich sił wiosłować, żeby oddalić się jak najszybciej, bo mógł mnie ktoś zobaczyć. Z drugiej strony chciałem się przyjrzeć, jak strażnik poradzi sobie z wejściem na pokład, mając nadzieję na nagrodę za uratowanie mi Widząc jednak, że nic nie wskura, żaglówka dała za wygraną i zawróciła do przystani. Ja zaś puściłem się w pogoń za tratwą. Zdawało mi się, że płynę bardzo długo, nim ujrzałem wreszcie światełko płonące na tratwie Dżima, a gdy je ujrzałem, to wydawało mi się oddalone przynajmniej o tysiąc mil. Przez ten czas niebo na wschodzie zaczęło się rozjaśniać. Przybiliśmy więc do jakiejś wysepki. Ukryliśmy tratwę, łódkę wyciągnęliśmy na brzeg, a sami, rzuciwszy się na tratwę, zasnęliśmy jak zabici. Rozdział czternasty Laba, harem, francuz i język francuski Wyspawszy się, przetrząsnęliśmy worek, który Pakard rzucił do łodzi. Rabusie chcieli się dobrze obłowić. W worku były buty, kołdry, ubranie, bielizna, luneta, dużo książek, trzy pudełka cygar i wiele jeszcze innych rzeczy. Nigdy w życiu nie byliśmy jeszcze tak bogaci. Całe popołudnie leżeliśmy w lesie rozmawiając. Ja czytałem książki i w ogóle było nam dobrze jak nigdy dotąd. Czytałem na głos Jimowi o królach, książętach, hrabiach i innych wielkich panach, którzy mówili do siebie, wasza królewska mość, jaśnie oświecony książę, wasza wysokość i Bóg wie jak jeszcze, zamiast mówić sobie po prostu panie. Jim wytrzeszczał oczy i słuchał z ogromnym przejęciem. Pewnego razu powiedział, nie wiedziałem, że tylu ich było. Nie słyszałem o nich i żadnego nie znałem, oprócz starodawnego króla Salce Mona. Nie liczę oczywiście tych królów, którzy są w kartach. Ile król dostaje pieniędzy? Ile dostaje? Czy ja wiem? Pewno z tysiąc dolarów miesięcznie, jeżeli nie będzie chciał więcej. Może mieć tyle, ile zechce, przecież wszystko należy do niego. Takiemu to dobrze. A co oni mają do roboty? Przecież to wiadome, Jim. Król nic nie robi, tylko siedzi na tronie. Naprawdę? Oczywiście, siedzi na tronie z berłem w ręku i koroną na głowie. Jak wybuchnie wojna, to co innego? Królowie zawsze idą na wojnę. Ale w czasie pokoju tylko chodzi, przeciąga się, ziewa. Cyt. Słyszałeś szmer? Wyjrzeliśmy zza drzew i patrzyliśmy, lecz nic nie było widać i słychać prócz plusku wody, która rozbijała się o parowiec. Wróciliśmy więc na swoje miejsca i do przerwanej rozmowy. Tak, a jak go to już znudzi, to się kłóci z parlamentem, a jeżeli ktoś mu się sprzeciwi, to muści na głowę. Najczęściej jednak przesiaduje w haremie. Gdzie? W haremie. A, a co to jest? Miejsce, gdzie trzyma swoje żony. Nie słyszałaś o haremie? Król Salomon miał harem, a w nim około miliona żon. O prawda, prawda, zapomniałem. Charem to dom dla żon. Ale w dziecinnym pokoju to dopiero musi być hałas. Żony też pewno stale kłócą się ze sobą wieczny jazgot, a mówią, że Salcemon był najmądrzejszym człowiekiem. Ja w to nie wierzę. Słyszałeś o tym dziecku, co kazał je przeciąć na dwoje? Słyszałem, opowiadała mi wdowa, a widzisz. Jak można wymyślić coś podobnego? Bo zastanów się tylko. Tu stoi jedna kobieta, pierwsza matka, a tam druga. Ja jestem Salcemon, a ten dolar to dziecko. Obie matki upominają się o dziecko. Co ja wtedy robię? Czy dowiem się od sąsiadów, która naprawdę jest matką dziecka i oddam jej zdrowe i całe, jakby to uczynił każdy, który ma choć trochę oleju w głowie? Nie, ja biorę siekierę i rąbię dolar na dwie części i daję jedną połowę jednej matce, a drugą drugiej. Przecież salcemon tak postąpił z dzieckiem. A teraz pytam się ciebie, po co przecięty dolar? Co za to kupisz? Nic! A jeżeli dolar przecięty na nic się nie przyda, to co dopiero dziecko? Za milion takich nie dałbym centa! A niech cię Jim, źle myślisz. Kto? Ja. Nie gadaj głupot. Proszę cię, daj spokój. Wiem przecież co to jest zdrowy rozsądek, ale tu nie widzę go ani trochę. Chodziło nie o połowę dziecka, lecz o całe. A człowiek, któremu się wydaje, że spór o dziecko załagodzi połową dziecka, jest po prostu głupi. Nie mów mi bzdur o salcemoniech, znam go na wylot. Trzeba wiedzieć, kim był Salcemon. Trzeba wiedzieć, kim był Salcemon. Weź człowieka, który ma tylko jedno albo dwoje dzieci. Czy taki człowiek będzie nimi szafował? Nie, nie będzie. Nie stać go na to. Zna wartość dziecka. A weź natomiast takiego, który ma w domu z pięć milionów hałasujących dzieci, albo i więcej. To zupełnie coś innego. Tak i na poczekaniu przednie dziecko jak kota. Tak też było i z Salcemonem. Jedno dziecko więcej czy mniej to dla niego wszystko jedno. Nigdy nie widziałem murzyna, który by tak atakował Salomona. Zaczęliśmy więc mówić o innych rzeczach opowiadałem mu o Ludwiku XVI, któremu już dawno Francuzi ścieli głowę i o jego synku, Delfinie, który mógłby zostać królem, ale go zamknęli w więzieniu, gdzie, jak mówią niektórzy, podobno umarł. Nieboraczek. Ale inni twierdzą, że uciekł stamtąd i schronił się w Ameryce. Dobrze zrobił, ale tutaj nudzić się będzie sam, przecież tu nie ma królów, prawda, Hak? Nie, nie ma. To i nie ma dla niego posady. Cóż on tu może robić? Nie wiem. Czasem taki król zaciągnie się do policji albo może uczyć mówić po francusku. Co, Hak? A to we Francji ludzie nie mówią tak jak my? Nie, Jim. Mówią inaczej, zupełnie inaczej. Nie zrozumiałbyś ani słowa. Co ty mówisz? Jak to może być? Sam nie wiem, ale tak jest. Wiem to na pewno. Widziałem nawet ich pismo w jednej książce. Powiedzmy, że przyjdzie ktoś do ciebie i powie Parlez-vous français? I co ty na to? A nic. Dałbym mu w łeb. Ale tylko wtedy, gdyby to był murzyn. Takiemu bym nie pozwolił na obelgi. Ale to wcale nie są obelgi. Spytałby cię tylko, czy umiesz mówić po francusku. To dlaczego nie może powiedzieć wyraźnie? On to mówi wyraźnie tylko po francusku. No to głupio mówi. Nie mam ochoty słuchać takiego gadania, w którym nie ma żadnego sensu. Posłuchaj Jim, czy kot mówi tak jak my? Nie, nie tak mówi. A krowa. Krowa też nie tak mówi. To mi teraz powiedz, czy krowa mówi tak jak król, albo kot tak jak krowa? Nie, każde mówi po swojemu. Uważasz więc za słuszne, że kot i krowa mówią każde po swojemu? Ma się rozumieć. I za słuszne, żeby ani kot, ani krowa nie mówiły tak jak mówią ludzie? Naturalnie. No to mi powiedz, dlaczego nie może być rzeczą naturalną i słuszną, żeby Francuzi mówili inaczej od nas? Co na to odpowiesz? Hak. Czy kot jest człowiekiem? Nie. Więc dlaczego kot ma mówić po ludzku? Czy krowa jest człowiekiem, albo czy krowa jest kotem? Nie, krowa nie jest człowiekiem ani kotem. Więc nie musi mówić jak kot albo człowiek. A Francuz jest człowiekiem? — Jest. — A widzisz? Jeżeli jest, to dlaczego nie mówi jak człowiek? Odpowiedz mi! Zrozumiałem, że na próżno dyskutujemy. Murzyna nikt nie nauczy, żeby myślał po naszemu. Dałem więc spokój. Rozdział piętnasty Hak traci tratwę. Mgła. Dobry sen. Hak odnajduje tratwę. Śmiecie. Obliczyliśmy, że płynąc tylko nocami, dotrzemy po trzech dniach do Kairo, który leży w miejscu, gdzie wpada rzeka Ohio. Oczekiwaliśmy tej chwili z utęsknieniem. Zdecydowani byliśmy sprzedać tratwę i wsiąść na parostatek, żeby popłynąć w górę rzeki Ohio, bo w tamtych stanach niewolnictwo było już zniesione i pozbylibyśmy się kłopotów z tym związanych. Ponieważ następnej nocy rzekę przykryła mgła, skierowaliśmy tratwę do najbliższej, pokrytej zaroślami łachy, chcąc ją tam przywiązać i przeczekać trudne warunki. Wziąłem więc linę, wsiadłem w łódkę i popłynąłem do łachy. Zobaczyłem same cienkie drzewka. Wy... Wybrałem najgrubsze, rosnące tuż nad samą wodą, na kanciastym występie łachy i wokół niego okręciłem linę. Prąd jednak... Prąd jednak był na tyle silny, że drzewko, nie wytrzymawszy naporu wyrwane z korzeniami, popłynęło razem z tratwą. W otaczającej mnie mgle nawet ruszyć się nie mogłem. Tratwa zniknęła mi z oczu. Wskoczyłem więc do łodzi, chwyciłem wiosło i odepchnąłem się od brzegu. Płynąłem, trzymając się brzegu łachy, która miała zaledwie jakieś sześćdziesiąt łokci długości. Gdy ją minąłem wśród gęstej mgły, straciłem wyczucie kierunku. Nie miałem pojęcia, gdzie szukać Jima razem z tratwą. Myślałem tak. Wiosłować nie muszę. Woda sama mnie poniesie. Siedziałem więc w łódce spokojnie, choć ręce mnie swędziały, aż mnie korciło, żeby coś zrobić, bo byłem coraz bardziej niespokojny, siedząc tak bez ruchu. Fale niosły mnie, gdzie chciały. Raz łódka uderzyła nawet o brzeg i zamajaczyły mi nad głową gałęzie. Potem gwałtownie rzuciły mnie na lewo i szybko porwały do przodu — a ja mogłem tylko siedzieć z założonymi rękami, cały spowity w białej mgle, słysząc uderzenia serca, które waliło jak młot, mocno, prędko, aż trudno mi było oddychać. Szumiało mi w uszach i cały drżałem, ale musiałem siedzieć spokojnie. Wiedziałem, że się posuwam naprzód i robię cztery do pięciu min na godzinę. Każdy, kto się kiedyś znajdował w takich tarapatach, powie to samo. Płyniesz, a zdaje ci się, że stoisz w miejscu. Tak upłynęło przynajmniej pół godziny. Kilka razy musiałem gwałtownie odpychać się wiosłem od brzegu, bo łódź z taką siłą pędziła i nacierała na brzegi, że bałem się, aby nie rozsypała się w kawałeczki. Nie wiem, jak to długo trwało, ale w końcu znalazłem się znowu w szerokim korycie rzeki i. Nie wiem, jak to długo trwało, ale w końcu znalazłem się znowu w szerokim korycie rzeki i nie tracąc czasu zacząłem krzyczeć, żeby dać znać o sobie. Nikt mi jednak nie odpowiedział. Pomyślałem, że Jim może uderzył gdzieś o jakąś rafę i się rozbił. Straszliwie zmęczony wyciągnąłem się w łodzi jak długi, nie dbając już o nic. Niech się dzieje, co chce, może nie będzie tak źle. Ma się rozumieć, nie miałem zamiaru spać, ale byłem straszliwie zmordowany. Postanowiłem więc tylko zdrzemnąć się chwilkę, jak kot, gdy zasypia przy mysiej noże. Musiałem jednak spać dłużej niż kot przy noży, bo gdy się przebudziłem, Gwiazdy świeciły jasno, mgła zniknęła bez śladu, a ja płynąłem środkiem rzeki, która tworzyła w tym miejscu szeroki, półkolisty zakręt. Po obu brzegach rzeki rosła gęstwina ciemnych, wysokich drzew, przypominająca ogromną czarną ścianę sięgającą do samego nieba. Przy świetle gwiazd niewiele można zobaczyć. Dojrzałem jednak dość daleko coś, co wyraźnie czerniło się na ciemnym tle wody. Podpłynąłem i okazało się, że było to kilka kłód drewna związanych ze sobą. W oddali znowu coś zamaniaczyło. Co sił powiosłowałem w tamtą stronę i teraz trafiłem w dziesiątkę. To była nasza tratwa. Z radością przedostałem się z łódki na tratwę, a jeszcze bardziej ucieszyłem się ze spotkania Gina. Spał poczciwiec z głową między kolanami, a ręką przyciskał wiosło. Drugie leżało strzaskane na pomoście, a cała tratwa była zasłana połamanymi gałęziami, liśćmi i mokrą ziemią. Nie tracąc czasu, położyłem się na pomoście pod samym nosem Jima i zacząłem ziewać, przeciągać się, niby niechcący trącając Jima. Wreszcie powiedziałem: Jim, zasnąłem? Dlaczego mnie nie obudziłeś? Święty Boże, to ty, hak. Nie umarłeś? Nie utonąłeś, wróciłeś? Ale fajnie. Czy to ty naprawdę? Niech ci się przyjrze, dzieciaku, niech cię dotknę. To ty, złotko moje wróciłeś. Cały i zdrowy? Ten sam hak, co dawniej, zupełnie ten sam. O dzięki ci, Boże. Co się tobie stało, Jim? Jesteś pijany? I ja pijany? Czy ja miałem się czym upić? To dlaczego mówisz od rzeczy? Co takiego powiedziałem? No, jak to? Nie wykrzykiwałeś, że wróciłem, że nie utonąłem i różne takie brednie? Przecież się stąd nie ruszałem. Hak, spójrz mi w oczy. Patrz mi prosto w oczy, hak. Mówisz, że się stąd nie ruszałeś? A jak ty myślisz? W ogóle się stąd nie ruszałem. Gdzie miałbym być? Ludzie, trzymajcie mnie, ludzie. Czy ja to ja, czy ktoś inny? Czy tu jest, tu, czy gdzie indziej? — Zdaje mi się, że ty jesteś ty, a tu jest tu, ale zdaje mi się, że ci się trochę pomieszało w głowie, stary wariacie. — Jeżeli ja jestem ja, to mi powiedz, wziąłeś linę czy nie wziąłeś? Wsiadłeś z liną do łódki czy nie wsiadłeś, żeby uwiązać tratwę? — Nie brałem liny i nie wsiadłem do żadnej łódki. — Gdzie miałem uwiązywać tratwę, do czego? Nie chciałeś uwiązać tratwy? Słuchaj, nie wyrwała lina drzewka i nie popłynęła tratwa razem z drzewkiem, a ty nie zostałeś z łódką gdzieś we mgle? Jakiej mgle? Mgle! Tej, co była prawie przez całą noc! Czy nie zgubiliśmy się wśród wysepek, a żaden z nas nie wiedział, gdzie szukać drugiego? I czy nie uderzyłem o jedną z tych przeklętych wysepek, że mało mi się tratwa nie rozbiła, a ja o mało nie utonąłem? Tego wszystkiego nie było, powiedz? Nie było? Nie rozumiem cię, Jim. Nie widziałem ani mgły, ani wysepek i nie gubiłem ani drogi, ani ciebie. Siedziałem tu całą noc i rozmawialiśmy. Dopiero teraz, najwyżej dziesięć minut temu, usnąłeś i zdaje mi się, że ja też usnąłem. Nie mogłeś przecież upić się w tak krótkim czasie, więc śniło ci się. Jak mogły mi się śnić takie rzeczy w tak krótkim czasie? Widocznie musiało ci się śnić, skoro mówisz o tym, czego nigdy nie było. Ale ja to wszystko widziałem na własne oczy, bardzo wyraźnie. Zdaje ci się, że widziałeś, ale tego wszystkiego nie było. Zaręczam ci, że się stąd wcale nie ruszałem. Przez kilka minut Jim milczał, widocznie rozmyślając o tym. W końcu powiedział: Być może wszystko to śniło mi się, ale niech mnie gęś kopnie, jeśli kiedykolwiek miałem tak wyraźny i męczący sen. Czasem sen męczy bardziej od rzeczywistości, ale mam nadzieję, że to był zabawny sen. Opowiedz mi go, Jim. Jim opowiedział mi wszystko, szczegół po szczególe, przebieg wypadków, tylko znacznie bardziej wszystko ubarwił. Potem zaczął znowu od początku i każdy szczegół tłumaczył po swojemu, bo ten sen uważał za zesłaną z góry przestrogę. Spotkana łacha miała oznaczać człowieka, który będzie chciał nam pomóc, ale przeszkodzi mu w tym prąd, czyli inny człowiek, który nas oddali od pierwszego. Wysepki oznaczają, przy... Wysepki oznaczają przykrości, które spotkać nas mają ze strony osób gwałtownych i nieżyczliwie do nas usposobionych. Jeżeli jednak będziemy się mieli na baczności, nie wejdziemy im w drogę i niczym ich nie urazimy, to ze spotkania z nimi wyjdziemy bez szwanku i z zagęstej mgły wypłyniemy szczęśliwie na spokojne wody, to znaczy, że dostaniemy się bez przeszkód do stanu, gdzie zniesiono niewolnictwo, i tam skończą się wszystkie nasze kłopoty. Tak, doskonale to wyłożyłeś, ale wytłumacz mi, jakie ma znaczenie to, co snem przecież nie jest. Popatrz! I wskazałem różne patyki i liście, zaścielające całą tratwę na wiosło, które uległo złamaniu, gdy się nim odpychał od brzegów wysepek. Jim patrzył na grubą warstwę gałęzi i na mnie, ale sen tak mocno wbił mu się w głowę, że zagościł już tam na dobre. Dopiero po dłuższej chwili powiedział. — Jakie to ma znaczenie? — No to ci powiem! Gdy zmordowany sterowaniem szedłem spać, to czułem, że serce omal nie pęknie mi z żalu za tobą. A gdy się obudziłem i zobaczyłem ciebie obok, zdrowego i całego, to się mało nie rozpłakałem z radości i gotów byłem przed tobą paść na kolana i twoje nogi całować. Ty zaś przez cały ten czas myślałeś tylko o tym, jakby starego Jima okłamać i wystrychnąć na dudka. To wszystko, co zaśmieca pokład, jest wytworem twojej wyobraźni, bo śmieciem są ludzie, którzy obrzucają błotem swoich przyjaciół i bawią się ich kosztem. To powiedziawszy, podniósł się z miejsca i powolnym krokiem poszedł w kierunku Budy. Wszedł do jej wnętrza i nic więcej już nie rzekł. Poczułem się tak poniżony, że teraz ja gotowy byłem w ramach przeprosin ucałować jego nogi. Upłynął dobry kwadrans, zanim się przemogłem i poszedłem ukorzyć się i przyznać do winy. Zrobiłem to i co więcej nigdy tego nie żałowałem. Nigdy już później nie bawiłem się jego kosztem, a i wtedy nie postąpiłbym tak, gdybym przewidział, że Jim tak weźmie ten żart do serca. Rozdział szesnasty. Oczekiwanie do Kairo, grube kłamstwo, mijamy Kairo na lądzie. Przespawszy prawie cały dzień, ruszyliśmy dopiero nocą. Rzeka w tym miejscu była tak szeroka, że prawie nie widzieliśmy brzegów, a tylko dwie wysokie ściany drzew. Rozmawialiśmy o Kairo, niepewni, czy przepływając obok, odgadniemy, że to jest to miasto, a nie inne. Ja uważałem, że zapewne nie odgadniemy, bo słyszałem, że jest tam zaledwie kilkanaście domów, których, zwłaszcza wśród nocy, możemy nie dostrzec. Jim utrzymywał, że poznamy, bo pod samym miastem do Mississippi wpada inna rzeka. Stanęło na tym, że jak tylko zobaczymy światło na brzegu, podpłynę łodzią, żeby zasięgnąć języka. Musieliśmy tylko pilnie uważać, żeby nie przeoczyć miasta. Jim był pewien, że je zobaczy, ponieważ na jego widok od razu stanie się wolny. Gdyby je przeoczył, to znalazłby się znów w Stanach, gdzie istnieje niewolnictwo i utraciłby wszelką nadzieję na wolność. Zrywał się co chwila i wołał Kajro. O Kajro. Ale miasta nie było. Widział tylko błędne ogniki lub robaczki świętojańskie, znów więc siadał i wytężał wzrok, oczekując chwili, w której nareszcie zobaczy to miasto. Drżał ze wzruszenia na myśl o bliskiej wolności. Prawdę mówiąc, i ja drżałem patrząc na niego. Zaczynało mi świtać w głowie, że Jim już jest wolny. A kto to uczynił? Ja. Owa pewność tak mnie dręczyła, że nie mogłem spokojnie usiedzieć. Przedtem. Nigdy mnie to nie interesowało, ale teraz coś mnie wewnątrz gryzło i dręczyło. Przekonywałem siebie, że to nie moja wina i to nie ja skłoniłem Jim'a do porzucenia swej właścicielki, ale to wszystko nie skutkowało. Wiedziałeś przecież, mówiło mi sumienie, że Jim po to uciekł, żeby stać się wolny. Powinieneś przybić do brzegu i powiedzieć o tym pierwszemu, kogo spotkasz. Jednocześnie, gdy takie myśli mnie zaprzątały, Jim ciągle mówił głośno jak tylko dostanę się do stanu, gdzie zniesiono niewolnictwo, to przede wszystkim zacznę oszczędzać i na nic nie wydam ani centa. Gdy zaś uzbieram ile trzeba, wykupię swą żonę, której właściciel mieszka na folwarku sąsiadującym z posiadłością Miss Watson i wtedy oboje już razem zaczniemy pracować i oszczędzać na wykupienie naszych dwojga dzieci. Gdyby zaś pan nie chciał ich sprzedać, to wyszukam sobie jakiegoś abolicjonistę, który mi dzieci wykradnie. Aż ciarki mnie przechodziły, jak tego słuchałem. Jim nigdy nie ośmielił się mówić głośno w ten sposób. Sumienie dokuczało mi coraz bardziej, wreszcie dłużej nie mogąc wytrzymać, powiedziałem do niego cicho tak, żeby nie usłyszał: Daj mi spokój. Jeszcze nie jest za późno. Jak tylko zobaczę na brzegu jakieś światło, zaraz tam popłynę i powiem pierwszemu spotkanemu o tobie. Od razu mi jakoś ulżyło. Czułem się szczęśliwy i lekki jak piórko. Pierzchły wszystkie moje zgryzoty. Usiadłem spokojnie i wypatrywałem światła, nucąc sobie coś pod nosem. Po chwili zabłysło gdzieś światełko, a Jim zawołał na całe gardło. Jesteśmy bezpieczni, hak! Bezpieczni! Podskocz raz i drugi! Uderz się pięcami! To Kajro! Poczciwe Kairo, Natychmiast je poznałem! Ciesz się ze mną! A ja na to popłynę łódką i przekonam się, czy się nie mylisz. Może to tylko jakaś wioska. Jim w mgnieniu oka przygotował łódkę. Stare palto położył na dnie, żebym miał na czym siedzieć, dał mi wiosło do ręki, a gdy już nieco się oddaliłem, zawołał za mną. Za chwilę będę krzyczał z radości. Jestem wolny, wolny. A jeżeli jestem wolny, to dzięki hakowi. Gdyby nie hak, nigdy bym jej nie odzyskał. Jim nigdy ci tego nie zapomni, kochany hak! Jim nigdy nie miał lepszego przyjaciela na świecie! Szybko wiosłowałem, chciałem bowiem uspokoić sumienie, ale gdy to usłyszałem, jakby mi ktoś ręce przetrącił, zwolniłem i zacząłem rozmyślać, bo nie byłem już pewien, czy mam się wciąż cieszyć z powziętego postanowienia. Z daleka słyszałem jeszcze głos Jima. — Z Bogiem! Z Bogiem, kochany i wierny przyjacielu! Dobry hak! Jedyny biały, który staremu Jimowi pomógł! Teraz już naprawdę zrobiło mi się niedobrze. Pomyślałem jednak, że muszę tak postąpić, jak postanowiłem wcześniej. W tym momencie zobaczyłam łódź płynącą prosto na mnie, a w niej dwóch ludzi ze strzelbami. Zatrzymali się. Ja także. Jeden z nich spytał. — Co tam jest na rzece? — No, tratwa — — Jesteś stamtąd? — Stamtąd. — Ile na niej mężczyzn? — Tylko jeden. — Słuchaj, dziś w nocy zbiegło pięciu murzynów. Czy ten jeden na tratwie jest biały czy czarny? — Nie od razu odpowiedziałem. Chciałem powiedzieć, że czarny, ale nie mogłem. Słowa nie wychodziły mi z gardła. Widząc, że mi sił nie starczy, dałem za wygraną i rąbnąłem prosto z mostu. — Biały! Zajrzymy jednak, żeby się przekonać, czy mówisz prawdę. Bardzo bym chciał, żeby panowie zajrzeli, bo tam na tratwie jest tatuś. To może by nam panowie pomogli przyholować tratwę do brzegu. Tatuś jest chory i mama, chora i Maria Anna. Do licha! Spieszymy się bardzo, chłopcze. Ale myślę, że musimy pomóc twemu ojcu. Tymczasem bywaj zdrów. Wzięli się do wioseł, ja także. Oddaliliśmy się od siebie na kilka łokci. Wtedy powiedziałem. Tatuś strasznie panom będzie wdzięczny, słowo daję. Jak tylko kogoś proszę o pomoc, to wszyscy od razu uciekają, a ja przecież sam nie dam rady. To dziwne, powiedz prawdę, chłopcze, na co choruje twój ojciec? Tatuś jest chory na na to nic wielkiego, tylko chory. Przestali wiosłować, a drugi, który dotąd milczał, odezwał się. Kłamiesz, chłopcze, gadaj zaraz to jest twemu ojcu. Radzę ci mów prawdę. Lepiej na tym wyjdziesz. Powiem, proszę pana, daję uczciwie słowo, że powiem. Tatuś ma. ma. proszę panów. Niech panowie nie oddalają się od stratwy i pozwolą podpłynąć. Rzucelinę. Proszę panów. Cofaj się, John, cofaj, zawołał pierwszy. A ty, chłopcze, trzymaj się z daleka, pod wiatr. Diabli nadzali. Właśnie stamtąd wieje. Chłopcze, twój ojciec jest chory na ospę i doskonale o tym wiesz. Czemu nie powiedziałeś od razu prawdy? Czy chcesz roznieść zarazę po całym kraju? — Kiedy ja... ja... — rzekłem szlochając. — Mówiłem przedtem każdemu, lecz wszyscy ode mnie uciekali. — Biedny jesteś. Żal nam ciebie z całego serca, ale widzisz, my też nie mamy ochoty zachorować. Słuchaj, powiem ci, co masz zrobić. Nie próbuj holować tratwy sam. Nie dasz rady, albo ją rozbijesz na drzazgi. Popłyńcie jeszcze ze dwadzieścia mil w dół rzeki i zobaczycie po lewej stronie miasto... Będzie już wtedy po zachodzie słońca, ciemnawo, powiedz, że wszyscy chorujecie na febrę. Nie bądź głupi, nie pozwól się nikomu domyślić, że to nie febra, lecz ospa. Za grzeczność, którą ci wyświadczamy, zrób i ty nam grzeczność i odpłyń szybko na te dwadzieścia mil. Nie przybijaj do brzegu tam, gdzie widać światło, bo to tylko składy drewna. Twój ojciec jest na pewno biedny. Na pewno tak, widzę to po twoim wyglądzie. Patrz, tu na tej desce kładę złotą dwudziestodolarówkę. Zaniesie ją do ciebie woda, weź te pieniądze. Nie samemu wstyd, że tak od ciebie uciekamy, ale dali Bóg z Ospą nie ma żartów, sam przecie wiesz. Poczekaj, Parker, odezwał się drugi. Masz tu drugą dwudziestodolarówkę, połóż ją także na desce. To ode mnie. Bóg z tobą, chłopcze, Bóg z tobą, zrób jak ci radzi Pan Parker, a dobrze na tym wyjdziesz. Tak, tak, chłopcze, bądź zdrów, bądź zdrów, a jeżeli gdzieś zobaczysz zbiegłych murzynów, to wezwij pomoc i złap ich, zarobisz sporo pieniędzy. M bywajcie panowie zdrowi, odpowiedziałem, postaram się tak zrobić. Oddalili się, a ja powróciłem na tratwę, upokorzony i nieswój, wiedząc, że źle postąpiłem. Przekonałem się przy tym, że już chyba nie nauczę się być dobrym. Po chwili zastanowienia powiedziałem jednak sobie: Słuchaj, hak. Przypuśćmy, że postąpiłbyś jak należało i wydał Jima. Czy czułbyś się lepiej niż teraz? Nie, odpowiedziałem sobie. Wcale nie lepiej. Wszedłem do naszej budki, a tam Jima nie ma. Rozglądam się naokoło, nigdzie go nie ma, zawołałem, więc Jim Tu jestem hak. Już ich nie widać? Nie mów tak głośno. Stało w wodzie po samą szyję, tylko nóż było mu widać z zatratwy. Wszystko słyszałem, co mówiliście, powiedział. Sunąłem się więc do rzeki i gotów już byłem płynąć do brzegu, gdyby tu zajrzeli. Potem znów wróciłbym. Ale udało ci się z nimi, Hak. Wyprowadziłeś ich w pole aż miło. Złotko ty moje ocaliłeś starego Jima i stary Jim nigdy ci tego nie zapomni, nigdy. Potem zaczęliśmy rozmawiać o pieniądzach. Wypadło po dwadzieścia dolarów w złocie dla każdego. Jim był zdania, że teraz możemy sobie kupić miejsca na pokładzie parowca, a tych pieniędzy wystarczy na najdłuższą podróż po wolnych Stanach. Dodał też, że płynąć jeszcze dwadzieścia mil to nic, ale chciałby już mieć je za sobą. Nad ranem zatrzymaliśmy się, a Jim usiłował ukryć tratwę jak najdalej i przez cały dzień zajęty był pakowaniem rzeczy. Następnej nocy, około dziesiątej, ujrzeliśmy światła dużego, jak się zdawało miasta, na lewym brzegu rzeki tworzącej w tym miejscu zatokę. Popłynąłem łódką dowiedzieć się od ludzi, jak się nazywa. Niestety okazało się jednak, że to nie Kairo. Przed świtem, gdy ukryliśmy się między lewym brzegiem a gęsto zadrzewioną wysepką, żeby spędzić tam dzień, domyślając się czegoś, powiedziałem do Jima A może minęliśmy Kajro podczas tamtej mgły w nocy? Nie warto już o tym mówić, hak, odparł Jim. Czy biedny Murzyn może być szczęśliwy? Wiedziałem, że to nie koniec nieszczęść, które nam przyniosła skóra grzechotnika. Żebym nigdy nie zobaczył tej skóry. To nie twoja wina, hak, nie twoja. Ty nie wiedziałeś, że ona sprowadza nieszczęście. Niepotrzebnie robisz sobie wyrzuty. Gdy się rozwidniło, zobaczyliśmy po lewej ręce czyste, jasne wody Ohio, a po prawej płynęła nasza poczciwa Mississippi, a za nami Kairo. Trzeba coś było wymyślić. Płynąć stratwą pod prąd nie damy rady, wysiąść na brzeg nie możemy. Nie było innej rady, musieliśmy doczekać nocy i wtedy dopiero łódką spróbować szczęścia. Przespaliśmy więc cały dzień w bawełnianych zaroślach, aby nabrać sił do czekającego nas wysiłku. Gdy jednak o zmroku wróciliśmy do naszej tratwy, okazało się, że łódka zniknęła. Przez dość długą chwilę obaj milczeliśmy. O czym było mówić? Wiedzieliśmy doskonale, że to skóra grzechotnika w dalszym ciągu mści się na nas. Po co więc strzępić język? Należało coś postanowić. Nie było innej rady trzeba płynąć tratwą, dopóki nie nadarzy się okazja kupienia łódki, żeby wrócić do Kairo. Po nadejściu nocy znowu byliśmy na tratwie. Kto do tej pory jeszcze nie wierzył, że skóra węża przynosi nieszczęście, na pewno zmieni zdanie, gdy opowiem dalszy przebieg wypadków. Płynęliśmy około trzech godzin. Noc z czarnej stawała się szara i jakby gęstniała. Jest to prawie tak samo niebezpieczne jak mgła. Nie widać brzegów rzeki, wszędzie jest szaro. Nagle usłyszeliśmy płynący parowiec. Zapaliliśmy latarnie i słuchaliśmy, jak dyszy, jak rozbija wodę, choć wcale go nie widzimy. Dopiero, gdy był już zupełnie blisko, zorientowaliśmy się, że płynie prosto na nas, był to ogromny i bardzo szybko płynący parowiec, a wyglądał jak jedna wielka czarna chmura wysadzana rzędami świecących robaczków świętojańskich. Zanim się spostrzegliśmy, wisiał już prawie nad nami, wyszczerzając na nas szeroko otwarte drzwi pieców, jakby szereg zębów rozpalonych do czerwoności. Nagle dał się słyszeć krzyk, wołania mnóstwa głosów naraz, dzwonki sygnałowe, głośna komenda wzywająca do zatrzymania maszyn, cyk, szum, gwizd raptownie wypuszczanej pary. I podczas gdy Jim, niespodziewanie podrzucony w górę, wpadał do wody z jednej strony a z drugiej, parowiec, miażdżąc stratwę przepływał środkiem jej szczątków. Zanurkowałem najgłębiej, jak mogłem, wiedząc, że trzydziestostopowe koło przejdzie nade mną. Chciałem więc, żeby nie zabrakło mu miejsca. Zwykle mogę wytrzymać pod wodą minutę, ale tym razem zdaje mi się, że znacznie dłużej wytrwałem. Zacząłem się już dusić, chciałem więc jak najszybciej wydostać się na powierzchnię. Tymczasem parowiec zatrzymał na jakieś dziesięć sekund maszyny, następnie znów puścił je w ruch, bo takie potwory niewiele sobie robią, stratew i ludzi. Popłynął dalej i zaczął znikać mi z oczu w szarym i gęstym powietrzu, choć jeszcze go słyszałem. Dżima wołałem przynajmniej kilkanaście razy, ale na próżno. Moje nawoływania pozostały bez odpowiedzi. Chwyciłem się jakiejś deski i zacząłem płynąć w kierunku brzegu. Wdrapałem się na dość wysoki brzeg, ale niewiele mogłem zobaczyć. Poszedłem dalej po omacku jakieś ćwierć mili i niespodziewanie trafiłem na staroświecki drewniany dom, który chciałem ominąć i pójść dalej. Wtedy jednak wyskoczyło na mnie stado psów i zaczęło zawzięcie ujadać. — Nie byłem taki głupi, żeby przed nimi uciekać. Rozdział siedemnasty Późna wizyta Folwark w Arkansas Chwilę potem ktoś wychylił się z okna i zawołał. — Hej, kto tam? — To ja — odpowiedziałam. — Co za ja? — George Jackson, proszę pana. — Czego chcesz? — Ja nic nie chcę, proszę pana... Chciałem tylko przejść tędy, ale psy nie chciały mnie puścić. A dlaczego się włóczysz o tej porze, co? Ja się nie włóczę, proszę pana, ja tylko wypadłem z pokładu parowca. Co? Naprawdę wypadłeś? Zabalcie światło. Więc jak się nazywasz? George Jackson, proszę pana. Jeszcze jestem mały. Słuchaj, jeżeli mówisz prawdę, nie musisz się bać. Nikt ci nic złego nie zrobi. Nie próbuj jednak ruszać się z miejsca. Stój tam, gdzie stoisz. Bo i Tom, ruszcie się i przynieście strzelby. Georgeu, Jacksonie, czy jest jeszcze ktoś z tobą? Nie proszę pana, jestem sam. Usłyszałem ruch w domu i koło domu. Zobaczyłem światło i ten sam głos krzyknął: Zabierz stąd świecę, głupia stara. Czy już do reszty rozum straciłaś? Postaw ją na podłodze. Bob, jeżeli obaj z Tomem jesteście gotowi, to zajmujcie stanowiska. Tak jest! Odpowiadaj, George'u Jacksonie. Czy znasz Shepherdsonów? Nie znam, proszę pana. Nigdy o nich nie słyszałem. Hmm. Może to prawda, może i nieprawda. Zbliż się, George'u Jacksonie. Pamiętaj, nie śpiesz się. Idź powolutku. Jeżeli ktokolwiek jest z tobą, niech się nie pokazuje. Jeżeli się pokaże, zastrzerę go. Chodź tu, w naszą stronę. Idź powoli. Otwórz drzwi sam na tyle tylko, żebyś się mógł przez nie przecisnąć, słyszysz? Nie śpieszyłem się. Nie mogłem, choćbym nawet chciał. Powolutku, krok za krokiem postępowałem, słysząc bicie swojego serca. Psy zachowywały się równie cicho jak ludzie, ale szły tuż za mną. Gdy doszedłem do trzech drewnianych schodów wiodących do drzwi, usłyszałem, że ktoś je otwiera, odsuwa rygle i zasłówy. Położyłem rękę na drzwiach i lekko popychając otwierałem je powoli, dopóki ktoś nie powiedział. Dosyć. Włóż teraz głowę. Tak zrobiłem, ale bałem się strasznie, czy zaraz jej nie stracę. Na podłodze stała świeca, którą wszyscy otaczali, przyglądając się mi z widocznym zaciekawieniem. Stało tam trzech dorosłych mężczyzn z wymierzonymi we mnie strzelbami. Nie jest to wcale przyjemne. Najstarszy, siwy, mógł mieć około sześćdziesięciu lat, pozostali po trzydzieści albo trochę więcej. Wszyscy byli przystojni i słusznej postury. Za nimi stała siwa, malutka staruszka z dwiema pannami, których nie widziałem dokładnie. Stary jegomość powiedział: No dobrze, wejdź. Zaledwie wszedłem. Stary natychmiast zamknął drzwi na klucz, pozasuwał rygle, na drzwi założył żelazną sztabę, polecając młodym ludziom iść za nim ze strzelbami. Gdy wszyscy weszliśmy do dużego pokoju bawialnego, którego podłoga zasłana była nowiutkim dywanem poszywanym z gałganków, mężczyźni skupili się w rogu najbardziej oddalonym od okien, które były tylko w ścianie frontowej. Jeden z nich trzymał w ręku świecę. Wszyscy przyglądali mi się bacznie, mówiąc do siebie: nie, to żaden z szepersonów. Niepodobny do nich. Potem w stary jegomość, w przekonaniu, że mi to nie zaszkodzi, postanowił zbadać, czy nie mam przy sobie broni. Nie szukając nawet po kieszeniach, obmacał mnie rękami po wierzchu i powiedział, że teraz jest już spokojny. Oświadczył też, że mam się rozgościć i czuć się jak u siebie w domu. Chciał nawet, żebym zaraz wszystko o sobie opowiedział. Na to odezwała się milutka staruszka: Co ty mówisz, Saulu? Biedny chłopak jest przecież cały mokry, a ty mu każesz opowiadać. Chyba musi być głodny, a ty o tym nawet nie pomyślisz. Masz rację, Rachelo. Nie przyszło mi to do głowy. Beci, powiedziała wtedy staruszka do służącej Murzynki. Biegnij zaraz do spiżarni i przynieś temu biedactwu coś do zjedzenia. A któraś z was dziewczęta niech obudzi Baka i powie mu: "A, oto i Bak." Bak, weź ze sobą tego chłopczyka, zdejmij z niego mokre ubranie i daj mu jakieś swoje. Przeziębić się gotów nieborak. Bak wyglądał na mojego rówieśnika. Mógł mieć trzynaście albo czternaście lat, chociaż był nieco wyższy ode mnie. Miał okropnie rozczochraną czuprynę, a na sobie tylko koszulę. Wszedł, ziewając i przecierając oczy kułakiem jednej ręki, w drugiej zaś trzymał strzelbę, którą ciągnął za sobą. Nie ma nie ma, odpowiedzieli mu chórem mężczyźni. Alarm był fałszywy. Mają szczęście. Gdyby choć jeden z nich się pokazał, miałby do czynienia ze mną. Wszyscy się roześmiali, a wielki Bob powiedział. Mogli nas oskalpować, tak długo się guzdrałeś. Bo nikt po mnie nie przyszedł, to niesprawiedliwe. Zawsze mnie wysyłają spać. Wszystko się dzieje bez mnie. Nie martw się, nie martw chłopcze, rzekł stary. Będzie jeszcze i dla ciebie robota. A teraz. Ruszaj stąd i zrób co ci matka kazała. Gdy poszliśmy na górę do jego pokoju, bag wyjął grubą koszulę, kurtkę i spodnie. Gdy wkładałem ubranie, zapytał mnie jak się nazywam, lecz zanim zdążyłem odpowiedzieć, już sam zaczął mi mówić o jakimś osobliwym dzieńsiole i małym króliku, którego onegdaj w lesie złowił, a potem spytał, gdzie był mojżesz, gdy świeca zgasła. Odpowiedziałem, że nie wiem, bo nie wiedziałem naprawdę. Nikt mi nigdy o tym nie mówił. — Zgadnij. — Jak mogę zgadnąć, kiedy nigdy o tym nie słyszałem? — Zawsze przecież możesz zgadywać, to łatwe. — Jaka świeca zgasła? — No świeca, taka zwyczajna. — Skąd ja mogę wiedzieć, gdzie się Mojżesz wtedy znajdował? — Ach, żeż ty, w ciemności. — No, jeżeli wiesz, gdzie był, to po co pytasz? — Nie rozumiesz, że to zagadka? Słuchaj, długo będziesz u nas? — Wiesz, co ci powiem? — — Zostań na zawsze. Będziemy mieli labę, lekcji, teraz nie ma, są wakacje. Masz psa? Ja mam, wskakuję do wody i aportuję patyki, któremu rzucam. Lubisz czesać się w niedzielę i różne takie świąteczne ceremonie? Ja ich nie lubię, ale się czeszę, mama każe. Niech licho porwie te spodnie, muszę je założyć, a tu tak gorąco. Jesteś już gotowy? No to dobrze. Chodź teraz za mną, starasz kapo. Zimne podpłomyki, zimna pieczeń wołowa, masło i maślanka, wszystko to postawili dla mnie jednego, a wszystko było wyborne i tak mi smakowało jak nigdy. Wszyscy zadawali mi pytania. Ja opowiadałem, że mój tatuś posiadał mały folwarczek w głębi Arkansas, w miejscu najdalej oddalonym od rzeki, gdzie żyliśmy spokojnie i wygodnie. Moja siostra, Mary Ann, uciekła z domu, wyszła za mąż i od tej pory już o niej nie słyszeliśmy. Starszy brat Bill wyprawił się na jej poszukiwanie i także przepadł bez wieści. Mali braciszkowie Tom i Morty zmarli, a po ich śmierci zostaliśmy tylko we dwóch, tata i ja. Taty jakby nie było, bo udręczony z gryzotą wkrótce umarł. Ja po jego śmierci zebrałem wszystko, co było i wykupiłem sobie miejsce na parostatku płynącym w górę rzeki. Gdy jednak przechyliłem się nieostrożnie, wpadłem do rzeki i tak się tu znalazłem — Odpowiedzieli mi na to, że mogę siedzieć u nich jak długo zechcę i żebym czuł się jak we własnym domu. W międzyczasie rozwidniło się i wszyscy poszli spać. Ja też, położywszy się razem z bakiem, zasnąłem jak kamień. Gdy się obudziłem przed południem, przeszło mnie mrowie. Zapomniałem, jak się nazywam. Długo tak leżałem i za nic w świecie nie mogłem sobie przypomnieć. Gdy wreszcie bak się obudził, spytałem: Umiesz czytać? Umiem, odpowiedział założę się, że nie potrafisz napisać mojego nazwiska. A ja się założę, o co chcesz, że potrafię. No to pokaż. George Jackson. No i co? Prawda, powiedziałem. Napisałeś. Byłem pewny, że nie umiesz. No ale moje nazwisko jest łatwe i bez uczenia się można to zrobić. Dobrze jednak zapamiętałem sobie każdą głoskę, bo a nuż ktoś zażąda ode mnie, abym kiedyś przeliterował własne nazwisko. Trzeba się mieć na baczności i wyrecytować głoskę po głosce, jakbym to już robił setki razy. Była to bardzo porządna rodzina i zamożny dom. Nigdy dotąd nie widziałem tak wytwornego domu wiejskiego. Składał się właściwie z dwóch budynków, bardzo do siebie podobnych. Odstęp między nimi pokryty był dachem, wyłożony podłogą, a podczas upałów służył za jadalnie. A co to było za jedzenie? I obfite i dobre. Rozdział osiemnasty. Pułkownik Grangerford, arystokracja, Stara waśń, Testament, Cyranki, znalazła się tratwa, składy drewna, jadka, ucieczka. "Pułkownik Grangerford był szlachcicem, jak to się mówi, dobrze urodzonym, a to się ceni u człowieka i konia, tak mawiała wdowa Douglas, należąca w naszym miasteczku do arystokracji. Pan Grangerford, wysoki, szczupły, miał śniadą cerę, chude policzki, które każdego ranka starannie golił, bardzo wąskie usta i nozdrza, nos orli, gęste brwi i oczy tak czarne, że podobnych nigdy nie widziałem." W niedzielę zawsze wkładał szafirowy frak z mosiężnymi guzikami, a do tego nosił machoniową laskę z dużą srebrną gałką. Nie znosił żartów, ale za to nigdy nie wybuchał gniewem. Był bardzo dobry i każdy musiał go lubić. Gdy oboje z siwiutką żoną schodzili rano na dół do pokoju, w którym znajdowała się już cała rodzina, wszyscy wstawali, mówiąc rodzicom dzień dobry i nie siadali do puty, dopóki oni nie usiedli. Wtedy tom z Bobem szli do kredensu, gdzie stały przygotowane butelki, przyrządzali kieliszek wódki z gorzkimi kroplami i podawali go ojcu. Pan Grangerford trzymał go w ręku tak długo, dopóki tom z Bobem nie przyrządzili sobie swojego napoju. Kłaniając się rodzicom, mówili: „Uszanowanie panu ojcu i pani matce. Rodzice zaś, skłoniwszy się z lekka, odpowiadali: „Dziękujemy wam.” Gdy wypili, Bob z Tomem nalewali na dno swoich kieliszków po kropli wybornej, z jabłek pędzonej wódki i po łyżeczce wody. Osładzali tę mieszaninę szczyptą cukru, wołali mnie i Baka, żebyśmy przyszli wypić za zdrowie starszych państwa. Najstarszy był Bob, po nim Tom. Obaj wysocy, piękni, ogorzali, barczyści, obaj mieli czarne włosy i oczy. Nosili białe ubranie jak ojciec, a do tego ogromne kapelusze Panama. Młodsza od nich była Charlotte, dwudziestopięcioletnia panna, też wysoka, wyniosła i najlepsza w świecie, dopóki jej coś nie rozgniewało. Była bardzo piękna. Niemniej urodziwa była jej siostra Sofia, ale i zupełnie do niej niepodobna, łagodna i cichutka jak gołąbek miała dopiero dwadzieścia lat. Każdy z członków rodziny miał własnego służącego, oczywiście murzyna. Miał go też i bak, miałem i ja. Dawniej rodzina była liczniejsza. Brakowało bowiem trzech synów, którzy zostali zabici i córki Emmeliny, która młodo zmarła. Grangerford był właścicielem wielu folwarków i przeszło stu murzynów. Od czasu do czasu zjeżdżało się tu po kilkanaście osób, wszyscy konno i siedzieli po pięć, sześć dni. Wtedy dopiero było wesoło. Całymi dniami pływanie po rzece, pikniki, tańce w lesie na trawie, a w domu do Białego Rana. W sąsiedztwie był jeszcze drugi dom, równie bogaty. Mieszkało w nim kilka rodzin, a prawie wszyscy mieli to samo nazwisko Shepherdson. Byli tak samo dobrze urodzeni, tak samo bogaci i równie wielcy panowie jak rodzina Grangerfordów. Oba domy korzystały z tej samej przystani, znajdującej się niespełna dwie mile od domu. Gdy czasami odprowadzałem Grangerfordów wybierających się na jakąś wycieczkę parowcem, to zwykle spotykałem przynajmniej kilku Shepherdsonów na pięknych koniach. Pewnego dnia Bak i ja polowaliśmy w lesie, gdy nagle usłyszeliśmy ten ten kopyt. Przechodziliśmy właśnie przez drogę i bak zawołał Uciekaj w las, prędko. Jednym susem skoczyliśmy w las. Ukryci patrzyliśmy spoza gałęzi na drogę. Po chwili nadjechał w pełnym galopie piękny, wyniosły młodzieniec. Siedział na koniu jak żołnierz, jakby zrośnięty z siodłem, a przed sobą trzymał strzelbę gotową do strzału. Był to jeden z młodych Shepardsonów, Harnej. Nagle, tuż nad moim uchem, rozległ się wystrzał. To bagdał ognia, strącając Harnejowi kapelusz z głowy. Ten chwycił strzelbę i zbliżał się prosto w naszą stronę, choć z zaliści nie mógł nas widzieć. Nie czekaliśmy na niego. Wzięliśmy nogi za pas i uciekliśmy do lasu. Obejrzawszy się przez ramię, zobaczyłem, że Harnej dwukrotnie przymierzał się, jakby chciał do nas strzelić. Rozmyślił się jednak zawrócił konia i odjechał biegliśmy aż do domu gdy bako powiedział co zaszło staremu aże zaiskrzyły się oczy ale po chwili spoważniał i rzekł do syna łagodnie, ale serio nie podoba mi się to strzelanie z zakrzaka dlaczego nie wyszedłeś na drogę? — przeperconoowie nie robią tak ojcze zawsze korzystają ze sposobności i napadają z nienacka. Miss Charlotte. Słuchała opowiadania, podnosząc dumnie głowę jak królowa. Z jej oczu leciały iskry. Starsi bracia spochmurnieni nie mówili ani słowa. niż Sofia zbladła okropnie, ale rumieniec wrócił jej na twarz, gdy się dowiedziała, że młodzieńcowi nic się nie stało. Kiedy znaleźliśmy się sami, nieopodal z pichlerza, zapytałem Baka: Czy ty chciałeś go zabić? Oczywiście. Co on ci zrobił? On nic. No więc, dlaczego chciałeś go zabić? Bez powodu. Tylko widzisz, między nami jest właśnie rodowa. Co to znaczy? Gdzie ty się wychowywałeś, że nie wiesz, co to właśnie rodowa? Nigdy o tym nie słyszałem, więc powiedz, co to takiego? Widzisz, rzekł Bak, to jest tak. Jeden człowiek pokłóci się z drugim i zabije go, a potem. Brat tego drugiego zabije pierwszego, a potem bracia obu pozabijają się nawzajem. A potem zaczną się zabijać bracia stryjeczni, aż wszyscy się pozabijają i wtedy właśnie się skończy. Ale to idzie powoli, długo trwa. A wasza waśń długo się już ciągnie? Wydaje mi się, że długo. Wszystko zaczęło się trzydzieści lat temu, a może dawniej. Posprzeczano się, nie wiem już o co, i z tego wyniku proces. Jeden z dwóch, co się posprzeczali, wygrał proces, więc ten drugi zastrzelił go, co zresztą było naturalne. Na jego miejscu każdy by zrobił to samo. O co się pokłócili? O ziemię? Chyba tak, ale pewności nie mam. A kto kogo zastrzelił pierwszy? Grangerford Shepherdsona, czy na odwrót? Skąd mam takie rzeczy wiedzieć? To było już tak dawno. I nikt tego nie wie? eh nie! Ojciec musi wiedzieć, a może i któryś ze starszych braci, ale i oni zapewne nie wiedzą już o co poszło. A ilu już zginęło? Sporo, ale nie wszyscy. Do ojca strzelali raz z grubym śrutem, ale przeżył, choć śród dotąd w nim siedzi. Boba napoczęli trochę nożem, a i tomowi też się dostało parę razy. A w tym roku ktoś zginął? Tak, po jednym od nas i od nich. Jakieś trzy miesiące temu mój cioteczny brat, bad, czternastoletni chłopiec, Jechał przez las po tamtej stronie rzeki. Nie miał ze sobą żadnej broni, co było wielką głupotą z jego strony, kiedy nagle w leśnej głuszy usłyszał za sobą tętent konia. Obejrzał się. To jechał stary Baldi shepherdson Wiatr rozrzucał mu długie siwe włosy, a on podniósł strzelbę i wziął chłopca na cel. Bat sądził, że uda mu się uciec z drogą. Zaczęli się ścigać. Bat uciekał starego goniu, aż wreszcie Bad, widząc, że nie ucieknie, wstrzymał konia. Obrócił się do Starego twarzą, tak żeby kula. Rozumiesz? Trafiła go w samo czoło. Stary podjechał, strzelił i zabił go na miejscu. Niedługo jednak cieszył się. W ciągu tygodnia nasi się z nim rozprawili. Myślę, że stary Shepherdson postąpił podle. Przeciwnie. Nie było w tym nic nieszlachetnego. Wśród Shepherdsonów nie ma tchórzy i podłych. I pomiędzy Grangerfordami też ich nie ma. Ten sam stary Shepherdson pół godziny walczył przeciwko trzem Grangerfordom i nie dał im się. Oni wszyscy byli konno, on zaś zsiadł z wierzchowca, stanął między sągiem drewna a swoim koniem, żeby mieć zasłonę od kul. Grangerfordowie strzelali do niego z boku, a on się bronił. Ledwo doszedł do domu razem z koniem, ale doszedł, podczas gdy Grangerfordów trzeba było nieść. Jeden z nich był zabity, a drugi umarł nazajutrz. Nie, przyjacielu! Kto chce znaleźć podłych albo tchórzów, niech nie traci czasu na szukanie ich między szepersonami. Tam nie rodzi się ten gatunek. Następnej niedzieli pojechaliśmy wszyscy konno do kościoła, odległego o trzy mile. Mężczyźni wzięli ze sobą strzelby, bag wziął także. W czasie nabożeństwa trzymali je między kolanami, a jeżeli któryś rozstał się na chwilę ze swoją, to po to jedynie, aby ją tuż za sobą oprzeć o ścianę. To samo robili i insze personowie, ale jedni i drudzy uważnie słuchali nabożeństwa. Po obiedzie Miss Sofia, stojąc w drzwiach swojego pokoju, skinęła na mnie i zapytała, Czy podjąłbyś się oddać mi drobną, ale bardzo ważną przysługę, nikomu o tym nie mówiąc? Mogę zrobić wszystko. Zapomniałam z kościoła swojej Biblii, która została w naszej ławce i leży między dwiema innymi książkami. Wymknij się niepostrzeżenie, pobiegnij do kościoła, przynieś mi ją, ale nie mów o tym nikomu ani słowa. Zaraz idę. Po chwili byłem już w kościele, gdzie nie zastałem nikogo. Idąc po książkę myślałem sobie, że coś się tu święci. Nie jest rzeczą naturalną, żeby młoda panienka nie mogła się obejść bez swojej Biblii. Potrząsnąłem więc książką, a z pomiędzy kartek wypadła malutka karteczka, na której napisano ołówkiem w pół do trzeciej. Nie mogąc niczego domyślić się z karteczki, włożyłam ją z powrotem do książki. Zaledwie wszedłem na schody, miss Sofia czekała już na mnie w drzwiach swojego pokoju. Wciągnęła mnie do środka, zamknęła drzwi i zaczęła przeszukiwać Biblię. Przeczytawszy kartkę, tak była uradowana, że nim się zorientowałem, wyściskała mnie mocno, mówiąc, że jestem najlepszym chłopcem pod słońcem. Zdziwiony spytałem, co tam jest napisane. Czytałeś? Spytała. Nie odpowiedziałem. A umiesz czytać? Umiem, ale tylko duże litery. Wtedy powiedziała mi, że na tym papierze nic nie ma, że to tylko zakładka do stronic i że mogę już odejść. Idę więc nad rzekę i rozmyślam o tym wszystkim. Zobaczyłam, że za mną idzie przydzielony mi do posług murzyn. Gdy dom zniknął nam z oczu, on obejrzał się raz i drugi, a potem dobiegł do mnie i powiedział — Paniczu, niech panicz pójdzie ze mną na błota, to pokaże całe stado cyranek. — Zaciekawiło mnie to. Od razu domyśliłem się, że chodzi o coś zupełnie innego. Cyranki nie są przecież taką osobliwością, żeby zbaczać z drogi i upaprać się w błocie dla ich zobaczenia. Czego on ode mnie chce? Powiedziałem więc — dobrze, idziemy, pokaż drogę. Szedłem za nim z półmini, a gdy doszliśmy na błota, murzyn wszedł w nie do kostek, i szliśmy tak jeszcze następne półmini. Doszliśmy wreszcie do miejsca, gdzie na suchym już gruncie rosły gęsto drzewa i krzaki. Mój przewodnik powiedział — Niech panicz wejdzie w krzaki jeszcze kilka kroków, tam one są. Sam widziałem. Na własne oczy. Zawrócił i zniknął za drzewami. Ja zaś, idąc wśród gąszczu coraz dalej, znalazłem się jakby w maleńkiej altance, która zupełnie była pokryta dzikim winem i innymi pnącymi roślinami — tam zobaczyłem kogoś śpiącego. I co wy na to? Spał mój stary, poczciwy Jim. Obudziłem go, myśląc, że spotkanie będzie dla niego niespodzianką, ale nie! O mało nie płakał z radości, ale zdziwiony nie był. Opowiedział mi, że tamtej pamiętnej nocy ciągle za mną płynął i słyszał moje krzyki, ale bał się odpowiadać, żeby nie zwabić ludzi, którzy by go złapali i znowu niewolnikiem zrobili. Mocno się uderzyłem, opowiadał Jim, więc nie mogłem płynąć tak prędko jak ty i ciągle zostawałem z tyłu. Gdy dopłynąłeś do brzegu, myślałem, że cię dopędzę, nie wołając na ciebie, ale, zobaczywszy przed sobą ten dom, do którego zmierzałeś, zwolniłem. Byłem za daleko, aby słyszeć, co do ciebie mówiono, a bałem się zbliżyć z obawy przed psami. Gdy wszedłeś do środka, poszedłem do lasu, żeby doczekać rana. Codziennie rano przechodzą tamtędy Murzyni do pracy, zaopiekowali się mną i pokazali to miejsce, gdzie psy wyśledzić mnie nie mogą, bo naokoło jest woda. Każdej nocy przybiegał tu któryś, przynosił mi trochę jedzenia i od nich wiedziałem wszystko, co się z tobą dzieje. Czemu nie powiedziałeś wcześniej temu Murzynowi, żeby mnie tu przyprowadził? Po co miałem się śpieszyć, nie wiedząc, co z nami będzie? Ale teraz. Wszystko już dobrze. Nakupiłem garnków, patelnie, wszelkiej strawy i nocami poprzenosiłem to wszystko na tratwę. Na jaką tratwę? Na naszą, na starą tratwę. Jak to? Przecież zniszczył ją parowiec. Nie, uszkodził ją tylko z jednej strony, ale nie wyrządził jej większych szkód. Tylko straciliśmy prawie wszystkie rzeczy. Gdybyśmy nie musieli dać tak głęboko nurka i płynąć pod wodą, gdyby noc nie była taka czarna, gdybyśmy głównie potracili, gdyby. Zostaw już te gdyby. Co by się stało, gdyby nie gdyby? Zobaczylibyśmy naszą tratwę, ale dobrze się stało, że jej nie zobaczyliśmy, bo ją teraz naprawiłem i na miejsce tego, co straciliśmy, mamy teraz wszystko nowe. W jaki sposób odzyskałeś tratwę, Jim? Nie ja ją odzyskałem, lecz murzyni, którzy ją znaleźli wciśniętą między dwie wieżby stojące nieopodal brzegu. Wydobyli ją, ukryli w leśnej zatoczce i tak dużo gadali o tym, do kogo będzie należeć, że usłyszałem o co chodzi. Podniosłem się i powiedziałem: Dajcie spokój, nie kłóćcie się o tratwę, bo nie jest wasza, tylko haka i moja. Nie macie przecież zamiaru zagrabić własności Białego Panicza, bo wiecie, że nie uszłoby to wam na sucho. Dałem każdemu po dziesięć centów, a oni, uradowanie okropnie, powiedzieli, że chcieliby co dzień znajdować taką tratwę. Strasznie dobrzy są dla mnie. Zawsze zrobią wszystko, o co ich poproszę. Twój Jack to także bardzo dobry i sprytny chłopak. Tak, sprytny! Co tu się dzieje? To panicz o niczym nie wie? Nie, nie wiem o niczym. Widzi panicz, miss Sofia wykradła się. Żebym wieczora nie dożył, jeżeli kłamie. Wykradła się nocą, nikt nie wie o której godzinie, żeby wziąć ślub z młodym Shepardsonem. Tak przynajmniej mówią państwo. Spostrzegli, że jej nie ma dopiero teraz, przed godziną, a może więcej. No ale nie tracili czasu. Wzięli strzelby, wsiedli na koni, i pojechani. Pani i panienka pojechały zawiadomić całą rodzinę, a stary pan z młodymi panami pojechali nad rzekę, czatować na tamtego i zabić go, nim zdąży przepłynąć z panienką na drugi brzeg. O, ja myślę, że nie ujdzie mu to na sucho, bo mu nie darują. Dlaczego bak nie obudził mnie wyjeżdżając? A, wiadomo dlaczego. Nie chcieli obcego mieszać w te sprawy. Pan, kiedy nabijał strzelbę, zaklinał się na wszystkie świętości, że nie wróci do domu bez Shepardsona albo nawet i dwóch, a pan słowa dotrzyma i na swoim postawi wiem coś o tym. Natychmiast pobiegłem nad rzekę, tam, dokąd wiodła droga, którą Shepardson musiał przejeżdżać. Już z daleka usłyszałem wystrzały. Biegłem więc z całych sił, a tuż przed przystanią wlazłem na jakieś drzewo rosnące nad samym brzegiem i stamtąd wszystko obserwowałem. Tuż obok mojego drzewa leżał wysoki stos tarcicy, wśród której początkowo chciałem się ukryć. Na szczęście tego nie zrobiłem. Na niewielkim placyku czterech czy pięciu jeźdźców głośno krzycząc i klnąc usiłowało schwytać dwóch młodych chłopców ukrywających się za warstwą belek od strony rzeki. Nie mogli jednak im nic zrobić, gdy się któryś wysunął za bardzo nad rzekę, natychmiast chłopcy strzelali do niego z zabelek, po czym grzyli się za swój szaniec, skąd mogli śledzić każde poruszenie przeciwników. Po upływie pewnego czasu jeźdźcy zaprzestali przekleństw i krzyków, lecz wprost najechali końmi na szaniec z belek. Wtedy jeden z chłopców, wychyliwszy głowę nad górną krawędź belek, zmierzył do napastnika i wystrzałem zrzucił go z siodła. Jeźdźcy zeskoczyli z koni, jak na komendę, porwali rannego i odnieśli go nieco dalej. Obaj chłopcy zaczęli uciekać. Byli już w połowie drogi od drzewa, na którym siedziałem, gdy zauważyli ich przeciwnicy. Natychmiast, siadłszy na koń, puścili się w pogoń. Doścignąć ich jednak nie mogli, bo tamci uciekli już spore kawał, a teraz, dopadłszy stosu tarcicy leżącej w pobliżu mojego drzewa, skryli się za nią. Jednym z broniących się chłopców był Bak, drugim młodzieniec najwyżej dziewiętnastoletni. Jeźdźcy pokręcili się trochę koło kryjówki chłopców i odjechali. Gdy tylko zniknęli, natychmiast dałem znać o tym Bakowi. Początkowo nie mógł pojąć, skąd dochodzi mój głos, i strasznie się zdziwił, gdy mnie zobaczył na drzewie. Prosił, żebym uważał i dał mu natychmiast znać, gdy będą wracać. Był pewien, że tak się stanie. Miałem ochotę zejść już z drzewa, ale trudno było odmówić Bakowi, który trząsł się cały z emocji i przysięgał, że on i Joe, jego brat stryjeczny, powetują sobie jeszcze dzisiejszy dzień. Dowiedziałem się, że zabito jego ojca i dwóch. Dowiedziałem się, że zabito jego ojca i obu braci. Shepherdsonowie urządzili na nich zasadzkę, ale sami też dwóch ludzi stracili. Bak był zdania, że jego ojciec i bracia powinni byli zaczekać na swoich krewnych, bo w trójkę, stawiając czoło liczniejszym od siebie szepertzonom, narażali się na pewną śmierć. Spytałem, co się stało z młodym Harnejem i mi Sofią. Przeprawili się przez rzekę i są bezpieczni. Bardzo mnie to ucieszyło, tym bardziej, że, pamiętając, jak się wyraził Buck o Harneju tamtego dnia, kiedy strzelał do niego i nie trafił, nie przypuszczałem, żeby przyjął tak pobłażliwie małżeństwo siostry. Aż tu nagle usłyszeliśmy bum, bum, bum z kilku strzelb naraz. To tamci zakradli się pieszo i z znienacka podeszli lasem. Chłopcy, obaj lekko ranni, rzucili się do rzeki, a gdy płynęli z prądem, shepherdsonowie biegnąc brzegiem jeszcze do nich strzelali, krzycząc jeden do drugiego: zabij go, zabij! O mało z drzewa nie spadłem patrząc na to. Jeszcze dziś nie mogę spokojnie opowiadać wszystkiego, co się wtedy wydarzyło. Na samo wspomnienie robi mi się słabo. Wolałbym wówczas w ogóle nie przychodzić na ten przeklęty brzeg i nie widzieć tego, co widziałem. Biedny, biedny bak. Siedziałem na drzewie, dopóki się nie ściemniło. Od czasu do czasu rozlegały się w lesie wystrzały, wiedziałem więc, że to jeszcze nie koniec. Strasznie znękany dałem sobie słowo, że za nic w świecie nie wrócę do tego nieszczęsnego domu, tym bardziej, że wyrzucałem sobie przyczynienie się do tej tragedii. Teraz dopiero domyśliłem się, co oznaczała owa karteczka. Zapewne o wpół do trzeciej miała się spotkać miss Sofia z Harnejem, żeby opuścić dom rodzicielski. Może powinienem powiedzieć ojcu o tej karteczce i zachowaniu, które wydawało mi się tak dziwne, kto wie? Może gdyby ją ojciec zamknął, nie doszłoby do tego nieszczęścia. Po zejściu z drzewa pobiegłem na zakręt rzeki, gdzie zwykle wszystko się zatrzymywało, co woda ze sobą niesie. Znalazłem tam zwłoki obu chłopców. Zaplątane wśród wodorostów, wyciągnąłem je i zakryłem im twarze, a następnie odszedłem najszybciej jak mogłem. Popłakałem nawet trochę, przykrywając twarz baka, ponieważ był dla mnie bardzo dobry. Tymczasem zupełnie się już ściemniło, nie zbliżałem się zbytnio do domu, tylko lasem dotarłem do błota. Gdy wreszcie dostałem się na tratwę, Jim wyściskał mnie i wycałował z radości, po czym rzekł Bóg z tobą, dziecko. Już myślałem, że cię znowu zabili. Nie traćmy czasu. Musimy odpłynąć stąd szybko i jak najdalej. Nie uspokoiłem się, dopóki nie zobaczyłem, że tratwa znajduje się na środku rzeki. Wywiesiwszy latarnię sygnałową, poczuliśmy się znowu swobodni i bezpieczni. Doszliśmy do przekonania, że wszędzie dobrze, ale na tratwie najlepiej a w domu jakoś ciasno i duszno, a na tratwie przestronnie i swobodnie. Rozdział dziewiętnasty Ucieczka przed pościgiem Meeting wstrzemięźliwości książę Bridgewater Troski majestatu. Niepostrzeżenie minęło kilka dni i kilka nocy. Mógłbym śmiało powiedzieć, że upłynęły spokojnie i przyjemnie rzeka w tym miejscu była wyjątkowo szeroka przynajmniej na półtorej mili i gładka jak lustro płynęliśmy nocami a w ciągu dnia ukrywaliśmy się pewnego dnia przed świtem udało mi się schwytać łódkę popłynąłem nią do brzegu mając nadzieję że w iglastym lesie znajdę jagody mijałem właśnie miejsce gdzie wychodziła do rzeki ścieżka wydeptana przez bydło gdy zobaczyłem że krętą i wyboistą dróżką pędzi galopem dwóch ludzi w pierwszej chwili się przestraszyłem, bo taki widok dotychczas stanowił ostrzeżenie, że ktoś ścigał mnie lub dżima. Podnosiłem już wiosło, żeby odpłynąć od brzegu, gdy nieznajomi oddaleni ode mnie zaledwie o kilkanaście kroków, krzycząc rozpaczliwie, zaczęli błagać, bym pomógł im ujść pościgowi. Nic złego nie zrobiliśmy, a ścigają nas. Z tymi słowami chcieli wskoczyć do łodzi. Nie róbcie tego! zawołałem. Pogoni nie słychać. Macie czas. Możecie między krzakami dobiec do strumyka, który niedaleko wpada do rzeki. Wejdźcie tam w wodę i idźcie jego nurtem. A ja tam was wezmę do łodzi, w przeciwnym razie psy was wywęszą. Tak też zrobili. Gdy byliśmy już niedaleko tratwy, usłyszeliśmy krzyki i szczekanie psów. Domyśliliśmy się, że ścigający jadą brzegiem strumyka, bo z naszego ukrycia nie mogliśmy ich widzieć. Słychać też było, że zatrzymali się nad strumieniem. Widocznie stracili ślad i nie wiedzieli, co dalej począć. Po pewnym czasie odgłosy ucichły. Chyba zaprzestano pogoni. Jednym ze zbiegów był przeszło siedemdziesięcioletni mężczyzna z łysą głową i bielutkimi bokobrodami. Miał na sobie zniszczony wilcowy kapelusz o wielkim rondzie, niebieską wełnianą koszulę mocno zatłuszczoną, podarte granatowe spodnie włożone w buty. Miał też ciemnogranatowy frak z błyszczącymi metalowymi guzikami, który niósł przerzucone przez ramię tak, że jego długie poły niemal dotykały ziemi. Obaj mieli ze sobą duże płócienne torby, porządnie już wytarte i Bóg jeden wieczem wypchane. Drugi był znacznie młodszy, mógł mieć najwyżej trzydzieści lat. Był równie elegancko ubrany, a może nawet wytworniej, bo ubranie miał mniej poplamione. Po ośniadaniu, gdy leżąc na pomoście zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że nasi niespodziewani goście wcale się nie znają. Co ci się przytrafiło? zapytał łysy młodszego. No cóż, sprzedawałem niezawodny środek przeciwko kamieniowi na zębach. Środek był bardzo skuteczny: schodził nie tylko osad, ale prawie zawsze razem z nim szkliwo. Niestety, zasiedziałem się w jednym miejscu za długo. Kiedy chyłkiem wymykałem się z miasta, spotkałem ciebie. Powiedziałeś mi, że cię ścigają i prosiłeś o pomoc w ucieczce. Ponieważ ze mną było podobnie i jechaliśmy na jednym wózku, więc się zgodziłem na wspólne wojażowanie. A czym ty się naraziłeś? Ze mną inaczej było. Urządziłem miting odrodzenia i wstrzemięźliwości, który ciągnął się prawie tydzień. Kobiety przepadały za mną, starsze i młodsze, bo przeklinałem trunki i pijaków ile wlezie dochód miałem z tego wcale wcale pięć do sześciu dolarów każdego wieczora licząc po dziesięć centów od osoby dzieci i murzyni mieli wstęp bezpłatny nagle Wczoraj wieczorem rozeszła się nie wiem jakim cudem plotka, a przysięgam najbardziej niegodziwa, że lubię sobie cichaczem pociągnąć z butelki. Dziś o świcie obudził mnie niespodziewanie jakiś murzyn, ostrzegając, że przybędą tu niebawem rządni zemsty mężczyźni, konno i z psami. Znanym tu zwyczajem... Dają mi oni pół godziny na ucieczkę, a po jej upływie będą mnie ścigać. Jeżeli mnie dogonią, to zgodnie z tradycją wytytłają mnie w smole i pierzu. Nie chciałem mieć nic wspólnego z takimi barbarzyńcami. Nie czekałem nawet na śniadanie. Straciłem apetyt. Ale, ale, Odrzekł ten drugi. Ja myślę, że możemy stanowić zgrany duet. Co o tym sądzisz? Pomysł wydaje mi się całkiem niezły. Czym się zajmujesz? Z zawodu jestem drukarzem, a sprzedaję nowości farmaceutyczne. Jestem aktorem tragikiem. Gdy mam okazję, zajmuję się mesmeryzmem i frenologią. Niekiedy dla odmiany nauczam w szkołach geografii i śpiewu. Wygłaszam też odczyty publiczne. Mogę robić wszystko, byle zajęcie nie było ciężką charówką. Uczciwie mówiąc, nie boję się niczego. A jaka jest twoja specjalność, staruszku? O. Ja kiedyś pracowałem jako medyk. Umiem leczyć przez nakładanie rąk leczę raka, paraliż i tym podobne choroby. Przepowiadam także przyszłość. Robię to oczywiście bezbłędnie, o ile tylko dowiem się od kogoś o jakimś fakcie. Trudnię się także kaznodziejstwem i urządzam pobożne zgromadzenia, pełniąc posługę misjonarską. Przez jakiś czas wszyscy milczeliśmy. Wreszcie młody ciężko westchnął i powiedział. Niestety, co, niestety, pytały sy. Serce mi się kraje, gdy pomyślę, jak ciężkich czasów dożyłem, bo muszę znosić tak niestosowne dla mnie towarzystwo. Jakimś łachmanem zaczął ocierać łzy z oczu. Co ty sobie myślisz, dlaczego nasze towarzystwo jest dla ciebie niestosowne? Gniewnie zapytał łysy. Ależ i owszem, teraz stosowne. Ja nie zasługuję na lepsze. Kto bowiem zepchnął mnie tak nisko? Sam siebie z wyżyn strąciłem sam. Nie piję do was, broń Boże, nie mam do was żadnego żalu, do nikogo. To, co mnie spotyka, jest moją wyłączną zasługą. Niech świat zimny i obojętny znęca się, jak chce nade mną. Jednego jestem pewien. Znajdzie się jednak na ziemi miejsce na mój grób. Świat może sobie kroczyć dalej zwykłą koleją, może mi wszystko odebrać. Majątek, serca najbliższych, wszystko. Ale to jedno mi zostanie. Przyjdzie chwila, gdy złożą moje kości do grobu. O wszystkim zapomnę. Biedne moje znękane serce zażyje wreszcie spokoju. Mówiąc to, ciągle ocierał oczy. — Niech diabli wezmą twoje biedne, znękane serce — opryskliwie warknął łysy. — Po co naskłujesz w oczy swoją niedolą? Nie jesteśmy temu winni. — Wiem, że to nie wasza wina — nie ja mam też do was pretensji, panowie sam sobie to zgotowałem, tak sobie to tylko zawdzięczam, że tak nisko upadłem. Dlatego dobrze się stało, że los mnie ukarał. Zupełnie słusznie, ja się nie skarżę. Chciałbym wiedzieć, w jakich rejonach przebywałeś i skąd spadłeś. O, nie dacie mi wiary. Świat nigdy nie daje wiary, ale mniejsza o to mniejsza. Tajemnica mego pochodzenia, Tajemnica pochodzenia. Chcesz przez to powiedzieć? Panowie, rzekł uroczyście młody człowiek, odkryję przed wami tę tajemnicę, gdyż czuję, że można wam zaufać. Sprawa. Należy mi się tytuł. Jimowi aż oczy wyszły na wierzch, gdy to usłyszał. Zdaje się, że i moje uczyniły to samo, a łysy na to. Niemożliwe. Prawdę mówisz? Tak. Mój pradziad, starszy syn księcia Bridgewater, w ostatnich latach zeszłego stulecia przybył do tej części świata gnany potrzebą wolności. Tu się ożenił, tu umarł, w tym samym czasie co i jego ojciec. Po ojcu, jemu należy się tytuł i majątek, a po nim jego synowi, lecz jego młodszy brat wszystko zagarnął, a malutki dziedzic praw swoich został pozbawiony. Jestem w prostej linii potomkiem osieroconego dziedzica prawnym księciem Bridgewater. Jednakże stoję tu przed wami, opuszczony, pozbawiony splendoru i majątku. Ścigany przez ludzi, obdarty, zgnębiony, z sercem rozbitym, upadły tak nisko, że muszę przebywać na tratwie w towarzystwie nędzarzy. Jim czuł litość dla tego potomka zacnego rodu, ja zresztą także. Staraliśmy się go pocieszyć, ale odpowiadał, że to na nic. Odrobinę pociechy mogłoby przynieść mu jedynie danie wiary, że rzeczywiście pochodzi z wysokiego rodu. Powiedzieliśmy, że mu wierzymy, ale nie wiemy, jak to wyrazić czynem. Powiedział więc, że można to uczynić bardzo łatwo. Podchodząc do niego należy się ukłonić, a gdy chce się z nim rozmawiać, trzeba dodawać zawsze wasza miłość albo mości książę albo jaśnie oświecony. Dodał jednak, że nie weźmie nam za złe, jeżeli będziemy się do niego zwracać po prostu Bridgewater. Ten zwrot był według niego tytułem, a nie nazwiskiem. Zażądał także, ażeby jeden z nas podawał mu do obiadu i w ogóle był jego służącym. Było to proste, więc zadośćuczyniliśmy tym wymaganiom z ochotą. Przez cały obiad Jim stał za nim i usługiwał mu, mówiąc: Co wasza miłość każe sobie podać? Mości książe, spróbujesz może tej potrawy? Było widać, że obu sprawia to ogromną przyjemność. Tymczasem stary milczał. Nie wiadomo, czy nie miał nic do powiedzenia, czy też zazdrościł księciu. Myślał i myślał. Wreszcie, parę godzin po obiedzie, powiedział. Powiem ci coś, Bilczłoter. Współczuję twojej niedoli, lecz los doświadczył nie tylko ciebie. Jak to? — Nie tylko ciebie, powtarzam. Nie ciebie jednego krzywdzono, pozbawiając wszystkich zaszczytów należnych twojemu wysokiemu urodzeniu. — Co to ma znaczyć? B — Bilgewater. Czy mogę ci zaufać? — spytał stary. — Aż do chwili, w której stanę się zimnym trupem. A wziąwszy dłoń starego, ściskał ją mocno i powtarzał. Wyjaw mi tajemnicę swego istnienia! Odkryj ją! Mów! Bilchwater widzisz przed sobą nieboszczyka delfina wyobraźcie sobie jak z Jimem wytrzeszczyliśmy gały a książę spokojnie kogo? kogo ja widzę? Tak, mój przyjacielu delfina przed twoimi oczami Stoi w tej chwili nieszczęsny, zaginiony bez wieści następca tronu francuskiego, małoletni delfin Ludwik XVII, syn Ludwika XVI i Marii Antoniny. Ty? Ty jesteś delfinem? Mając tyle lat? Nie, to niemożliwe. Chcesz chyba powiedzieć, że jesteś nieboszczykiem Karolem Wielkim, bo niechybnie masz jakieś siedemset lub sześćset lat. Cierpienia temu winny bilczwater, postarzałem się tak przez łzy i cierpienie. To jest przyczyną mojej siwizny i przedwczesnej utraty bujnych niegdyś kędziorów. Tak, panowie, widzicie przed sobą w nędzy i w granatowych spodniach tułacza wygnańca, ściganego przez ludzi, przez los prześladowanego, a prawowitego króla Francji. Tak się rozrzewnił nad swym losem, że z Jimem nie wiedzieliśmy, jak mu pomóc. Było nam go żal, ale czuliśmy się jednak szczęśliwi i dumni, że jest między nami. Na słowa pociechy odpowiedział, że wszystko to na nic, a najgorętszym jego pragnieniem jest umrzeć. Dodał jednak, iż nieraz przynosiło mu chwilową ulgę traktowanie go tak jak monarchę – Słusznie mu się to należy, więc jest rzeczą naturalną, że zbliżając się do niego, należy przyklęknąć, mówiąc Najjaśniejszy Panie. Jemu pierwszemu należy podawać potrawy i nie siadać w jego obecności, dopóki nie pozwoli. Zaczęliśmy go z Jimem tytułować Najjaśniejszym, nadskakiwać mu, usługiwać i stać, dopóki nie powiedział, że pozwala usiąść. Ogromną mu to pociechę przyniosło i zaraz poweselał. Książę z kolei, był bardzo niezadowolony, chociaż król traktował go po przyjacielsku, gdyż jego ojciec bardzo sobie cenił pradziada księcia i całą rodzinę książąt Bridgewater. Książę jednak wciąż siedział posępny, aż wreszcie król powiedział. Z tego wszystkiego widzę, Bilgewater, że spędzimy na tej tratwie sporo czasu. Po cóż więc kwasy? Czy nie lepiej żyć w zgodzie? To nie moja wina, że urodziłem się królem, tak jak nie twoja, że urodziłeś się tylko księciem, to jasne. Nie martw się więc i bierz przykład ze mnie, korzystaj z tego, co los nam dał. Zawsze trzymałem się tej zasady w życiu. Nieźle tu trafiliśmy. Mamy co jeść i wszelkie wygody. Rozchmurz więc czoło, książę, podaj rękę i bądźmy przyjaciółmi. Książę wyciągnął dłoń, a my z Jimem, patrząc na pojednanie tak wielkich ludzi, czuliśmy się bardzo szczęśliwi. Od razu zrobiło się weselej i swobodniej. Na tratwie trudno jest żyć, gdy ludzie są do siebie wrogo usposobieni. Niewiele potrzebowałem czasu, aby dojść do wniosku, że żaden z nich nie jest wysoko urodzony, ale obaj byli kłamcami i oszustami, którzy mydlą ludziom oczy. Nigdy się jednak z tym nie zdradziłem. Uważałem to za jedyny i najlepszy sposób uniknięcia wszelkich nieprzyjemności. Oni życzyli sobie, aby jednego nazwać księciem, a drugiego królem, a ja zgodziłem się na to, pragnąc tylko, żeby panował spokój. Jimowi takie rozeznanie nie było potrzebne, nic mu więc nie powiedziałem. Rozdział dwudziesty. Hak opowiadał sobie: Trzeba się wziąć do pracy wspólna modlitwa rozbójnik morski. Książę, drukarzem. Jim poszukiwany. Nasi goście zadawali nam mnóstwo pytań. Koniecznie chcieli wiedzieć, dlaczego przykrywamy tratwę liśćmi i gałęziami, dlaczego zamiast płynąć we dnie stoimy cały dzień w zatoce. — Jim chyba musi być zbiegłym niewolnikiem — zapytali. — Co za głupota — odpowiedziałem. — Czy zbiegły murzyn uciekałby na południe? To im trafiło do przekonania — Zmuszony jednak do wyjaśnień, opowiedziałem im następującą historię. Moja rodzina pochodzi z Pike Country w stanie Mizuri. Tam mieszkaliśmy, dopóki większość rodziny nie umarła. Zostaliśmy tylko w trójkę – ojciec, ja i młodszy braciszek Ike. Ojciec postanowił wynieść się z tamtych stron i zamieszkać razem ze stryjem Benjaminem, który posiada niewielki folwarczek nad rzeką, czterdzieści cztery mile poniżej Orleanu. Ojciec był ubogi, a miał przy tym i trochę długów, więc kiedy wszystko wyprzedał, zostało mu tylko szesnaście dolarów i dżim. Nie starczyło tego na tak daleką podróż. Nawet na pokładzie statku przejazd drożej kosztuje. Podczas wiosennej powodzi ojcu się poszczęściło i niespodziewanie schwytał tę oto tratwę. Postanowiliśmy więc odbyć na niej podróż do Orleanu, ale szczęście trwało krótko. Pewnej nocy uderzył w nas parostatek, oderwał przednią część pomostu i wszyscy wpadliśmy w wodę pod wielkie koła napędowe. Jim i ja wypłynęliśmy, ale pijany ojciec i braciszek, zaledwie czteroletni, poszli na dno. Nie zobaczyłem ich więcej. Przez kilka dni miałem kłopot, bo wielu ludzi chciało zabrać Jima biorąc go za zbiega. Płyniemy więc nocą, żeby mieć spokój. — Na pewno niedługo — rzekł na to książę. — Wymyślę coś takiego, co nam pozwoli płynąć bezpiecznie także w dzień. Przed wieczorem zaczęło się raptownie ściemniać. Widać było, że się zanosi na burzę. Król z księciem udali się więc do naszej budki w celu wypróbowania naszych łóżek. Moim posłaniem był wór wypchany słomą. Jim mał na plewach, w których zawsze coś kole i drapie. Książę raczył oznajmić, że będzie spać na moim posłaniu, ale król był przeciwnego zdania. Sądziłem, iż poczucie różnicy naszego pochodzenia pozwoli ci zrozumieć, że posłanie z plew nie jest dla mojej godności odpowiednie. Zechcesz, książę, sam spać na plewach? Jim i ja aż się spociliśmy. Baliśmy się, żeby się nie pokłócili, ale wstąpiła w nas otucha, gdy książę odparł. Od dawna taki mój los, że brutalnie deptany w błocie pogrążać się muszę. Niedola moja, niegdyś hardy karku gieła, ucząc mnie uległości i pokory. Ustępuję, taki mój los. Samotny jestem na świecie, więc umiem znieść każde poniżenie. Ruszyliśmy po zapadnięciu ciemności. Król polecił nam trzymać się środka rzeki i nie zapalać światła, dopóki nie oddalimy się choć kilka minut za miasto płynęliśmy więc w zupełnej ciemności. Minęliśmy garstkę rozrzuconych nad brzegiem świateł i dopiero gdy miasto zostało mile za nami, wywiesiliśmy latarnię sygnałową. Około dziesiątej spadł deszcz, zaczęło grzmieć i błyskać. Król kazał nam uważać na tratwę i nie schodzić z pomostu, dopóki burza się nie uspokoi. Obaj z księciem weszli do naszej budki i ułożyli się wygodnie na noc. Miałem wachtę na pomoście po miałem wachtę na pomoście do północy, jednak byłem bardzo senny, więc poczciwy Jim obiecał zastąpić mnie przez pierwsze parę godzin. Wsunąłem się do budki, ale książę i król tak powyciągali swoje nogi i ręce, że nie starczyło dla mnie miejsca. Położyłem się więc na pomoście, niewiele sobie robiąc z deszczu. Ciepły był, więc nie mógł mi zaszkodzić. Lecz gdy spałem już smacznie, nagle. Podniosła się wielka fala, i masa wody, wlawszy się na pomost, zmiotła mnie śpiącego jak źdźbło słomy. Jim aż trzęsło ze śmiechu, bo zawsze był wesoły, ale wskoczył po mnie do wody. Niepotrzebnie zresztą, bo zanurkowałem raz i drugi, otrząsnąłem się i już byłem znowu na tratwie. Otrzeźwiony kąpielą objąłem wartę, a Jim parę minut później chrapał jak niedźwiedź. Tak minęło kilka godzin. Burza przeszła, a gdy pierwsze światełko zajaśniało w jakimś nadbrzeżnym domu, zbudziłem Jimę i popłynęliśmy do brzegu, aby w jakimś zacienionym miejscu ukryć tratwę. Po śniadaniu król wydostał paczkę zatłuszczonych kart i przez jakiś czas grali z księciem, stawiając po pięć centów. Gdy gra ich znudziła, oznajmili, że trzeba wziąć się do pracy. Książę. Zanurzywszy ramię w torbie podróżnej, wydobył z niej pakiet drukowanych świstków, które zaczął głośno odczytywać. Jeden z nich oznajmiał. Doktor Armand de Montalban z Paryża wygłosi odczyt o frenologii tu i tu tego a tego dnia. Wstęp dziesięć centów. Każdy słuchacz otrzyma na kartce opis swego charakteru po dopłaceniu pięciu centów. Doktorem Armandem był sam książę. Na innym znów ogłoszeniu był głośnym na cały świat aktorem specjalizującym się w rolach szekspirowskich, Gerykiem Młodszym z teatru Drury Lane w Londynie. Na innych afiszach występował pod tuzinem nowych nazwisk, a zawsze dokonywał rzeczy cudownych i nadzwyczajnych – Potrafił wskazać miejsce, gdzie pod ziemią znajduje się woda lub złoto przy pomocy magicznej różdżki, a także odczyniał uroki rzucone przez czarownicę i tym podobne. Chociaż przechwalał się niezliczonymi talentami, jednak pierwszeństwo dawał muzie scenicznej, nazywając ją swoją kochanką. Czy występowałeś kiedyś na dyskach teatralnych królu? spytał książę. Nie, nigdy, odparł król z godnością. A więc zrobisz to, zanim staniesz się upadłą wielkością, starszą o trzy dni, powiedział książę. W pierwszym, podrzędnym miasteczku, które spotkamy, wynajmiemy salę i odegramy pojedynek na miecze z Ryszarda III oraz scenę balkonową z Romeo i Julii. Co ty o tym sądzisz? Uważam, że wszystko jest znakomite, co tylko przynosi dochód. Ale wiesz co, Water, ja nie mam zupełnie pojęcia o aktorstwie, a nawet... Niewiele bywałem w teatrze. Byłem za młody, gdy król papa urządzał spektakle w swoim pałacu. Czy dasz radę mnie nauczyć? Z największą łatwością. To świetnie. Usycham z tęsknoty za czymś nowym, zaczynajmy więc nie tracąc czasu. Książę krótko objaśnił, kim był Romeo, a kim Julia, dodając, że on będzie grać rolę Romea. Król? Przedstawi Julię. — Ależ, książę, jeżeli Julia była młoda i piękna, to z moją łysiną i białymi faworytami może jej nie być do twarzy. — Nie martw się, królu. tutajsi wieśniacy nie mają o tym pojęcia. Zresztą będziesz przecież odpowiednio ucharakteryzowany, a to wystarczy. Julia na balkonie, podziwiająca światło księżyca przed pójściem na spoczynek, będzie miała na sobie długą nocną koszulę i czepek, tu mam odpowiednie kostiumy. Pokazał nam kilka ubrań z perkalu obiciowego w ogromne kraty, a powiedziawszy, że to są średniowieczne zbroje Ryszarda III i jego rywala, wydobył także długą e, koszulę nocną z białego perkalu oraz ogromny czepiec. Kostiumy spodobały się królowi, a książę, wydobywszy jakąś książkę, rozpoczął deklamować rolę. Potem oddał książkę królowi, mówiąc aby się nauczył swojej roli na pamięć. Kilka mil od miejsca, gdzie wówczas się znajdowaliśmy, widać było leżące na wybrzeżu małe miasteczko. Książę, który znalazł sposób na to, byśmy mogli bez krzywdy dla jima wpłynąć w biały dzień do miasta, oświadczył, że uda się tam i poczyni pewne przygotowania. Król słysząc to również wyraził gotowość pójścia do miasta, żeby sprawdzić, czy może tam ubić własny interes. Ponieważ zabrakło nam kawy, więc uradziliśmy z Jimem, że i ja popłynę z nimi, żeby zrobić zakupy no i przypilnować także łódki, aby jej szacowni władcy nie ukradli. Przybywszy do miasta, zastaliśmy ulice zupełnie puste. Wszędzie było tak cicho, jakby mieszkańcy wymarli albo była niedziela. Spotkaliśmy tylko chorego murzyna, który wygrzewał się na słońcu. Oświadczył nam, że całe miasto wyruszyło na zbiorową modlitwę do domu oddalonego o dwie mile. Zostały tylko dzieci, chorzy i starcy. Król spytał o drogę i zaraz postanowił pójść na to zgromadzenie, na którym spodziewał się obłowić, a mnie. Pozwolił iść ze sobą. Książę natomiast zaczął szukać w całym miasteczku drukarni. Znalazł ją wreszcie bardzo skromną nad warsztatem cieśni. Wszyscy pracownicy też poszli na zgromadzenie, pozostawiwszy drzwi otwarte. Drukarenka była ciasna i brudna, pełna niepotrzebnych papierów, ze stołami poplamionymi atramentem. Na ścianach Pełno było ogłoszeń, wśród których rzucał się w oczy wielki, czarny koń z uciekającym murzynem. Książę zrzucił surdut, mówiąc, że ma wszystko, czego potrzebuje. W lesie, na obszernej polanie, zastaliśmy ogromne zgromadzenie, może tysiąc osób, które ściągnęły tu z całej okolicy. Gdzie nigdzie widać było na prędce sklecone szałasy z żerdzi, pokryte dachem z gałęzi. Sprzedawano w nich lemoniadę, Pierniki, melony i tym podobne przysmaki. Kazania odbywały się w podobnych szałasach, tylko znacznie większych, aby mogły pomieścić jak najwięcej osób. Funkcje ławek spełniały kłody lub kilka nieheblowanych desek, położonych jedna na drugiej. W jednym końcu szałasu znajdował się wysoki podest, z którego przemawiał kaznodzieja. W pierwszym szałasie, do którego weszliśmy, kaznodzieja z wielkim przejęciem i powagą rozpoczął właśnie naukę. Od czasu do czasu podnosił w górę Biblię, którą trzymał w ręku, potrząsał nią albo otwierał i pokazywał publiczności, wołając – Oto jest wąż miedziany na pustyni, kto na ni spojrzy, żyw będzie. Tłum głośnym chórem odpowiadał – Chwała niech będzie Panu, amen. I mówca dalej nauczał, a tłum krzyczał, jęczał i odpowiadał – Amen. Amen. Podnosząc się z ławek, z trudem przeciskaliśmy się w tłoku, chcąc dostać się do ławki pokutników i zasiąść na niej z twarzą zalaną łzami. Najgłośniej pomiędzy pokutnikami zachowywał się król. Gdy podszedł do platformy, szepnął parę słówka z nadziei, ten poprosił go, żeby zajął jego miejsce i przemówił do ludu. Król Wszedł na platformę, wyznał publicznie, że był piratem przez trzydzieści lat, grabił na Oceanie Indyjskim, ale straciwszy podczas bitwy na wiosnę znaczną część załogi, musiał powrócić do kraju, aby zwerbować ludzi. Dzięki opatrzności Bożej został okradziony ubiegłej nocy i wysadzony z parostatku na ląd bez centa, co go niezmiernie raduje i co uważa za największe dobro, jakiego w życiu spotkało stał się teraz zupełnie innym człowiekiem i po raz pierwszy w życiu czuje się szczęśliwy. Jakkolwiek jest nędzarzem, to jednak prosto stąd uda się w drogę, zapracuje na powrót na Ocean Indyjski, aby przez resztę swoich dni nawracać rozbójników morskich na drogę cnoty. Potrafi zaś uczynić to lepiej od innych, zna ich bowiem doskonale. Nie mając pieniędzy, Wyjazd zabierze mu trochę czasu, ale na pewno dopnie celu. Gdy nawróci jakiegoś pirata, wtedy powie Nie mnie dziękuję, nie moja to zasługa. Cała wdzięczność należy się zacnym ludziom z Poukwil, braciom i dobroczyńcom ludzkości oraz temu kaznodziei, przyjacielowi najlepszemu, jakiego kiedykolwiek piraci posiadali. I tu zalał się łzami, a za nim wszyscy obecni. Nagle ktoś w tłumie zawołał Zróbmy na niego składkę. Składkę. Pół tuzina ludzi zerwało się z ławek z zamiarem zbierania pieniędzy wśród tłumu, ale dał się słyszeć jakiś inny głos. Niechaj sam pójdzie między tłum z kapeluszem. Na co wszyscy się zgodzili. Chodził więc król między ławkami z kapeluszem w ręku, ciągle roniąc łzy, błogosławiąc ludzi, wychwalając ich i dziękując im za dobroć. Jedna z kobiet zaprosiła go do siebie na cały tydzień, inne zapraszały go także, mówiąc, iż będzie dla nich wielkim zaszczytem goszczenie go pod ich dachem. Król pięknie wszystkim dziękował, odpowiadając, że na tyle wdzięczności nie zasłużyła, przy tym śpieszy się bardzo, bo chce prosto stąd jechać nawracać rozbójników. Gdy powróciliśmy na tratwę, król przeliczył pieniądze. Okazało się, że zebrał osiemdziesiąt siedem dolarów i siedemdziesiąt pięć centów. Oprócz tego, przyniósł ze sobą dużą butelkę wódki, którą znalazł pod jednym z wozów. Oznajmił więc, że nie ma nic lepszego, jak głoszenie chwały pana najwyższego i że z przyjemnością czyniłby to codziennie. Dopóki król nie powrócił, książę sądził, że zrobił dobry interes. Książę odbił w owej drukarni ogłoszenia dla kilku farmerów i wziął za to cztery dolary. Pobrał też od nich zaliczki, ogółem zebrał dziewięć i pół dolara i z wyniku był bardzo zadowolony. Pokazał nam także jeszcze jedną rzecz, którą wydrukował dla nas. Było to ogłoszenie z ryciną przedstawiającą murzyna, widocznie zbiegłego, bo niósł przewieszony na kiju węzełek. Pod ryciną było napisane 200 dolarów nagrody. Z rysopisu wynikało, że to był Jim. Napisano jednak, iż uciekł z zeszłej zimy i prawdopodobnie na północ. Kończyło się zaś obietnicą, że ktokolwiek go schwyta i odeśle właścicielowi w okolice Nowego Orleanu, ten otrzyma zwrot kosztów oraz nagrodę. Teraz już, rzekł książę, możemy płynąć w biały dzień, jeżeli będziemy mieli ochotę. Gdy ujrzymy nadpływającą łódź czy tratwę, możemy związać Jima powrozami, położyć go na pomoście i pokazując to ogłoszenie powiedzieć, że go ujęliśmy. A ponieważ jesteśmy ubodzy... Nie stać nas na podróż parostatkiem, wzięliśmy więc tę tratwę na kredyt od znajomych i płyniemy nią po nagrodę. Wszyscy gratulowaliśmy księciu tak świetnego pomysłu. Teraz rzeczywiście mogliśmy już bezpiecznie płynąć i w dzień. Musieliśmy jednak poczekać, aż się ściemni, aby nie włazić w oczy tym, od których książę pobrał zaliczki na ogłoszenia. Właściciel drukarni, jeżeli już powrócił z zebrania, też mógłby mieć pretensje. Do późnego wieczora ukrywaliśmy się w cieniu drzew przybrzeżnych, w drogę wyruszyliśmy dopiero nocą. Gdy Jim zbudził mnie o czwartej, abym dalej czuwał, szepnął do mnie. Hak, jak ci się zdaje? Czy gdzieś jeszcze spotkamy takich królów? Nie, odpowiedziałem. Myślę, że nie. No to dobrze. Tych dwóch królów mam po dziurki w nosie. Jeden jest pijany jak Bela, a książę niewiele mniej. Okazało się, że Jim próbował namówić króla, aby powiedział coś po francusku, ale ten odmówił, tłumacząc, iż zupełnie zapomniał ojczystego języka na skutek doznanych zmartwień, jak i długiego pobytu na obczyźnie. Jim nie mógł się więc przekonać, do czego jest podobny język francuski. Rozdział dwudziesty pierwszy Szermierka, monolog Hamleta, w miasteczku Stary Boks, śmierć boksa. Słońce było już wysoko na niebie, a my płynęliśmy nie myśląc o szukaniu zatoczki, w której można by ukryć tratwę. Król i książę wstali późno i to dość chmurnie, ale gdy się umyli, nabrali wigoru. Po śniadaniu Król usiadł na krawędzi tratwy, zdjął buty, podwinął spodnie, nogi spuścił do wody, włożył fajkę do ust i czując się dobrze usposobionym, zaczął wkuwać rolę Julii. Gdy trochę się nauczył, rozpoczęła się próba, jak to nazwał książę. Król pamiętał już słowa, lecz mimo to książę ciągle go pouczał, jak ma mówić, jak się ruszać. Kazał mu chodzić, wzdychać, kłaść rękę na sercu. Trwało to dość długo, ale wreszcie najwspanialszy aktor był zadowolony. Tylko mówi, nie możesz tak ryczeć. Romeo! Romeo! Trzeba to wymawiać miękko, słodko, łagodnie. Romeo! Tak jak ja mówię, Julia to młode dziewczę, dziecko prawie. Grucha do kochanka jak turkawka, nie wypada, żeby się darła jak osioł. Na zajutrz wyjął długie miecze zrobione z dębowych deszczułek i zaczęli ćwiczyć szermierkę. Książę powiedział, że jest Ryszardem III i ma walczyć z dzielnym rycerzem. W końcu królowi powinęła się noga i wpadł do wody, a gdy wydostał się na pomost, obaj usiedli i dla wytchnienia zaczęli rozmawiać o różnych przygodach, które im się przydarzyły podczas dawniejszych wędrówek. Po obiedzie książę rzekł... Słuchaj, kapet, jeżeli chcemy, żeby przedstawienie było atrakcyjne, to musimy jeszcze do niego coś dodać. Powinniśmy coś mieć w zapasie, na bis. Ja wykonam taniec górali szkockich albo marynarskie szanty przy akompaniamencie kobzy. Ty zaś, monarcho, powiesz, e, powiesz. Aha, już wiem. Powiesz monolog Hamleta. Hamleta? Co? Monolog Hamleta. Najwspanialszy ustęp ze wszystkich sztuk szekspira. Ach, co to za wspaniałe rymy. Zawsze porywają cały teatr. Nie mam tego w książce, bo akurat nie mam tego tomu szekspira, ale sądzę, że potrafię cały monolog wyrecytować z pamięci. Zaczął chodzić po tratwie, myśląc, i od czasu do czasu okropnie się marszcząc. W ten sposób powoli wszystko sobie przypomniał, wreszcie przywołał nas, żebyśmy uważnie słuchali. Przybrawszy szlachetną postawę, jedną nogę wysunął naprzód, ręce wyciągnął przed siebie, głowę tak odchylił do tyłu, że w niebo mógł patrzeć, i jak nie zacznie krzyczeć, zgrzytać i od czasu do czasu przeraźliwie jęczeć, jak nie zacznie podskakiwać, zataczać się i piersi nadymać. Każde słowo wyrzucał z siebie jak z procy, a rzucał się przy tym jak w gorączce. Ach, grał cudownie. Nigdy jeszcze czegoś podobnego nie widziałem. Królowi bardzo się to spodobało, więc prędko monolog opanował. Naprawdę wydawało się, że musiał już przyjść na świat z talentem teatralnym, tak się unosił i zapałał, tak krzyczał, tak miotał słowami i tyle wykonywał ruchów. Książę skorzystał z pierwszej okazji, żeby wydrukować potrzebną ilość afiszów, na których napisano, że mające nastąpić przedstawienie uznano za cud i nigdy jeszcze czegoś równie wspaniałego nie oglądano. Przez parę dni płynęliśmy, nie przybijając do brzegu. Przez cały ten czas na pomoście tratwy panowało niezwykłe ożywienie, ciągle bowiem odbywały się próby z dramatami lub z bronią. Wreszcie pewnego dnia, płynąc wzdłuż wybrzeży stanu Arkansas, ujrzeliśmy przed sobą małe miasteczko leżące nad zatoką wrzynającą się głęboko w ląd. Pół mili od miasta, zostawiwszy Jima na tratwie ukrytej wśród rozłożystych gałęzi modrzewiowych, w trzech wsiedliśmy do łódki i popłynęliśmy do miasteczka, żeby zbadać, czy uda się tam zorganizować przedstawienie. Trafiliśmy tak, że lepiej nie można. W tym samym dniu po południu miało się odbyć przedstawienie w cyrku. Z całej okolicy zjeżdżali się ludzie bryczkami lub konno, jak kto mógł. Miało to być przedstawienie pożegnalne, bo cyrk jeszcze tego samego dnia odjeżdżał. Należało skorzystać więc z okazji i wystąpić w całej okazałości. Książę to wyczuł i nie tracąc czasu wynajął tę samą salę, a potem rozlepiliśmy afisze w całym mieście. Po paru godzinach mieszkańcy mogli przeczytać, co następuje. Szekspirowska uczta, niesłychanie interesująca, jedno jedyne przedstawienie, słynni na cały świat tragicy... David Garrick młodszy z teatru Drury Lane w Londynie oraz Edmund King starszy z królewskich teatrów Haymarket, Whitechapel, Piccadilly w Londynie. Tudzież wielu królewskich teatrów w Europie zamierzają podbić publiczność wspaniałym przedstawieniem sceny balkonowej z Romea i Julii. Romeo, pan Garrick. Julia, pan King z pomocą najlepszej na świecie trupy. Nowe kostiumy, nowe dekoracje wszystko nowe. Po czym nastąpi do głębi serca wzruszająca, krew ścinająca w żyłach mistrzowsko wykonana walka na miecze z Ryszarda III. Ryszard III pan Garrick, Richmond pan King, A także na specjalne żądanie publiczności nieśmiertelny monolog Hamleta wygłosi znakomity i słynny na cały świat King, który powyższym monologiem zachwycał przez trzysta wieczorów pod rząd wspaniałą publiczność Wielkiego Paryża. Tylko jedno przedstawienie, wstęp 25 centów, dzieci i służba 10 centów. W ten sposób zaciekawiwszy miasteczko, zaczęliśmy je zwiedzać. Im bliżej było wieczoru, tym więcej na ulicach przybywało wozów i koni. Ludzie zjeżdżali się całymi rodzinami, przywożąc ze sobą ze wsi kosze zapasów, żeby je spożyć po przedstawieniu. Nie brakowało też gorzałki, a niektórzy rozgrzani już trunkiem brali się za barę nie na żarty. Wtem ktoś krzyknął. Patrzcie jedzie stary boks objechał wszystkie szynki w okolicy i wraca boks jedzie boks zapanowała powszechna radość, bo jak odgadłem ludzie przywykli drwić ze starego jeden krzyczał ciekawy jestem kogo też stary boks dziś posieka gdyby posiekał tych wszystkich, którym groził przez ostatnie dwadzieścia lat to wyrżnąłby pół miasta a drugi mu przerwał chciałbym żeby stary boks mnie groził Byłbym pewny, że z jego ręki nie zginę. Nadjechał kusem boks, krzycząc i wyjąc jak czerwono skóry. Z drogi. Rozstąpcie się, z drogi mówię. Jadę na wojnę, cena trumien pójdzie w górę. Pijany był i chwiał się w siodle. Twarz miał jak ogień czerwoną, nie bardzo starą, bo miał niewiele więcej niż pięćdziesiąt lat. Wszyscy go zaczepiali, śmiali się z niego, wymyślali mu, a on wymyślał także, wołając, że nauczyłby wszystkich rozumu, gdyby miał czas. Przyjechał jedynie w celu zabicia starego pułkownika Szerberna. Gdy mnie spostrzegł, podjechał i zawołał. A ty skąd jesteś, chłopcze? Czy gotowy jesteś na śmierć? I pojechał dalej. Zmieszałem się trochę, a ktoś z obecnych powiedział. Nie zważaj na to, to jego zwykłe gadanie. Gdy jest pijany, to wszystkich na tamten świat wyprawia, ale gdy wytrzeźwieje, to najlepszy człowiek na świecie. Box zatrzymał konia przed największym w mieście magazynem. Schylił się, chcąc wsadzić głowę pod markizę, i krzyknął na cały głos: Wyjdź zaraz do mnie, Sherburn! Wyjdź i spójrz w oczy człowiekowi, którego niegodnie oszukałeś! Jesteś podłym psem, który nie ujdzie rąk moich. Wymyślał tak wykrzykując, co mu ślina na język przyniosła. Ulica pełna była ludzi, którzy słuchali i śmieli się. Nagle otworzyły się drzwi magazynu i wyszedł mężczyzna w sile wieku o wyniosłej postawie, ubrany bardzo porządnie. Na jego widok wszyscy się rozstąpili, on zaś wolnym krokiem, idąc do boksa, powiedział najspokojniej. Znudziły mnie już twoje krzyki, ale będę jeszcze cierpliwy do pierwszej. Punkt pierwsza. Słyszysz? Ani minuty dłużej. Jeżeli po pierwszej powiesz jeszcze choć jedno słowo na mnie, nie ujdzie ci to na sucho. Zawrócił i odszedł. Tłum przycichł, przestano się śmiać i krzyczeć. Boks, wymyślając szerbernowi, pojechał dalej. Dojechawszy do końca ulicy, zawrócił konia, zatrzymał się przed magazynem i zaczął wymyślać jak przedtem. Podeszło do niego kilku ludzi, namawiając, żeby dał spokój. Ani myślał. Tłumaczyli mu, że do pierwszej brakuje tylko dziesięciu minut i powinien wrócić do domu. Nie chciał o tym słyszeć. Krzyczał coraz głośniej. Zerwał sobie kapelusz z głowy, rzucał go w błoto, tratował końskimi kopytami i dalej jechał ulicą. Wiatr rozwiewał mu siwe włosy. Szli za nim, prosili, namawiali, żeby zsiadł z konia, wszystko na nic. Znów wrócił i zatrzymał się przed magazynem, nie przestając wymyślać szerbernowi. Wreszcie ktoś powiedział: Idźcie po jego córkę, prędko, jeżeli kogoś usłucha, to tylko jej. Więc ktoś pobiegł po córkę, a ja odszedłem trochę na bok i czekałem. Nie upłynęło pięć minut, gdy zobaczyłem, że Boks idzie w moją stronę, ale już nie na koniu, pieszo, z gołą głową. Zatacza się, a dwóch przyjaciół trzyma go pod ręce i pośpiesznie uprowadza. Był spokojny i wyglądał nawet na trochę zlęknionego, nie stawiał oporu, lecz jakby właśnie przyspieszał. Wtem ktoś zawołał Boks. Spojrzałem, chcąc zobaczyć kto to. Patrzę, pułkownik Sherburn. Stał na środku ulicy. W prawej ręce trzymał pistolet wysoko podniesiony, ale do nikogo nie mierzył. Lufę miał skierowaną do góry. W tej samej chwili zobaczyłem młodą dziewczynę biegnącą w towarzystwie dwóch mężczyzn. Box odwrócił się, żeby zobaczyć, kto go woła. Odwrócili się także prowadzący go, ale ujrzawszy pistolet, obaj odskoczyli, a Sherburn, opuszczając powoli pistolet, wziął na cel Boxa. Ten, widząc to, podniósł obie ręce do góry i zawołał — O Boże, nie strzelaj! — Bum! Rozległ się pierwszy strzał. Boks zachwiał się, przechylił w tył i rękami bił w powietrze. Bum! Drugi strzał. Boks upadł na wznak z rozkrzyżowanymi ramionami. Dziewczyna z krzykiem rzuciła się ku ojcu i płacząc zawołała Zabił go! Zabił! Pułkownik Sherburn, rzuciwszy pistolet na ziemię, obrócił się na obcasie i wszedł do sklepu. Gdy nieśli boksa do jakiejś apteki, całe miasto biegło za nim. Ludność tak była oburzona, tak się odgrażano Sherbernowi, iż myślałem, że mu to nie ujdzie na sucho. Na ulicach snuły się niespokojne tłumy. Naoczni świadkowie zdarzenia opowiadali je po raz setny, a słuchaczy nigdy nie brakowało. Jakiś wysoki, chudy człowiek o długich włosach i białym wysokim kapeluszu pilśniowym, przesuniętym na tył głowy, sękatą laską zakreślił na błocie koła, mówiąc: tu stał boks, a tu Sherburn”. Ludzie śledzili każdy jego ruch i pilnie wpatrywali się w koła, kiwając głowami na znak, że rozumieją. On zaś stał wyprostowany i sztywny na tym miejscu, na którym stał Sherburn, marszczył brwi, kapelusz na oczy nasuwał, krzyczał boks, z laski mierzył do celu, a zawoławszy bum, przechylał się w tył i chwiał na nogach jak trafiony. Nie upadał jednak, ale ponownie wołał bum i wtedy dopiero padał na ziemię. Świadkowie mówili, że kubek w kubek odtworzył całe zajście — gdy skończył, ze dwanaście osób wyjęło butelki z wódką i rozpoczęła się pijatyka. Po pewnym czasie ktoś krzyknął, że Szarberna należy zlinczować. Wszyscy się zgodzili, więc tłum popędził, wrzeszcząc, wyjąc i ściągając po drodze rozwieszoną tu i ówdzie bieliznę, aby ją podrzeć na sznur dla Szarberna. Rozdział dwudziesty drugi przejmująca do głębi serca tragedia. Całą gromadą szli w kierunku domu Sherberna, z dzikim wrzaskiem, wymyślaniem zupełnie jak napadający na przeciwnika Indianie. Tak pędzili i pchali się, że wszyscy musieli im ustępować z drogi. Zatrzymali się wreszcie przed sztachetami domu szarberna, za którymi widać było niewielkie, kwadratowe podwórko. Zrobił się taki hałas, że nie można było rozróżnić ani jednego słowa. Wszyscy krzyczeli jeden przez drugiego, na koniec, udało się komuś przekrzyczeć rozwrzeszczaną hordę. Wyrwać sztachety! — Wyrwać sztachety! Tłum, podchwyciwszy te słowa, powtórzył je chórem. Zaraz też dał się słyszeć trzask drzewa, płot runął na ziemię, a przednie szeregi tłumu wdarły się jak powódź na podwórze. W tej samej chwili na balkonie od frontu ukazał się Sherburn z dubeltówką w ręku. Nic nie mówił, był spokojny, wyglądał na osobę, która nie zamierza ustąpić. Stanął przy poręczy balkonu i patrzył. Odwiódł kurki i wycelował dubeltówkę w sam środek tłumu. Tłum... Zakołysał się i cofnął parę kroków. Sherburn nie powiedział ani słowa. Stał i z góry patrzył na ludzi. Zrobiło się tak cicho, że aż mi mrówki po grzbiecie zaczęły chodzić, a włosy powoli stawały dęba. Sherburn powiódł oczami po tłumie, a gdziekolwiek spojrzał, wszyscy spuszczali głowę. Trwało to kilka minut, a potem zaśmiał się. Ale jaki to był śmiech! — Nie ten wesoły i szczery, którego miło słuchać, nie! — Słuchając go, miało się takie wrażenie, jak gdyby się jadło chleb, w którym jest więcej piasku niż mąki. Zaśmiał się, a potem wolno, pogardliwie powiedział. Przyszliście sprawiedliwość wymierzać? Wy? Ha, to zabawne. Czy macie dosyć odwagi, żeby zdobyć się na wymierzenie sprawiedliwości mnie, mężczyźnie? Dlatego, że potraficie wykąpać w smole i wytarzać w pierzu jedną i drugą bezbronną kobietę, która się włóczy po ulicach, to sądzicie, że wam wystarczy śmiałości, żeby choć jednym palcem dotknąć mnie? Mężczyznę? Chyba kpicie. Ja, mężczyzna bezpieczny, jestem w ręku dziesięciu tysięcy takich jak wy, dopóki jest biały dzień. Dopóki mam was przed oczami, nie za plecami. Przyszliście tu wszyscy, a wśród was nie ma ani jednego mężczyzny. Widzę kawałek jednego, to ten, który was namówił do napadu, Buck Herknes. Tak, on jeden jest kawałkiem mężczyzny, może nawet połową, i dlatego, gdy krzyknął hejże na Szerberna, poszliście za nim jak barany. A wiecie dlaczego? Bo jesteście tchórze, nikczemne kundle, a nie ludzie. A skoro jesteście kundlami, to wiecie, co macie zrobić? Pospuszczać ogony i zmychać, a potem powłazić do swoich bud. Precz. Słyszycie? A połowę człowieka także ze sobą zabierzcie. Po tych słowach, przerzuciwszy dubeltówkę przez lewe ramię, obrócił się do nich plecami i poszedł. Tłum stał jak wryty, a potem rozsypał się na gromadki, które jedna za drugą zaczęły znikać z dosyć rzadkimi minami, co do mnie mógłbym zostać, gdybym chciał, ale nie chciałem. Tego samego wieczoru odbyło się nasze przedstawienie, ale przyszło na nie tylko dwanaście osób zaledwie tyle, żeby się zwróciły koszty. Najgorsze, że ciągle się śmiali, czym księcia doprowadzali do wściekłości. Wynieśli się, nie doczekawszy końca. Został tylko jeden widz, jakiś chłopiec, który spał jak zabity. Zobaczywszy to, książę powiedział, że dla takich gburów nie opłaci się wystawiać Szekspira, że on już wie, czego potrzebują. To też nazajutrz rano. Kupił kilka arkuszy papieru dużego formatu i nieco czarnej farby. Przygotował afisze, uzupełnił je odpowiednimi rysunkami i porozlepiał na wszystkich ulicach. Na afiszu można było przeczytać: W miejscowej sali tylko przez trzy wieczory występować będą słynni w całym świecie tragicy David Garrick młodszy i Edmund Keane starszy artyści londyńskich i wielu innych teatrów, w przejmującej do głębi serca tragedii przez nich samych ułożonej pod tytułem Królewska żyrafa, czyli król bylejaki. Wejście pięćdziesiąt centów. Na samym końcu dopisano wielkimi literami Dzieciom i kobietom wstęp wzbroniony. No, rzekł książę, jeżeli się na to nie złapią, to ja nie znam Arkansas. Lankeszyn. Rozdział dwudziesty trzeci. Przygotowania obyczaj królów. Jim zaczyna tęsknić. Przez cały dzień książę z królem pracowali wytrwale, urządzając scenę. Zawiesili kurtynę, przygotowali oświetlenie, a gdy nadszedł wieczór, sala wypełniła się do ostatniego miejsca. Gdy już nie było gdzie szpilki wetknąć, książę, który stał przy wejściu jako bileter, okrążył dom, wszedł na scenę, stanął przed kurtyną i wygłosił przemówienie. Zaczął od wychwalania tragedii, którą miano przedstawiać, mówiąc, że aż włosy dęba stają, aż się serce raduje... Tyle w niej rzeczy nadzwyczajnych. A potem opowiadał jeszcze o wielkości kina starszego, który podjął się odegrania głównej roli. Gdy doprowadził publiczność do stanu wrzenia, kazał podnieść kurtynę. Na scenie ukazał się król na czworakach, zupełnie nagi, ale cały pomalowany w pręgi i koła wszystkimi kolorami tęczy. Wtoczył się i było to mocno nieprzyzwoite, ale bardzo zabawne. Ludziska aż się pokładali ze śmiechu, a gdy król przestał brykać i wierzgać i wyjechał na czworakach za kulisy, zaczęli tupać i bić brawo, krzycząc — powtórzyć! Wrócił więc i znów wyprawiał te same bezeceństwa. Co się dziwić ludziom, kiedy, jestem przekonany, krowa pękałaby ze śmiechu, widząc jak ten stary idiota fika koziołki i dziwowisko z siebie robi. Gdy skończył, książę spuścił kurtynę. Wyszedł do publiczności, złożył jej głęboki ukłon, po czym oznajmił, że z powodu niecierpiących zwłoki zobowiązań, które zaciągną w Londynie, gdzie w teatrze Drury Lane wszystkie miejsca już są wykupione, jeszcze tylko dwa razy odbędzie się przedstawienie wielkiej tragedii. Jeżeli udało się zabawić szanowną publiczność i przynieść jej pożytek moralny, to prosi, aby mu tego dowiodła, polecając sztukę znajomym. Skłonił się ponownie i chciał już odchodzić, ale ze wszystkich stron rozległy się pytania. Jak to? Już po wszystkim? Na tym koniec? Książę z miłym uśmiechem odpowiedział, że tak. Dopiero w tym momencie zaczęło się niezłe widowisko. Wszyscy krzyczeli, okpił nas, oszust, łotr. Wszyscy powstali z miejsc i zaczęli się cisnąć na scenę, żeby dostać w ręce słynnych aktorów. Wtem jakiś wysoki, postawny mężczyzna wskoczył na ławkę i zawołał, panowie, posłuchajcie słówko tylko. Zatrzymali się i słuchają. Szkoda gadać, okpili nas, oszukali, ale nie widzę powodów, żeby całe miasto śmiało się z nas i żeby wszyscy wiedzieli, że daliśmy się okpić dwóm przybłędom. Mam rację? Moim zdaniem najlepiej wyjść spokojnie, pochwalić widowisko i okpić naszych współobywateli tak, jak nas okpiono. Będziemy przynajmniej w towarzystwie, mam rację? Ma się rozumieć. Oczywiście, wołali wszyscy. Sędzia mówi rozsądnie. Więc nikomu ani słowa, rozejdźmy się i namawiajmy każdego do obejrzenia tragedii. Nazajutrz w całym mieście mówiono tylko o tym, jak interesujące, jak wspaniałe było wczorajsze przedstawienie. Sala zapełniła się szczelnie i tak samo zakpiono z publiczności. Po przedstawieniu król i książę wrócili ze mną i zasiedliśmy do kolacji. Około północy powiedzieli nam, żebyśmy skierowali tratwę na środek rzeki, a parę mil od miasta ukryli ją. Na trzeci wieczór sala znów była nabita ciekawskimi przyszli ci sami, których już tu widziałem. Stojąc razem z księciem przy wejściu, zauważyłem, że każdy z wchodzących ma czymś wypchaną kieszeń albo coś ukrywa pod surdutem. Szybko się domyśliłem, że to nie perfumy ani cukierki. Węch mam dobry i już byłem pewien, że to koszyki ze zgniłymi jajami, z zepsutą kapustą i tym podobnymi łakociami. Wyczułem też fetor zdechłego kota, będąc pewny, że jest sporo tej zwierzyny. Gdy wszedłem na chwilę na widownię, stwierdziłem, że zaduch jest tak potworny, że trudno wytrzymać. Gdy sala była już pełna, książę dał jakiemuś oberwańcowi ćwierć dolara, aby ten zastąpił go przy wejściu przez kilka minut, a sam obszedł dom wokoło, udając, że chce wejść na scenę tylnymi drzwiami. Poszedłem za nim, ale gdy znaleźliśmy się w ciemności pod boczną ścianą domu, książę powiedział cicho. — Przyśpiesz kroku, a gdy będziesz już kawałek stąd, bierz nogi za pas i pędź w stronę tratwy, jakby cię sto diabłów goniło. Prawie jednocześnie dopadliśmy do naszej tratwy wybawicielki. Natychmiast ruszyliśmy z miejsca wśród ciemności, zmierzając ku środkowi rzeki, której prąd unieść miał tratwę jak najdalej od tragedii. Milczeliśmy. Nie mogłem sobie wyobrazić, co pocznie stary król z salą pełną słuchaczy tak wrogo usposobionych. Dopiero mu się dostanie. Tymczasem król wysunął się z budki i powiedział: No i co, książe, było tam bardzo gorąco? Okazało się, że wcale nie wychodził do miasta. Siedzieliśmy po ciemku, dopóki nie odpłynęliśmy od miasteczka o jakieś dziesięć mil. Wtedy dopiero zapaliliśmy światło, zjedliśmy kolację, a król i książę aż się za boki brali ze śmiechu, mówiąc o szanownej publiczności. Posły. kapuściane głowy. Od razu wiedziałem, że pierwsi sprowadzą drugich, żeby się nie ośmieszyć. Byłem pewien, że na trzeci wieczór nie będzie nowych, lecz przyjdą ci, którzy już tu byliby, policzyć się z nami. Ciekawi mnie tylko, co teraz robią. Składkowa kolacja byłaby najbardziej na miejscu, bo mieli ze sobą zapasów pod dostatkiem. Przez trzy wieczory słynni aktorzy zdobyli 465 dolarów. Poszedłem spać, ale Jim nie obudził mnie, gdy przyszła kolej na moją wachtę. Zdarzało się to bardzo często. Wstałem przed samym świtem i ujrzałem go z głową wspartą na kolanach, jak jęczał i żalił się na coś półgłosem. Nie zwracając na to uwagi, nie odzywałem się. Byłem pewny, że coś mu bardzo dokucza. Pewno myślał o żonie i dzieciach, tęskniąc za nimi, bo pierwszy raz był od nich tak daleko i tak długo. Nie wątpię, że żonę i dzieci kochał tak samo jak białe. Wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak mam pewność, że tak było. Nieraz w nocy Jim, przekonany, że śpię, wyrzekał, jęcząc żałośnie O moja maleńka Elizabeth. O mój mały Johnie. Gdybyście wiedzieli, jak mi żal, że już was nigdy nie zobaczę. Mimo, że był czarny, to miał bardzo dobre serce. Gdy raz zacząłem z nim rozmowę o jego żonie i dzieciach, rozgadał się biedak i powiedział. Dlatego widzisz, taka mnie chwyciła żałość, że usłyszałem, o tam, na brzegu, silny plus, który mi przypomniał moją biedną Elizabet. Maleństwo miało zaledwie cztery lata, gdy dostało szkarlatyny. Była bliska śmierci, lecz wyzdrowiała. Pewnego dnia, gdy stała przy mnie, rzekłem: Zamknij drzwi. Nie ruszyła się z miejsca, tylko stała i patrzyła na mnie. Wzięła mnie złość, więc podnosząc głos powiedziałem: Czy nie słyszysz? Zamknij drzwi. A ona wciąż stała, wdzięcznie się do mnie uśmiechając. Nauczę cię słuchać! zawołałem wściekły, tak uderzając dziecinę, że upadła. Poszedłem do drugiej izby. Siedziałem tam przez kilka minut, a gdy wróciłem, dziecko ciągle jeszcze stoi w otwartych drzwiach, patrzy w ziemię i płacze. Kipiałem z gniewu. Rzuciłem się na nią, gdy nagle wpadł wiatr i drzwi otwierające się na zewnątrz zamknął z hukiem tuż za plecami dziecka. Ta ani drgnie, zdrętwiałem. Sam nie wiem, co się we mnie działo, jakby mi nogi odjęło, ale obszedłem dom naokoło po cichutku, otworzyłem drzwi i tuż nad uchem Elżuni, jak nie ryknę na całe gardło, paw. A ta ani drgnie. O, tak. Wtedy ryknąłem płaczem. Chwyciłem nieszczęśliwą na ręce i ze łzami wołałem Biedactwo ty moje, kochane ty moje maleństwo. Niechaj Bóg wszechmogący ulituje się nad biednym Jimem, bo on sam sobie nie przebaczy póki życia. O. Hak. Jak pień głucha, jak pień. I nie ma przy tym. Ona była głucho niema, a ja tak się nad nią pastwiłem. Rozdział dwudziesty czwarty Jim w szatach królewskich Nowy pasażer Para słów wiadomości Śmierć w rodzinie Następnego dnia przed wieczorem staliśmy w cieniu brzusz porastających wysepkę znajdującą się prawie na samym środku rzeki. Na obu brzegach widać było porządnie zabudowane wioski czy miasteczka. Król i książę naradzali się, w jaki sposób można w nich wyłudzić trochę dolarów. Jim wyraził królowi nadzieję, że szybko nas ujrzy, bo ciężko i nudno jest leżeć związanym w budce podczas naszej nieobecności. A w rzeczy samej, za każdym razem, gdy ruszaliśmy w drogę, wiązaliśmy go na wszelki wypadek, bojąc się spotkania z łowcami zbiegłych niewolników. Książę uznał słuszność narzekań Jima, Postanowił wymyślić coś innego, mniej kłopotliwego. Ubrał więc Jima w kostium króla Lira, długi szlafrok z perkalów wielkie kwiaty, peruka z białego włosia i takie same bokobrody. Potem wziął farbę, której używał do malowania dekoracji, pomalował twarz, uszy, szyję i ręce na piękny kolor sinawo-niebieski, tak że Jim wyglądał jak topielec po dziesięciu dniach leżenia w wodzie. Niech mnie gęś kopnie, jeżeli widziałem kiedyś w życiu podobne dziwadło. To jednak nie wszystko. Książe wziął deseczkę i wielkimi literami napisał na niej Jestem chorym arabem. Jestem nieszkodliwy, póki nie wpadnę w furię. Gdy przybił deseczkę do żerdzi, postawił ją tuż przed wejściem do budki. Jim był niezmiernie zadowolony, zwłaszcza, że książę wmówił mu, że będzie bezpieczny. Gdyby jednak na tratwę dostał się ktoś nieproszony, Jim powinien był wyskoczyć z budki i ryknąć jak dzikie zwierzę, odstraszając ewentualnych intruzów. Monarchowie chcieli znowu spróbować wystawić wielką tragedię, która przyniosła im taki dochód. Nie byli pewni jednak, czy przypadkiem wiadomość o ich przedstawieniu nie wyprzedziła tratwy. Takie żarty rozchodzą się bowiem lotem błyskawicy. Książę oznajmił, że położy się na parę godzin w budce i zapędzi mózg do roboty, aby wymyślić jeszcze coś, co będzie miało powodzenie w tak lichej, prowincjonalnej mieścinie. Król zaś bez żadnego planu postanowił zajrzeć do drugiej, mniejszej z dwóch wiosek, które mieliśmy przed oczami, ufając, że opatrzność myślę, że raczej diabeł obdarzy go niespodziewanym dochodem. Na ostatnim postoju wszyscy kupiliśmy sobie nowe ubrania. Król założył swoje, radząc mi także włożyć nową odzież. Oczywiście posłuchałam go. Wówczas zobaczyłem po raz pierwszy na własne oczy, jak odzienie zmienia człowieka. Król, cały ubrany na czarno, wyglądał na prawdziwego gentlemana. W codziennych łachmanach podobny był do włóczęgi i oszusta, ale teraz, elegancko ubrany, gdy z uśmiechem kłaniał się, można by przysiąc, że to patriarcha Noe przybył z zaświatów, by pomóc ludziom osiągnąć zbawienie. Około trzech mil od miasteczka od kilku już godzin stał w przystani parowiec z towarem, gotowy do odpłynięcia. Król więc powiedział: Wyglądam tak porządnie, że śmiało mogę uchodzić za kogoś przybywającego z St. Louis, Cincinnati albo innego wielkiego miasta. Podpłyń więc hak do parowca. Do tego miasteczka musimy przybyć na statku. Gdy chodziło o przejechanie się parowcem, nie trzeba mi było tego powtarzać. Najpierw jednak należało dopłynąć do brzegu i dopiero stamtąd dojść do przystani. Po wyjściu na ląd spostrzegliśmy siedzącego na kłodzie chłopca, o poczciwej twarzy idioty, który bezustannie ocierał pod z czoła. Obok niego leżało kilka walizek i dobrze wypchanych toreb podróżnych. Dokąd zamierzasz się udać, młodzieńcze? zagadnął król. Czekam na parowiec, gdyż jadę do Orleanu. Siądź do naszej łódki. Mój służący pomoże ci przenieść bagaże. Pomóż temu panu, Adolfie. Adolf to oczywiście ja. Pomogłem mu i wsiedliśmy w trójkę do łodzi. Chłopak podziękował nam gorąco, bo samemu ciężko mu było dźwigać pakunki w taki upał. Na pytanie, co my tu robimy, król odpowiedział, że przybywa z daleka i całą podróż odbywa wodą. Rano wylądował w nadbrzeżnej wiosce, a teraz śpieszy zobaczyć się ze starym, dawno nie widzianym przyjacielem. Młodzieniec odrzekł na to. Zobaczywszy pana, pomyślałem sobie, że to nie kto inny, tylko pan Wilks. Jeśli to pan, to w samą porę przybywa. Potem znowu pomyślałem. Nie, to nie on, bo skąd pan Wilks wziąłby łódź? Pan pewno nie jest panem Wilksem, co? Nie. Nazywam się Blodżet. Aleksander Blodgett, dodam nawet Wielebny Aleksander Blodgett, gdyż jestem niegodnym sługą pana na niebiosach. Mimo to szczerze żałuję, że pan Wilks nie przybył w porę, zwłaszcza jeśli mu na tym zależało. W Bogu nadzieja, że nie poniósł żadnej straty. Majątkowej nie poniósł, bo czy tak czy owak spadek odbierze później, ale stracił wiele, bo nie był przy łóżku konającego brata Pitera. Może o to nie dba, kto go wie. Jednakże brat chciał go koniecznie widzieć przed śmiercią. W ostatnich tygodniach o niczym innym nie mówił. Nie widzieli się od młodzieńczych lat, a drugiego brata, Williama, Peter nigdy w życiu nie widział. William jest głuchoniemy. Ma zaledwie trzydzieści kilka lat. Peter i George, najstarsi, przyjechali do tej miejscowości. George ożenił się, ale w zeszłym roku umarł. I jego żona też umarła. Teraz po śmierci Petera pozostało tylko dwóch braci Harvey i William ale nie zdążyli przybyć na czas. Czy nie powiadomiono ich o chorobie brata? A jakże? Miesiąc czy dwa temu, gdy Peter po raz pierwszy zachorował, natychmiast ich powiadomiono, bo Peter ciągle powtarzał, że już do zdrowia nie powróci. Wie pan, Peter był bardzo słaby, a córki George'a są za młode, aby mogły dotrzymywać mu towarzystwa. Chyba tylko jedna Mary Jane, ta ruda, ale z niej widać nie miał pociechy, bo po śmierci George'a i jego żony czuł się okropnie osamotniony, niewiele dbając o życie. Bardzo chciał zobaczyć Harveya, no i Williama także, ma się rozumieć, a głównie dlatego, że należał do tych ludzi, którzy nie chcą napisać testamentu. Zostawił list do Harveya, w którym wyrażał swą ostatnią wolę co do podziału gotówki i majątku nieruchomego, zabezpieczając też córki George'a. Te dwie go namówili, żeby ten list napisał. Kiedy się spodziewają przyjazdu Harveya i gdzie on mieszka? Ha. Aż w Anglii, w Sheffield. Jest kaznodzieją, a tu nigdy nie był. Może nie ma czasu przyjechać, a może też i nie otrzymał listu. Kto to może wiedzieć? Smutne to, bardzo smutne, że nie zdążył nieborak zobaczyć się z bratem. A ty młodzieńcze, jedziesz do Orleanu, prawda? Tak, ale potem jadę dalej. W przyszłą środę wsiadam na okręt i płynę do Rio de Janeiro, gdzie mieszka mój wuj. Ojej, to długa podróż, ale piękna, bardzo piękna. Zazdroszczę ci jej młodzieńcze, więc najstarsza nazywa się Mary Jane. A młodsze ile mają lat? Mary Jane ma dziewiętnaście lat, Suzanne piętnaście, a Joanna nie skończyła jeszcze czternastu. Ta ostatnia jest bogobojna i ma zajęczą wargę. Biedne dziewczęta, same jedne na świecie wśród tylu obojętnych serc. No, mogło być gorzej. Stary Peter miał przyjaciół i oni nie pozwolą, żeby się dziewczętom stała krzywda. Jest Hobson, kaznodzieja baptystów. Jest diakon Lot uh, Howy i Ben Raker I Abner Shackleford i Levy Bell, adwokat i doktor Robinson. I ich żony i wdowa Bartley i jeszcze wielu innych, sporo. Z tymi, których wymieniłem, Peter był najbliżej zaprzyjaźniony i nieraz ich wspominał w listach do krewnych. Łatwo więc będzie Harveyowi szukać przyjaciół. Król wciąż pytał i pytał, aż dowiedział się wszystkiego o rodzinie zmarłego. Niech mnie gęś kopnie, jeżeli cokolwiek pominą. Dlaczego chciałeś, młodzieńcze, iść pieszo do przystani? Bałem się, że taki wielki parowiec nie zechce zatrzymać się, by zabrać tylko jednego pasażera. Czy Peterowi Wilks dobrze się powodziło? I to jak? Posiadał domy i ziemię, mówią, że zostawił kilka tysięcy w gotówce i to dobrze ukryte? Kiedy umarł? E, wczoraj w nocy. Więc pogrzeb będzie zapewne jutro. Tak, e, koło południa. No tak, to bardzo smutne, ale prędzej czy później wszyscy umrzemy. Najważniejsze jest przygotować się na przyjęcie pana. Tak proszę pana, tak. Mama to samo zawsze mi mówiła. Gdy zbliżyliśmy się do parostatku, załadunek miał się ku końcowi. Niebawem odpłynął. Król nawet nie wspomniał o wejściu na pokład. Nie miałem więc możliwości nacieszyć się przejażdżką, gdy już statek odpłynął. Król kazał mi wiosłować jeszcze jakieś pół mili, a potem wysiadł na ląd w miejscu ustronnym i zacienionym i powiedział: Ruszaj teraz czym prędzej i sprowadź tu księcia. Niech weźmie ze sobą tę nową torbę podróżną, a gdyby go nie było na tratwie, to odszukaj go w miasteczku. Powiedz mu, że ma przyjść tu natychmiast. Domyśliłem się o co mu chodzi, ale nie powiedziałem ani słowa. Gdy wreszcie powróciłem z księciem, kazali mi ukryć czółno, a sami zaczęli się naradzać. Król opowiedział księciu wszystko, czego się dowiedział od tego półgłówka. Starał się mówić jak prawdziwy Anglik, co udawało mu się całkiem nieźle. Nie potrafię tego naśladować, ale jestem przekonany, że mówił z oksfordskim akcentem. Książę, czy potrafisz udawać głucho niemego? Zapytał w końcu. Oczywiście, na scenie grywałem już rolę głuchych i niemych. Po długim oczekiwaniu ujrzeliśmy nadpływający wielki parowiec pasażerski z Cincinnati. Spowodowaliśmy, by się zatrzymał i przyjął nas na pokład. Gdy kapitana zawiadomiono, że chcemy wysiadać po przepłynięciu czterech mil, mało nie oszalał ze wściekłości, przysięgał przeklinając, że nie zrobi tego za żadne skarby. Król jednak nie tracąc zimnej krwi powiedział. Jeżeli pasażer gotów jest zapłacić dolara za mile, byle tylko przybyć w porę na miejsce, to parowiec może chyba go zabrać, nie sądzi pan? Kapitan złagodniał i gdy zrównaliśmy się z miasteczkiem, wysadzono nas na ląd. Jak to zwykle bywa, widząc nadpływający parowiec, na wybrzeżu zebrał się mały tłumek. Na pytanie króla, gdzie mieszka pan Peter Wilks, Jeden z gapiów odpowiedział cicho i łagodnie. Bardzo nam przykro, ale możemy panu powiedzieć, gdzie jeszcze do wczoraj mieszkał Peter Wilks. Wtem, jakby podrzucony sprężyną, stary oszust zatoczył się, zachwiał, potem upadł na mówiącego i oparł brodę na jego ramieniu. Łzami polewa mu plecy jęcząc. O Boże! nieszczęście nie ma już brata naszego. Porzucił nas. Nie zdążyliśmy przybyć w porę, by go pożegnać. Ach, to straszne. Po czym ciągle szlochając, dawał palcami jakieś znaki księciu, które niech mi katut nie głowę, jeżeli kłamie, wypuściwszy z rąk torbę na poczekaniu wybuchnął płaczem. Jeżeli jest gdziekolwiek na świecie druga taka para oszustów, to ja nie wiem jak się nazywam. Zebrani okazując współczucie próbowali jakoś ich pocieszyć. Jeden wziął torbę, drugi podał królowi ramię, trzeci podtrzymywał szlochającego księcia, a jeszcze jeden opowiadał królowi o ostatnich chwilach zmarłego. Król pokazał to językiem migowym księciu i zaczęli tak opłakiwać nieboszczyka, jakby stracili dwunastu apostołów. Niechaj zamienie się w murzyna, jeżeli widziałem kiedyś coś podobnego. Aż przykro robi się człowiekowi, gdy pomyśli, że należy do tego samego gatunku. Rozdział dwudziesty piąty. Czy to oni? Śpiewy żałobne. Możemy się bez nich obejść. Straszny moment. Wiadomość o przybyciu braci zmarłego obiegła miasteczko lotem błyskawicy. Nie upłynęło dziesięć minut, gdy ze wszystkich ulic i uliczek przybyli ciekawscy z takim pośpiechem, że niektórzy dopiero po drodze wkładali surduty. Niebawem otoczył nas tłum, który z każdą chwilą rósł. Wszystkie okna, wszystkie drzwi pełne były gapiów i co chwila padało pytanie, czy to oni? Ktoś z tłumu czuł się w obowiązku odpowiadać, a któż by inny jak nie oni? Gdy przecisnęliśmy się wreszcie do domu, ujrzeliśmy na ganku trzy bratanice zmarłego, które wyszły nam na spotkanie. Mary Jane była naprawdę ruda, ale taka śliczna, że nie umiem tego opisać. I tak uradowana z przyjazdu stryjów, że jej oczy i twarz aż jaśniały. Król rozpostarł ramiona, w które bez wahania rzuciła się Mary Jane, zaś najmłodsza objęła za szyję księcia. Powitania i uściski trwały tak długo, że wszyscy patrzący, a głównie kobiety, płakały ze wzruszenia na widok tak potężnej więzi rodzinnej. Po chwili król ukradkiem szturchnął księcia. Widziałem na własne oczy. Obejrzał się dokoła i zobaczył trumnę stojącą w rogu pokoju na dwóch krzesłach. Wtedy jeden drugiemu położył rękę na ramieniu, a drugą, wolną, podnieśli do oczu i tak, trzymając się krokiem uroczystym, powoli szli ku trumnie. Gdy stanęli przy niej, pochylili się nad nią i długo patrzyli na nieboszczyka, a potem wybuchnęli takim płaczem, że słyszano go zapewne w promieniu dziesięciu mil. Nie tylko oni płakali, wszystkim płynęły z oczu łzy tak rzęsiste, że w pokoju zrobiło się wilgotno. Potem obaj bracia uklękli przy trumnie i gdy wsparli czoło o jej krawędź, pogrążyli się w cichej modlitwie. Po dość długiej chwili król powstał, zrobił kilka kroków i pokonując wzruszenie, wygłosił krótką, przerywaną łzami mowę. Mówił o strasznym ciosie, zarówno dla niego, jak i dotkniętego kalectwem brata. Strata łagodzi im tylko współczucie drogich sąsiadów i ich łzy, z serca płynące. Mówił dalej, że wdzięczności swojej nie jest w stanie wyrazić słowami, gdyż zimne słowa do potwierdzenia jego uczuć nie wystarczają. Ja z bratanicami, wołał. Będziemy szczęśliwi, jeżeli przyjaciele rodziny zechcą pozostać na uroczystej kolacji, by uczcić pamięć zmarłego. Ponieważ śmierć zamknęła jego usta na wieki, więc ja, Harvey, znając z listów przyjaciół brata, w jego imieniu zapraszam wielebnego Hobsona, diakona Lota Howeja, pana Bena Rakera. I abnera Shackleforda, i pana Levi Bella, i doktora Robinsona z żonami, oraz wdowę Bartley. Wielebny Hobson z doktorem Robinsonem znajdowali się wtedy na przeciwnym krańcu miasta. Obaj byli na jednym polowaniu. Doktor wyprawiał chorego na tamten świat, a kaznodzieja przysposabiał go do tej podróży. Adwokat Bell był w Louisville, ale inni byli obecni, więc każdy podszedł do króla, zamienił z nim uścisk ręki i podziękował za pamięć. Król przedłużał rozmowy tak zręcznie, że się o wszystkim dowiedział. Podczas rozmowy Mary Jane przyniosła list pozostawiony przez stryja, a król czytał go na głos i znów zalewał się łzami. Zmarły pisał, że zapisuje dom oraz trzy tysiące dolarów w złocie bratanicom. Garbarnie zaś, która przynosiła niezłe dochody razem z kilkoma innymi domami i ziemią, wartą jakieś siedem tysięcy, oraz trzy tysiące dolarów w złocie braciom swoim, Harveyowi i Williamowi. Z listu wynikało, że cała gotówka w postaci sześciu tysięcy dolarów jest w piwnicy. Bracia natychmiast oświadczyli, że pragną zająć się tą sprawą i wyrazili gotowość zejścia do piwnicy dla szybszego zakończenia spraw przyziemnych, mnie zaś kazali towarzyszyć ze świecą. Zamknęliśmy za sobą drzwi od piwnicy, a gdy po krótkich poszukiwaniach znaleźliśmy torbę z banknotami rozsypaliśmy je po podłodze, chcąc się nacieszyć ich widokiem trzeba było widzieć i skrzące oczy króla każdy inny zadowoliłby się samym widokiem torby, ale nie oni musieli przeliczyć wszystko co do sztuki gdy okazało się, że brakuje czterystu piętnastu dolarów wówczas król powiedział a niech go licho porwie. Gdzie jest reszta? Ha. Co robić? Rzekł książę. Był chory, stracił pamięć, musiał pomylić się. Według mnie nie trzeba wspominać, że nie ma całej sumy, przecież i tak mamy dużo. Nie chodzi o te kilkaset dolarów, ale o nasz honor. Rozliczenie musi być bez zarzutu. Trzeba te pieniądze zanieść na górę i przeliczyć w obecności wszystkich, żeby nikt nie śmiał nas podejrzewać. Skoro nieboszczyk pisze w liście, że zostawia sześć tysięcy dolarów, to rozumiesz chyba, że... — Rozumiem — przerwał książę. — Rozumiem, sami pokryjemy deficyt. I z własnej kieszeni wyciągnął pomięte banknoty. — A to świetny pomysł, książę. Wyborny. Masz głowę nie od parady. — No, może i ja też pomogę podtrzymać nasze dobre imię. To mówiąc, wydobył z kieszeni pieniądze. Mało nie pękli ze złości, ale dołożyli tyle, ile do sześciu tysięcy brakowało. — Słuchaj — powiada książę — przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Chodźmy na górę, policzymy pieniądze, a potem oddajmy wszystko dziewczętom. — A wiesz, książę, masz łeb na karku. Świetny pomysł, najlepszy, jaki kiedykolwiek przyszedł komuś do głowy. Gdy wróciliśmy na górę, król przy wszystkich przeliczył pieniądze, układając je w dwadzieścia kupek, w każdej po trzysta. Wszyscy patrzyli na dwadzieścia gustownych małych kupek zachłannym wzrokiem, jak nie przymierzając kot na mleko, a oczy błyszczały im jak świece. Gdy wrzucono wszystko z powrotem do torby, król przemówił: — Przyjaciele, nieszczęsny mój brat, którego śmiertelne szczątki w tej oto trumnie spoczywają, Okazał się wspaniałomyślny dla tych biednych sierot, bez ojca i matki, które ukochał i do łona swego przytulił. My, którzy go znaliśmy, wiemy, że okazałby się stokroć bardziej wspaniałomyślny, gdyby nie obawa skrzywdzenia braci. Tak, na pewno by się nim okazał. Jestem tego pewien. Jakimi więc bylibyśmy braćmi, gdybyśmy jego zamiary niweczyli? Jakimi bylibyśmy stryjami, pozbawiając mienia te słodkie, biedne dziewczyny tak gorąco przez niego ukochane? I to kiedy? Teraz, gdy w trumnie spoczywa. Jeśli znam Williama, a znam go dobrze, to pewien jestem, że i on, lecz po cóż mówić za niego, niech sam odpowie. Tu zaczął pokazywać coś na migi księciu, który patrząc na niego przez chwilę wzrokiem osłupiałem, rzucił się w końcu bratu na szyję, bełkocząc gu, 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 a gu, całując go zapamiętale. Wtedy król powiedział. Wiedziałem, że tak będzie i mniemam, że wszyscy tu obecni nie wątpią w to, co mój brat myśli. Chodź tu Mary Jane i ty Susan, chodź i ty Joanno bierzcie te pieniądze, bierzcie wszystko jako dar tego, który w trumnie spoczywa. Zimny wprawdzie, lecz z sercem pełnym radości. Tu Mary Jane rzuca mu się na szyję, a susan i ta z zajęczą wargą objęły księcia, który je ściskał i całował. Obecni cisnęli się do nich ze łzami w oczach, a ściskając oszustów powtarzali: Zacne, poczciwe dusze! Jacy szlachetni! Ach, kto by się tego spodziewał? Parę minut wcześniej jakiś wysoki mężczyzna o kościstych szczękach wszedł do pokoju, przysłuchiwał się i przypatrywał wszystkiemu z wielką uwagą, nie mówiąc ani słowa. Do niego także nikt się nie odezwał, bo właśnie wtedy król wygłaszał orację, której wszyscy słuchali. Po skończeniu abner Shackleford powiedział: Doktorze Robinson, słyszał pan? Przyjechali bracia nieboszczyka. To jest właśnie Harvey Wilkes. Król uśmiechnął się najpiękniej jak umiał i wyciągając rękę zawołał. — Więc to jest doktor i przyjaciel mego najukochańszego brata? — Ja... ja... — Weź tę rękę — odpowiedział doktor. — To niby pan mówi po angielsku? Pan nawet nie umie naśladować czystej angielszczyzny. Pan jest bratem Petera Wilksa? Jest pan oszustem! Nikim więcej! Trzeba było widzieć, jak te słowa zostały przyjęte. Nikt doktorowi nie uwierzył. Wszyscy go otoczyli, starając się uspokoić i przekonać, że to naprawdę bracia Petera. Starszy jest na pewno Harwejem, zna bowiem wszystkich po nazwisku. Wie nawet, jak się miejscowe psy nazywają. Prosili doktora, błagali, zaklinali, żeby nie czynił przykrości Harvey'owi i biednym dziewczętom, ale wszystko na próżno. Ten uparcie powtarzał, że człowiek, który chce uchodzić za Anglika, jest oszustem i kłamcą. Biedne dziewczęta przytuliły się do króla płacząc, aż tu raptem doktor podszedł i powiedział szorstko. — Byłem przyjacielem waszego ojca i waszym, więc ostrzegam was jako przyjaciel i jako człowiek uczciwy, który was pragnie ustrzec przed złem, żebyście z tym łotrem i oszustem, który otumania ludzi, nie utrzymywały żadnych stosunków. Oszust ten nie wiadomo skąd dowiedział się o faktach, a wy to bierzecie za dowody i dajecie się oszukiwać. Do czego przykładają rękę jeszcze ci wszyscy, którzy powinni mieć rozum za was i za siebie. Mary Jane Wilkes, znasz mnie jako bezinteresownego przyjaciela. Posłuchaj mnie. Wypędź z domu tego przybłędę i wydrwi grosza. Błagam cię, uczyń to. Mary Jane wyprostowała się i gdy podniosła głowę niby królowa, powiedziała. Oto moja odpowiedź. I mówiąc te słowa złożyła w ręce króla torbę z pieniędzmi. Weź, drogi stryju, te pieniądze. Zrób z nimi to, co będziesz uważał dla nas za najkorzystniejsze. Nie chcę żadnego pokwitowania. Obecni zaczęli bić brawo i tupać nogami na znak zadowolenia, a król, gdy podniósł głowę, uśmiechnął się dumnie. Dobrze, powiedział na to doktor. Ja umywam ręce od tej sprawy. Ostrzegam was jednak, że przyjdzie chwila, w której gorzko będziecie opłakiwały dzień dzisiejszy. Po tych słowach wyszedł z pokoju. Rozdział szósty Hak opowiada. Panienka prosi o przebaczenie. Za firanką. Hak chowa pieniądze. Gdy się wszyscy rozeszli, król zapytał Mary Jane, czy może dostać osobną izbę. Na co dziewczyna odpowiedziała, że ma tylko jeden pokój gościnny i to niewielki, który odda stryjowi Williamowi. Dla stryja Harveya przeznacza swój własny, który jest większy. Sama zaś. Przeniesie się do pokoju sióstr i prześpi na kanapce. Ja dostanę pokoik na górze, maleńki wprawdzie, ale czysty. Król zaakceptował to, mówiąc, że służący, to niby ja, może sypiać na pięterku. Poszliśmy więc z Mary Jane, która pokazała nam nasze pokoje. Skromnie urządzone, ale czyściutkie i miłe. Obiecała też, że wyniesie ze swojego pokoju suknie i różne drobiazgi, które zapewne zawadzać będą stryjowi, król jednak nie pozwolił na to. Suknie wisiały na ścianie, a osłaniała je perkalowa firanka, zwieszając się aż do ziemi. W jednym rogu pokoju stał stary kufer, w drugim pudło z gitarą. Wszędzie było mnóstwo cacek i drobiazgów, którymi panienki lubią ozdabiać swoje mieszkania. Król zapewnił, że takie drobiazgi czynią pokój przytulniejszym i nie pozwolił ich uprzątać. Pokój oddany księciu był znacznie mniejszy, mój zaś na górce okazał się prawdziwą dziuprą, ale wygodną i słodną. Późnym wieczorem podano doskonałą kolację, na którą zeszli się wszyscy zaproszeni. Ja stałem za krzesłami księcia i króla, innym usługiwali murzyni. Mary Jane wszystkich częstowała. Gdy goście wstali, ja i najmłodsza, przezywana z powodu swojej wargi zajączkiem, poszliśmy jeść do kuchni, a starsze siostry pomagały murzynom sprzątać ze stołu. Zajączek zaczął mnie wypytywać o Anglię i o małe włosnie przyłapała mnie na oszustwie. Zapytała mnie na przykład: Widziałeś kiedyś króla? Którego? Wilhelma IV? Przypuszczam, że widziałem i to nieraz. Bywa w naszym kościele. Wiedziałem, że Wilhelm IV nie żyje, ale nie dałem tego poznać po sobie. Jak to? Bywa w kościele regularnie? W każdą niedzielę. Jego ławka stoi naprzeciwko naszej po drugiej stronie Ambony. A ja myślałam, że król mieszka stale w Londynie. Oczywiście. A, a gdzie miałby mieszkać? Ale wy mieszkacie w Sheffield. Dałem się złapać. Żeby wybrnąć z kłopotu, udałem, że się zadławiłem kosteczką kurczaka. Dopiero po chwili odpowiedziałem. Bywa regularnie, gdy bawi w Sheffield latem, podczas kąpieli morskich. Przecież Sheffield nie leży nad morzem. A kto mówił, że nad morzem? Ty mówisz. Nie. Nie mówiłeś? Nie mówiłem. N nie mówiłeś więc, co mówiłeś? Mówiłem o kąpielach morskich. A widzisz, przecież Sheffield nie leży nad morzem. Dziewczyno, piłaś kiedyś wodę mineralną kongres? Piłam. A jeździłaś pić ją do kongres? Nie, przecież jest tutaj. Tak samo Wilhelm IV. Nie potrzebuje jeździć do morza, żeby wziąć kąpiel morską. Skąd bierze wodę morską? Stąd. Skąd ty brałaś mineralną? Z beczki. W pałacu królewskim w Sheffield jest ogromny kocioł, bo król chce mieć wodę gorącą. Nie mogą mu przecież grzać tej wody w samym morzu. Nie dowieźliby jej gorącej. A, teraz rozumiem. Trzeba było tak mówić od razu. Nie kłócilibyśmy się. Gdy to powiedziała, doszedłem do wniosku, że już po wszystkim i byłem bardzo zadowolony z siebie, ale za chwilę Joanna znowu zapytała: Ty też bywasz w kościele? Bywam regularnie. Gdzie siadasz? Gdzieżby jak nie w naszej ławie. W czyjej ławce? W naszej w ławce twego stryja Harveja. A po co stryjowi ławka? Jak to po co? Przecież gdzieś musi siedzieć. Myślałam, że stryj nie siedzi w kościele, tylko stoi na ambonie. A niech to! Znowu wpadka. Zapomniałam, że stryj jest kaznodzieją. Dławiąc się znowu kosteczką kurczęcia, myślałem jak wybrnąć. Wreszcie powiedziałem. No wiesz co? Więc tobie się zdaje, że w kościele jest tylko jeden kaznodzieja? A, a po co więcej? A kto miałby kazanie dla króla? Jakaś ty zabawna. Tam jest kaznodziejów... Nie mniej ni więcej tylko siedemnastu. Siedemnastu? Chryste panie. Oj, nie chciałabym słuchać ich wszystkich, choćbym zaraz potem miała pójść prosto do nieba. Siedemnastu to chyba w jeden dzień nie skończą. Tygodnia na to potrzeba. Dziecko jesteś. Codziennie mówi inny. A co robi reszta? Nic. Kręcą się po kościele, czasem któryś zbliży się do ołtarza, zaśpiewa, ale przeważnie nic nie robią. — To po co jest ich tylu? — Po co? Żeby podnieść znaczenie kościoła, nie rozumiesz tego? — Nie, nie rozumiem. Powiedz mi, jak się w Anglii obchodzą ze służącymi? Lepiej niż my z murzynami? — Nie, służących traktują gorzej niż psy. Nie dają im tak jak u nas dni wolnych? Tydzień na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, i tydzień w rocznicę czwartego lipca? Nigdy w życiu. Od razu widać, że nigdy nie byłaś w Anglii. Wiesz co ci powiem, Joanno? Przez okrągły rok nie mają ani jednego dnia wolnego. Nigdy nie chodzą ani do cyrku, ani do teatru, ani na targ murzynów, ani nigdzie. Ani do kościoła? Ani do kościoła. Ale ty przecież chodzisz do kościoła. Masz tobie. Znowu dałem się złapać. Zapomniałem, że jestem służącym. Wytłumaczyłem więc, że nie jestem zwyczajnym sługą, tylko chłopcem służącym, a to zupełnie coś innego. Chcąc nie chcąc, muszę chodzić z państwem do kościoła i siadać z nimi w ławce, bo takie jest prawo. Szło mi jak po grudzie i widać było, że nie zadowoliłem Joanny. E, słuchaj, powiedziała w końcu, przysięgniesz, że mówiłeś prawdę? Daję słowo. Nie kłamałeś? W życiu mówiłem samą prawdę. Połóż rękę na tej książce i powtórz, że mówiłeś prawdę. Spojrzałem na książkę i widzę słownik. Położyłem więc na nim rękę i powiedziałem mówiłem prawdę. Spojrzała na mnie jakoś przychylniej, ale pomyślała trochę i znowu powiedziała No, teraz wierzę, ale nie we wszystko. Głupia bym była, gdybym ci uwierzyła we wszystko, co powiedziałeś. A w co nie możesz uwierzyć, Joanno? Spytała nagle Mary Jane, wchodząc do kuchni razem z Susan. Nie masz prawa mówić mu, że kłamie. Do obcego nie wolno tak mówić. I tak czuję się tu obco, a gdyby ktoś tak mówił do ciebie? Ty zawsze, Mary, współczujesz tym, których nikt się nie czepia. Ja mu tylko powiedziałam że mnie nie można okłamywać. Tylko tyle, ani słowa więcej. Zdaje mi się, że nie ma w tym nic złego. To nieważne, zaszkodzi czy nie. Jest obcy i gości w naszym domu, a więc nie masz prawa sprawiać mu przykrości. Ale Mary, on mówił. Mniejsza o to, co mówił, to jego rzecz. A ty masz być uprzejma i traktować go tak, żeby czuł się u nas jak u siebie. Słuchając tych słów, pomyślałem i ja pozwalam, żeby stary drań okradał taką dobrą panienkę. Zaraz potem Susan nakrzyczała też na Joannę. Mimo woli pomyślałem znowu, już drugą dobrą dziewczynę pozwalam oszukiwać łobuzom. W końcu Mary Jane zaczęła tłumaczyć, co zrobiła źle, ale robiła to tak łagodnie, że nawet ja zgłupiałem. Po tej przemowie Joanna stajała jak wosk na słońcu i zaczęła szlochać. Dobrze, już dobrze powiedziały starsze. Przeproś go i nie będziemy miały do ciebie pretensji. Przeprosiła. I to jak ładnie przeprosiła jak prawdziwa panienka. Aż miło było słuchać, gdy przepraszała i byłem gotów popełnić jeszcze tysiąc kłamstw, żeby tak mnie przepraszała. Znów pomyślałam sobie: Teraz pozwalam ukradać wszystkie trzy, a przecież każdej mi było szkoda. Po ceremonii przeprosin panienki za wszelką cenę usiłowały mnie rozweselić, żebym czuł się jak u siebie w domu. A mnie coraz bardziej robiło się smutno, taki mnie wstyd ogarniał. Postanowiłem więc, że zrobię wszystko, by otrzymały z powrotem gotówkę albo pękne. Powiedziałem panienkom, że jestem zmęczony i chcę się położyć spać. Gdy zostałem sam, zacząłem rozmyślać, co zrobić. Czy wymknąć się po cichu do doktora i powiedzieć mu prawdę? Nie, to się na nic nie zda. Doktor powoła się na mnie, a wtedy król z księciem dobiorą mi się do skóry. Może powiedzieć wszystko Mary Jane? Nie, nie potrafi ukryć tego, co wie, i twarz ją natychmiast zdradzi, a oszuści drapną z pieniędzmi i po wszystkim. A jeżeli dziewczyna zwróci się o czyjąś pomoc, to też zostanę w to wmieszane. Nie, to na nic. Jest tylko jeden sposób. Ja muszę ukraść te pieniądze i gdzieś schować. Nikt mnie nie będzie podejrzewać. Gdy już będę daleko, dam znać Mary Jane, gdzie są. Najlepiej ukraść je jeszcze tej nocy, bo kto wie? Ten doktor może tylko udaje, że ustąpił. Może coś knuje przeciwko nim, by ich stąd wykurzyć. I co wtedy? Gdy trafiłem po ciemku do pokoju księcia, obmacałem w nim wszystkie sprzęty i kąty. Następnie poszedłem do pokoju króla ale po ciemku nie mogłem nic znaleźć, a świecy zapalić nie mogłem. Postanowiłem więc zaczaić się i podsłuchiwać. Być może czegoś się dowiem. Na odgłos kroków schowałem się za firanką między sukniami Mary Jane i czekałem. Weszli obaj i gdy zamknęli za sobą drzwi, zajrzeli pod łóżko. Dobrze, że się tam nie schowałem. Każdemu, kto się chce ukryć, najpierw przychodzi na myśl wejść pod łóżko, dlatego książę od razu tam zajrzał. Gdy usiedli obok siebie... Król szeptem powiedział: Po co mnie tu wołałeś? Mów o co chodzi, ale prędko. Słuchaj, jestem bardzo niespokojny. Coś mi tutaj śmierdzi. Ciągle pamiętam słowa doktora. Powiedz mi, co chcesz zrobić? Wydaje mi się, że wpadł mi do głowy dobry pomysł. Tak? Jaki pomysł? Żebyśmy stąd uciekli, nie czekając jutra. Zabierzmy to, co mamy i w nogi. Zmartwiałem. Przed godziną byłoby mi to obojętne. Teraz jednak moje plany mogły lec w gruzach. Na szczęście królowi nie spodobał się ten plan. — Co? — powiedział. — Wynosić się, nie sprzedając tego, co nam zapisano? Wynosić się nie wiadomo dlaczego i zostawić majątek wartości ośmiu lub dziesięciu tysięcy dolarów? I to majątek, który można sprzedać za gotówkę? — Książek powiedział, że to mu wystarcza — i nie chce dalej okradać sierot za wszystkiego, co posiadają. Nie wiesz, co mówisz, prawie zawołał król. Sieroty stracą tylko sześć tysięcy, a ofiarą padnie nabywca nieruchomości. Gdy wyjdzie na jaw oszustwo, licytacja będzie unieważniona, a sprzedane nieruchomości wrócą do właścicieli. To im wystarczy. Są młode i zdrowe, mogą pracować na życie. Nie stanie im się zresztą żadna krzywda, ile jest na świecie naprawdę biednych dziewcząt, nad którymi nikt się nie rozczula. Gadał tak na tyle długo, aż przekonał księcia, który jednak mimo to chciał szybko uciekać ze względu na doktora. Ale król na to. Niech go diabli wezmą. Co on nam może zrobić? Miejscowych osłów co do jednego mamy za sobą. Po chwili książę rzekł, myślę, że te pieniądze źle schowaliśmy. Dlaczego? Bo Mary Jane jutro zabierze suknię lub przyśle po niej Murzyna, który zobaczy torbę. Czy myślisz, że Murzyn, widząc worek, nie pożyczy sobie z niego trochę? Ale ty masz łeb. Król pokręcił głową z podziwu i gdy podszedł do firanki zaczął pod nią szperać tuż przy mnie. Przywarłem do ściany jak tapeta. Niemal nie oddychałem ze strachu na myśl, co ze mną zrobią, gdy mnie złapią. Na szczęście król wyjął torbę, nie podejrzewając mojej obecności. Włożyli ją w słomę siennika pod piernatem, przekonani, że tam jest najbezpieczniejsza. Murzyn bowiem, który przyjdzie spać łóżko, wzruszy tylko pierzynę, nie dotykając siennika. Nie doszli jeszcze do połowy schodów, a już miałem torbę, i przemknąwszy z nią do swojej izdebki, schowałem tam tymczasowo. Miałem zamiar wynieść ją poza dom, bo byłem pewien, że wszystko przewrócą do góry nogami, gdy spostrzegą stratę pieniędzy. Potem położyłem się nierozebrany i oczywiście nie mogłem zasnąć. Po pewnym czasie usłyszałem, jak oszuści wracają na górę. Gdy zsunąłem się z siennika, leżałem na podłodze, tuż przy drabinie. Oczy i słuch wytężałem, czekając, ale cicho nic się nie działo. Poczekałem aż ucichły w domu wszelkie oznaki życia i zszedłem ostrożnie na dół. Rozdział dwudziesty siódmy. Pogrzeb, król bierze się do interesów, hak podejrzany, szybka sprzedaż, mały zysk. Było cicho, jak makiem zasiał. Przez wąską szparkę w drzwiach zajrzałem do jadalni. Potem poszedłem dalej korytarzem, chcąc dojść do głównych drzwi wejściowych. Były zamknięte. W zamku nie było klucza. Wróciłem, zastanawiając się, co robić, gdy nagle usłyszałem, że ktoś schodzi ze schodów. Nie mając gdzie się podziać, wpadłem do salonu. Sądziłem, że jedynym dogodnym miejscem do ukrycia pieniędzy jest trumna. W wieko zsunięte do połowy odkrywało twarz zmarłego, Przysłoniętą całunem i górną część korpusu. Zbliżywszy się do trumny, wsunąłem torbę pod wieko poniżej złożonych na krzyż rąk nieboszczyka, których nie dotknąłem. Aż mnie dreszcz przeszedł, takie były zimne. Odskoczyłem od trumny i ukryłem się za drzwiami. Osobą schodzącą z góry była Mary Jane. Powoli, lekko stąpając, zbliżyła się do trumny. Uklękła przy niej i długo patrzyła na rysujący się przez całą kształt głowy i ramion, a potem cichutko zapłakała. Wysunąłem się ze swojej kryjówki i wróciłem do siebie. Położyłem się, ale nie byłem zadowolony. Tyle zachodu, takie ryzyko, a nie wyszło tak jak chciałem. Leżałem i rozmyślałem: jeżeli pieniądze zostaną w trumnie, to dobrze. Jak odpłynę stąd jakieś sto mil, Mary Jane dostanie mój list, każe wykopać trumnę, otworzy ją i znajdzie pieniądze. A jeżeli stanie się inaczej? Jeżeli pieniądze znajdą ludzie, którzy będą zaśrubowywać wieko, to co wtedy? Król zabierze je jak swoje i dużo wody upłynie, zanim ktoś zdoła mu je odebrać. Chciałem ponownie zejść na dół i wyjąć strumny worek, ale nie starczyło mi już odwagi. Ranek był coraz bliższy, więc Ktoś mógłby się obudzić i schwytać mnie na gorącym uczynku. Co wtedy będzie, gdy mnie złapią z sześcioma tysiącami dolarów, których nikt mi przecież do pilnowania nie oddawał? Gdy zszedłem rano na dół, pokój bawialny był zamknięty i nie było w nim nikogo z obcych oprócz wdowy Bartley i nas. Uważnie patrzyłem na wszystkich, starając się odgadnąć z ich twarzy, czy coś się nie wydarzyło, ale z twarzy niczego nie mogłem się domyślić. Około południa zjawił się przedsiębiorca pogrzebowy z pomocnikami, postawił na środku pokoju kilka krzeseł, a inne porozstawiał w salonie i jadalni. Wieko trumny leżało tak samo jak w nocy, ale w obecności tylu osób nie śmiałem pod nie zajrzeć. Tymczasem zaczęli schodzić się ludzie. Panny oraz stryjowie zajęli miejsca przy trumnie w pierwszym rzędzie krzeseł, a goście za nimi. Nastrój był poważny i uroczysty. Tylko panienki i stryjowie płakali cicho, pochyliwszy głowy i trzymając chustki przy oczach. Przed trumną stanął wielebny hobson i uroczyście rozpoczął mowę. Po bardzo dobrej mowie pastora, lecz trochę za rozwlekłej i nudnej, zabrał głos król, plotąc trzy potrzy. Gdy skończył, do trumny zbliżył się przedsiębiorca i zaczął przyśrubowywać wieko, aż spociłem się z emocji. Na szczęście obyło się bez niespodzianek. Wieko dopasował, dociągnął i zaśrubował cicho, zręcznie, prędko. I po wszystkim, a ja nie miałem pojęcia, czy pieniądze były w trumnie, czy nie. A nuż myślałem sobie, ktoś ukradkiem wyciągnął torbę. Potem odbył się uroczysty pogrzeb. Wieczorem Król ruszył w odwiedziny do przyjaciół zmarłego, którym wcześniej napomknął, że jego parafianie oczekują go z utęsknieniem, musi więc szybko załatwić interesy, sprzedać majątek i czym prędzej wracać do domu, gdzie nikt nie może go zastąpić. Przy czym nadmienił, że obaj z Williamem postanowili dziewczęta zabrać do Anglii. Wiadomości te przyjęto z aplauzem. Wszyscy bowiem uważali, że najlepiej będzie, gdy sieroty powrócą do ojczyzny, do krewnych i przyjaciół, Dziewczęta, a nie mniej, były zadowolone i nagliły stryja do sprzedaży, zapewniając go, że będą na czas gotowe. Aż mi się serce krajało, gdy patrzyłem na radość tych biednych istot, okradanych przez dwóch niegodziwców, ale nie byłem w stanie temu przeszkodzić. Licytację zapowiedziano na trzeci dzień po pogrzebie, z zaznaczeniem, że o ile ktoś by chciał kupić z wolnej ręki przed tym terminem, może to uczynić bez przeszkody. Na Przyjechali dwaj kupcy, którym król sprzedał troje murzynów po bardzo przystępnej cenie, dwóch synów do Memfisa, matkę do Orleanu. Dziewczęta i sprzedani niewolnicy tak nie płakali, iż byłem pewien, że serca im pękną przy pożegnaniu. Ja też miałem łzy w oczach. Sprzedaż ta nie przysporzyła w mieście oszustom popularności. Gorszono się rozłączeniem matki z dziećmi. Mówiono, że stary Peter nigdy by tego nie uczynił, a spadkobiercy powinni postępować według woli zmarłego. Opinia zwróciła się przeciw królowi, ale on z uporem robił swoje, nie zważając na perswazję księcia, który zalecał ostrożność i ganił postępowanie swego towarzysza. W następnym dniu miano licytować dobra. O świcie ktoś mnie gwałtownie obudził. To król z księciem, obaj bardzo zdenerwowani. Byłeś wczoraj w moim pokoju? spytał król. Nie, najjaśniejszy panie, bo tak zawsze kazał mówić do siebie, gdy nie było obcych. A wczoraj rano albo wieczorem? Nie, najjaśniejszy panie. Daj słowo, że mówisz prawdę. Słowo daję, że mówię prawdę. A nie widziałeś, żeby tam ktoś wchodził? spytał znowu książę. Nie, jaśnie oświecony książę, nie pamiętam, żebym kogoś widział. Przypomnij sobie, udałem, że się zastanawiam, po czym powiedziałem. Widziałem, że wchodzili tam parę razy Murzyni, aż podskoczyli. Z początku niby zdziwieni, zrobili potem taką minę, jakby się tego właśnie spodziewali. Jak to? Wszyscy razem? Nie, nie wszyscy, a przynajmniej nie wszyscy od razu zdaje mi się, że tylko raz widziałem, jak kilku naraz wychodziło z pokoju. A kiedy to było? Rano, w dzień pogrzebu. Nawet dość późnym rankiem, bo tego dnia zaspałem. Schodziłem właśnie po drabinie, gdy ich zobaczyłem. No, mów dalej, mów. Co robili? Nic nie robili. Wyszli z pokoju, na palcach i odeszli. To oni, na pewno oni! zawołał król wielce zafrasowany. Stali przez chwilę zakłopotani, aż wreszcie książę, wydając z siebie śmiech, jakby kto piłą po szkle pociągał, powiedział — Nikt tak nie umie udawać jak murzyni. Kto by to pomyślał? A jak to płakali, wyjeżdżając? — Gdybym miał pieniądze na założenie teatru, zatrudniłbym ich na aktorów. — Za tanio ich sprzedałem. Za tanio! — Książę, a gdzie jest czek wystawiony przez nabywcę? — Gdzie ma być? — W banku. Płatny dopiero jutro. Chwała Bogu, jeszcze możemy sprawę odwrócić. Wtedy ja, udając nieświadomego, zapytałem. A co się stało? A tobie co do tego? Wrzasnął król. Pilnuj własnego nosa i własnych interesów, jeżeli takie masz, jasne? Trzeba trzymać język za zębami, rzekł do księcia. Na wekslu jest podpis nabywcy, poprzez niego trafimy do Murzynów. Tymczasem ani mru, mru Nikomu! Zeszli z drabiny, po czym książę z szyderczym uśmiechem powiedział. Gdybyś mnie posłuchał, to murzyni jeszcze by tu byli, a my już nie. Król odburknął tylko. A wszystko dlatego, że odmawiałem sobie należytej wygody i wstawałem za wcześnie. Diabła zjem, jeżeli jeszcze kiedyś tak zrobię! Byłem bardzo zadowolony, zwalając wszystko na murzynów, którym przecież już więcej zaszkodzić nie mogłem. Rozdział dwudziesty Podróż do Anglii Niegodziwcy Król jak i taki Mary Jane opuszcza dom Pożegnanie Haka z Mary Jane Skrofuły Nowi bracia Ubrałem się i zszedłem na dół o zwykłej porze. Przechodząc koło pokoju panienek przez otwarte drzwi, spostrzegłem Mary Jane klęczącą przy swoim kufrze, przygotowanym do drogi. Biedaczka wybierała się do Anglii. Zamiast jednak pakować rzeczy, przysiadła przed kufrem i zakrywając twarz rękami, płakała, jakby jej serce miało pęknąć. Wzruszyłem się, więc wszedłem i powiedziałem: Panienka źle znosi płacz innych i ja też. To jest, czasem nie mogę, kiedy ktoś. Niech mi panienka powie, dlaczego płaczę. Powiedziała. Było tak, jak myślałem, płakała z żalu nad dolą murzynów. Całą przyjemność podróży do Anglii psuła jej myśl o ich losie. Nigdy, nigdy nie potrafiła być szczęśliwa, wiedząc, że już ich w życiu nie zobaczy, łukając coraz żywniej i łamała ręce z rozpaczy. A. Nie mogę. Nie mogę znieść myśli, że oni się już nigdy nie zobaczą. Nie. Powiedziałem Zobaczą się i to najdalej za dwa tygodnie Z pewnością się zobaczą Masz tobie Znowu wyrwały mi się te słowa Jeszcze ust zamknąć nie zdążyłem A ona, ramionami otaczając mi szyję, zawołała Na pewno? Powtórz to jeszcze raz Pomyślałem, że się wygadałem za wcześnie Powiedziałem za wiele i kiepsko ze mną Trudno, co robić? Może najlepiej spróbuję tym razem powiedzieć prawdę Raz się śmierć Powiem jak jest Mimo, że to będzie przystawienie płonącej świecy do beczki z prochem. Niech się dzieje, co chce. Powiem. Czy panienka zna w mieście kogoś, kto mieszka trochę na uboczu, a jest godny zaufania? Oczywiście. Czy mogłaby panienka tam pójść i pobyć ze trzy, cztery dni? Mogłabym, do państwa Lotrop. Ale dlaczego? Jeżeli powiem, dlaczego wiem, że murzyni zobaczą się znów ze swoją matką najdalej za dwa tygodnie i to tu, w tym domu, jeżeli udowodnię, skąd to wiem, czy panienka pójdzie do państwa lotrop? Nawet na cały rok. Skoro tak, to już dobrze. W słowu panienki bardziej wierzę niż komu innemu, choćby nawet przysięgał na Biblię. Mary Jane zarumieniła się na taką pochwałę. Ja zaś powiedziałem... Niech panienka nie zacznie krzyczeć po usłyszeniu tego, co powiem. Proszę siedzieć cichutko i przyjąć po męsku moje słowa, gdyż prawda, którą wyjawię, jest trudna do zniesienia, ale to prawda. Ci stryjowie, panienek, nie są wcale stryjami. To para włóczęgów, oszustów i obierze światów. Uf, najgorsze już powiedziałem, reszta jest niczym w porównaniu z tym. Mary Jane skoczyła z miejsca jak oparzona, wołając z twarzą purpurową z gniewu: — A godziwcy! Ani minuty nie traćmy, ani sekundy! Zaraz się tu z nimi rozprawią, wykąpią w smole, wytarzają w pierzu i wrzucą obydwu do rzeki. I owszem, odpowiedziałem, ale kiedy? Zanim panienka pójdzie do państwa Lotrop, czy też. — Ach, prawda, co ja plotę! I usiadła spokojnie. Zapomniałam się. Zapomniałam o swojej obietnicy. Przepraszam cię, mów dalej, mów. Będę słuchała spokojnie. Już mi przeszło. Powiedz, co mam robić, a zrobię wszystko, co powiesz. To nie byle jakie łotry, panienko. Należy z nimi postępować ostrożnie. Tak się złożyło, że czy chcę, czy nie, muszę z nimi podróżować. Wolałbym nie mówić dlaczego. Gdyby się w mieście dowiedzieli, co to za ptaszki, byłoby może lepiej dla mnie, ale ucierpiałby na tym ktoś, kogo panienka nie zna, ale ja znam i bardzo lubię. Tego kogoś nie można narażać, prawda? I dlatego musimy chwilowo oszczędzić tych łotrów. W tym momencie wpadł mi do głowy szczęśliwy pomysł, jak mogę uwolnić siebie i Jim'a od niepożądanych towarzyszy. Należy zostawić ich tu, w więzieniu, a samemu drapnąć. Ponieważ nie miałem ochoty pędzić na tratwę w biały dzień, kiedy co krok mógłbym kogoś spotkać i co chwila musiałbym odpowiadać na pytania, więc odłożyłem wykonanie planu do nocy i to nawet do późnej nocy. Tymczasem powiedziałem: Ja panience powiem, co trzeba zrobić, żeby uniknąć długiego pobytu u państwa Lotrop. Czy to daleko? Prawie cztery mile. To w sam raz. Niech panienka posiedzi u nich do dziewiątej wieczorem i wróci, ale nie sama. Musi ktoś panienkę odprowadzić przed jedenastą. Po powrocie proszę postawić tu, w tym oknie, zapaloną świecę i czekać do jedenastej. Gdy ta godzina wybije, a ja się nie pokażę, to będzie znaczyło, że mnie tu nie ma, że już jestem daleko i bezpieczny. Wtedy może panienka postarać się o to, żeby obu oszustów wsadzono do więzienia. Gdybym jednak nie uciekł, lecz uwięziono by mnie z nimi... To mam nadzieję, że panienka ujmie się za mną i opowie o wszystkim. Czy będzie mnie panienka broniła? Ma się rozumieć, że będę. Włości z głowy nie spadnie, odpowiedziała. Jeśli ucieknę, mówiłam dalej, to nie będzie mnie tu, aby dowieść, że ci dwaj urwi połcie nie są stryjami panienki, a dowieść mógłbym, gdybym został. Są wszakże inni. Tacy, którzy lepiej to zrobią ode mnie. Tacy w którym nikt nie będzie powątpiewał, że mówią prawdę, którym prędzej niż mnie uwierzą. I zaraz, panience, powiem, gdzie ich znaleźć. Proszę tylko o ołówek i papier. O, jest. Brigwill? Król jaki taki? Niech panienka to dobrze schowa. Jeżeli sąd będzie chciał się czegoś o nich dowiedzieć, to niech pośle do Brigwill gońca z zawiadomieniem, że znaleziono ludzi, którzy wystawiali wielką tragedię i wezwie świadków. Całe miasto tu się zleci, zanim panienka zdąży palcem kiwnąć. A gdy stawią się świadkowie, o resztę nie ma obaw. Zdawało mi się, że powiedziałem wszystko, aby ułatwić Mary Jane pozbycie się z domu wydrwi groszów. — Niech panienka pozwoli na licytację — dodałem jeszcze. — Niech się je jej wcale nie obawia. Nabywcy dają przekazy płatne na zajutrz lub korzystają z terminu trzydniowego — Stryjowie mają więc ręce związane i nie ruszą się przed otrzymaniem całej należności. Mniejsza więc o to, za jaką cenę sprzedadzą domy i ruchomości, bo sprzedaż będzie bezprawna. To samo z Murzynami. Niedługo tu wrócą, bo nie zostali sprzedani. Jeżeli tak, rzekła Mary Jane, to zaraz po śniadaniu wybiorę się do państwa Lotrop. Nie, należy iść przed śniadaniem. Dlaczego? Dlatego, że panienka nie ma maski na twarzy. Z panienki twarzy można czytać jak z otwartej książki. Czy panienka potrafi spojrzeć w oczy stryjom i mówić z nimi jak wczoraj? Uśmiechać się, nie mrugnąć okiem, gdy zechcą panienkę pocałować na dzień dobry? Nie, nie, przestań, przestań tak. Pójdę przed śniadaniem, nie zniosłabym tego, ale jak z nimi zostawić siostry? Bez obaw. Nic im się nie stanie, a stryjowie mogliby coś podejrzewać, gdyby panienki wszystkie wyszły z domu. Radziłbym nawet, żeby panienka już się z siostrami nie spotkała, ani z kimkolwiek. Gdyby ktoś z nienacka spytał o zdrowie stryjów, panienka natychmiast zdradziłaby się. Niech już panienka idzie jak najprędzej, a ja tu ze wszystkim dam sobie radę. — A jeżeli chodzi o torbę z pieniędzmi to — dodałem wreszcie. — Cóż robić, już ją mają, wstydzę się własnej głupoty, gdy pomyślę, jak wpadła w ich ręce myli się panienka oni nie mają torby a kto ba żebym wiedział ale nie wiem ja ją miałem wykradłem ją po to żeby oddać panienkom wiem nawet gdzie być powinna sam ją schowałem ale boję się że ją stamtąd wykradziono gdy niosłem torbę usłyszałem że ktoś idzie bojąc się żeby mnie nie posądzono o kradzież schowałem ją w miejsce które mi się nawinęło czy to jednak bezpieczny schowek nie wiem nie rób sobie wyrzutów. Wiem, że chciałeś jak najlepiej. Jeżeli pieniądze przepadły, to nie twoja wina. Gdzie je ukryłeś? Nie chcąc jej znowu przypominać bolesnych wrażeń z ostatnich dni, nie mogłem wyprztusić prawdy. Wolałbym nie mówić tego panience i jeżeli można, niech panienka na to pozwoli. Napiszę jednak napiszę, i panienka idąc do państwa lotrop, będzie wiedziała o wszystkim, dobrze? Pozwoli panienka? Dobrze. Napisałem więc: Włożyłem torbę do trumny tej nocy, kiedy panienka uklękła i płakała. Stałem wówczas za drzwiami, serdecznie współczując panience. Łzy mi nabiegły do oczu, gdy sobie przypomniałem, jak ta biedaczka płakała. Późno w nocy, sama przy trumnie, we władzy dwóch nędzników, którzy pod jej własnym dachem postanowili ją obrabować. Składając kartkę oddałem jej, a ona ze łzami w oczach uściskała mnie i powiedziała. Bywaj zdrów, Hak, zrobię wszystko tak, jak zaleciłeś, a gdybym cię nawet nie zobaczyła, nigdy o tobie nie zapomnę. Będę często myślała o Haku, dobrym, uczciwym chłopcu, o moim szczerym przyjacielu i będę się modliła za ciebie. Bądź zdrów. Gdyby wiedziała, jaki jestem, nie podejmowałaby się trudu ponad swoje siły, chociaż nie nawet wszystko wiedząc modliłaby się za mnie taką już miała naturę gotowa była modlić się nawet za judasza, bo była do końca szczera i dobra nie widziałem jej od chwili, gdy żegnając się ze mną wyszła ze swojego domu, ale myślałem o niej milion razy i o jej obietnicy modlenia się za mnie. A gdybym wierzył, że modlitwa za nią uczyni mnie lepszym, to słowo daję, że i ja pomodliłbym się także. Mary Jane wyszła z domu zapewne tylnymi drzwiami, gdyż nikt jej nie widział wychodzącej. Ja zaś, spotykając Susan i Joannę, zapytałem. Jak się nazywają ci państwo z drugiego brzegu rzeki, którzy przyjaźnią się z panienkami? Mamy tam bardzo dużo znajomych, odpowiedziały, ale najczęściej bywamy u państwa proktorów. Otóż to. Potwierdziłem. To ci sami. Na śmierć zapomniałem nazwiska. Właśnie starsza panienka tam poszła, śpiesząc się bardzo, bo ktoś u nich zachorował. Kto? N nie wiem. Wprawdzie panienka mówiła, ale zapomniałem. Zdaje mi się jednak. O Boże, chyba nie Ann. Przykro mi martwić panienki, ale właśnie ona. Co za nieszczęście? Przed tygodniem była jeszcze zupełnie zdrowa. Czy coś poważnego? Ach, szkoda gadać. Pewnie nie przeżyje kilku godzin, więc wszyscy przy niej siedzą. No, patrzcie Państwo, co jej jest? Nie mogąc wymyślić czegoś lepszego, powiedziałem, skrofuły. Plecież, przy chorych na skrofuły nikt nie siedzi w nocy. Dlaczego nie? A ja mówię panience, że przy Ann siedzieli wszyscy. To jakaś złośliwa odmiana. Jak to złośliwa odmiana? A tak, są powikłania. J jakie? Nie pamiętam wszystkiego. Wdała się jeszcze odra, koklusz, różyczka, żółta febra, zapalenie mózgu i już sam nie wiem co jeszcze. O mój Boże, i to wszystko przez skrofuły? Tak przynajmniej mówiła starsza panienka. To dlaczego nazywają to skrofułami? Dlatego, że to przez skrofuły. Od nich się wszystko zaczęło. To nie ma sensu. To tak samo, jak gdyby ktoś na pytanie, co się stało temu człowiekowi, który po zadrapaniu sobie palca u nogi potem zażył truciznę, wpadł do studni, skręcił karki i rozczaskał sobie czaszkę, otrzymał niedorzeczną odpowiedź, że tylko zadrapał palec u nogi. Gdzie sens tej odpowiedzi? Tak samo go nie ma, jak w tym, co gadasz. Czy choroba An jest zaraźliwa? Czy jest zaraźliwa? Jak można się o to pytać? Czy brona jest zaraźliwa? Nie ale jeżeli idąc po ciemku panienka na nią upadnie to na pewno się zaczepi jeżeli nie o jeden ząb to o drugi zaczepiona o jeden ząb pociągnie panienka za sobą całą bronę prawda? otóż ten gatunek skrofu podobny jest do brony i to nie byle jakiej wyszczerbionej ale całej kto się o nią zaczepi ten przepadł okropność powiedział zajączek zaraz pójdę do stryja Harveja i proszę się chwilę zastanowić czy stryjowie nie muszą wracać do Anglii i to jak najszybciej? Czy panienka przypuszcza, że jak ludzie bez serca odjadą sami, zmuszając panienki do odbycia takiej podróży bez opieki? Będą czekali, wiadomo. No dobrze, a teraz dalej. Stryj Harvey jest kaznodzieją, prawda? Dobrze. Czy kaznodzieja jest zdolny wprowadzić w błąd kapitana okrętu? Czy może pozwolić, żeby starsza panienka weszła na okręt? Nie! I panienka wie o tym, że nie. Co więc zrobi stryj? Pójdzie do kapitana albo do urzędnika, który sprzedaje bilety i powie, bardzo mi przykro, ale moi pobożni parafianie będą musieli obywać się bez mnie. Niech sobie radzą, jak mogą, bo moja bratanica weszła w kontakt z chorą na skrofulozę pluribus unum. Uważam więc za święty obowiązek zostać tu i zaczekać nawet trzy miesiące, dopóki się nie przekonam, czy nie została zarażona. Tak, z pewnością postąpi stryj, ale mniejsza o to, jeżeli panienka uważa, że trzeba iść do stryja i wszystko mu powiedzieć. Tak. Siedzieć tu trzy miesiące, zamiast być w Anglii, gdzie czeka na nas tyle przyjemności, dziękuję. Ani myślę. Kto wie, panienko, może lepiej będzie powiedzieć komuś z sąsiadów. Słuchaj, hak, nie bądź głupi. Jak to? Nie rozumiesz, że każdy z nich natychmiast to wygada? Nie. Jedyny sposób to nic nikomu nie mówić. Może to i racja. Tak. Zdaje mi się, że panienka ma rację. Ale ja myślę, że powinniśmy uprzedzić Stryja o nieobecności Mary Jane, bo będzie o nią niespokojny. Tak, panienka o to prosiła, mówiąc: Powiedz moim siostrom, niech ucałują ode mnie Stryjów i oznajmią im o mojej wycieczce do państwa. Jakże się nazywają? Tacy bogaci, których nieboszczyk Stryj tak poważał i lubił, ci co państwo Abforb, tak? Ci sami. Niech licho weźmie tutejsze nazwiska, człowiek zapamiętać nie może. Tak, ci! Panienka mówiła, że pobiegnie do nich i poprosi, żeby koniecznie przyszli na licytację i zgodnie z życzeniem stryja Pitera kupili ten dom. Potem, jeżeli panienka nie będzie bardzo zmęczona, wróci do domu na noc, w przeciwnym zaś razie przenocuje i powróci dopiero jutro. I dodała jeszcze: nie wspominajcie ani słowa o proktorach, tylko powiedzcie, że poszłam do państwa — Co zresztą jest prawdą, bo panienka poszła do niej, żeby namówić ich do kupna tego domu. — Sama mi to mówiła. — Dobrze, dobrze — odpowiedziały obie i pobiegły do jadalnego pokoju przygotować wszystko do śniadania, ucałować stryjów od Mary Jane i powtórzyć im wszystko. Wszystko odbyło się jak chciałem. Licytacja odbyła się na placu miejskim i trwała dość długo, a król nie odstępował kasjera, który zagarniając pieniądze od nabywców z poważną i pełną godności miną przytaczał od czasu do czasu jakieś zdanie z Pisma Świętego. Wciąż kręcił się pomiędzy ludźmi, wzbudzając swoim Agu, gu, gu, gu powszechne politowanie. Sprzedaż ciągnęła się do wieczora, ale w końcu wszystko sprzedano. Pozostał tylko kawałek gruntu na cmentarzu. Król koniecznie nalegał, żeby i to sprzedać, bo był chciwy. Targowano się właśnie o ten ostatni kawałeczek, gdy z parowca, który właśnie przypłynął, wysiadło na ląd mnóstwo ludzi. Wśród krzyków i śmiechów nagle rozległy się słowa. — Przypłynęli inni, nowi spadkobiercy, bracia starego Petera Wilksa. Trzeba będzie wybrać! Roz... Rozdział dwudziesty Wątpliwości, król wyjaśnia, próba grafologiczna, tatuowanie, otwieranie trumny, hak się wymyka. Przyczyną hałasu i zbiegowiska był starszy pan o bardzo przyzwoitej powierzchowności, obok którego szedł drugi, znacznie młodszy, przystojny, z ręką na temblaku. Ludzie na pół śmiejąc się, a na pół grożąc, krzyczeli na potęgę. Od razu domyśliłem się, że to nie żarty i wydawało mi się, że król i książę zrozumieli w miko co chodzi. Myślałem, że przynajmniej zbledną, ale gdzie tam? Książę udał, że się niczego nie domyśla, tylko ciągle po swojemu gugał, Wesoły i uśmiechnięty. Król zaś spoglądał na nowo przybyłych takim wzrokiem, jakby rozpaczał, że mogą się znajdować na świecie podobni szalbierze i oszuści, a tak udawał znakomicie, że najszlachetniejsi ludzie zaraz zebrali się przy nim, jakby chcąc okazać mu swoją życzliwość i poparcie. Przybysze patrzyli ze zdziwieniem i zdawało się, że nie zrozumieli o co chodzi. Starszy pan prędko się jednak opamiętał, oprzytomniał i zaczął mówić. Rzadwo się odezwał, poznałem, że to on mówi płynną angielszczyzną. — To, co tu zastałem — rzekł przybyły — jest niespodzianką, na którą, szczerze mówiąc, nie byłem przygotowany. Obaj z bratem przeżyliśmy niefortunne przygody w podróży. On złamał prawą rękę, a obaj straciliśmy chwilowo bagaż, który przez pomyłkę wyładowano wczoraj wieczorem w przystani miasteczka kilka mil stąd. Jestem Harvey Wilks. Brat Petera, a to nasz młodszy brat William, głuchoniemy, który teraz na skutek wypadku nawet palcami nie może się ze mną porozumiewać. Tożsamość naszych osób potwierdzą dowody, które za kilka dni po otrzymaniu bagażów przedstawimy. Na razie nic więcej nie powiem, będę czekał w hotelu. To powiedziawszy, odszedł z niemową, a król śmiejąc się głośno zawołał. Złamał rękę. <laughs> Jakie to podobne do prawdy. Akurat trafiło się oszustowi, który powinien rozmawiać na migi, a nie umie. Bardzo wygodne. <laughs> Pomyłka z bagażem i to dobre, dobre, a nawet ze względu na okoliczności bardzo dowcipne. Tu znowu zaczął się śmiać, a zaraz z nim obecnie, z wyjątkiem paru osób. Jednym z nich był doktor, drugim jakiś pan o przenikliwym spojrzeniu ze staroświecką torbą w ręku, który dopiero przybył parowcem. Rozmawiali o czymś półgłosem, od czasu do czasu potakując i zarkając w stronę króla. Był to Levi Bell, adwokat, który jakoby miał pojechać do Louisville. Nie śmiał się także barczysty, skromnie ubrany mężczyzna, który uważnie wysłuchawszy prawdziwego brata zmarłego, słuchał uważnie przemowy króla. Gdy król skończył, nieznajomy podszedł do niego i powiedział. Słuchaj, jeżeli jesteś Harvey'em Wilksem, to powiedz kiedy przyjechałeś? W przeddzień pogrzebu, drogi panie. O której godzinie? Wieczorem. Godzinę lub dwie przed zachodem. Czym przyjechałeś? Jak? Statkiem Susan Powell, płynącym z Cincinnati. Więc jakim cudem widziano cię rano w Pint na łodzi? — Nie byłem rano w Pint. — Urzesz! Kilku mężczyzn zarzuciło mu, że nie powinien rozmawiać w ten sposób ze starszym człowiekiem i do tego kaznodzieją. — Jaki z niego kaznodzieja? To oszust i kłamca. Właśnie tamtego ranka był w Pint. Przecież tam mieszkam, sami wiecie. Mówię wam, że byłem tam i on tam był. Widziałem go na własne oczy. Przybył w Łodzi w towarzystwie chłopca. — Czy poznałbyś tego chłopca, Heinz? — Zdaje mi się, że tak, ale nie ręczę. Ale... To to on, on. Tu stoi. Poznaję go bez wątpienia, gdy wskazał na mnie, doktor rzekł. Sąsiedzi, nie wiem, czy ci, którzy teraz przyjechali, są oszustami, czy nie, jeżeli jednak nimi nie są, to musimy coś zrobić. Uważam za nasz obowiązek dopilnować, żeby się stąd nie oddalali, dopóki nie wyjaśnimy całej sprawy. Chodź ze mną, Heinz. Chodźcie wszyscy. Zaprowadzimy tych ludzi do hotelu i skonfrontujemy z tamtymi. Sądzę, że się czegoś dowiemy. Większość gapiów poparło projekt, zwłaszcza, że przyjaciele króla spuścili nieco stonu. Ruszyliśmy wszyscy. Słońce miało się już ku zachodowi. Doktor prowadził mnie za rękę i, chociaż nic złego mi nie robił, ręki nie puszczał. Wszyscy weszliśmy do ogromnej sali miejscowego hotelu. Zapalono kilka świec i posłano po nowo przybyłych. Doktor zagaił sprawę słowami. Nie chciałbym być posądzony o stronniczość, ale jestem pewien, że ci ludzie są oszustami. Mogą mieć też wspólników, o których nic nie wiemy. Jeżeli tak jest, to czy nie uciekli oni z torbą pieniędzy zostawioną przez Petera Wilksa? Prawdopodobnie tak. Jeżeli zaś nie są oszustami, to nie powinni mieć nic przeciwko temu, żebyśmy posłali po te pieniądze i zatrzymali je u siebie, dopóki nie wyjaśnimy, kto jest prawowitym ich właścicielem. Mam rację, czy nie? Jednogłośnie przyznano mu słuszność. Pomyślałem sobie, że sytuacja jest wyjątkowo ciężka, ale król nad wyraz zmartwionym głosem odpowiedział spokojnie: Panowie, najgoręcej pragnąłbym, żeby owe nieszczęsne pieniądze tu były. Nie mam najmniejszego zamiaru stawiać jakichkolwiek przeszkód, żeby do samego końca wyjaśnić ten godny pożałowania incydent, ale niestety pieniądze, o których mowa, zniknęły. Możecie pójść i przekonać się o tym Gdzie zatem są? Ja tego nie wiem. Bratanica dała mi je do przechowania. Wziąłem je i ukryłem w słomie mojego siennika, nie chcąc odnosić ich do banku na te kilka dni, które tu mieliśmy spędzić. Przypuszczałem, że Murzyni są równie uczciwi jak służba angielska uważałem więc, że siennik jest bezpiecznym schronieniem. Murzyni jednak ukradli pieniądze na zajutrz, niedługo potem jak zszedłem na dół, a ponieważ sprzedałem ich, nie wiedząc jeszcze o kradzieży, wywieźli więc swój łup ze sobą. Mój służący może to potwierdzić. Doktor oraz kilku innych powiedzieli, że to kłamstwo i od tej chwili prawie nikt nie wierzył królowi. Jeden z obecnych zapytał mnie, czy przyłapałem murzynów na kradzieży. Odpowiedziałem, że widziałem tylko, jak rano wymykali się z pokoju. Byłem pewien, że robili to z obawy przed moim panem, który mógł się na nich gniewać za przebudzenie. Doktor zwrócił się do mnie i zapytał. Ty także jesteś Anglikiem? Odpowiedziałem, że tak, ale doktor z innymi parsknęli śmiechem. Następnie zaczęło się badanie, wypytywano nas w kółko, gdzie byliśmy, co robiliśmy i tak dalej i dalej, aż mi się zaczęło w głowie mieszać. Kazali królowi opowiedzieć swoją wersję, a potem zwrócili się do nowo przybyłego. Trzeba było chyba być osłem, żeby w jego słowach nie wyczuć prawdy. Gdy skończyli, wezwano mnie, abym powiedział wszystko, co wiem. Król spojrzał na mnie spod oka, ale znacząco. Zacząłem więc opowiadać, jak jest u nas w Sheffield, jak tam żyliśmy, jak żyje rodzina mojego pana, angielska gałąź Wilksów i tak dalej. Plotłem, co mi ślina na język przyniosła. W czasie tej gadaniny doktor zaczął się śmiać, a Lewi Bell powiedział. — Dobrze już, chłopcze. Gdybym był tobą, nie zadawałbym sobie tyle trudu na próżno. Widzę, że nie umiesz kłamać. Pleciesz androny! Nie bardzo mnie ucieszył ten komplement, ale bądź co bądź, byłem zadowolony, że mi wreszcie dali spokój. Doktor znowu coś chciał powiedzieć, ale nagle, zwracając się do sąsiada, rzekł. — Gdybyś nie jeździł do miasta, Lewi ale król mu przerwał i z wyciągniętą ręką podszedł do adwokata. Więc to pan jest tym starym, wiernym przyjacielem, o którym mój drogi brat tak często mi pisał? Uścisnęli sobie ręce, adwokat uśmiechnięty rozmawiał jakiś czas z królem, potem szeptał z doktorem, a wreszcie rzekł głośno. Wiem już, w jaki sposób dojdziemy do prawdy. Porównamy charaktery pisma, a wtedy okaże się, kto jest oszustem. Przyniesiono papier i pióro, po czym król usiadł, przechylił głowę, przygryzł język, ktoś nagryzmolił i oddał pióro księciu. Wtedy po raz pierwszy książę stracił głowę, wziął jednak pióro i podpisał się. Następnie adwokat zwrócił się do nowo przybyłego i uprzejmie poprosił. Pani i pański brat zechcecie także napisać po parę wierszy i złożyć pod nimi swój podpis. Starszy pan coś napisał, ale nikt nie mógł tego przeczytać. Lewy Bell zrobił minę niezmiernie zdziwioną. Te stare listy pisane są ręką Harveya Wilksa. Pisma zaś obu tych panów, tu wskazał na króla i księcia, którzy mieli rzadkie miny, jest zupełnie inne. Jednakże pismo nowo przybyłego, który twierdzi, że jest bratem nieboszczyka, jest także niepodobne do charakteru listów. Pismo brata jest równe i czytelne, pan zaś kreśli jakieś hieroglify, których pismem nazwać nie można. Tu starszy pan przerwał. Proszę pozwolić mi to wytłumaczyć. Mojego pisma nikt nie przeczyta, oprócz mojego brata. On przepisywał moje listy. Te, które pan pokazuje, on sam pisał. A to dziwny zbieg okoliczności, rzekł na to adwokat. A jeżeli tak, to niech napisze parę wierszy. Nie może pisać lewą ręką, przerwał znowu starszy pan. Gdyby mógł posługiwać się prawą, każdy by poznał, że on te listy pisał. Niech pan spojrzy. Na jednych jest podpis Harvey, na drugich William, ale jedne i drugie pisane takim samym charakterem. Adwokat przyjrzał się listom uważnie i powiedział. Wydaje mi się, że tak jest w istocie, a przynajmniej widzę uderzające podobieństwo. No, no. Już sądziłem, że szybko wyjaśnimy tę sprawę, tymczasem, jak widzę, droga nagle trawą zarosła. Przynajmniej jednej rzeczy jesteśmy pewni. Żaden z tych dwóch panów nie jest bratem nieboszczyka Petera Wilksa. To mówiąc, patrzył na księcia i króla. I cóż państwo powiecie? Ten stary, uparty osioł jeszcze teraz nie chciał ustąpić. Nie i nie. To nie jest dowód, utrzymywał. Jego brat William to kpiasz jakich mało. Chciał zakpić sobie ze wszystkich, by ich wprowadzić w błąd. Pisał więc byle jak. Ledwo pióro do papieru przyłożył, on, Harvey, zaraz spostrzegł, że William żartuje. To mówiąc, zapalał się coraz więcej i coraz szybciej sypał słowami, aż wreszcie już sam zaczął wierzyć w to, co mówił, choć nie powiedział ani słowa prawdy. Przerwał mu jednak nowo przybyły, mówiąc: Przyszedł mi do głowy pomysł, czy wśród obecnych jest ktoś, kto pomagał ubierać mojego br. Chciałem powiedzieć Petera Wilksa? Ja! Ja! Odezwały się dwa głosy, z których jeden dodał — ja i Ab Turner ubieraliśmy nieboszczyka. Wtedy starszy pan zwrócił się do króla i spytał — może pan będzie łaskaw powiedzieć mi, co brat miał wytatuowane na piersi? Było to tak niespodziewane, że zaskoczony król zbladł. — Hmm, co było wytatuowane? — pyta pan. — Mnie pan pyta? — Więc odpowiem — a co innego, jeśli nie maleńką strzałkę, cieniutką, błękitną, co? Chcąc ją dojrzeć, trzeba było patrzeć z bliska. No i co pan na to? Aż się zachłysnąłem, co za spryciarz. Jaka przytomność umysłu. Ale starszy pan zwrócił się żywo w stronę Aba Turnera i jego towarzysza, a w oku coś mu tak błysnęło, jakby mówił Aha, mam cię, ptaszku. Słyszeliście, panowie, co powiedział mój adwersarz? Teraz wy powiedzcie, czy taki znak widzieliście na piersi zmarłego? Obaj jednogłośnie odpowiedzieli. Nie, nie widzieliśmy takiego znaku. Dobrze, podjął starszy pan. Teraz ja powiem. Musieliście widzieć, panowie, nieco innego jak małe, niewyraźne P, zanim B, początkowa głoska imienia, którego dawno przestał używać, a na samym końcu W, oddzielone jedno od drugiego kreskami w ten sposób. P kreska. B kreska w. Mówiąc to, napisał na skrawku papieru głoski z kreskami, a pokazując je zebranym, raz jeszcze zapytał. Czy taki znak panowie widzieliście? Nie, żadnego znaku nie widzieliśmy. Proszę sobie wyobrazić, co się stało. Wszyscy zaczęli krzyczeć. Warci jedni drugich, dwie pary oszustów, przeciągnąć ich za koniem, utopić ich. Smołą wysmarować i utarzać w pierzu. Darli się ile sił, chcąc przekrzyczeć jedni drugich. Wrzask, wycie, gwizdanie mało uszy nie popękały, ale adwokat wskoczył na stół i krzyknął na całe gardło. Panowie, panowie, pozwólcie powiedzieć słowo. Jedno słowo jest na to sposób. Wykopać ciało i zobaczyć. To trafiło wszystkim do przekonania. Hurra! Krzyknęli wszyscy i natychmiast zbierali się do wyjścia, ale doktor i adwokat powstrzymali ich, wołając: czekajcie, czekajcie! Weźcie pod straż tych czterech ludzi oraz chłopca i poprowadźcie ich ze sobą. Tak, tak! zawołali. A jeżeli nie będzie znaków, to zlinczujemy wszystkich pięciu! Przestraszyłem się nie na żarty, ale uciec nie mogłem w żaden sposób. Trzymali nas mocno i prowadzili pomiędzy sobą prosto na cmentarz, który znajdował się półtorej mili dalej, a za nami szło chyba całe miasto, bo hałas zrobił się ogromny, a była dziewiąta wieczorem. Gdy mijaliśmy nasz dom, z żalem wspomniałem o Mary Jane, którą sam wyprawiłem z miasta. Gdyby tu była, dałbym jej znak, a ona by mnie wybawiła z tej opresji. Szliśmy drogą wzdłuż rzeki. Z wrzaskiem, hałasem i stnakocia muzyka. Jeszcze nigdy nie byłem w podobnym niebezpieczeństwie, nigdy jeszcze tak się nie bałem. Gdy doszliśmy do cmentarza, wszyscy przeszli za ogrodzenie i, jak powódź, zaleli sobą całą przestrzeń. Okazało się, że mają sto razy więcej łopat niż potrzeba, ale za to nikt nie przyniósł latarni, bez której nie sposób było kopać. Zaczęli jednak przy blasku błyskawic, nie czekając na latarnie, po które posłali do najbliższego domu odległego o pół mili. Wreszcie dokopali się do trumny, zaczęli odśrubowywać wieko, ścisk się zrobił straszny, przepychano się łokciami i ramionami, żeby tylko coś zobaczyć, a że wszystko działo się po ciemku, włosy stawały mi dęba. Heinz mało mi ręki nie zgruchotał, tak ją ściskał w swojej ogromnej dłoni i ze wszystkich sił pchał się do przodu, zupełnie zapominając, że mnie trzyma. Nagle tak błysnęło, że niezwykła jasność zalała cały cmentarz i podniósł się krzyk. Na piersiach nieboszczyka jest torba z pieniędzmi niech mnie piorun strzeli, jeśli kłamie. Heinz też krzyknął jak inni. Z wielkiego podniecenia wypuścił moją rękę i klatką piersiową, jak taranem, tłum rozpierając, torował sobie drogę do grobu. Natychmiast urwałem się. Po ciemku dopadłem gościńca i dałem w długą. Po pustej drodze pędziłem jak strzała wśród ciemności, którą rozjaśniały od czasu do czasu bladosine błyskawice. Deszcz lał jak z cebra, wiatr gwizdał i trząsł drzewami, pioruny biły bez przerwy. Jakby wszyscy diabli przyszli po duszę zmarłego, a ja tu sam jeden wśród nawałnicy. Będąc już za miastem, zacząłem się rozglądać, czy nie można by gdzieś nad rzeką pożyczyć łódki, jak to mawiał tato, gdy brał cudze bez pytania. Wśród blasku błyskawic zobaczyłem łódź. Rzuciłem się do niej. Odwiązałem sznur i nie tracąc czasu, zacząłem wiosłować, zmierzając ku niewielkiej i gąszczem zarosłej mieliźnie, wynurzającej się z wody dość daleko od brzegu. Wiosłowałem ile sił, a gdy wreszcie łódź wbiła się w piaszczystą miliznę, byłem tak śmiertelnie zmęczony, że miałem ochotę wyciągnąć się na piasku jak długi, już nawet tchu złapać nie mogłem. Ale nie było na to czasu. Wyskoczyłem na wilgotny piasek i zawołałem Jim. Prędzej, prędzej, odpływajmy. Pała Bogu, jesteśmy sami! Uciekajmy! Jim wyszedł z zarośli, uradowany z mojego powrotu, ale gdy w świetle błyskawicy ujrzałem jego postać, tak się przestraszyłem, że odskoczywszy parę kroków w tył upadłem na wznak do wody. Zapomniałem, że Jim jest królem Lirem i to topielcem arabem w jednej osobie. Widząc taką postać przeraziłem się nie na żarty, ale Jim doskoczył do mnie, podniósł jak dzieciaka i tak był szczęśliwy z mojego powrotu, że chciał mnie całować i ściskać nie teraz nie teraz zawołałem schowaj czułości na później odcinaj tratwę i płyńmy płyńmy po paru sekundach byliśmy już na rzece ach jaki byłem szczęśliwy że jesteśmy znowu sami że nikt nam nie rozkazuje nagle usłyszałem w oddali jakiś aż nadto dobrze znany mi odgłos wstrzymałem oddech słucham czekam — I? — błysnęło jak diabli. — Zobaczyłem! To oni! Znowu oni! Wiosłują w naszą stronę, król i książę! Rozdział trzydziesty Wpadka króla, książęce rządy, kłótnia i miłość Ledwie król wdrapał się na tratwę, wziął mnie za kołnierz i trzęsąc jak gruszą zawołał. — Zachciało ci się uciekać od nas, co, szczeniaku? — Znudziło ci się nasze towarzystwo, co? — A ja mu na to... — Nie, wasza królewska mości nie znudziło. — No to dlaczego uciekałeś? Mów prędko, bo z ciebie w plaki wypruję. No to już powiem wszystko uczciwie, jak było. Ten człowiek, który mnie trzymał, powiedział mi, że miał takiego samego chłopca, który zmarł w zeszłym roku i dlatego przykro mu bardzo, że ja, rówieśnik tamtego, znajduję się w takim niebezpieczeństwie... Wszyscy się zdumieli, kiedy znaleźli torbę z pieniędzmi i zaczęli cisnąć się przy trumnie. Wtedy on puścił mnie i szepnął do ucha w nogi, zmykaj ile masz sił, bo inaczej cię powieszą. Zrozumiałem więc, że nie ma co zostawać dłużej, że już chyba nie jestem do niczego potrzebny. Po co iść na szubienicę, jeżeli można tego uniknąć? Biegłem więc, dopóki nie ujrzałem łódki, a gdy dopłynąłem do tratwy, zacząłem wołać Jima, żeby się śpieszył, bo złapią mnie i jeszcze powieszą. Mówiłem mu, że nie wiem, czy Wasza Królewska Mość żyje i co się stało z księciem, i że okropnie się martwię. Jim zmartwił się także i dopiero teraz, zobaczywszy Waszą Królewską Mość księcia, strasznie się ucieszyliśmy. Niech Jim powie, że mówię prawdę. Jim potwierdził, ale król kazał mu się zamknąć i warknął: Znam ja waszą prawdę, znam! I jeszcze raz porządnie mną potrząsnął, oświadczając, że ma wielką ochotę wrzucić mnie do wody i utopić jak szczeniaka, ale książę interweniował. — Daj spokój chłopcu, stary idioto! Czy ty byś zrobił inaczej? Szukałeś może chłopca, gdy uciekałeś? Król puścił mnie więc i zaczął kląć na całe miasto ze wszystkimi jego mieszkańcami. Książę znowu mu przerwał. — Lepiej byś siebie przeklinał, to ci się słusznie należy — od początku wszystko, co robiłeś, nie miało i nie ma w sobie ani trochę sensu. Tylko jedno ci się udało. Zuchwale wmówiłeś im, że nieboszczyk ma na piersiach błękitną strzałkę. I to nas ocaliło. Gdyby nie twoja pewność siebie, zamknęliby nas do ciupy i trzymali do puty, dopóki by nie nadszedł bagaż tych przeklętych Anglików, a wtedy więzienie bratku lub stryczek. Umilkli obaj na chwilę, zamyślili się, wreszcie odezwał się król jakby do siebie. Hmm. a myśmy myśleli, że malu kradli murzyni. cały zdrętwiałem aż ciarki mi przeszły po grzbiecie. — A tak — odpowiedział książę. Po chwili król bąknął. — Przynajmniej ja tak myślałem. — Nie, to ja tak myślałem. Król niby się nasrożył i zawołał. — Słuchaj no ty, bilcz co to ma znaczyć? A książę na to ostro. Kiedy już do tego doszło, to ja cię pytam, co chcesz przez to powiedzieć. Chciałbyś! zadrwił z niego król. No proszę, chciałbyś, ale nie wiesz. I ja nie wiem. Może spałeś wówczas i nie wiedziałeś, co robisz przez sen. Teraz już książę naprawdę się zaperzył. Przestań pleść głupstwa! krzyknął. Bierzesz mnie za głupiego? Dlaczego ja mam wiedzieć, kto schował te pieniądze do trumny? Dlaczego? bo ja wiem że ty wiesz dlatego że sam je schowałeś bzdury i książę rzucił się na króla który krzyknął precz z rękami puść mnie żartowałem książę jednak wciąż trzymał go mocno słuchaj powiedział zimno przyznaj się że to ty schowałeś pieniądze chcąc je ukradkiem zabrać puść mówię ci odpowiedz mi szczerze i uczciwie na jedno pytanie czy ty włożyłeś do trumny pieniądze? Powiedz, że nie, a uwierzę ci i cofnę wszystko, co powiedziałem. Nie położyłem, stary łotrze. Ty wiesz dobrze, że nie położyłem, słyszysz? No dobrze, dobrze wierzę ci. Jeszcze na jedno pytanie daj mi odpowiedź. Tylko proszę cię spokojnie, bez żadnych głupstw. Czy nie miałeś zamiaru wziąć tych pieniędzy i ukryć? Książę chwilę pomilczał. Później odparł. Nieważne, czy miałem, czy nie, ale tego nie zrobiłem. Ty nie tylko miałeś taki zamiar, lecz i wykonałeś go. Niech padnę trupem, jeżeli to prawda. Powtarzam, że ich nie tknąłem. Nie mówię, że ich wziąć nie chciałem, bo chciałem, ale wyprzedziłeś. Chcę powiedzieć, wyprzedzono mnie. Urzesz? To twoja sprawka, przyznaj się, bo. I znów ścisnął króla za gardło. Ten zaczął się dławić i wybełkotał. — Przyznaję się. Tak, to ja. Ucieszyłem się. Zrobiło mi się lekko na sercu. Książę puścił króla i powiedział. — Jeżeli jeszcze kiedyś będziesz mówił coś innego, to cię zakatrupię. A teraz siedź tu i becz jak dziecko. Zaczynam rozumieć, dlaczego tak dążyłeś do pokrycia deficytu. Chciałeś wyciągnąć ze mnie wszystko co do grosza i dopiero wtedy dać drapaka. — Król? Jeszcze Sapiens odezwał się nieśmiało. — Ale to ty, książę, powiedziałeś, że trzeba pokryć deficyt. — Cicho siedź! Uszy już mnie bolą od słuchania twoich bredni. Dużo na nich zarobiłeś. Tam ci odebrali swoje i jeszcze nasze w dodatku. Nasze własne! Idź spać i nie zawracaj mi głowy deficytami, bo tak ci dam bobu, że popamiętasz mnie do grobowej deski! Król wsunął się więc do budki i na pociechę zabrał się do butelki. Książę zrobił to samo, także po pół godzinie obaj już mieli dobrze w czubie. W miarę upijania się stawali się dla siebie coraz bardziej mili, aż wreszcie zasnęli w swoich objęciach. Strasznie przypadli sobie do gustu przy butelce, ale zauważyłem, że pomimo tego król pamięta o groźbie księcia. I to było dla mnie prawdziwą pociechą. Oczywista, że gdy zaczęli dobrze chrapać, opowiedziałem Jimowi wszystkie wydarzenia. Rozdział trzydziesty pierwszy Złowrogie plany, zniknięcie Jima, wieści od Jima, wspomnienia, hak walczy z sumieniem, historia z owcą, ważna informacja. Przez wiele dni płynęliśmy w dół rzeki. Byliśmy już na południu, bardzo daleko od domu. Król i książę, spokojni już o swoje skóry, zaczęli wykorzystywać fakt, że nie znano ich w tych okolicach. Od czasu do czasu, gdy przepływaliśmy obok wiosek. Próbowali wyłudzić od mieszkańców nieco grosza. Rozpoczęli od odczytu o wstrzemięźliwości, ale nie zebrali nawet tyle pieniędzy, żeby kupić za to gorzałki. W innej wiosce otworzyli szkołę tańca, ale sami tańczyli jak kangury, więc przy pierwszym popisie cała publiczność w podskokach rzuciła się na nich, a oni także w podskokach musieli się wynosić. Gdzie indziej znów chcieli uczyć deklamacji, ale po próbie publiczność zerwała się z miejsc, deklamując, żeby się wynosili. Próbowali co się dało kazań misjonarskich, magnetyzowania, leczenia, przepowiadania i wielu innych rzeczy, ale do niczego nie mieli szczęścia. Wreszcie, wszystkim zniechęceni, leżeli całymi dniami na tratwie, nie mówiąc ani słowa, nie ruszając się, chmurni i zrozpaczeni. Po kilku dniach wyczułem, że coś się święci, bo coraz częściej wkradali się do budki i szeptali coś po kilka godzin naradzając się. Razem z Jimem zaczynaliśmy się niepokoić, bardzo nam się te narady nie podobały. Baliśmy się, przypuszczając, że chcą wywinąć taki numer, jaki nam się nawet nie śnił. Przypuszczaliśmy, że może chcą się włamać do jakiegoś domu czy spichlerza, sfałszować pieniądze lub zrobić coś w tym rodzaju. Pewnego dnia raniutko, po ukryciu tratwy w zaroślach dwie mile od maleńkiej wioseczki Pikesville, król wysiadł na brzeg i poszedł do wsi, mówiąc nam, żebyśmy się nie pokazywali, dopóki nie wróci. Idę, rzekł, dowiedzieć się, czy wiedzą coś o naszych wyczynach. A ja sobie pomyślałem: aha, idziesz na przeszpiegi, kogo można okraść, a gdy wrócisz, w życiu się nie dowiesz, gdzie jesteśmy. Jim, ja i tratwa. Na odchodnym dodał, że jeżeli nie wróci przed południem, to będzie znak, że mamy z księciem udać się na spotkanie z nim. Zostaliśmy więc na tratwie. Książę kwaśny był i niespokojny, miejsca nie mógł sobie znaleźć. No zrozumiałem, że coś się szykuje niedobrego. Ucieszyłem się, że minęło południe, a króla jak nie było, tak nie ma. Przynajmniej będzie jakaś odmiana. Poszliśmy więc z księciem do wioski i zaczęliśmy szukać króla. Znaleźliśmy go wreszcie w jakiejś nędznej gospodzie. Siedział już pijany, otoczony gromadą próżniaków, którzy dla zabawy drażnili go, a on im wymyślał, ile miał sił, a miał już niewiele, bo był tak pijany, że ledwo na krześle mógł się utrzymać. Książe, gdy to zobaczył, zaczął mu wymyślać od starych durniów, a tamten zaczął się odcinać. Podczas kłótni wziąłem nogi za pas i jak ścigany zając popędziłem ku rzece, aby skorzystać ze sposobności i uwolnić się raz na zawsze od tych oszustów. No, myślałem sobie, dużo wody upłynie, zanim mnie zobaczą. Dopadłem tratwy, zdyszany, uszczęśliwiony i krzyknąłem na całe gardło. Odwiązuj tratwę, Jim! Pozbyłem się ich nareszcie! Ale nikt mi nie odpowiedział. Co to ma znaczyć? Gdzie jest Jim? Jima nie ma! Wołałem, raz, drugi, trzeci, biegam po lesie, krzycząc za wzięcie na próżno. Nie ma Jima, nie ma. Rzuciłem się więc na ziemię i zacząłem płakać, nie wiedząc, co począć. Nie mogłem jednak siedzieć bezczynnie. Zerwałem się, pobiegłem drogą, rozmyślając, gdzie go szukać. Spotkałem jakiegoś chłopca i zapytałem, czy nie spotkał Murzyna, nie tutejszego w zabawnym ubraniu. Spotkałem. Gdzie? Mów, gdzie? Dwie mile stąd nieopodal domu silasa Phelpsa. — To zbieg. Złapano go i zabrano. Szukasz go? — nim myślę. Parę godzin temu spotkałem go w lesie. Groził mi, że wnętrzności ze mnie wypruje, jeśli będę go śledzić. Kazał mi położyć się i leżeć nieruchomo. Musiałem go usłuchać, bo się bałem. — Więc nie masz się już czego obawiać, bo murzyna złapano. — Dobrze się stało, że go ujęto. — Ma się rozumieć. Za zbiega dają dwieście dolarów nagrody — to tak, jakby na drodze znaleźć pieniądze. Słusznie. Gdybym był większy, to ja wziąłbym nagrodę, bo go pierwszy zobaczyłam. Kto złapał murzyna? Jakiś stary tutejszy i swoje prawo do nagrody odstąpił za czterdzieści dolarów, bo powiedział, że jeszcze dziś musi odpłynąć i nie może czekać. Jak ci się to podoba? Kiedy tak tanio sprzedał swoje prawo, to może wierzę, nie warte więcej. Co ty? Wszystko jasne jak na dłoni. — Sam widziałem ogłoszenie. Opisany tam murzyn jest jak żywy. Powiedziano nawet, z jakiej pochodzi plantacji. Gdzieś z daleka, poza Nowym Orleanem. Wróciwszy na tratwę, schowałem się do budki, żeby wszystko dobrze przemyśleć. Jednak nic mi nie przychodziło do głowy, mimo że bolała już od wysiłku. Po tak długiej podróży, po wszystkim, co dla tych niegodziwców uczyniliśmy, sprzedali Jima za biblijne czterdzieści srebrników. Trzeba mieć zamiast serca gąbkę nasączoną octem siedmiu złodziei. Przyszło mi na myśl, że Jim będzie wolał powrócić tam, gdzie ma rodzinę i być niewolnikiem wśród swoich, skoro koniecznie musi nim zostać. Już chciałem napisać do Tomka Sojera, żeby zawiadomił mi z Watson, gdzie się Jim znajduje, ale porzuciłem ten projekt z dwóch powodów. Byłem pewny, że oburzona jego niewdzięcznością, której złożył dowody, uciekając od tak dobrej pani... Zaraz go odsprzeda, i to na południe, bo tu najbardziej potrzebują niewolników. A po drugie, nawet jeżeli go nie sprzeda, to nie będzie miał łatwego życia jako zbieg. Ale najważniejsze, jak ja bym wyglądał. Rozniosłoby się po całym świecie, że Hak-Fin pomógł Murzynowi w ucieczce, a gdybym spotkał kogoś ze stron rodzinnych, to spaliłbym się ze wstydu. Dreszcze chodziły po mnie i postanowiłem się modlić. Może będę choć trochę lepszy? Ukląkłem więc, by zmówić pacierz, ale nie mogłem sobie przypomnieć ani słowa. Dlaczego? Czy ja wiem? Nie mogłem i już! Nic nie pomagało udawanie, że mówię pacierz, bo nie sposób było ukryć przed nim, że zapomniałem. Siebie również oszukać nie mogłem. Wiedziałem przecież, dlaczego ani jedno słowo nie przychodzi na myśl. Moje sumienie nie było czyste. Nieprawość ciążyła na moim sercu. Okłamywałem samego siebie. Udawałem wprawdzie, że zrywam z dawną niegodziwością, ale w najciemniejszych zakamarkach duszy trzymałem się grzechu oburącz, to największego ze wszystkich. Niby chciałem powiedzieć ustami, że postąpię uczciwie, że napiszę do obecnego właściciela Jima i doniosę, czyim jest niewolnikiem, ale głos wewnętrzny mówił mi, że usta kłamią, a on, Wiedział o tym. Nie można kłamać. Przekonałem się o tym osobiście. Byłem bardzo strapiony i nie wiedziałem, co dalej robić. Przyszła mi wreszcie do głowy myśl, wydawało mi się, że dobra, aby po napisaniu do Miss Watson spróbować odmówić modlitwę. Po tym postanowieniu od razu poczułem się lekki jak piórko. Moje utrapienia zniknęły bez śladu. A wziąłem kawałek papieru, ołówek i napisałem Miss Watson. Murzyn Jim, który uciekł od pani, jest dwie mile od Pikesville, kupił go pan Phelps i odda go, jeżeli mu pani zwróci koszty i przyśle po niego. Hack Finn. Po napisaniu listu po raz pierwszy w życiu byłem przekonany, że jestem bardzo uczciwy i nic nie ciąży mi na sumieniu. Czułem też, że potrafię się już modlić. Ale nie od razu to zrobiłem, dopiero po chwili. Położyłem kartkę papieru przed sobą, zacząłem rozmyślać, że teraz na pewno uniknę ogni piekielnych lub madajowego łoża. Po chwili jednak stanął mi przed oczami Jim, jak żywy, i przypomniały mi się chwile z nim spędzone. Dnie, noce, wieczory księżycowe, ulewy i burze. Zrobiło mi się coś nie tak nie było powodu, dla którego mógłbym okazać się nieżyczliwy dla Jima. Przeciwnie, wszystko przemawiało za tym, by go ocalić. Przypominało mi się, jak odbył swoją wachtę. Nie budził mnie, chcąc chcącbym się wyspał. Jak się ucieszył, gdy rozłączeni podczas mgły odnaleźliśmy się. Jak mnie witał serdecznie po mym powrocie, gdy ukrywał się na trzęsawisku, a ja balowałem. Jak mi zawsze usługiwał, dogadzał. Jak dobry był dla mnie. A na koniec przypomniało mi się, że go ocaliłem, wymyśliwszy ospę na pokładzie, jak on mnie ściskał, nazywając swoim przyjacielem, najlepszym i jedynym, bo nikogo nie miał na świecie. I właśnie myśląc o tym, spojrzałem na kartkę papieru z kilkoma wierszami do Miss Watson. Ciężka to była chwila. Wziąłem ją i długi czas trzymałem w ręce, która drżała jak liść. Musiałem wybierać, nie było powrotu. Po kilku minutach wewnętrznej walki powiedziałem do siebie. No, stało się, niech trafię do piekła i podarłem list na kawałki. Nie mogę być uczciwy, bo nie wychowano mnie na uczciwego, lecz na nic ponia i taki widać pozostanę. A skoro musi tak być, to wezmę się do roboty i wykradnę dzima z niewoli. Zacząłem myśleć, jak to zrobić. Uchwyciłem się jednej myśli. Wypatrzyłem ładną wysepkę położoną na uboczu i więcej od innych zadrzewioną. O zmroku przedostałem się tam. Tratwę ukryłem wśród gęstwiny, a sam poszedłem spać w krzaki. Spałem całą noc jak zabite, a skoro świt już byłem na nogach. Gdy posiliłem się, włożyłem najporządniejsze ubranie i z zawiniątkiem różnych drobiazgów popłynąłem łódką do brzegu. Wysiadłem niedaleko miejsca, w którym według mnie powinien znajdować się dom Felpsa. Ukryłem zawiniątko w krzakach, łódka zaś, obciążoną kamieniami, zalałem wodą. Miejsce dobrze zapamiętałem. Łódka została pod wodą, może ćwierć mili od niewielkiego tartaku parowego stojącego nad samym brzegiem. Wyszedłem na drogę i zobaczyłem napis. Tartak parowy Silasa Felpsa. Zadowolony z siebie, pomaszerowałem dalej, idąc do folwarku odległego paręset yardów. Rozglądałem się pilnie dokoła, ale chociaż było jasno, nie dostrzegłem żywej duszy. Na tym mi zresztą nie zależało, chciałem tylko poznać topografię miejscowości. Miałem bowiem zamiar powrócić tutaj nie od strony rzeki, lecz od miasteczka, które widać było nieopodal. Gdy zapamiętałem szczegóły położenia, poszedłem do miasta. Pierwszą osobą, którą spotkałem na ulicy, był książę. Nie wierzyłem własnym oczom, a jednak to nie była zjawa. Książę rozlepiał afisze na widowisko, jakiego jeszcze nie widziano, zupełnie jak wtedy, kiedy to ledwo z życiem uciekliśmy. Spotkanie było tak niespodziewane, że nie mogłem już go uniknąć. Książę wielce zdziwiony spytał. — A ty skąd się tu wziąłeś? Gdzie tratwa? Czy dobrze ukryta? — Oto właśnie chciałem spytać waszą książęcą mość, odpowiedziałem. Skąd ci przyszło do głowy mnie o to pytać? Było tak, mówię. Wczoraj, gdy znaleźliśmy króla w szynku, nie przypuszczając, żeby prędko wrócił, wałęsałem się po mieście. Sądziłem, że dacie mi znać, kiedy będziemy wracać. W międzyczasie nadszedł jakiś człowiek i obiecał mi dziesięć centów, jeśli pomogę mu przeprawić barana na drugą stronę rzeki. Pomyślałem sobie, czemu nie? Poszedłem. Ciągnęliśmy barana ze wszystkich sił. Ten się opierał, więc ten człowiek dał mi sznur, mówiąc trzymaj mocno, a ja spróbuję go popychać. Dobrze. Ciągnąłem mocno za sznur, ale przeklęte bydle było silniejsze ode mnie. Wyrwał mi się i w nogi, a my za nim. Nie mieliśmy psa, więc trzeba było ganiać za nim po polach nie wiem jak długo. Schwytaliśmy go dopiero wtedy, gdy już było porządnie ciemno i przeprawiliśmy szczęśliwie na drugą stronę. Z dziesięcioma centami w kieszeni ruszyłem prosto do tratwy. Ale gdy doszedłem, to zobaczyłem, że jej nie ma. Byłem zupełnie przygnębiony. Myślę sobie, król z księciem naważyli piwa i zmuszeni do ucieczki zabrali ze sobą mojego murzyna. Jedynego murzyna, jakiego miałem. Co ja teraz zrobię nieszczęśliwy? Usiadłem i zacząłem płakać, a potem całą noc przespałem w lesie. Ale wobec tego, że wasza książęca mość jest tutaj... To co się mogło stać z tratwą i moim biednym Jimem? Niech skisnę, jeżeli wiem, co się stało z Ten stary dureń ubił jakiś interes, za który dostał czterdzieści dolarów, ale gdy weszliśmy do knajpy, już większą część przegrał w karty, a resztę przepił do ostatniego centa. Po powrocie wieczorem nad rzekę nie zastaliśmy tratwy, więc pomyśleliśmy sobie, ten mały nicpoń ukradł naszą tratwę, porzucił nas tutaj, a sam uciekł. Czy ja mógłbym porzucić swojego murzyna? Jedynego murzyna, jaki mi został? Nic więcej nie posiadam na świecie. O tym jakoś nie pomyśleliśmy. Co prawda przywykliśmy uważać go za swego. Tak, za swojego. Bóg jeden wie, ile on nam narobił kłopotów. Ale widząc, że tratwy nie ma, a jesteśmy bez środków na utrzymanie, postanowiliśmy zapowiedzieć trzy przedstawienia. Co ja się nakręciłem i nabiegałem, aż mi w gębie zaschło od gadania. Gdzie masz te dziesięć centów? Pieniędzy miałem dosyć, dałem mu więc dziesięć centów, lecz poprosiłem, żeby kupił za nie coś do jedzenia i podzielił się ze mną, bo to są jedyne pieniądze, jakie mam, a od wczoraj nic w ustach nie miałem. Chwilę milczał, po czym spytał: Jak ci się zdaje, nie wygada nas ten murzyn? Obdarłbym go żywcem ze skóry. Jakim cudem może to zrobić? Przecież uciekł. Nie uciekł. Ten stary Dureń sprzedał go. Nie podzielił się ze mną, a pieniądze przepuścił co do grosza. Sprzedał? ryknąłem i w płacz. Jakże mógł go sprzedać? To mój murzyn! Pieniądze są moją własnością! Gdzie mój murzyn ja chcę złego murzyna! Nie ma twojego murzyna i nie dostaniesz ani jego, ani pieniędzy. Przestań więc beczeć. Słuchaj, a może przyszło ci do głowy, żeby nas wydać. Jakoś nie mam zaufania do ciebie. Mówię ci, gdybyś to zrobił. Urwał, ale nigdy jeszcze nie widziałem tak szkaradnego spojrzenia. Szlochałem więc dalej i mówiłem: Nikogo wydawać nie będę. Nie mam czasu o tym myśleć. Może wrócić tam, gdzie wczoraj byliśmy i odszukać swojego Murzyna. Moje łzy musiały go roztopić, bo stojąc ze stosem afiszów, któremu wiatr rozwiewał, zamyślił się, po czym powiedział. Coś ci powiem, chcemy tu pobyć jakieś trzy dni. Jeżeli dasz słowo, że będziesz trzymał język za zębami i Murzynowi gadać nie pozwolisz. To ci powiem, gdzie go możesz znaleźć. Dałem słowo, a wtedy książę udzielił mi wskazówek. Właściciel folwarku nazwiskiem silas f. i nagle zamilkł. Miał widocznie zamiar powiedzieć prawdę, ale się powstrzymał. Pomyślał chwilę i już byłem pewien, że teraz skłamie. Rzeczywiście, nie dowierzał mi i chciał się upewnić, że nie zdradzę go przez najbliższe trzy dni. Dokończył więc tak. Nabył go właściciel folwarku, który nazywa się Abraham Forster. Pamiętaj, Abraham G. Forster. Mieszka czterdzieści mil stąd, w głąb kraju, przy drodze do Lafayette. Doskonale, powiadam uradowany. Za trzy dni już tam będę. Dziś wieczorem ruszam w drogę. Nie wieczorem, ale natychmiast. Nie trać czasu, nie zwlekaj, nie zatrzymuj się po drodze. Idź prosto przed siebie, a język trzymaj za zębami, bo inaczej będziesz miał ze mną do czynienia. Słyszysz co mówię? O to mi chodziło. Chciałem być wolny i swobodnie wprowadzić swój plan w życie. Poszedłem więc we wskazanym kierunku, nie oglądając się. Czułem, że książę odprowadza mnie wzrokiem. Wywiodę cię w pole, pomyślałem w duchu. Szedłem prosto, nie zatrzymując się blisko mile, po czym zawróciłem i, okrążając las, poszedłem w stronę zagrody Felpsa. Nie miałem bynajmniej zamiaru łamać danego słowa i wydawać oszustów. Na pewno też nie pozwoliłbym na to Jimowi. Marzyłem tylko o jednym. Chciałem raz na zawsze zejść im z drogi i nigdy już nie oglądać ich królewsko książęcych mości. Rozdział trzydziesty drugi. Folwark Felpsa, pomyłka z tożsamością, zbity stropu dylemat. Gdy doszedłem w końcu do folwarku Felpsa, było tam tak cicho jak w niedzielę. Wszyscy robotnicy byli w polu, słońce prażyło niemiłosiernie, a w powietrzu unosiło się leciutkie brzęczenie owadów i muszek. Folwark Felpsa był małą plantacją bawełny, do obsłużenia której wystarczał jeden koń. Podobnych było wiele w okolicy. Gdy obszedłem wokoło całą zagrodę, dostałem się do wnętrza przez ogrodzenie, tuż obok dołu na popiół. Szedłem w stronę kuchni, a im bliżej byłem, tym wyraźniej słyszałem skrzypiący turkot kołowrotka. Musiał być mocno sfatygowany, bo jęczał i zgrzytał, aż uszy bolały. Szedłem w kierunku kuchni bez żadnego planu działania, ufając tylko opatrzności, która, jak zauważyłem, nawet gdy nie chciałem jej dopomóc, zawsze wyprowadzała mnie z największych opałów. Gdy byłem zaledwie kilka kroków od kuchni, jeden z psów, Zbudzony moimi krokami podniósł się, przeciągnął i dopadł mnie, a za nim cała zgraja. Wkrótce podobny byłem do pionowej osi, wokoło której kręciły się kosmate szprychy. Z kuchni wybiegła murzynka z wałkiem do ciasta w ręku, gdy usłyszała ujadanie: a poszły, pójdziesz ty tygrys, leżeć plama, poszły psiska. Dam ja wam. Zdzieliła jednego wałkiem po grzbiecie, drugiego ręką po karku, trzeciego kopnęła, aż odskoczyły skomląc żałośnie. Po chwili połowa z nich wróciła, merdając przyjacielsko okonami, łasząc się do mnie. Szybko zaprzyjaźniliśmy się, bowiem kocham zwierzęta i rozumiem je. Za murzynką wybiegła z kuchni mała dziewczynka i dwóch mniejszych od niej chłopczyków. Wszyscy czarni jak heban. W końcu wybiegła z dworu pani, ma się rozumieć biała, Czterdziestokilkuletnia kobieta z gołą głową, z wrzecionem w ręku, w towarzystwie dwójga czy trojga białych dzieci, które mi się pilnie przypatrywały. Kobieta biegła do mnie zdyszana i uśmiechnięta, wołając To ty, nareszcie, to ty to ja pani, wyrwało mi się, zanim zdążyłem pozbierać myśli. A pani wzięła mnie za szyję, uściskała, patrzyła ze wzruszeniem lejąc łzy, jakby się nie mogła mną nacieszyć, i wciąż powtarzała... Nie jesteś tak podobny do matki, jak przypuszczałam, ale mniejsza o to. Taka jestem szczęśliwa, że cię nareszcie widzę, mój drogi chłopcze. Napatrzeć się na ciebie nie mogę. Dzieci, patrzcie, to wasz braciszek, Tomek, przywitajcie go pięknie. Ale dzieci pospuszczały głowy, powkładały palce do buzi i schowały się za matkę, więc powiedziała: Elizabeth, biegnij i każ przygotować śniadanie, tylko prędko, a może już jadłeś na statku. Gdy potwierdziłem, wzięła mnie za rękę i poprowadziła do domu w towarzystwie podskakujących dzieci. W pokoju posadziła mnie na wyściełanym krześle, a sama, siadając na niskiej ławeczce i ujmując obie moje ręce, powiedziała. No, teraz już ci się napatrzę do woli. Mój Boże, ile to ja się nawyglądałam ciebie, jak spragniona byłam twojego widoku. Tyle lat, tyle lat. Mam cię nareszcie. A czy wiesz, że od trzech dni spodziewaliśmy się ciebie lada chwila? Dlaczego się spóźniłeś? Może okręt? Tak, proszę pani. Nie mów proszę pani, mów proszę cioci, ciocia. Tak, ciocia Sara. Więc statek rozbił się czy osiadł na mieliźnie? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, nie mając pojęcia, skąd miał przybyć z góry rzeki, czy z dołu. E, — Mielizna to nic — odpowiedziałem po namyśle. — Nie przez nią straciliśmy tyle czasu. Było gorzej, bo pękł nam kocioł. — Boże miłosierny, czy zginęli jacyś ludzie? — Nie, nikt, tylko jeden murzen. — Chwała Bogu, wujaszek Silas codziennie jeździł do miasta po ciebie. I teraz pojechał godzinę temu, może dwie lata, chwila wróci. Może go nawet spotkałeś po drodze. — Musiałeś spotkać. Nie młody, z długą. Nie, nie spotkałem nikogo, ciociu Saro. Statek przypłynął o świcie, więc gdy zostawiłam rzeczy na przystani, poszedłem przejść się trochę, nie chcąc tu przybyć za wcześnie. Jak tu się więc stało, że jadłeś tak rano gorące śniadanie? Kapitan wziął mnie ze sobą do mesy oficerskiej i najadłem się. Czułem się tak nieswojo, że nie mogłem usiedzieć w miejscu. Ciągle zerkałem na dzieci, myśląc, że jeżeli mi się uda pomówić z nimi na boku, to wyciągnę z nich, gdzie jestem i jak się nazywam. Ale nie było jak. Pani Phelps mówiła bez ustanku. Zimny dreszcz przeszedł mi po plecach, gdy usłyszałem: Ale my tu gawędzimy i gawędzimy, a ty nie powiedziałeś mi jeszcze ani słowa o swoich. Musisz powiedzieć o każdym z osobna wszystko: jak się mają, jak wyglądają, co robią co ci kazali nam powiedzieć wszystko co zdołałeś zapamiętać widzę że wpadłem bez ratunku chyba opatrzność zupełnie zapomniała o mnie nie mając wyjścia już otwierałem usta by wyznać prawdę gdy ciotka wepchnęła mnie siłą za łóżko mówiąc idzie idzie pochyl głowę niżej jeszcze o tak teraz cię nie zobaczy nie odzywaj się i nie ruszaj nabiorę go dzieci ani słowa Masz tobie, myślę. Nowa bieda. Ale co miałem robić? Musiałem się schować i czekać na piorun, który w końcu musiał uderzyć. Raz tylko zerknąłem okiem w stronę drzwi i ujrzałem starszego już pana. Ciocia zerwała się i biegnąc ku niemu pytała. No i co? Przyjechał? Nie, odpowiedział mążonek. Wielki Boże, co się z nim mogło stać? Nie mam pojęcia, odpowiedział. I muszę przyznać, że zaczynam być niespokojny. Niespokojny, podchwyciła ciocia. — Ja już głowę tracę. Musiał przyjechać. Minąłeś się z nim na drodze. Jestem pewna, że tak. Coś mi mówi, że przyjechał. Ależ, Saro, nie mogłem się z nim minąć. Sama wiesz, że nie mogłem. Silas. Silas, przerwała mu ciotka. Spójrz w okno. Ktoś tam idzie drogą. Pan domu podbiegł do okna, znajdującego się w głowach łóżka, z czego natychmiast skorzystała jego małżonka. Zbliżyła się do mnie, szybko szturchnęła w ramię i pociągnęła za rękaw. Zrozumiałem, że miałem się ujawnić. I gdy wujaszek Silas nic na drodze nie ujrzał, odwrócił się od okna, zobaczył przed sobą rozpromienioną żonę, a obok ciotki mnie, stojącego z potulną miną i kroplami potu na czole. Wytrzeszczył oczy i spytał. — A to kto? — A jak ci się zdaje? — Pojęcia nie mam. — Kim jest ten chłopiec? — Tomek Sawyer. Gdy to usłyszałem, osłupiałem. Zdawało mi się, że i podłoga drgnęła pode mną. Nie miałem jednak czasu dziwić się, bo stary Silas złapał mnie za rękę i trząsł mu nią jak gruszą z radości. Żona zaś dreptała w kółko, śmiejąc się i płacząc jednocześnie. Oboje zasypywali mnie pytaniami, co porabia ten, jak się ma tamta i tak dalej. Radość ich, jakkolwiek silna, była niczym w porównaniu z moją, gdy się nareszcie dowiedziałem, jak się nazywam, jak sople dachu, tak oni trzymali mnie co najmniej ze dwie godziny, wypytując bez przerwy. W końcu, gdy już szczękami ruszać nie mogłem, wiedzieli o mojej rodzinie, a raczej o rodzinie sojerów, znacznie więcej niż się mogło przytrafić sześciu rodzinom. Wytłumaczyłem im także przyczynę mojego opóźnienia, pęknięcie kotła i jego trzydniowa naprawa. Kłamałem już tak gładko, jakbym jadł chleb z masłem. Teraz więc byłem już zupełnie spokojny i zadowolony. Dokuczała mi tylko myśl, że przestanę być Tomkiem Sojerem, jak tylko pojawi się pierwszy parowiec. Co wtedy będzie? Tomek wpadnie do pokoju i zawoła: Hak, ty tu? zanim zdąży dać mu jakikolwiek sygnał. Co wtedy będzie? Na to nie było jednak żadnej rady. Postanowiłem nadrabiać miną i wyjść na spotkanie Tomka. Gdy otrzymałem pozwolenie na wyjazd po rzeczy, które zostały na przystani, wsiadłem do lekkiego powoziku i pojechałem. Rozdział trzydziesty trzeci. Nie konio, ale murzynokrady. Gościnność południowców, ty niegodziwy smarkaczu, smole i pierzu. Pojechałem więc do miasta i w połowie drogi zobaczyłem nadjeżdżającą bryczkę, a na niej... Któż by inny jak nie Tomek? Tomek Sawyer! On sam, we własnej osobie! Przystanąłem, czekam aż się zrównamy i wołam — stój! Bryczka zatrzymała się. Tomek spostrzegł mnie, otworzył usta na oścież jak bramę wjazdową i już ich potem nie zamknął. Parę razy z trudem przełknął ślinę, jakby mu w gardle zaschło, po czym odezwał się — ja? Ja ci nigdy nie zrobiłem nic złego. Sam wiesz, że nie. Więc czemu? Czemu powracasz z tamtego, z tamtego świata i mnie się czepiasz? A ja mu na to: Nie powracam, bo tam jeszcze nie byłem. Gdy usłyszał mój głos, ochłonął trochę z przerażenia i powiedział: Nie żartuj ze mnie. Ja bym z ciebie tak nie żartował. Powiedz, jesteś chyba porządnym chłopakiem, nie jesteś duchem? Jak bumcyk, cyk ty, że nie jestem. No, jeżeli tak, to wierzę ci, wierzę chociaż nie mogę zrozumieć. Więc nikt cię nie zabił? Nigdy, ani trochę? Nigdy, ani trochę! Słowo daję! Tylko tak wszystko urządziłem, żebyście myśleli, że jestem zabity. Zejdź z wózka i dotknij mnie. Przekonasz się, że żyję. Posłuchał. I oględziny zupełnie go zadowoliły. Dopiero wtedy sam już nie wiedział, co ma robić z radości. Natychmiast chciał się wszystkiego dowiedzieć: jakim sposobem uciekłem, skąd się tu wziąłem, i tak dalej, i tak dalej, ale ponieważ była to długa historia i wielka tajemnica, więc nie mogłem opowiedzieć mu wszystkiego w paru słowach i na gościńcu. Odłożyliśmy opowiadanie na później: wziąłem tylko tomka na bok, żeby mu powiedzieć o swoim kłopocie. I jak ci się zdaje, co teraz mamy robić? Daj mi chwilę pomyśleć i nie przeszkadzaj, odpowiedział. Milczeliśmy obaj parę minut, po czym Tomek wykrzyknął. Już wiem, co zrobić. Weź mój kuferek na swój wózek i zawróć do domu, jadąc noga za nogą. Masz jechać tak długo, jakbyś naprawdę był w mieście. Ja zaś wrócę do miasta, pomarudzę trochę i przyjadę na folwark pół godziny po tobie. Będziesz udawał, że mnie nie znasz. Dobrze powiedziałem, ale jest jeszcze coś. Powiem ci to, czego nikt nie wie oprócz mnie. Widzisz, tomku, jest tu murzyn, którego chcę wykraść. Ma na imię Jim. Jest niewolnikiem starej miss Watson, pamiętasz? Co? przerwał tomek. Jim? Ależ on. Wiem, co chcesz powiedzieć, że to niegodziwość i podłość kraść murzyna, ale co z tego? Czując ohydę swojego czynu wykradnę, Jima, a ty siedź cicho, dobrze? Dobrze, powiedział Tomek. Pomogę ci. Aż mi się w głowie zakręciło, gdy to usłyszałem. Nie spodziewałem się czegoś podobnego, i jeżeli mam powiedzieć prawdę, to Tomek Sawyer znacznie stracił w moich oczach. Nie mogłem temu uwierzyć. Niech tam ja, ale Tomek Sojer murzyno kradem? Żartujesz. Powiedziałem, ale proszę cię, jeżeli usłyszysz cokolwiek o Murzynie, którego poszukują jako zbiega z plantacji, to nic o nim nie wiesz. Tak samo zresztą jak ja. Kuferek przełożyliśmy na mój wózek, po czym rozjechaliśmy się każdy w swoją stronę. Byłem tak uradowany i tyle myśli cisnęło mi się do głowy, że na śmierć zapomniałem, że mam jechać powoli i przybyłem do domu za wcześnie. Wujaszek, stojąc we drzwiach, powiedział. No, no, prawdziwy cud. Kto by się był spodziewał, że ta klacz dokaże takiej sztuki? Mogłaby biegać na wyścigach, gdyby chociaż się zgrzała, ale gdzie tam ani kropli potu? Nigdy nie myślałem, że tak potrafi biegać. O, daję słowo. Teraz nie oddałbym jej nawet za sto dolarów, chociaż dzisiaj rano byłem pewny, że nie warta nawet piętnastu. I na tym się skończyło. Był to człowiek poczciwy, Dobroduszny i łagodny. Nigdy nikogo nie podejrzewał o złe zamiary. Nic w tym zresztą dziwnego, bo wujaszek Silas pełnił także obowiązki pastora. Tuż obok folwarku stał mały drewniany kościółek, który sam zbudował, a obok szkoła, również wzniesiona dzięki niemu. W szkole tej nauczał religii, nie biorąc za naukę i posługi religijne ani grosza, chociaż dobrze uczył i miewał niezłe kazania. Na całym południu jest wielu podobnych do niego ludzi, którzy pilnie uprawiają ziemię i jednocześnie tak samo gorliwie służą Bogu. Dobre pół godziny po moim przybyciu przed bramę frontową zajechała bryczka z tomkiem. Ciocia Sara spojrzała przez okno i powiedziała: Ktoś przyjechał? Ciekawe, kto to może być. Hmm, ktoś nieznajomy. Jimmy, powiedz Lizie, żeby dodała nakrycie i niech pośpieszy się z obiadem. Wszyscy rzucili się do drzwi witać gościa. Niecodziennie bowiem przybywa w gościnę ktoś nieznajomy, musi więc wzbudzać ciekawość. Tomek przeszedł bramę i kroczył dziedzińcem ku domowi, a bryczka, którą przyjechał, udała się w drogę powrotną. Stanął przed nami i ukłonił się. Pan Archibald Nichols, jak przypuszczam? zapytał. Nie, mój chłopcze, odpowiedział gospodarz. Bardzo mi przykro, ale twój woźnica oszukał cię. Pan Nikols mieszka trzy mile dalej. Prosimy cię jednak, prosimy. Tomek, spoglądając przez ramię poza siebie, na widok oddalającego się powozu, powiedział: Za daleko już odjechał. Nie usłyszy wołania. Odjechał, synu, odjechał. Nie ma rady, musisz z nami zjeść obiad, a potem zastanowimy się, jak cię odwieźć do Nikolsa. O nie, dziękuję. Nie mogę robić państwu tyle kłopotu, doprawdy nie mogę, pójdę pieszo. Trzy mile to niedaleko. Nie pozwolimy ci na to, myślisz, że południowcy nie znają się na gościnności? Nie puścimy cię przed obiadem. Oczywiście, że nie, dodała ciocia Sara. Dla nas to żaden kłopot. Nie możesz iść pieszo trzy mile w taki upał. Zresztą kazałam już dodać nakrycie, obiad na stole i nie możesz nam zrobić zawodu. Tomek bardzo uprzejmie podziękował, dał się przekonać. Wszedł za gospodarzami, ukłonił się wszystkim obecnym i przedstawił się jako podróżny ze stanu Ohio, z miasteczka Higgsville. Powiedział, że nazywa się William Thompson. Siedząc już przy stole snuł opowieść jak nitka z kłębka o Higgsville, o jego mieszkańcach, o tym i owym bez końca. Gadał, co mu ślina na język przyniosła. Ja zaczynałem się bać, bo nie pojmowałem, co Tomek wymyśli, żeby mnie wybawić z kłopotu. W pewnym momencie, nie przerywając opowiadania, podniósł się z krzesła, ucałował ciocię Sarę w same usta, a zrobiwszy to, usiadł wygodnie na krześle i chciał dalej mówić. Ale ciocia Sara zerwała się jako oparzona, ręką usta ociera i krzyczy oburzona. — Ach ty smarkaczu, cóż to za poufałość! Tomek zrobił obrażoną minę i odpowiedział. Nie spodziewałem się tego po pani. Nie spodziew. Za kogo ty nie masz? Doprawdy, warto bycie. Co ma znaczyć twoje zachowanie? Nic nie znaczy, proszę pani, potulnie odpowiedział Tomek. Nie myślałem, że się pani obrazi. Mnie się zdawało, że pani, że. że pani zrobi to przyjemność. Skąd ci to przyszło do głowy, że mi zrobisz przyjemność? Ja. ja. nie wiem. Wszyscy tak mówili. Wszyscy? Wszyscy są wariaci, a ty głupi. Co ci do głowy strzeliło, kim są ci wszyscy? Wszyscy, proszę pani. Każdy mi to mówił, proszę pani. Ciocia Sara była skrajnie oburzona. Z jej oczu sypały się iskry, a palcami robiła takie ruchy, jakby chciała Tomkowi wydrapać oczy. W końcu powiedziała: Jak się ci wszyscy nazywają? Jak mają na imię? Odpowiadaj natychmiast. Tomek zrobił skruszoną minę, wstał z krzesła, sięgnął po kapelusz i żałosnym głosem oświadczył: Bardzo mi przykro. Nie spodziewałem się, że tak panią rozgniewam. Wszyscy mi mówili pocałuj, każdy powtarzał pocałuj, a wszyscy dodawali Zobaczysz, jak się ucieszy. Każdy, proszę pani, tak mówił, wszyscy, co do jednego. Ale jeżeli pani się gniewa, to przepraszam, bardzo przepraszam. Już nigdy nie będę, nigdy, słowo daję. Już tego nie zrobię Nie będę, nie zrobię, spodziewam się, że nie Na uczciwość przysięgam, że nie zrobię Nigdy w życiu Chyba, że pani sama poprosi Ja ciebie poproszę Nie, chłopcze, chyba uciekłeś z domu wariatów Możesz być pewien, że ma tu zalemowych lat Doczekasz, zanim o to cię poproszę Albo innego takiego jak ty, gołowąsa Ha? Trudno, ale dziwi mnie to Dziwi i smuci za nic zrozumieć nie mogę, za co się pani tak gniewa. Wszyscy mówili, ucieszy się, więc myślałem, że pani się ucieszy, czy... Tu zatrzymał się i powoli rozejrzał się wokoło, jakby szukał życzliwego spojrzenia. Spotkał wlepione w siebie oczy wujaszka, pełne dobrodusznego zdziwienia, więc zwrócił się do niego z pytaniem. — A pan? Czy pan nie sądził, że szanowna małżonka ucieszy się, gdy ją pocałuje? — Ja? Mnie? Nie... Nie sądzę, żebym sądził. Tomek znowu rozejrzał się i zatrzymał wzrok na mnie. Tomku, czy nie sądziłeś, że ciocia Sara otoczy mnie ramionami i powie Cycoer, mój siostrzeńcze? O nieba! zawołała ciocia Sara i zrywając się z miejsca podbiegła do tomka. Ach, ty niegodziwy chłopcze, żeby tak oszukać rodzoną ciotkę! I chciała go pocałować, ale Tomek odsunął się i oświadczył, — Nie, nie, nie! Aż mnie pani sama poprosi! Nie zwlekając dłużej, poprosiła go, żeby jej się pozwolił pocałować. Wycałowała go i wyściskała raz, drugi, dziesiąty. Mąż musiał długo czekać, żeby zadowolić się resztkami. A gdy wszyscy się nieco uspokoili, ciocia Sara powiedziała. — A to niespodzianka! Oczekiwaliśmy Tomka, ale żebyś ty miał przyjechać? Siostra nigdy nie wspomniała o tym. — Dlatego? — powiedział Tomek, że początkowo miał przyjechać tylko Tomek, ale ja tak prosiłem, że w ostatniej chwili Ciocia im nie pozwoliła jechać. Wtedy już na statku przyszło nam do głowy urządzić taką niespodziankę, że Tomek miał się pokazać nic o mnie nie mówiąc. Ja miałem zaczekać parę godzin i przyjechać później, udając obcego, ale kawał nam się nie udał, Ciociu. Obcych niezbyt chętnie tu przyjmują. Takich jak wy nic, ponie, dokończyła Ciocia. Warto by wam skórę zwoić. Usiedliśmy znowu do stołu w szerokim, otwartym przejściu łączącym kuchnię z domem. Stół zastawiony był tak obficie, że siedem razy tyle osób mogło się najeść dosyta. Po obiedzie wszyscy z ożywieniem rozmawiali, a bohaterami oczywiście byliśmy obaj z Tomkiem. Pilnie się przysłuchiwaliśmy, czy ktoś nie wspomni o zbiegłym murzynie, ale nic z tego, a my, baliśmy się poruszać ten temat. Wreszcie wieczorem, w czasie kolacji, jedno z dzieci powiedziało. — Tato, czy mogę z Tomkiem i Sidem pójść na przedstawienie? — Nie — odpowiedział wujaszek. — Przypuszczam, że się nie odbędzie. A gdyby nawet miało się odbyć, to bym wam pójść nie pozwolił. Ten zbiegły murzyn, który jest u nas od niedawna, opowiadał o strasznych bezeceństwach na tych przedstawieniach. Barton, nasz sąsiad, postanowił podburzyć miasto i okolice, by wygonić tych bezczelnych gorszycieli. Sądzę, że to się już stało. Aha? pomyślałem sobie. Będą mieli za swoje, ale ja temu nie zawiniłem. Razem z Tomkiem mieliśmy spać w jednym pokoju i jednym łóżku. Pod pozorem zmęczenia powiedzieliśmy wszystkim dobranoc i poszliśmy położyć się zaraz po kolacji. Ale weszliśmy drzwiami i natychmiast wyszliśmy z pokoju oknem. Spuściliśmy się po piorunochronie i dalejże do miasta. Byłem gotów dać głowę, że nikt nie ostrzeże króla i księcia i powinienem uczynić to jak najszybciej, jeżeli mieliby uniknąć grożącego im niebezpieczeństwa. Tomek po drodze opowiedział mi, jak zostałem zamordowany, a potem zniknął gdzieś mój ojciec i już się więcej nie pokazał, jakiego zamieszania narobiła ucieczka Jima. Ja zaś opowiedziałem Tomkowi, jakie król z księciem dawali przedstawienia i o naszej podróży tratwą, ale nie do końca, bo nie zdążyłem. Przybyliśmy do miasta o wpół do dziewiątej. W miarę jak się zbliżaliśmy, coraz wyraźniej słyszeliśmy wrzawę, krzyki, wycie i gwizdanie. Jedni deli wrogi, rogi, drudzy walili w żelazne patelnie, inni krobali gwoździami po glinianych naczyniach, a byli tacy, którzy trąbili na pustych tykwach. Usunęliśmy się nieco na bok, żeby przepuścić tłum, pośród którego spostrzegłem księcia i króla, a właściwie domyśliłem się, że to są oni, bo niepodobni byli do ludzi. Wyglądali raczej na dwa chodzące pióropusze z czapek wojskowych, tylko znacznie większe od prawdziwych, tak najeżeni byli piórami, które przylgnęły do smoły na ich skórze. Taka mnie litość ogarnęła, że chyba już nigdy w życiu nie będę czuł do nich żalu za wyrządzonymi przykrości. Straszny to był widok. Ludzie potrafią być okrutni dla bliźnich. Gdy przekonaliśmy się, że przybyliśmy za późno i już nic nie możemy pomóc, zapytaliśmy jednego z przechodzących, co tu się dzieje. Odpowiedział, że wszyscy poszli na przedstawienie, uprzedzeni, że zobaczą gorszące widowisko, ale zachowywali się spokojnie, dopóki król nie zaczął wywijać koziołków i łamańców na scenie. A gdy rozpoczął gorszącą scenę, ktoś dał sygnał, cały tłum rzucił się na nieszczęsnych aktorów i pokąpieli w smole wytarzał ich w pierzu. Nic nie wskurając, wróciliśmy do domu. Ja czułem się trochę nieswojo i byłem markotny. Na sercu było mi tak ciężko, jakbym popełnił grzech, mimo że w niczym nie zawiniłem, ale tak już w życiu jest. Sumienie gryzie człowieka niezależnie od tego, czy zrobi źle, czy dobrze. Jakby istniało tylko po to, żeby dokuczać, nie zaś rozważać i filozofować. Przyznaję, że gdybym miał psa tak postępującego, to bym go otruł. Bo sami państwo powiedzcie, i zajmuje więcej miejsca niż wszystkie inne wnętrzności razem wzięte, i gospodarzowi ciągle robi na złość. Tomek Sawyer był tego samego zdania. Rozdział czwarty Budka przy dole na popiół. Oburzenie. Prosta robota. Dręczony przez czary. Przerwaliśmy rozmowy i zaczęliśmy namyślać się. Po chwili tomek odezwał się. Wiesz, hak? Jesteśmy głupcami, że nam to wcześniej nie przyszło do głowy. Założę się, że wiem, gdzie jest Jim. Niemożliwe. Gdzie? W budzie, obok dołu na popiół. Czy nie zauważyłeś podczas obiadu murzyna idącego w tamtą stronę z naczyniem pełnym różnego jedzenia? No tak, zauważyłem. Jak ci się zdaje, dla kogo mogło być to jedzenie? Czy ja wiem? Może dla psa. Akurat dla psa. A ja ci mówię, że nie dla psa. Dlaczego? Bo między różnymi rzeczami był kawałek kawona. Był był! Sam widziałem! Prawda, nie przyszło mi do głowy, że psy kawona nie jedzą. Człowiek czasami patrzy i nie widzi. Nie widziałeś, że wchodząc do budki Murzyn otworzył kłódkę, a wychodząc znowu drzwi zamknął na kłódkę. Kiedy wstawaliśmy od stołu, oddał wujaszkowi jakiś klucz. Jestem pewien, że od tej kłódki. Kawon to dowód, że tam jest człowiek. Kłódka, że ten człowiek jest więźniem i mało jest prawdopodobne, aby mogło być dwóch więźniów na takiej małej plantacji, gdzie zresztą wszyscy są tacy dobrzy i serdeczni. Więźniem tym może być tylko Jim. Doskonale! Bardzo się cieszę, że tak dowcipnie to wydedukowaliśmy. Nie chciałbym dowiedzieć się o tym w inny sposób. Teraz zacznij łamać sobie głowę i wymyśl, jak wykraść Jima. Ja wymyślę drugi. Po porównaniu zrealizujemy ten, który okaże się lepszy. Zacząłem więc myśleć, ale jedynie dlatego, żeby jakoś zabić czas. Doskonale wiedziałem, kto będzie lepszy. Niedługo Tomek zapytał. Masz coś? Mam. No to dawaj. Wymyśliłem tak. Łatwo przekonamy się, czy w owej budzie znajduje się Jim czy ktoś inny. Łódź i tratwę mamy dobrze ukryte pod ręką. Zaczekamy na pierwszą ciemną noc i jak tylko wujaszek położy się spać, wykradniemy mu klucz z kieszeni i wtedy razem z Jimem w nogi w stronę rzeki. Dopadniemy łódki, łódką dopłyniemy do tratwy i popłyniemy w dół rzeki, ukrywając się w ciągu dnia, a płynąc tylko w nocy, tak zresztą jak przedtem. Co? Zły plan? Może się nie udać? Udać się uda, dlaczego nie? Całe zło tkwi w tym, że jest za prosty, za łatwy. Co to za plan, który da się przeprowadzić bez kłopotów? Niezły plan, szkoda gadać, ale... Mnie chodzi coś innego po głowie. Nic na to nie odpowiedziałem. Byłem pewien, że jego plan będzie bez zarzutu i taki był. Gdy go przedstawił, od razu pojąłem, że jest lepszy od moich piętnastu. Znacznie trudniejszy do wykonania i niezwykły. Dżima moglibyśmy uwolnić nawet według mojego pomysłu, ale przy projekcie Tomka wszyscy trzej możemy to przypłacić utratą życia. Wszyscy! Nie będę tu opisywać wszystkich szczegółów tego planu, bo wiedziałem, że przy wprowadzaniu go w realizację zajdą zmiany, które go zupełnie zmienią i wprowadzą do niego tyle zawiłości, na ile tylko znajdzie się miejsca. No i nie pomyliłem się. Po powrocie, gdy w całym domu już było cicho i ciemno, pobiegliśmy do budki obok dołu z popiołem, żeby jej się dobrze przypatrzeć. Szliśmy przez dziedziniec trochę niespokojni, jak zachowają się psy. Ale te, znając już nas, poszczekiwały tylko trochę, żeby dać dowód swojej czujności. Gdy obejrzeliśmy dokładnie budkę, ujrzeliśmy w ścianie północnej, która przylegała do ogrodzenia, niewielkie kwadratowe okienko, umieszczone dość wysoko i zabite w poprzek grubą deską, przybitą wielkimi gwoździami. Powiedziałem. Świetnie! przez to okienko Jim wyjdzie, trzeba tylko oderwać deskę. Tomek na to. I zje chlebek z masłem, popije ciepłym mlekiem i pójdzie z nianią na spacer i tak dalej. Moim zdaniem potrafimy znaleźć nieco trudniejszy sposób uwolnienia więźnia. To może wypiłować deskę, jak to ja zrobiłem, zanim mnie zamordowano. To już bardziej przystoi, ale ja bym chciał coś jeszcze lepszego. Zresztą pośpiech jest zbyteczny, można się rozejrzeć, namyśleć. Między budą a ogrodzeniem pod tylną ścianą... Była jakaś przybudówka z desek, niezbyt wysoka, prawie tak długa jak buda, ale wąska, mająca niziutkie drzwiczki, zamknięte łańcuchem na kłódkę. Tomek poszedł do dołu z popiołem, obok którego, jak to zwykle bywa, stał kocioł do gotowania mydła. Znalazł tam dość szybko zakrzywiony żelazny pręt, którym unosi się pokrywa kotła. Rozgiął nim jedno ogniwo łańcucha, który rozpadł się, umożliwiając nam wejście do przybudówki. Przy świetle zapałki przekonaliśmy się, że dotyka ona budy, ale nie ma z nią żadnego połączenia, jest bez podłogi i prawie pusta. Na ziemi leżało kilka stępionych motyk, rydel, zepsute grabie i inne nieużyteczne graty. Po oględzinach wyszliśmy, zawieszając łańcuch tak, jak był poprzednio. Tomek powiedział. No, teraz wszystko w porządku. Zrobimy podkop, przez który Jim wyjdzie. Wystarczy na to tydzień. Na zajutrz o świcie Pobiegliśmy do chatek murzyńskich, żeby pobawić się z psami i zaprzyjaźnić się z opiekunem dżima, który właśnie napełniając blaszankę mięsem, jarzynami i chlebem, szedł do budy. Twarz miał bardzo poczciwą, zęby wyszczerzone w uśmiechu, a jego wełniste włosy powiązane były w warkoczyki nitmi i sznureczkami. To go miało chronić od czarów. Opowiedział nam, że jest prześladowany przez czarownicę, a po nocach straszą go różne widziadła. Słyszy dziwne głosy i hałasy. Dla kogo to jedzenie? Zapytał Tomek. Idziesz karmić psy? Tak, paniczu, psa, ale nie takiego jak inne. A może panicze chcą go zobaczyć? I owszem, odrzekł Tomek, jak to? Pójdziemy tam w biały dzień, miałeś inny plan, szepnąłem cicho Tomkowi. Teraz mam taki. Co było robić? Ustąpiłem chociaż niechętnie i poszliśmy. Weszliśmy do środka i początkowo nic nie widzieliśmy, tak było ciemno, ale Jim, bo to był Jim, zobaczywszy nas, zawołał: Co? Haki panicz Tomek? Wiedziałem, że tak będzie. Zdumiony murzyn wytrzeszczył oczy i powiedział: Co? On zna paniczów? Myślałem, że wszystko przepadnie, ale Tomek spojrzał na niego obojętnie i zdziwiony pyta: Kto? A skąd ci to przyszło do głowy, że on nas zna? Skąd przyszło? Przecie on krzyknął, że zna paniczów? Wtedy Tomek, wciąż udając zdziwionego, powiedział jakby do siebie. A to ciekawe. Kto krzyknął i kiedy? Potem zwrócił się do mnie i z zimną krwią spytał. A ty słyszałeś cokolwiek? Ma się rozumieć, że na takie pytanie mogła być tylko jedna odpowiedź. Nie, nic nie słyszałem. Tomek zwrócił się do Jim'a i patrząc na niego, jakby go nigdy w życiu nie widział, zapytał. A może to ty się odzywałeś nie paniczu odpowiedział jim to nie ja nie powiedziałeś ani jednego słowa ani jednego widziałeś nas kiedy wcześniej nie paniczu wówczas tomek zwracając się do murzyna, który patrzył na nas przerażony surowym głosem zapytał wy mi co ci strzeliło do głowy. Dlaczego powiedziałeś, że murzyn, który nas nigdy nie widział, mówi do nas po imieniu? Yy, proszę, panicza, z desperacją odparł murzyn, to z pewnością znowu czary. Już wolałbym nie żyć. I to tak zawsze. Wciąż mi dokuczają, że już mi życie obrzydło. Niech panicz nikomu o tym nie mówi, bo pani znowu mnie wyłaje. Pani nie wierzy, twierdząc, że nie ma czarów, a ja bym chciał, żeby pani teraz tu była. Ciekawy jestem, co by powiedziała. Gadaj, tłumacza wszyscy swoje. Nieprawda i nieprawda. Tomek przyrzekł mu, że nic nikomu o tym nie powie i dał mu centa, żeby miał za co kupić sobie nici do związania włosów w warkoczyki. Potem, patrząc na Jima, rzekł surowo: Ciekaw jestem, czy wuj Silas powiesi tego Murzyna. Gdybym ja schwytał takiego niewdzięcznika, który ucieka od swoich państwa, zaraz bym go powiesił. Gdy Murzyn podszedł do drzwi, żeby obejrzeć monetę i zębami spróbować, czy dobra, szepnął Jimowi do ucha: Udawaj, że nas nie znasz. A jeżeli w nocy usłyszysz, że ktoś kopie, siedź cicho, to my. Zrobimy podkop i będziesz wolny. Po tych słowach wyszliśmy. Rozdział trzydziesty piąty Zmartwienia Tomka Tomek myśli Złodziejskie niuanse Głęboki podkop W czasie porannego spaceru po lesie Tomek powiedział, że musimy zorganizować jakieś światło, bo nie sposób kopać po ciemku poradziłem, żeby skombinować latarnie, ale nie zgodził się na to, twierdząc, że daje za dużo światła, które może nas zdradzić. Mieliśmy więc poszukać pewnego gatunku drzewa, którego próchno, położone w ciemnym miejscu, daje blask. Nazbieraliśmy sporo tego drzewa i ukryliśmy je w chwastach, rosnących pod ogrodzeniem, po czym usiedliśmy, żeby odpocząć i pogawędzić. E, co to za robota? Zaczął Tomek zmartwiony. Wszystko idzie za łatwo. Aż wstyd. Nie ma żadnych trudności ani kłopotów. Strażnika więziennego nie ma. Kogo więc mamy uśpić wymyślną miksturą? Nawet psa nie ma, którego można by otruć. Wprawdzie Jim zakuty jest w łańcuch, ale jest on długi, z obręczą zamkniętą na kłódkę, na jednym końcu założoną na nogę więźnia i drugim końcem przytwierdzony jest do nogi łóżka. To żadna przeszkoda. Wystarczy unieść łóżko, żeby ogniwo zsunęło się. A wuj Silas? Każdemu wierzy, wszystkim daje klucz i w ogóle nie pilnuje więźnia. Jim mógłby wprawdzie wyjść przez okno, ale jak będzie uciekał z długim łańcuchem? Ten łańcuch to jedyna trudność. Wszystkie inne muszę sam wymyślać. No cóż robić? Trzeba brać to, co jest, kiedy nie ma tego, co się chce. Aha, dobrze, że mi to na myśl przyszło. Musimy jak najprędzej zdobyć coś takiego, z czego można zrobić piłę. A po co nam piła? Jak to po co? Trzeba przecież odpiłować nogę łóżka, o którą łańcuch jest zaczepiony. Po co? Przed chwilą mówiłeś, że wystarczy podnieść łóżko, żeby łańcuch sam opadł. Ach, ach, co ja z tobą mam? Jakie ty masz dziecinne pomysły? Chyba nigdy w życiu nie czytałeś porządnej książki. Kto słyszał, żeby uwalniać więźnia w taki prosty sposób? To dobre dla starych panien, lecz nie dla mężczyzn. Nie, nigdy! Autorytety w tych sprawach mówią tak. Przepiłować nogę od łóżka, trociny połknąć, żeby nie zostało ani zdziebełka, miejsce gdzie noga jest przepiłowana pomazać błotem albo tłuszczem, a wtedy najbardziej wprawne oko nie spostrzeże przepiłowania. W czasie ucieczki wyciągniemy spod łóżka odpiłowaną nogę, łańcuch odpadnie, no i po wszystkim. Wtedy dopiero spuszczasz się po drabinie sznurowej do fosy, łamiesz nogę, bo taka drabina powinna być za krótka co najmniej dziewiętnaście stóp. A tam już czekają z końmi wierni wasale. Podnoszą cię, omdlałego, rzucają na siodło i pędzisz, co koń wyskoczy do ojczyzny, do Langwedocji, na Varry, albo gdzie indziej. To się nazywa uciekać z więzienia. Chciałbym, żeby wkoło tej budki była fosa. Jeżeli nam czasu wystarczy, wykopiemy ją. Po co fosa, mówię, kiedy kopiemy podziemne przejście? Ale Tomek nawet nie słuchał. Zapomniał o mnie i o świecie. Podparł brodę ręką, myślał nad czymś długo, w końcu westchnął, potrząsnął głową, znowu westchnął i powiedział: Nie, nie można. Nie ma takiej potrzeby. Nie można. Czego nie można? zapytałem. Odpiłować nogi Jimowi. Chryste, panie! krzyknąłem. Ma się rozumieć, że nie można. A po co mielibyśmy mu odpiłowywać nogę? Widzisz. Bywało, że tak czyniły największe autorytety. Nie mogąc na przykład pozbyć się kajdan, ucinali sobie rękę, żeby móc uciec. Ucięcie nogi byłoby jeszcze wspanialsze. Ale na razie musimy to odłożyć, nie ma wystarczającej konieczności. A w dodatku Jim jest murzynem, nie zrozumiałby, dlaczego taki zwyczaj przyjął się w Europie. Trzeba sobie darować. Ale drabinę sznurową możemy łatwo zrobić. Podrzemy nasze koszule i ukręcimy sznury, a z nich drabinę. To nawet zbyt łatwe. Drabinę poślemy Jimowi, zapieczoną w chlebie. Zawsze tak się robi. Można by w pierogu zapiec, w takim dużym, pulchnym. Co ty gadasz, Tomek? Jim nie będzie potrzebował drabiny. Musi jej potrzebować. Każdy ucieka po drabinie i on też ją musi mieć. Ale co on z nią zrobi? Co zrobi? Niech się schowa w sienniku. Przypuśćmy, że drabina nie będzie mu potrzebna, to schowa ją do siennika i zostawi jako dowód, że ucieczka była planowana. No, powiedziałem, jeżeli takie są wymogi, to damy mu drabinę, ale w takim razie muszę pożyczyć jedno prześcieradło z naszego pokoju. Odpowiedział, że zgadza się, a przy okazji wpadł na jeszcze jeden nowy pomysł. To pożycz też i koszulę. Na co nam koszula? Żeby Jim miał na czym pisać dziennik. Dziennik? Jim nie umie przecież pisać. To może mazać na koszuli jakieś znaki. Zrobimy mu pióro z trzonka od łyżeczki albo z kawałka starej żelaznej obręczy. Ależ Tomku, czy nie lepiej wyrwać pióro z gęsi? Ach ty, tępa głową. Czy więźniowie mają na zawołanie gęsi? Oni sobie pióra muszą robić. I to zawsze z materiału najtwardszego. Z lichtarza, świeka, słowem z tego, co im się pod rękę nawinie. Całymi tygodniami, nawet miesiącami pracują nad zrobieniem takiego pióra. Nad ostrzeniem go o mur, bo inaczej ostrzyć nie można. Nawet gdyby znalazło się gęsie pióro, to żaden porządny więzień go nie użyje. Nie uchodzi. Dobrze już dobrze, a z czego zrobimy atrament? Niektórzy przyrządzają go z łez i rdzy żelaza, ale robią tak tylko kobiety i byle jacy więźniowie. Porządni używają zwykle własnej krwi. I Jim. Musi tak uczynić, a jeżeli będzie chciał przesłać wiadomość, żeby ludzie wiedzieli, gdzie jest przewożony, to wiadomość taką może wyryć widelcem na cynowym talerzu, który wyrzuci przez okno. Tak postępował więzień zwany żelazną maską, a to był więzień, jak się patrzy. Porządny. Jim nie ma cynowego talerza. Noszą mu jeść w miejsce. To nic. Postaramy się o taki talerz. A jeżeli nikt nie przeczyta tego, co on napisze, a co ci do tego, hak, przeczyta czy nie? Jego rzeczą jest napisać, co trzeba i wyrzucić talerz przez okno. Prawie zawsze tak się zdarza, że to, co więzień napisze na talerzu, albo na czym innym, pozostaje nieodczytane. Dalszą rozmowę przerwał nam głos rogu, wzywającego na śniadanie. Pobiegliśmy więc czym prędzej do domu. Tego samego rana zajrzałem do szafy z bielizną i pożyczyłem z niej duże prześcieradło oraz białą koszulę. Znalazłem także jakiś stary worek, w który schowałem bieliznę, po czym poszliśmy do lasu, przynieśliśmy próchna, u nas zwanego lisim ogniem, i włożyliśmy je do worka. Gdy powiedziałem Tomkowi o pożyczeniu bielizny, to nie nazwał tego pożyczką, ale kradzieżą, dodając jednak, że ci, którzy pomagają więźniowi, muszą potrzebne im przedmioty zdobywać wszelkimi sposobami i nikt im tego nie ma za złe. Więzień i jego pomocnicy mają pełne prawo kraść wszystko, co tylko może ułatwić ucieczkę. Gdybyśmy nie byli więźniami, a to zupełnie co innego, tylko człowiek nieuczciwy może kraść, nie będąc więźniem. Postanowiliśmy zatem, że będziemy kraść wszystko, co nam wpadnie w rękę. Kilka dni potem zrobił mi jednak Tomek awanturę za to, że ukradłem kawona z ogródka murzynów po to, żeby go zjeść. Kazał mi natychmiast dać murzynom centa, nie mówiąc za co. Źle mnie zrozumiałeś, rzekł. Kraść mamy prawo tylko to, co nam potrzebne. Ale kawon był mi potrzebny. Nie, nie był ci potrzebny do ucieczki. Nie jesteś więźniem. Jak to? Co to za różnica? Nie kapujesz? Jeżeli Jim potrzebuje noża, żeby nim zabić dozorca, a ty go ukradniesz i potajemnie mu prześlesz, to nie kradziesz. Jeżeli zaś ukradniesz nóż dla siebie, to kradziesz. Rozumiesz? Niech ci będzie, odpowiedziałem. Po tej rozmowie siedzieliśmy parę godzin spokojnie, czekając, aż wszyscy pójdą do roboty i nikogo nie będzie na dziedzińcu. Wtedy Tomek zaniósł worek do przebudówki sąsiadującej z więzieniem Dima, ja zaś stałem na straży. Niedługo wrócił z pustymi rękami, po czym usiedliśmy na stosie desek, żeby swobodnie porozmawiać. Ja milczałem, bo w takich przypadkach zawsze przewodził Tomek. Już wszystko mamy, powiedział. Oprócz narzędzi. Narzędzi? Spytałem. Tak. Do czego? Do kopania. Nie będziesz przecież wykopywał podziemnego przejścia paznokciami. A te połamane szpadle i motyki? Tym można wykopać tunel dla pociągu, a nie jednego człowieka i to murzyna. Ale Tomek spojrzał na mnie z takim politowaniem, że o mało nie rozpłakałem się z rozrzewnienia nad samym sobą. Haku fin. powiedz mi proszę, czy słyszałeś kiedykolwiek, żeby więzień miał motyki i szpadle i w ogóle jakieś narzędzia, którymi mógłby zrobić podkop? I jeżeli w ogóle potrafisz rozsądnie myśleć, to odpowiedz, czy ucieczka, którą łatwo zorganizować, miałaby w sobie choć odrobinę bohaterstwa. W takim razie czego nam potrzeba? Parę noży albo nawet scyzoryków z większym ostrzem. Żeby nimi wykopać podziemne przejście z tej budy? Tak. A niech cię, Licho, to szaleństwo. Ja nie wiem, czy to szaleństwo, ale wiem, że tak postąpić wypada i trzeba. O innym sposobie ucieczki z więzienia nie słyszałem, mimo że przeczytałem wszystkie książki o najsłynniejszych uciekinierach. Przejście wykopane musi być z cyzorykiem i to nie w miękkiej ziemi ani w piasku, lecz w skale. Praca taka trwa całe miesiące i lata, a czasem nawet do końca życia. Dobrze, już dobrze. Wszystko mi jedno, jak Jim wyjdzie, byle wyszedł. A i jemu także o nic więcej nie chodzi. Ale widzisz, trzeba jedno mieć na uwadze. Jim jest za stary, żeby kopał wyjście z Tyzorykiem. Nie pożyje tak długo. Nie bój się, pożyje. Zresztą wykonanie podkopu nie może trwać tak długo, jak wypadałoby, bo to za wielkie ryzyko. Do nowego Orleanu niedaleko, wuj Silas niedługo otrzyma stamtąd wiadomości. Kopanie przejścia powinno trwać co najmniej kilka lat, ale z powodu wyjątkowego położenia musi być bardzo przyspieszone. Za to po ucieczce Jim'a możemy powiedzieć, że roboty przy podkopie trwały trzydzieści lat. Teraz zaczynasz rozsądnie mówić, odpowiadam. Przejście wykopiemy z łatwością, a jeżeli ci na tym zależy, to mogę powiedzieć, że kopanie trwało sto pięćdziesiąt lat. Jest już mi wszystko jedno, byle szybko uwolnić więźnia. No, a teraz trzeba zorganizować ze dwa składane noże. Zorganizuj trzy, powiedział Tomek. Z jednego musimy zrobić piłkę. Tomku, rzekłem. Jeżeli nie będziesz tego uważał za bezbożność i lekceważenie uświęconych zwyczajów, to ci powiem, że pod ogrodzeniem między śmieciem i gratami widziałem zardzewiałą piłę. Spojrzał na mnie jak na osobnika, z którego nic porządnego nie wyrośnie i powiedział. Ty się nigdy w życiu niczego nie nauczysz. Zasuwaj po noże. Pamiętaj, musimy mieć trzy. Ma się rozumieć, że pobiegłem. Rozdział trzydziesty szósty Piorunochron Tomek ma zasady dla sławy i potomności, kradzież łyżeczki, najście psów, dobra rada. Wieczorem, gdy wszyscy zasnęli, zeszliśmy po piorunochronie i pobiegliśmy do przybudówki, żeby się zabrać do roboty przy świetle próchna. Tomek zalecił rozpoczęcie kopania tuż pod łóżkiem Dżima, żeby przejście zakryte było kołdrą spadającą do ziemi. Kopaliśmy nożykami aż do północy. Strasznie się zmordowaliśmy i dostaliśmy pęcherzy na dłoniach, ale rezultaty nie były zachęcające. W końcu nie wytrzymałem i wygarnąłem tomkowi: Przecież my tego i przez trzydzieści osiem lat nie wykopiemy! Tomek nie odpowiedział. Westchnął i przestał kopać. Przez długą chwilę tonął w zamyśleniu, wreszcie rzekł: To na nic, hak. Będąc w więzieniu, nie potrzebowalibyśmy się tak śpieszyć, bo mielibyśmy masę czasu. To jest tylko jeden sposób niemoralny, ale jedyny. Musimy dać spokój nożom, a kopać po prostu motykami. Złote słowa. Nabierasz rozumu, Tomku. Motyki, tylko motyki. A czy to moralnie, czy nie, mniejsza o to. Zgoda, powiedział Tomek. Niech będą motyki, bo nie można inaczej. Daj mi nożyki. Myśląc, że nie ma swojego pod ręką, podałem mój, rzucił go na ziemię, wołając. Podaj mi nożyki! Domyśliłem się wreszcie o co chodzi, i podałem mu motykę, którą znalazłem wśród starych narzędzi. Wziął ją i bez słowa zaczął kopać. Taki był Tomek. Nic dziwnego, miał zasady. Gdy znalazłem łopatę, zaczęliśmy pracować we dwóch. Jeden kopał, a drugi odrzucał ziemię i tak na przemian. Po jakimś czasie musieliśmy zaniechać roboty, bo ręce, strasznie zwolałe, odmówiły posłuszeństwa. Dół jednak wykopaliśmy całkiem niezły. Tomek wyszedł pierwszy, ja za nim po kilku minutach. Następnego dnia Tomek ukradł łyżeczkę od herbaty i mosiężny lichtarzyk, żeby porobić pióra dla Jima. Ukradł także sześć świec łojowych, ja zaś trzy cynowe talerze. Tomek twierdził, że to za mało. Poradziłem by wyrzucane przez Jima talerze zbierać w chwastach między okienkiem a ogrodzeniem i dawać je znowu Jimowi. Tomek Zaakceptował pomysł, ale powiedział. Teraz trzeba przemyśleć, jak dostarczyć to wszystko Jimowi. Przez dziurę, którą wykopiemy. Spojrzał na mnie z pogardą. Pomysł uznał za idiotyczny i pogrążył się w myślach. Po chwili oznajmił, że można dwoma, a nawet trzema sposobami, ale możemy z wyborem jeszcze poczekać. Teraz trzeba myśleć o robocie. Tejże nocy, gdy podeszliśmy pod okienko więzienia, Usłyszeliśmy chrapanie Jima, który spał tak mocno, że ani nasze gadanie, ani wyrzucona do komórki świeca, ani hałas przy robocie nie zbudziły go. Praca szła nam tak raźno, że po kilku godzinach była skończona. Wsunęliśmy się jeden za drugim w wykopane przez nas przejście i wyszliśmy akurat pod łóżkiem Jima na środek budki. Tomek znalazł wrzuconą tam świecę i zapalił ją. Ja stanąłem nad łóżkiem śpiącego i patrząc na niego przekonałem się, że nie wyglądał na znękanego niewolą więźnia. Jim, rozbudzony, tak się ucieszył, że omal się nie rozpłakał. Wyściskał nas i poprosił o pilnik, żeby przeciąć łańcuch założony na nogę, bo natychmiast chciał być wolny. Tomek zaczął mu tłumaczyć, że to sprzeciwiałoby się wszelkim prawidłom ucieczek. Usiadł obok Jima i opowiedział mu swoje plany, obmyślane według najlepszych wzorów. Ponieważ Jim na wszystko się zgadzał, więc zaczęliśmy rozmawiać o dawnych i dzisiejszych czasach. Jim powiedział, że wuj Silas codziennie przychodzi do niego, by zmówić z nim modlitwę, a ciocia Sara stale się pyta, czy nie jest głodny i czy nic mu nie brakuje. — Oboje — mówił — są dla mnie tak dobrze, że trudno o lepszych. Tomek wypytywał o różne rzeczy, wreszcie rzekł. — Teraz już wiem. Przez nich przyślę ci, co trzeba. — Nie rób tego — odparłem. To się nie może udać. Ale wcale na mnie nie zważał, co zresztą mu było normalne, gdy miał gotowy plan. Powiedział Jimowi, co mu ukradkiem przyślemy. Pieróg nadziany drabiną oraz inne większe przedmioty odda mu Nat, murzyn przynoszący jedzenie. Musi więc zachować ostrożność. Nie dziwić się ani nie rozłamywać pieroga przy posłańcu. Koszyka też nie wolno przy nim opróżniać. Mniejsze przedmioty przyniesie mu wujaszek Silas w kieszeniach swojego palta, skąd Jim musi je dyskretnie wyciągnąć. To i owo uda nam się może przyczepić do tasiemek, którymi ciocia Sara zawiązuje z tyłu swój fartuch, albo wsunąć jej do kieszeni. Tomek objaśnił, do czego posłużą te przedmioty i wspomniał na koniec o dzienniku, który ma być pisany krwią na koszuli. Jim nie bardzo rozumiał o co chodzi, ale wiedząc, że biali są chyba rozumniejsi od niego, przyrzekł uczynić wszystko dokładnie, jak chciał Tomek. Tomek był w doskonałym humorze. Mówił, że nigdy w życiu lepiej się nie bawił. Tylko taka rozgrywka jest godna człowieka rozumnego i gdyby to było możliwe, to należałoby przedłużyć tę szlachetną rozkosz na całe życie, a obowiązek wyswobodzenia Jima z niewoli przekazać potomkom. Na rano poszliśmy do drwalki, żeby ciężkim toporem porąbać mosiężny lichtarz na kilka niewielkich kawałków, które Tomek wraz z łyżeczką schował do kieszeni. Stamtąd udaliśmy się do kuchni, a gdy ja rozmawiałem z natem dla odwrócenia jego uwagi, Tomek wpakował jeden z kawałków lichtarza w podpłomek, przygotowany dla Jima. Byliśmy bardzo ciekawi, czy nasz pomysł wypali. Poszedłem z natem do uwięzionego i przekonaliśmy się, że poszło jak trzeba. Jim wgryzł się zębami w podpłomek i o mało wszystkich nie połamał. Nie mogło udać się lepiej. Przyznał to sam Tomek. Jim nic nie dał poznać po sobie, ale potem był ostrożniejszy i nigdy chleba do ust nie wziął, dopóki go widelcem w kilku miejscach nie nakłuł. Pewnego razu rozmawialiśmy z Jimem w jego więzieniu, prawdę mówiąc bardzo ciemnym, gdy nagle spod łóżka wybiegł w podskokach pies, potem drugi i tak dalej. Naliczyliśmy jedenaście. Zrobiło się tak ciasno, że trudno byłoby wetknąć szpilkę. — Do licha. zapomnieliśmy założyć na drzwi łańcuch. — Nad, krzyknął tylko rozpaczliwie — Czary! I przykucnąwszy na ziemi pomiędzy psami jęczał, jakby za chwilę miał wyzionąć ducha. Tomek silnym szarpnięciem otworzył drzwi na oścież i cisnął przez nie kawałek mięsa z przyniesionego dla Jima posiłku. Przyrzuciły się na mięso jak szalone. Tomek wyszedł za nimi, a pół minuty potem był z powrotem, zamykając drzwi jedne i drugie. Żeby uspokoić Nata, głaskał go i łagodnie przemawiał, pytając, czy mu się znowu coś nie przywidziało. Nat, mrugając oczami, drżącym jeszcze głosem, odpowiedział. Panicz znów powie, że jestem głupi, ale jeżeli nie widziałem ich ze sto, może milion psów czy diabłów, to niech tu trupem padnę. A Tomek na to. Wiesz, co ci powiem? Wydaje mi się, że one napadają na ciebie wtedy, gdy przychodzisz ze śniadaniem. A czynią tak, bo są głodne. Upiecz im pieróg taki specjalnie dla strachów. A jak paniczu, upiec pieruk strachom? Nie wiem, jak to się robi. Nigdy o takim pierogu nie słyszałem. Ha! Trudno. Jeżeli ty nie umiesz, to ja upiekę. Paniczu, kochany. Upieczę, panicz. Będę ślady stóp panicza całować. Spokojnie, upiekę. Zrobię to tylko dla ciebie, bo i ty wyświadczyłeś nam grzeczność, pozwalając zobaczyć tego murzyna. Ale pamiętaj, trzeba zachować ostrożność. Gdy tu wejdziemy, odwróć się tyłem. Niosąc miskę z pierogiem, nie zaglądaj do niej, niech cię Bóg broni. Nie patrz także na Dżima, gdy miskę weźmie do rąk, bo się może zdarzyć nieszczęście. Przede wszystkim pamiętaj, nie dotykaj tych rzeczy, które dla strachów będą przygotowane. Nie dotykać? Ja bym miał je dotknąć? Co też panicz nic mówi? Za żadne skarby! Rozdział trzydziesty Strona dwieście dwudziesta Peron czwarty. Ostatnia koszula. Koniec świata. Łyżeczki i prześcieradła. Pieczemy pierug. Na małym tylnym dziedzińcu znaleźliśmy podziurawioną blaszaną miednicę, w której po zatkaniu dziur mieliśmy przygotować pierug. Tomek znalazł parę nowych, dobrze zaostrzonych ćwieków. Przyniósł je mówiąc, że przydadzą się Jimowi do wyrycia na ścianie swojego nazwiska i historii cierpień, jakie przeszedł. Wsunął do bocznej kieszeni fartuszka cioci jeden świek, drugi, zatknęliśmy wujowi za wstążkę przy kapeluszu, ponieważ dzieci oznajmiły nam, że rodzice zaraz po śniadaniu pójdą odwiedzić więźnia. Przed śniadaniem Tomek wrzucił łyżeczkę do kieszeni obszernego kitla, który wujaszek miał na sobie. Potem staliśmy już spokojnie, czekając na ciocie sarę. Przyszła nareszcie, ale zgrzana, czerwona w złym humorze. Ledwie wujaszek odmówił modlitwę przed jedzeniem, zaraz rozpoczęła zrzędzić. — Cały dom przeszukałam, zajrzałam w każdy kącik i pojąć nie mogę, co się stało z twoją drugą koszulą. — Ja także nie rozumiem — powiedział wuj Silas. — Co się z nią mogło stać? — To ciekawe, doprawdy. Wiem doskonale, że ją zdjąłem z siebie, bo... — Masz jedną, a nie dwie na sobie. Wiedziałam, że to powiesz. Wiem, że ją zdjąłeś, ale jej nie ma. Nie można ci nastarczyć koszul — tylko trudno zgadnąć, co z nimi robisz. Zdawałoby się, że człowiek w twoim wieku powinien pamiętać o swoich rzeczach. Niewątpliwie, Saro, robię, co mogę. Ale widzisz w tym wypadku nie ja jeden jestem winien. Sama wiesz, że swoje koszule widuję tylko wtedy, kiedy je noszę, a przyznasz, że na sobie żadnej nie zgubiłam. To wcale nie twoja zasługa i nie masz się czym hełpić. Gdybyś mógł zgubić, to byś zgubił, a zresztą nie tylko koszula zginęła. Zginęła mi łyżeczka. Było ich dziesięć, a teraz jest tylko dziewięć. Załóżmy, że koszula psy poszarpały, ale łyżeczki chyba nie wzięły. Czy jeszcze coś zginęło? Sześć świec, ale świece zjeść mogły szczury. Pewna nawet jestem, że to zrobiły, i nawet się dziwię, że nie zjadły dotąd całego domu razem z nami, a okruchów nie rozniosły po dziurach, bo dziur wszędzie pełno. Prawda, Saro, prawda. Dawno należało je pozatykać. W tej chwili wbiegła pokojówka. Proszę pani, nie ma jednego prześcieradła. Jak to nie ma? To ja pójdę załatać dziury, pojednawczo odezwał się wujek. Po co? Kto mógł zabrać prześcieradło? Gdzież ono się podziało, Lizo? Nie wiem, proszę pani. Wczoraj jeszcze leżało w szafie na półce, a dziś go nie ma. Koniec świata. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się coś podobnego. Koszula, prześcieradło, łyżeczka, sześć świec. Proszę pani. To wpadła młoda pokojówka, mulatka. Zginął gdzieś mosiężny lichtarz. Wynoś się stąd zaraz, bo skórę z ciebie zedrę. Kipiała z gniewu. Zacząłem spoglądać na drzwi, sądząc, że lepiej będzie wyjść chyłkiem i uciec do lasu, póki burza nie przejdzie. Ciocia złościła się i krzyczała, ale nie miała się na kim wyładować, bo wszyscy siedzieli cicho jak myszy pod miotłą. Nagle wujaszek silas, sięgnąwszy po coś do kieszeni, wyłowił z niej łyżeczkę, co go niepomiernie zdziwiło. Ciocia Sara umilkła na ten widok i, wzniósłszy ręce do góry, zapomniała zamknąć ust. Opanowała się jednak i z udawanym spokojem powiedziała. — Tego się spodziewałam. Gdzie mogłaby być łyżeczka? Oczywiście nie gdzie indziej, tylko w twojej kieszeni. Cały czas tam leżała. Być może i inne rzeczy tam znajdziesz. Co robiła łyżeczka w twojej kieszeni? — Doprawdy nie wiem, Saro, nie wiem — tłumaczył się wujaszek. — Znasz mnie przecież. Powiedziałbym ci natychmiast. Czytałem przed śniadaniem pismo święce, chyba więc przez nieuwagę włożyłem do kieszeni łyżeczkę zamiast Biblii. Tak, tak być musiało, bo sama zobacz, Biblii w kieszeni nie ma. Pójdę i zobaczę. Jeżeli Biblia leży tam, gdzie ją czytałem, to znak, że jej nie włożyłem do kieszeni, jeżeli zaś nie włożyłem jej do kieszeni, to musiałem włożyć łyżeczkę, bo skoro łyżeczka jest a. A dajże mi święty spokój. Przerwała mu ciocia zniecierpliwiona: Idź, szukaj, przekonaj się, wy wszyscy także idźcie sobie i nie zbliżajcie się do mnie, dopóki trochę nie ochłonę. Gdy wychodziliśmy z pokoju, wuj wziął kapelusz i z hałasem upadł na ziemię ćwiek. Wuj, nie mówiąc ani słowa, podniósł go, położył na się od kominka i wyszedł. Widział to tomek, a mając w pamięci niedawną przygodę z łyżeczką, powiedział: Na nic się nie zda posyłanie przez wuja. Na nim polegać już nie można, ale z tą łyżeczką, dodał Tomek po chwili, to oddał nam prawdziwą przysługę, nie wiedząc o tym. W zamian za to pozabijamy te dziury. Było ich sporo w piwnicy i spiżarni, to też zeszło nam na tym dobrą godzinę. Zrobiliśmy wszystko porządnie i dokładnie, szczelnie zabijając dziury czopami, a potem zalewając je smołą, tak jak się to na okrętach zwykle robiło. Nagle usłyszeliśmy na schodach kroki. Zdmuchnęliśmy świecę i czekamy. Po chwili wszedł do piwnicy wujaszek. Świecę miał w jednej ręce, kłąb pakuł w drugiej, a z jego oczu widać, że nie o szczurach myśli, lecz o czymś innym. Zajrzał do jednej dziury, do drugiej, wszystkie obszedł po kolei. Potem stanął na środku piwnicy, myślał i myślał, a łój ze świecy kapał i kapał. Wreszcie. Zawracając powoli ku schodom, jakby przez sen, powiedział do siebie: „Ani różnie mogę sobie przypomnieć, kiedy ja to zrobiłem. Mógłbym teraz powiedzieć Sarze, że to nie moja wina, że to nie szczury. No, ale mniejsza o to. Czy powiem, czy nie, na jedno wyjdzie. I tak, mrucząc pod nosem, wyszedł z piwnicy, a parę minut po nim my. Co za fantastyczny staruszek! Tomek strasznie się zamartwiał, czy poradzimy sobie z łyżeczką, ponieważ koniecznie była potrzebna. Myślał więc i myślał, aż wreszcie znalazł sposób i zaraz powiedział mi, co mam robić. Wróciliśmy do pokoju, stanęliśmy nad koszyczkiem, w którym leżą łyżeczki i cierpliwie czekamy na ciocie. Gdy weszła, Tomek policzył łyżeczki, przekładając je z jednej strony na drugą, ja natomiast niepostrzeżenie wsunąłem jedną w rękaw. Wtedy Tomek powiedział: Ciociu, przeliczyłem łyżeczki, jest dziewięć. Idź się bawić i nie nudź. Sama liczyła mi było ich dziesięć. Ciociu, liczyłem dwa razy i zawsze było tylko dziewięć. Mimo wzburzenia przyszła przeliczyć jeszcze raz. Każdy zrobiłby to samo na jej miejscu. Prawda! Zawołała. Tylko dziewięć. Cóż to znaczy? Nie, to niemożliwe. Jeszcze raz przeliczę. Wtedy nieznacznie podłożyłem tę dziesiątą, która była u mnie w rękawie, ciocia Sara policzyła i obojętnie powiedziała. Naturalnie, że się pomyliliśmy. Dziesięć było i dziesięć jest. Naprawdę, ciociu? spytał Tomek. Mnie się wydaje, że nie. Widziałeś przecież, że liczyłam. Widziałem, ale, no to przeliczę jeszcze raz. Wtedy znów ukradkiem ściągnąłem łyżeczkę i, ma się rozumieć, było dziewięć. Ciocia aż się zatrzęsła z irytacji, ale liczy. Raz, drugi, trzeci i dziesiąty, aż doszło do tego, że już koszyk liczyła za łyżeczkę, a wypadało różnie. To dziewięć, to dziesięć. Chwyciła więc koszyk i rzuciła go na ziemię z takim hałasem, że kot, śpiący na oknie, zerwał się i z miałczeniem uciekł przestraszony. Odchodząc, Wrzuciliśmy łyżeczkę do kieszeni fartucha. Znalazł ją tam Jim razem z ćwiekiem i śliwkami, którymi ciocia wypchała dla niego kieszeń. Tomek był przekonany, że wysiłek sowicie nam się opłacił, bo teraz, gdyby wręcz życie cioci zależeć miało od przeliczenia łyżeczek, niczyć ich nie będzie, nie dowierzając sobie nawet wtedy, gdy się nie pomyli. Tego samego wieczoru. Położyliśmy prześcieradło na swoim miejscu i wyciągnęliśmy drugie z innej szafy. Potem odłożyliśmy je, a wzięliśmy tamto, i tak powtarzając sztuczkę kilkakrotnie, doprowadziliśmy Ciocie do tego, że nie miała pojęcia, ile ma prześcieradeł. Oświadczyła nawet, że jest jej wszystko jedno, że nie myśli zagryźć się na śmierć dla paru głupich prześcieradeł i woli umrzeć niż je liczyć. Dzięki psom. Szczurom i podwójnemu liczeniu mieliśmy koszulę, prześcieradło, łyżeczkę i świecę. Jeżeli chodzi o lichtarz, to był mało wartościowy i byliśmy przekonani, że wkrótce o nim zapomną. Natomiast z pierogiem było kłopotu co niemiara. Trzeba go było piec w lesie. Poszły na to trzy miednice mąki, a do tego poparzyliśmy sobie ręce i nałykaliśmy się dymu. Następnej nocy. Pocięliśmy u Jima prześcieradło na wąskie paseczki i upletliśmy z nich taki sznur, że można by się na nim powiesić. Niestety, drabina w pieróg w żaden sposób nie chciała się zmieścić. Można nią było nafaszerować ze czterdzieści pierogów, zachowując coś jeszcze na zupę i na pieczyste. Trzeba było wyrzucić część drabiny, aż szkoda, bo sznur był śliczny. Ostatecznie upiekliśmy pieróg nie w miednicy, bo lutowanie stopiło się w ogniu i odleciało dno, lecz w mosiężnym kotle do gotowania pościeli, które wujaszek Silas przechowywał na strychu jako pamiątkę po jednym z bardzo dawnych przodków. Jim miał więc już wszystko, co porządnemu więźniowi było potrzebne do ucieczki. Gdy został sam, rozłamał pieróg, drabinę ukrył w sienniku, na jednym z cynowych talerzy wydrapał trochę kresek i kółek, i wyrzucił talerz przez okno. Rozdział trzydziesty ósmy. Kłopoty z inskrypcją Przyjaciel samotnika. Uroczy kwiat. Mieliśmy okropnie dużo roboty z piłą i z piórami. Sam Tomek przyznawał, że napis powinien być najprostszy, jaki być może. Nie będzie wydrapany na ścianie, tylko głęboko wyryty dla pamięci przyszłych pokoleń. To było niezbędne minimum. Gdy Jim mordował się nad zaostrzeniem pióra, które było zrobione z kawałka połamanego lichtarza ja zaś męczyłem się z łyżeczką Tomek zaczął układać napisy, którymi Jim miał wyrazić swoje cierpienia. Jim jednak nie znał liter, więc Tomek zafrasowany postanowił sam je wyrysować węglem, resztę musiał wykonać Jim. Na razie wypisał na kawałku papieru parę przykładowych inskrypcji, które odczytał. Tutaj pokruszyło się pojmane serce, tutaj biedny więzień, porzucony przez świat i przyjaciół, dokonał swego pełnego smutku żywota, tutaj pękło osierocone serce, a umęczona dusza znalazła po trzydziestu siedmiu latach samotnej niewoli swój odpoczynek. Tutaj Bezdomny i opuszczony przez przyjaciół, po trzydziestosiedmioletniej gorzkiej niewoli, oddał życie szlachetny, nieznajomy, naturalny syn Ludwika XIV. Podczas odczytywania głos Tomka drżał, poświstywał i bliski był załamania, jednak w żaden sposób nie mógł się zdecydować, którą wybrać do wyrycia, bo wydawały mu się wszystkie równie dobre. Gdy w końcu uznał, że Jim powinien wyryć wszystkie razem, uprzytomnił sobie, że niestety nie jest to kamienny loch i nie ma na czym ich wyryć. Po krótkiej naradzie postanowiliśmy kartkę z napisami zakopać pod pobliskim głazem. — Czy tu są pająki, Jim? — zapytał potem Tomek. — Nie, paniczu, Bóg łaskaw ani jednego. — To nic, wystaramy ci się o kilka. Paniczu złoty, a po co? Po co mi pająki? Ja się ich boję. Dla mnie pająk czy grzechotnik to to samo. Świetny pomysł. A gdzie byś go trzymał? Kogo, paniczu? Grzechotnika ma się rozumieć. Matko boska. Co panicz mówi? Gdyby tu miał być grzechotnik, to chyba bym głową wybił dziurę i uciekł. Tak ci się tylko wydaje. Początkowo bałbyś się trochę, a potem oswoiłbyś go. Oswoił? Nawet bardzo łatwo. Każde zwierzę okazuje wdzięczność za pieszczoty i nie robi krzywdy osobie, która nim się opiekuje. Mój paniczu, mój śliczny, niech panicz tego nie mówi. Słuchać nawet nie mogę. Bądź rozsądny, Jim. Każdy więzień musi mieć jakieś oswojone stworzenie, a jeżeli nikt dotychczas nie próbował oswoić grzechotnika, tym większą zyskasz sławę. Zobaczysz, Jim, cały świat będzie wiedział o tobie. Nie, paniczu, dziękuję. Co mi tam po sławie? Jak mnie wąż ukąsi, to się od sławy nie zagoi. Nie, nie, paniczu, nie chcę. Ach, Jim, może chociaż spróbujesz ja tylko chcę żebyś spróbował nie uda się to nie pewno że się nie uda jak mnie grzechotnik ukąsi a jeżeli mi tu przyniesiecie grzechotnika i każecie go oswajać to ucieknę zobaczy panicz że ucieknę bez pisania i drabiny no dobrze już dobrze skoro jesteś taki uparty to nie nie chcesz grzechotnika, to ci przyniesiemy kilka jaszczurek, a ty im ponawlekasz po parę guzików na ogony i niech udają grzechotników. Ja i tego paskudztwa nie mogę znieść, ale jeżeli bez nich nie można, to niech tam. Niech pan nic przyniesie, żebym wiedział, że tyle kłopotu z tym siedzeniem w więzieniu i taki zachód z tą ucieczką. Wiadomo, że muszą być problemy, nawet jeżeli wszystko idzie jak należy. Czy to są szczury? Nie, paniczu. Nie widziałem ani jednego. No, to ci kilka przyniosę. Szczurów też nie chcę, paniczu. Nie ma z nimi chwili spokoju. To coś gryzą, to skrobią, to biegają, a, a gdy człowiek zaśnie, to po nogach kąsają, bo i tak bywa. Nie, paniczu. Jeżeli koniecznie trzeba, to niech panicz przyniesie te jaszczurki, ale szczurów nie chcę. Co mi po nich? Daj spokój, Jim. Nie ma więźnia bez szczurów. Każdy je ma i ty swojego musisz mieć. Mówię ci, nie było takiego przypadku, żeby więzień nie miał szczurów. Oswoisz je, wytresujesz i zobaczysz, będą chodziły po tobie spokojnie jak muchy. Ale trzeba, żebyś im grał na jakimś instrumencie, bo szczury przepadają za muzyką. Masz na czym grać? Mam grzebień, paniczu i kawałek papieru i gitarę, ale bez strun. Nie wiem, czy im się taka muzyka spodoba. Jeszcze jak. Graj im byle co, byleś grał, to im wystarczy. Jeszcze jak. Graj im byle co, byleś grał, to im wystarczy. Musisz wiedzieć, że wszystkie zwierzęta lubią muzykę, gdy są w więzieniu, a muzyka musi być smutna, do płaczu. Pograsz kilka minut i zaraz szczury, jaszczurki, pająki rozczulą się, powyłażą ze swoich dziur i przyjdą wszystkie do ciebie. To dopiero będzie uciecha. Może dla nich, paniczu, ale nie dla mnie, żebym chociaż wiedział, na co to paniczowi potrzebne, ale. Trudno, kiedy trzeba, to trzeba. Niech już tam. Pozłazi się ta godzina do mnie, to przynajmniej w domu dokuczać nie będzie. Tomek chwilkę się jeszcze namyślał, czy czegoś nie zapomniał, w końcu powiedział. Jeszcze jedno, Jim, czy mógłbyś tu pielęgnować jakąś roślinę, której uroczy kwiat? Nie wiem, paniczu. Ciemnawo tu. Na kwiatach się nie znam, a kłopotu z tym sporo. Spróbuj, co ci szkodzi? Wielu więźniów trzymało rośliny. Ja myślę, paniczu, że można by tu posadzić jakiś chwast, może pokrzywę, tyle że kłopotu będzie dużo, a pożytku żadnego. Nie wiesz w to. Ja ci przyniosę kilka krzaków pokrzywy i innego ziela, a ty je posadzisz tam w kącie, masz je nazywać biciola. Tak się nazywa roślina, która rośnie w więzieniu. Będziesz podlewał ją łzami. Po co, paniczu? Przecież wody źródlanej jest pod dostatkiem. Ale więzień nie może używać wody ze źródła, musi je podlewać łzami. Każdy tak robi. Kiedy, proszę panicza, od wody znacznie lepiej rośnie, a z tymi łzami to jeszcze nie wiadomo jak. To nie twoja rzecz! Podlewaj łzami i koniec! Zobaczy panicz, że wszystko zeschnie! Skądże ja zresztą wezmę łzy, jeśli nigdy nie płaczę? To ostatecznie przekonało tomka. Pomyślał trochę i oznajmił, że jeżeli już nic nie chce, to niech chociaż hoduje cebulę. Przyrzekł też zajść do kuchni, wziąć parę cebul i wrzucić je do imbryka, w którym co rano przesyłano Jimowi kawę. Jim skrzywił się trochę na kawę z cebulą i w ogóle narzekał, że za dużo ma roboty. Tomek zniecierpliwiony zaczął mu ostro wymawiać niewdzięczność. Jak to, powiedział, zdarza ci się sposobność dana nie każdemu więźniowi rozsławić swoje imię na całym świecie przekazać je pamięci podobnych, a ty docenić tego nie chcesz? Wstydź się, Jim! myślałem, że jesteś inny. Jim zawstydził się, uznając swoją winę. Przyrzekł poprawę, czym zjednał Tomka, po czym obaj poszliśmy odpocząć. Rozdział trzydziesty dziewiąty Szczury, mili towarzysze, listy Wstaliśmy wcześnie rano i pobiegliśmy do najbliższej wioski do sklepiku po pułapkę na szczury. Po otworzeniu największej nory w niecałe pół godziny mieliśmy piętnaście ogromnych szczurów, które w pułapce dużej jak klatka schowaliśmy pod łóżko cioci Sary. Mały Tomcio Phelps znalazł klatkę i otworzył drzwiczki, żeby przekonać się, czy szczury wyjdą z niej. I wyszły. Wszystkie co do jednego. Trzeba było znowu łapać, ale tym razem były znacznie mniejsze. Tyle naszej pracy się zmarnowało przez tego nieznośnego dzieciaka. Za to wszystkie pająki były tak okazałe, jak na wystawę. Nałowiliśmy również żab, gąsienic i różnych innych stworzeń. Chcieliśmy też zabrać gniazdo szerszenie, ale nam się nie udało. Za to jaszczurek i małych zaskrońców, odznaczających się pięknym ubarwieniem, znalazło się co niemiara. Wpakowaliśmy całą menażerię do worka i zanieśliśmy do naszego pokoju, a że miało się już ku wieczorowi, siedliśmy do kolacji z ogromnym apetytem po całodniowej, mozolnej pracy. Po kolacji wracamy i... Cóż państwo powiecie? Ani jednego węża. Worek był źle zawiązany i wszystkie się rozpełzły. Nie martwiliśmy się tym jednak, wiedząc, że nie pójdą daleko, i zawsze gdzieś w domu się znajdą. I prawda, przez kilka dni nikt nie mógł się na to uskarżać. Zwieszały się z sufitów, leżały na półkach, a najczęściej zdarzało się, że spadały do talerza albo na szyję, wtedy, gdy ich nikt nie oczekiwał. Ale przynajmniej było w domu bardzo wesoło, bo nic złego nikomu nie robiły. Co to był za milutki kącik ta komórka Jima, gdy się wszystko po niej rozpełzło? Jim nie mógł polubić pająków, a i one jego też nie bardzo kochały. Po wszystkich kątach było ich pełno, więc biedny więzień nie wiedział, gdzie się podziać. Szczurów i węży było tak dużo w jego łóżku, że dla niego już nie było miejsca i nie mógł spać. Ciągle się coś ruszało, mówił Jim, bo gady i szczury nigdy nie spały jednocześnie. Gdy spały węże, to szczury harcowały, a gdy one zasypiały, węże bawiły się w najlepsze. Zawsze jedne stworzenia leżały przy nim i pod nim, a inne roiły się gdzieś za nim. Gdy ustąpił im miejsca i przytulił się w jakimś kącie, to czyhały na niego pająki. Jim mówił, że jeżeli mu się uda wyjść z komórki, to już za żadne pieniądze nigdy do więzienia nie wróci. Tak upłynęły trzy tygodnie. Przez ten czas przygotowaliśmy wszystko, jak należy. Koszula dawno została przesłana w pierogu, a Jim za każdym razem, gdy go szczur ugryzł, wstawał z łóżka i świeżą krwią dopisywał parę słów w swoim dzienniku. Pióra zostały zaostrzone. Jim jednak powoli wycinał napisy na deskach. Noga łóżka przepiłowana była na dwie części, a trociny zjedliśmy obaj tak starannie, że aż dostaliśmy kurczów żołądka. Były to wyraźnie jakieś niestrawne trociny, ale przynajmniej prawie wszystkiego dokonaliśmy we trójkę i byliśmy straszliwie zmęczeni. Wujaszek pisał parę razy do właściciela plantacji pod Nowym Orleanem, żeby przybył i zabrał niewolnika, ale odpowiedź nie nadchodziła, bo nie było na świecie ani takiego właściciela, ani plantacji. Postanowił więc dać ogłoszenie do gazet w St. Louis, na którego wspomnienie aż mnie ciarki przeszły. Zorientowałem się, że nie ma czasu do stracenia. Teraz trzeba wszędzie rozsyłać anonimowe listy, powiedział Tomek. Po co? Spytałem. Jako ostrzeżenie, że się coś szykuje. Takie ostrzeżenia bywają zawsze wysyłane w tej lub innej formie, bo przecież ktoś zwykle szpieguje w pobliżu zamku i powiadamia o wszystkim komendanta. Ale zastanów się, Tomku, po co my mamy ostrzegać, że się coś szykuje? Niech sami odkryją. I niech się mają na baczności. Tak być powinno, ale czy na nich można polegać? Sam przecież widzisz, jak postępowali od początku. Wszystko musieliśmy robić sami, tacy łatwowierni. Dlatego też, jeżeli my ich nie ostrzeżemy, nikt nam nie przeszkodzi i cała nasza praca, wszystkie zabiegi pójdą na nic, bo wszystko przejdzie bez echa. Wiesz? Ja bym wolał, żeby tak było. Ty byś wolał! Pogardliwie powtórzył Tomek. Ale ja nie chcę narzucać swojego zdania. Rób jak uważasz, zgadzam się na wszystko. Przebierzesz się za służącą, zakradniesz się nocą i zwiniesz suknię tej dziewczynie, mulatce. Coś ty! Zlituj się! To dopiero rano będzie raban. Ona pewno nie ma drugiej sukni. I co z tego? Sukienka będzie ci potrzebna najwyżej na kwadrans, żebyś mógł włożyć anonim pod drzwi wejściowe. No dobrze. Dobrze, wezmę suknię i zaniosę list, ale co prawda mógłbym go odnieść tak samo w swoim ubraniu. Tak, ale nie wyglądałbyś wtedy na służącą. Nie, ale i tak nikt by nie widział, jak wyglądam. Nie o to chodzi. Nieważne, czy nas ktoś widzi, czy nie. Wiesz, Hak, wydaje mi się, że ty wcale nie dbasz o zasady. Tomek napisał anonim. Ja... Tej samej nocy pożyczyłem suknię od mulatki. Ubrałem się w nią i tak wystrojony poszedłem podsunąć list pod drzwi wejściowe. Tomek napisał. Ostrzeżenie! Nadchodzą kłopoty! Miejcie się na baczności! Nieznany przyjaciel! Następnej nocy przybiliśmy do drzwi wejściowych rysunek, który Tomek wykonał krwią, a przedstawiający trupią czaszkę na dwóch skrzyżowanych piszczelach. Później, na tylnych drzwiach domu, Tomek narysował ogromną trumnę. Całą rodzinę ogarnęła panika. Nigdy jeszcze nie widziałem czegoś podobnego. Gdyby cały dom był pełen duchów, zaczajonych w każdym kąciku i unoszących się w powietrzu, to one nie sprawiłyby większego popłochu. Tomek triumfował, twierdząc, że nie przewidywał takiego powodzenia. Wydawało mu się, że szczęście nam sprzyja, ponieważ przyświeca nam szczytny cel. Lecz nie wszystko jeszcze było zrobione. Nazajutrz o świcie mieliśmy gotowy drugi anonim, ale nie wiedzieliśmy, jak go podrzucić, bo przez całą noc służący miał patrolować wokół domu, żeby nikt obcy się nie dostał. Tomek zsunął się po piorunochronie na ziemię, żeby wybadać sytuację, lecz okazało się, że Murzyn siedzi pod drzwiami i śpi. Wsunął mu więc list za kołnierz i powrócił tą samą drogą. W liście napisał. Nie zdradźcie mnie. Jestem waszym przyjacielem. Banda bezwzględnych Indian zamierza wykraść dziś w nocy zbiegłego murzyna, którego trzymacie w szopie. Użyli wszelkich środków, by was przerazić. Chcą bowiem, żebyście nie wychodzili z domu, aby mogli bez przeszkód wprowadzić swój zamiar w życie. Należę do tej bandy, ale mając Boga w sercu. Chcę ją opuścić i znowu rozpocząć uczciwe życie, dlatego powiadamiam Was o ich zamiarach. O północy, przy pomocy dorobionego klucza, wejdą do komórki murzyna. Mam stać na czatach i gwizdkiem dać znać o niebezpieczeństwie albo zabeczeć jak owca. Gdy wejdą do środka, zamknijcie oprychów na klucz i wybijcie do nogi. Zaklinam Was. Postępujcie według moich wskazówek. W przeciwnym wypadku może dojść do nieszczęścia. Nie chcę żadnej nagrody, ufając, że Bóg należycie oceni mój postępek. Nieznany przyjaciel. Rozdział czterdziesty. Mieszkańcy czuwają, zapalenie mózgu wspaniała ucieczka po doktora. Nazajutrz byliśmy w doskonałych humorach, bo wszystko zmierzało do pomyślnego końca. Spędziliśmy cały dzień na rzece, a do domu wróciliśmy dopiero na kolację. Domownicy zupełnie potracili głowy, nie wiedząc co robić. Nie chciano nam nic powiedzieć, o co zresztą nie dbaliśmy, ponieważ my i tak najlepiej o wszystkim wiedzieliśmy. Zapowiedziano nam tylko, że po kolacji mamy natychmiast iść do łóżek. Ciocia Sara, gdy tylko przełknęła ostatni kąsek, zaczęła wypędzać nas na górę, a dla większej pewności odprowadziła nas. O wpół do dwunastej byliśmy na nogach. Tomek ubrał się i już miał wychodzić z zapasami, gdy coś go tknęło i spytał: A gdzie masło? Jest, nawet spora osełka. Włożyłem ją między dwa żytnie placuszki. Włożyłeś i zostawiłeś. Tu masła nie ma. To się bez niego obejdziemy, odpowiedziałem. A z jakiego to powodu? Zasuwaj do spiżarni i przynieś masło, a ja tymczasem zejdę po piorunochronie. Rozeszliśmy się każdy w swoją stronę. Rzeczywiście, zapomniałem masła. Leżało tam, gdzie je zostawiłem. Wziąłem je z placuszkami i zgasiwszy świece wchodziłem ostrożnie po schodach do naszego pokoju. Nagle drzwi się otworzyły, a w nich ukazała się ciocia Sara ze świecą w ręku. Wrzuciłem prędko masło i placuszki do kapelusza, włożyłem go na głowę i dalej szedłem na górę. Ciocia Sara, spostrzegłszy mnie, zapytała. — Byłeś w spiżarni? — Tak, ciociu. — Co tam robiłeś? — Nic, ciociu. — Więc po co tam chodziłeś o tej porze? — Nie wiem, ciociu. — Nie wiesz? — Nie pleć głupstw. Pytam jeszcze raz, co tam robiłeś? Nic proszę cioci. Byłem pewien, że mnie już puści, i może kiedy indziej tak by zrobiła, ale wydarzyło się zbyt wiele dziwnych rzeczy, więc, pełna podejrzeń, powiedziała głosem bardzo stanowczym. Idź do tego pokoju i nie wychodź. Sądzę, że coś nabroiłeś, i muszę zobaczyć, co. Poszła sobie, a ja rad nie rad musiałem wejść do pokoju na dole, gdzie o tej porze zazwyczaj było pusto. Teraz pełno tam było jak w ulu. Przynajmniej piętnastu dzierżawców z sąsiedztwa, a każdy ze strzelbą. Aż mi się niedobrze zrobiło. Wszyscy siedzieli na rozstawionych w półkole krzesłach, rozmawiając półgłosem. Na pierwszy rzut oka było widać, że są niespokojni. Mnie też było nieswojo, ale ponieważ oni siedzieli w kapeluszach na głowach, więc i ja nie zdjąłem swojego. Gdy ciocia wróciła, zadawała mi różne pytania. Nie mogąc na żadne z nich powiedzieć prawdy, wiłem się jak piskorz. Czułem, że mam mętlik w głowie. Zaczęło mnie mdlić i miałem wrażenie, że masło zaczyna topnieć pod kapeluszem, spływając po karku i za uszami. Ale to jeszcze nic, gdy jeden z dzierżawców odezwał się: Pójdę do komórki i tam zrobię zasadzkę. Coś mnie poderwało, że o mało nie spadłem z krzesła, a masło zaczęło mi płynąć po czole. Gdy ciocia to zobaczyła, Blada jak chusta, drżącym głosem zawołała: Rany boskie, co jest temu dziecku? Chyba dostał zapalenia mózgu, aż mu w głowie kipi! Wszyscy zerwali się przerażeni, ciocia zdjęła mi kapelusz z głowy, a na ziemię posypały się placuszki i reszta niestopniałego jeszcze masła. Ciocia, obejmując mnie za szyję i tuląc do piersi, zawołała: Ale mnie przestraszyłeś, dzięki Bogu to nic groźnego. Myślałam, że znowu dopadło nas jakieś nieszczęście. Byłam pewna, że już po tobie. A, co by było, gdyby to muska nie masło? Dlaczego mi nie powiedziałeś, po co byłeś w spiżarni? Bierz sobie tyle masła, ile chcesz. No ale teraz marsz do łóżka. Jednym susem przebyłem schody, drugim nasz pokój. Zsunąłem się w mgnieniu oka po piorunochronie i popędziłem do przebudówki. Słowa więzły mi w gardle, gdy opowiadałem tomkowi przebieg wypadków, dodając, że nie ma chwili do stracenia, bo dom jest pełen uzbrojonych mężczyzn. Tomkowi aż się oczy zaiskrzyły z radości. Naprawdę? zawołał. A to świetnie! Gdyby można jeszcze poczekać nie można! przerwałem. Gdzie jest Jim? za tobą. Wyciągnij rękę za siebie, a go dotkniesz. wszystko gotowe. Zaraz ruszamy, a wówczas dam hasło. Ale zanim to nastąpiło, usłyszeliśmy kroki zbliżające się do drzwi, a potem głos: Mówiłem wam, że to za wcześnie. Nie przyszli. Drzwi zamknięte. Niech kilku z was wejdzie do komórki i zaczai się na nich. Strzelajcie, jak tylko wejdą. Reszta niech zajmie dogodne pozycje i nasłuchuje. Jim wyszedł pierwszy, ja za nim, Tomek na końcu, bo taki ustalił szyk. Będąc już w przybudówce, usłyszeliśmy, że ktoś chodzi pod ścianą. Tomek szeptem powiedział, że gdy usłyszy oddalające się kroki, trąci nas, co będzie oznaczało, że czas wychodzić. Jim pierwszy, ja drugi, on ostatni. Przyłożył więc ucho do szpary i słuchał. Kroki raz się oddalają, raz przybliżają, czasami cichną. Wreszcie tomek trącił mnie nogą, ja trąciłem Jima i wysunęliśmy się przez pół otwarte drzwiczki, wstrzymując oddech. Szliśmy gęsiego. Doszliśmy już prawie do ogrodzenia. Już Tomek i ja przeszliśmy szczęśliwie na drugą stronę, gdy... Jim zaczepił jakiś sterczący pręt. Słysząc kroki, szarpnął mocniej, pręt zatrzeszczał. Jim zeskoczył, dobiegł do nas, już pędem uciekamy, gdy w tym momencie rozlega się krzyk. — Kto tam? Odpowiadać, bo strzelam! — My cicho. Wzięliśmy nogi za pas i będziemy co się starcza. Pogoń ruszyła za nami. Rozległ się huk wystrzałów, kule nam świszczą koło uszu, kilka głosów zawołało: Tutaj! Są, są! Uciekają w stronę rzeki. Gonić i, gonić! Spuścić psy z łańcucha. Biegliśmy ścieżką idącą do młyna. Prawie nas dogonili. Skręciliśmy więc w bok w zarośla. Goniących przepuściliśmy, a sami zostaliśmy w tyle. Wszystkie psy jeszcze wieczorem zamknięto, żeby nie spłoszyły opryszków, ale... Teraz ktoś je wypuścił, bo nadbiegały wściekle, ujadając, jakby ktoś chciał je skrzywdzić. Zatrzymały się przy nas, poznały, obwąchały i merdając ogonami popędziły dalej. Teraz my w nogi! Dopadliśmy do miejsca, gdzie uwiązana była moja łódź, wskoczyliśmy do niej i szybkimi uderzeniami wioseł wypłynęliśmy na środek rzeki, starając się nie robić hałasu. No, dalej wszystko już szło jak po maśle. Dopłynęliśmy do wysepki, gdzie w zaroślach ukryłem tratwę. Na brzegu słychać było krzyki, nawoływania, szczekanie psów, wrzask, zamęt. Weszliśmy wszyscy na tratwę. — No, stary — rzekłem — jesteś znów wolnym człowiekiem i moja w tym głowa, żebyś nigdy już nie był niewolnikiem. — Ale się napracowaliście — powiedział Jim z podziwem. Jak to wszystko było obmyślane, a jak wykonane? Lepiej nie można było. Wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi, a najbardziej Tomek, bo dostał kulą w łydkę. Nas to zmartwiło. Rana bolała, a krew płynęła obficie. Położyliśmy więc Tomka w naszej budce i podarliśmy na bandaże jedną z pozostałych po księciu koszul. Dajcie te gałgany powiedział Tomek. Sam to zrobię. Wy nie traćcie czasu. Dotychczas wszystko świetnie poszło. Udało się uciec. Będą o nas pisali poematy. Odbijamy od brzegu. Szybko. Zaczęliśmy się naradzać z Jimem. Po chwili powiedziałem: No, Jim, powiedz. A powiem, odrzekł. Jestem tylko murzynem, ale gdyby to on, Tomek, został uwolniony z więzienia, a jeden z nas był ranny, czy powiedziałby wtedy uciekajmy? Nic mnie nie obchodzi, że jesteś ranny? Czy powiedziałby tak Tomek Sawyer? Nie, głowę daję, że nie. W takim razie Jim nie jest gorszy, nie paniczu. Ja się stąd nie ruszę, nie ruszę się, dopóki doktor nie obejrzy nogi. Wiedziałem, że Jim ma poczciwe serce, a kolor skóry nie gra roli. Pewien byłem, że tak powie, ale Tomek sprzeciwił się i głośno protestował. Wobec naszej stanowczości, widząc mnie już w łódce, powiedział wreszcie. No, jeżeli się uparliście i koniecznie chcecie przywieźć doktora, to przynajmniej powiem, jak to zrobić. Gdy już u niego będziesz, zamknij za sobą drzwi na klucz, zawiąż doktorowi oczy, każ mu przysiądz, żeby milczał jak grób. Potem wyprowadź go, obejdź z nim kilka razy dom dookoła, skręcając to w prawo, to w lewo, żeby się nie zorientował, którędy go prowadzisz. Dopiero wtedy wsiądź z nim do łódki, lecz nie pójdź prosto, krąż długo pomiędzy wysepkami, przeszukaj mu dokładnie kieszenie. I jeżeli ma ołówek albo kredę, odbierz ją i oddaj dopiero po powrocie. A nóż naznaczy tratwę, żeby ją łatwiej odszukać. Miej się na baczności! Przyrzekłem spełnić wszystkie jego polecenia i popłynąłem do wsi. Jim miał się ukryć w lesie i pozostać tam, dopóki doktor nie odjedzie. Rozdział czterdziesty pierwszy Doktor, wujaszek Silas, zmartwiona ciocia Sara Doktor, nie młody już człowiek, wyglądał na bardzo poczciwego staruszka. Opowiedziałem mu, że razem z bratem wypłynęliśmy wczoraj po południu na polowanie na wysepkę zwaną Spanish Island. Spędziliśmy noc na przypadkiem znalezionej tratwie, a około północy przytrafił się bardzo niemiły wypadek, bo mój brat w czasie snu potrącił fuzję, która wypaliła, raniąc go w nogę. Prosimy więc, żeby pan doktor był łaskaw odwiedzić go, opatrzyć i nic nikomu nie mówić, bo... bo chcemy, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Skąd jesteście? Z sąsiedztwa. Jesteśmy siostrzeńcami pani Phelps. Wiem, wiem. Po chwili dodał. Powtórz no, w jaki sposób został postrzelony twój brat? Śniło mu się coś, panie doktorze, i. i strzeliło. Hmm. Dziwny sen! powiedział doktor. Wziął jednak latarnię, torbę z narzędziami i poszliśmy. Zobaczywszy czekające na nas czółno, skrzywił się. Dla jednego wystarczy, powiedział, ale dla dwóch niebezpieczne. Niech się pan nie boi, zawołałem. Trzech nas było, a płynęliśmy bez obawy. Trzech? Tak, proszę pana. Ja, brat mój Sid i strzelby. Strzelby to jak trzeci człowiek, proszę pana. A aha! Strzelby. <grym> Wiesz co, Rzekł doktor. Sam popłynę, a ty czekaj tutaj. Po czym doktor odpłynął, a ja zostałem. Będę tu czekał, myślałem sobie, lecz jeżeli doktor wróci i powie, że jeszcze raz musi udać się na tratwę, to będę mu towarzyszył, choćbym miał płynąć obok. Na tratwie zwiążemy go i popłyniemy w dół rzeki. Po wyzdrowieniu tomka zapłacimy doktorowi i wysadzimy go na brzeg. Wlazłem więc pomiędzy ułożone w kilka stosów tarcice, żeby się zdrzemnąć. Po przebudzeniu zobaczyłem słońce wysoko nad głową. Zerwałem się, popędziłem do domu doktora, ale jego jeszcze nie było. Oj, pomyślałem, z nogą Tomka musi być źle. Szkoda gadać, ruszam natychmiast na wyspę. I ruszyłem, ale już na zakręcie ulicy wpadłem na wujaszka Silasa, tak że o mało mu brzucha głową nie przebodłem. Tomek, gdzie byłeś, urwisie jeden? Ja, wujaszku, nigdzie proszę, wujaszka. Ja tylko, to jest, my obaj, ja i sid puściliśmy się w pogoń za murzynem. Ale gdzie się zapędziliście? Ciotka niepokoi się o was. Niepotrzebnie, bo nam się nic złego nie stało. Pobiegliśmy za ludźmi i psami, ale wyprzedzili nas, proszę Wujaszka, i zgubiliśmy się. A potem, proszę Wujaszka, aha! Potem zdawało nam się, że tamci odpłynęli. Na rzekę, proszę Wujaszka. Więc i my wsiedliśmy do łodzi i za nimi. I płynęliśmy, płynęli dopóki się nie zmęczyliśmy. A już potem, proszę Wujaszka, to nam sił zabrakło. Tak. No, a potem Sid pobiegł na pocztę, może się tam czegoś dowie, proszę, wujaszka, a ja tu zostałem i szukam czegoś do zjedzenia, a potem potem, proszę, wujaszka, to już chyba pójdziemy do domu. Prosto jak strzelił do domu. Wskutek mojego opowiadania musiałem pójść z wujaszkiem na pocztę po tu, naturalnie, Tomka nie było, ale wujaszkowi list doręczono. Czekaliśmy na Tomka dość długo, lecz nie przyszedł, aż wreszcie zacny staruszek powiedział. Wiesz co? Nie możemy czekać dłużej. Ciocia zamartwi się w domu na śmierć. Sid przecież trafi sam. Ty zaś chodź ze mną, pójdziemy do domu. Próbowałem różnych sztuczek, obiecywałem odszukać Sida i wrócić z nim, wszystko na nic. Gdy przyszliśmy, ciotka, ujrzawszy mnie, zaczęła się śmiać, płakać, całować mnie i szturchać, mówiąc, że sit to dopiero oberwie. Dom był pełen gości. Dzierżawcy zostali bowiem na obiedzie razem z żonami, które do nich przybyły. Gwarno więc było jak w ulu. Późnym wieczorem, gdy wszyscy się rozjechali, poszedłem do ciotki i zacząłem opowiadać, jak to hałas i strzały obudziły nas, a ponieważ drzwi były zamknięte, a my chcieliśmy pomóc, więc zsunęliśmy się po piorunochronie, czego zresztą już nigdy nie zrobimy. Potem powtórzyłam wszystko, co wcześniej opowiedziałem wujaszkowi. Ciotka pocałowała mnie, zamyślając się jednak, bo wciąż niepokoiła się Osida. Ach, nieszczęście. Prawie już ciemna noc, a Sida nie ma. Co się z tym chłopcem stało? Chcąc skorzystać ze sposobności, zerwałem się, mówiąc: Ciociu, pobiegnę po niego do miasta. Nie, nie, zostaniesz w domu. Jeżeli Sid nie wróci na kolację, to wuj pójdzie po niego. Tak też się stało, lecz wujaszek wrócił niespokojny, bo Tomka nigdzie nie mógł znaleźć. Ciocia, Zgnębiona oświadczyła, że nie pójdzie spać, świece postawi w oknie, żeby sit łatwiej trafił do domu. Co miałem robić? Poszedłem spać. Ledwie się jednak położyłem, weszła ze świecą ciocia Sara i okrywa mnie i otula jak matka. Tak mi się dziwnie w duszy zrobiło, że nie śmiałem spojrzeć jej w oczy. Usiadła na łóżku i rozmawiała ze mną bardzo długo, ciągle o tym samym. Gdzie może być sid? Jak ci się zdaje, tomku? Może gdzieś zabłądził, lub zachorował, albo utonął i leży teraz na dnie rzeki, nie mając żadnego ratunku? Mówiła, mówiła, a łzy jej ciurkiem płynęły po twarzy. Rzęsiste, ciche. Serce mi się krajało na ich widok. Pocieszałem ją jak mogłem, zapewniając, że rano sid wróci na pewno. Ciocia zaś ściskając mnie za rękę i całując w czoło, kazała mi to powtarzać raz, drugi, trzeci, dziesiąty, bo widocznie moje słowa przynosiły jej skołatanemu sercu ulgę. Wreszcie, zabierając się już do odejścia, popatrzyła mi w oczy łagodnie, a równocześnie błagająco i powiedziała: Tomku, drzwi nie będą zamknięte, a nawet jakby były to potrafisz wyjść przez okno. Nie rób jednak tego. Nie zrobisz, prawda? Jeżeli mnie kochasz. Pomimo, że wcześniej postanowiłem wyjść, żeby dowiedzieć się czegoś o Tomku i Jimie, bo aż mnie z łóżka podrywało, ale po jej słowach już wyjść nie byłem w stanie. Nie ruszyłbym się nawet, gdyby dawali mi królestwo. Spałem fatalnie. Dwa razy wstawałem i zjeżdżałem po piorunochronie, żeby popatrzeć w okna od frontu. Za każdym razem widziałem ciotkę siedzącą z oczami pełnymi łez. Nie wiem, co bym zrobił, żeby ją pocieszyć, ale nie byłem w stanie. Przysiągłem wówczas, że nigdy jej niczym nie zmartwię. Gdy się obudziłem po raz trzeci, już świtało. Ciotka siedziała jeszcze przy dogasającej świecy. Oparła siwą głowę na ręku i zasnęła. Rozdział 42 Tomek Ranny. Opowiadanie doktora. Poczciwe murzynisko. Wyznania tomka. Ciocia Poli. Listy. Wujaszek znów pojechał do miasta, lecz nie przywiózł pocieszających wiadomości. Siedliśmy do śniadania smutni i zamyśleni. Wujostwo mało mówili, nic nie jedli, aż serce bolało patrzeć na nich. W końcu wujaszek odezwał się. Czy oddałem ci list? List? Jaki list? Z wczorajszej poczty. Nie, żadnego listu mi nie dawałeś. Nie, to musiałem zapomnieć. I zaczął szukać po kieszeniach, ale w żadnej listu nie było. Przypomniał sobie wreszcie, gdzie go położył. Poszedł, Przeniósł i oddał ciotce. Chwała Bogu, list od siostry, pewnie pyta o swoich chłopców. Wolałbym nie być tutaj, a tu jak na złość wstać nie można. Zanim jednak ciotka zdążyła otworzyć list, upuściła go i wybiegła, zobaczywszy przez okna to, co i ja spostrzegłem. Tomek Sojer leżał na materacu, obok niego doktor. Dalej stał Jim ze związanymi rękami, a za nimi mnóstwo ludzi. Schowałem list pod obrós i w nogi. Ciocia pobiegła do tomka i zalewając się łzami wołała: Nie żyje, nie żyje, wiem, że nie żyje. Ale Tomek poruszył głową raz i drugi i zaczął coś mówić. Żyje? zawołała Ciocia, wznosząc ręce do góry. Dzięki ci Boże! I ucałowawszy go, pobiegła do domu, żeby posłać łóżko, dając polecenia każdemu, kogo po drodze spotkała. Poszedłem i ja za wszystkimi, chcąc zobaczyć, co zrobią z Jimem. Doktor i wujaszek Silas poszli za Tomkiem. Cały tłum był silnie rozwścieczony. Niektórzy chcieli natychmiast powiesić Jima, dla przykładu. Zaprowadzono go do tej samej komórki i skuto. Tym razem przytwierdzono łańcuch do potężnego haka. Na ręce i nogi założono mu kajdany, a w końcu zapowiedziano, że będzie dostawał tylko chleb i wodę, dopóki nie zgłosi się jego właściciel. W przeciwnym razie będzie sprzedany na licytacji. Przeklinano i wymyślano mu. W tym czasie zjawił się doktor, który powiedział: Nie złorzeczcie mu, bo to poczciwy murzyn. Kiedy się dostałem na tratwę, gdzie miałem znaleźć chorego, bałem się, że nie dam rady bez pomocnika. Nie mogłem zostawić chłopca samego, gdyż bredził w malignie, rzucał się, nie pozwalając podejść do siebie. Groził, krzycząc, że jeżeli się ośmielę oznaczyć kredą jego tratwę, to mnie zabije i tym podobne pludu brednie. Widząc, że z każdą chwilą jest w coraz gorszym stanie, a sam nie dam mu rady, pomyślałem, że mimo wszystko muszę go zostawić i szukać jakiejś pomocy. Wtem, jakby spod ziemi stanął przede mną ten Murzyn, oświadczając, że mi pomoże. I znakomicie pomógł, zrobił wszystko, co trzeba. Naturalnie zaraz się domyśliłem, że to zbieg. Nie mogąc się ruszyć, musiałem jak przykuty, siedzieć przez resztę nocy, a potem znów dzień i noc. Muszę przyznać, że nigdy nie widziałem Murzyna, który troskliwie doglądałby chorego, okazując mu tyle przywiązania z narażeniem własnej wolności. Taki murzyn, panowie, wart jest. Tysiąc dolarów, no i łagodniejszego obchodzenia się z nim. Dopiero dziś rano, gdy o brzasku spostrzegłem kilku ludzi płynących łódką, kiwnąłem na nich. Przybyli akurat wówczas, gdy murzyn położył głowę na kolanach i spał, jak zabity. Związali go prędko i cicho. Chory, który zasnął, nic nie wiedział, co się z nim dzieje, więc przenieśliśmy go na łódź i popłynęliśmy do brzegu. Murzyn nie stawiał oporu, milczał i tylko spoglądał na chłopca, czy się nie zbudzi. Nie jęknie. Poczciwy murzyn, mówię, związać go trzeba było, na to już nie ma rady, ale nie róbcie mu krzywdy. Doktor ma rację! wtrącił ktoś. Murzyna krzywdzić nie należy! Słysząc to zmiękli i inni, a ja wdzięczny byłem doktorowi, że ujął się za Jimem i powiedział o nim to samo, co zawsze myślałem. Bo przyznać muszę, że po pierwszej rozmowie z Jimem wiedziałem, że jest dobrym człowiekiem, a że serce ma czarne, to już nie jego wina. Żeby ulżyć doli Jima. Postanowiłem po rozejściu się wszystkich pójść do cioci Sary i powtórzyć jej to, co mówił doktor. Miałem przed tą rozmową nie lada orzech do zgryzienia. Trzeba było wytłumaczyć cioci, dlaczego jej nie powiedziałem o ranie Tomka, dlaczego skłamałem, że jest na poczcie i pozwoliłem jej całą noc na niego czekać. Miałem jednak dość czasu do namysłu, gdyż ciocia Sara przez cały czas nie wychodziła z pokoju Tomka. Nazajutrz rano usłyszałem, że Tomek czuje się lepiej, a ciocia Sara poszła trochę się zdrzemnąć. Postanowiłem wówczas wejść do pokoju chorego i gdyby nie spał, to wspólnie musimy obmyśleć, co powiedzieć, by było to najbardziej prawdopodobne. Ale Tomek spał smacznie i spokojnie, tylko zamiast czerwonych, jak ogień policzków, z którymi go tu przywieziono, twarz miał Bladą jak kłótno. Usiadłem więc w kąciku i czekałem, aż się obudzi. Po jakiejś godzinie weszła na palcach ciocia Sara. Wreszcie chory poruszył się, przeciągnął, otworzył oczy, rozejrzał się po pokoju i zupełnie żywym głosem odezwał się: Aha, jestem w domu. Skąd się tu wziąłem? Gdzie tratwa? Nie martw się, wszystko jest dobrze, odpowiedziałem. A Jim? Bezpieczny. To dobrze, doskonale, teraz możemy być spokojni, powiedziałeś, cioci. O czym, Sid? Wtrąciła ciocia. O wszystkim, co zrobiliśmy. O jakim wszystkim? że to my wykradliśmy Jim'a. Święci państwo, Oni wykradli. Co też ten chłopiec wygaduje? Nieszczęście znowu bredzi. Nie, ciociu. Jestem przytomny i wiem doskonale, co mówię. To my uwolniliśmy Jim'a. My we dwóch. Tomek i Sid rozgadał się i wciąż trajkotał, a ciocia nie próbowała go nawet powstrzymać, tylko słuchała z oczami szeroko otwartymi. Tak ciociu, ględził Tomek. Napracowaliśmy się przy tym strasznie przez kilka tygodni po całych nocach, gdy wszyscy spali, ale też bawiliśmy się przewybornie. A potem, jak ciocia trzymała Tomka tak długo z masłem w kapeluszu, wie ciocia? To o mały włos wszystko, by w łeb wzięło, bo ktoś wszedł do komórki, zanim my zdążyliśmy z niej uciec. Musieliśmy biec bardzo szybko. Usłyszano nas, strzelano za nami, no i jedna kula mnie trafiła. Potem pogoń nas wyprzedziła, a my ukryliśmy się w krzakach. Psy spuszczone z łańcucha nie zrobiły nam krzywdy, przywitały się tylko z nami, pobiegły dalej, a my łódką popłynęliśmy do tratwy. Wszystko poszło po naszej myśli. Jim uciekł, z Jim uciekł z więzienia i został wolny dzięki nam. A co? Nieźle się spisaliśmy. Długo żyję na tym świecie, ale nic podobnego nie słyszałam. To wy urwisy przewróciliście dom do góry nogami, napędzając nam tyle strachu? Tego wam nie daruje, to pewne. Zobaczycie, jak to? Ja się bałam przez tyle nocy, tyle mi rzeczy poginęło, a to wy, smarkacze przebrzydli, to wam nie ujdzie na sucho. Tomek był taki zadowolony i dumny z siebie i z nas obydwóch, że chociaż ciotka mu groziła, on wcale na to nie zważał. Ona swoje, a on swoje. Ona się złościła i wymyślała nam, a on Wcale się tym nie przejmował. Wreszcie ciotka powiedziała. — Cieszcie się, cieszcie, lecz wam powiem, że jeżeli wam się jeszcze zachce kiedyś nim opiekować... — Kim? — zapytał Tomek zdziwiony, przestając się uśmiechać. — Jak to kim? — Murzynem, ma się rozumieć. O kim innym mogłabym mówić? Tomek spoważniał, popatrzył na mnie i spytał. — Tomku, chyba nie powiedziałeś mi wszystkiego... Więc Jim nie jest wolny? Jim? Wykrzyknęła ciotka. Zbieg, Jim? Ma się rozumieć, że nie jest wolny. Jeszcze tego by brakowało. Schwytali go, związali, przyprowadzili tutaj i znowu siedzi w tej samej komórce, o chlebie i wodzie w kajdanach. Będzie siedział tak długo, dopóki się po niego nie zgłosi właściciel albo sprzedadzą go na licytacji. Tomek zerwał się z poduszek i wyprostowany usiadł na łóżku, Oczy mu się zaiskrzyły, nozdrza wydął i na cały głos krzyknął: Nikt nie ma prawa go zamykać! Wypuścić go! Zaraz wypuścić! Jim nie jest niewolnikiem, jest wolny, jak my wszyscy! Co to ma znaczyć, chłopcze? To znaczy, Ciociu, że Jim jest wolny. Jeżeli nikt go nie oswobodzi, to ja to zrobię. Znam go, odkąd żyje, i hak. Tomek, chciałem powiedzieć, zna go także. Przed dwoma miesiącami umarła stara Miss Watson. Wstydziła się, że chciała kiedyś sprzedać Jima na plantację. Odkupując tę winę, w testamencie darowała wolność Jimowi. Więc po co uwalnialiście go z takim mozołem, skoro był wolny? Paradne. Tak pytać może tylko kobieta. Uwalniałem. Uwalnialiśmy go, bo chciałem przeżyć przygodę. I walczyć z niebezpieczeństwem. I szedłbym do celu choćby po szyję w rzece krwi. Byłbym. Masz ci los. Ciocia Poli. Rzeczywiście, ciocia Poli stała w drzwiach we własnej osobie. Wyprostowana, uśmiechnięta, zadowolona i słodziutka jak anioł, który najadł się ciastkami. A żeby ją. Ciocia Sara podbiegła do niej i z czułości mało jej głowy nie urwała. Ja znalazłem sobie bezpieczne schronienie pod łóżkiem, będąc pewne strasznej katastrofy. Wychyliłem trochę głowę z łóżka i spostrzegłem, że ciocia Poli wydostała się z objęć cioci Sary, stanęła nad łóżkiem i patrzyła na Tomka przez okulary, ale tak patrzyła, jakby go chciała wzrokiem wgnieść w ziemię. Wreszcie odezwała się. Tak, tak. Ukryj twarz Tomku. Odwróć głowę. Ja, będąc na twoim miejscu, tak bym uczyniła Tomku. Tomku, podchwyciła ciocia Sara, czyżby go tak choroba zmieniła? To przecież nie Tomek, ale Sid. Tomek? Gdzie on się podział? Tomek. Tomek. Przed chwilą tutaj był. To był Hakfin, nie Tomek. To chyba chciałaś powiedzieć. Wychowując tyle lat takiego gagatka jak Tomek, poznałam go dobrze. Zresztą poznam go zawsze i wszędzie. Wyłaś spod łóżka hak. Wyszedłem, ale było mi jakoś głupio. Kto potrafi wyrazić zdumienie cioci Sary, a jeszcze większe wujaszka Silas'a, gdy wrócił do domu i opowiedziano mu całą historię. Słuchał, ale jakby nie słyszał. Cały dzień chodził jak błędna owca, a wieczorem na mszy miał kazanie, dzięki któremu zdobył sobie ogromną sławę. Nawet najstarsi ludzie nie mogli z tego, co mówił, zrozumieć ani słowa. Ciocia Poli wszystkim rozpowiedziała, kim jestem. Byłem więc zmuszony opowiedzieć resztę o sobie i wyjaśnić, co zmusiło mnie do udawania tomka Sojera, kiedy pani Phelps. Tu ciocia Sara przerwała mi. Dlaczego pani? Nazywaj mnie dalej ciocią Sarą. Przywykłam już do tego i nie widzę powodu, żebyś mnie nazywał inaczej. Ciocia Poli potwierdziła słowa Tomka, że miss Watson dała wolność Jimowi. Tomek zatem przewrócił dom do góry nogami, jak mówiła ciocia, po to tylko, ażeby uwolnić wolnego. Teraz dopiero zrozumiałem, dlaczego Tomek wychowany w tak porządnym domu wykradał ze mną Murzyna. Ciotka Poli powiedziała też, że gdy Sara napisała o przyjeździe Tomka z Sidem, zaraz sobie pomyślała: No patrzcie, państwo, mogłam się spodziewać, że ten urwis znów coś zbroi. To też Rada nie rada musiałam wyjechać w taką podróż tysiąc mil płynąć okrętem, żeby położyć koniec sprawkom tego urwisa. A musiałam jechać, nie mogąc doczekać się od ciebie odpowiedzi na moje listy. Nie napisałaś do mnie ani razu, przerwała ciocia Sara. Jak to? Dwa razy pisałam, pytając, co znaczą twoje słowa. Sid i Tomek są tutaj. Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Usłyszawszy to, Ciocia Poli powoli kierowała oczy na Tomka i uroczyście, surowym głosem, zapytała. Słyszysz? Słyszę. No i? Spytał Tomek. Powiedz mi, co zrobiłeś z tymi listami? Jakimi znowu listami? Z moimi? Jeżeli natychmiast nie powiesz, leżą w kufrze, a gdzie miałyby być? Leżą nietknięte, tak jak je z poczty zabrałem. Nie zaglądałem do nich, ani oddawałem ich przez wzgląd na ciocie, która z pewnością narobiłaby zamieszania, a w listach na pewno nie było nic ważnego. A skąd o tym mogłeś wiedzieć, nic nicponiu? A gdzie trzeci list z zapowiedzią mojego przyjazdu? Pewnie i ten. Nie, ten przyszedł. Nie czytałam go jeszcze, ale przyszedł. Możesz być spokojna. Ja najlepiej wiedziałem, że ciocia Sara jeszcze nie czytała tego listu. Uważałem jednak, że lepiej milczeć. Rozdział trzeci Wyzwoliny, szczerze panu oddany, hak Fin. Gdy wreszcie znaleźliśmy się sami z Tomkiem, spytałem go, po co wykradał Jima. Dlaczego tak mordował siebie i nas, wiedząc, że Jim nie jest już niewolnikiem. Nie rozumiesz tego, wyjaśnił Tomek. Chciałem, żebyśmy po wykradzeniu Jima popłynęli w dół rzeki aż do samego ujścia. Przygód mielibyśmy bezlikła, a dopiero po ukończeniu podróży Jim dowiedziałby się, że jest wolny i wróciłby do domu parostatkiem. Uprzedzeni o naszym powrocie, wszyscy murzyni zebraliby się i z muzyką oraz pochodniami wprowadziliby Jima do miasta. Zostałby bohaterem! I my też! Ma się rozumieć! Natychmiast wypuszczono Jima z komórki, a gdy siostry z wujaszkiem dowiedzieli się od doktora, jak Jim troskliwie doglądał tomka, zaczęli rozczulać się nad nim. Przyprowadziłem go do tomka, który musiał jeszcze leżeć w łóżku. Pogadaliśmy sobie aż miło. Jim rozanielony powiedział mi: A pamiętasz, hak, co ci mówiłem jeszcze u Miss Watson? Mówiłem, że mam na piersiach włosy i że to oznaka szczęścia. I co? Nie miałem racji. Potem Tomek gadał i gadał, namawiając nas, żebyśmy nakupili zapasów, uciekli i pojechali szukać przygód wśród Indian na dzikim zachodzie. Dobrze, odpowiedziałem. Bardzo chętnie, tylko nie mam pieniędzy, a z domu nic nie dostanę, bo zapewne tatuś dawno musiał zabrać moje od sędziego. I wszystko przepił, co do grosza. Niekoniecznie, powiedział Tomek. Twój ojciec do chwili mojego wyjazdu nie pojawił się w mieście. Na to Jim rzekł uroczyście. I już się nie pojawi. Dlaczego, Jim? Mniejsza o to, dlaczego. Mówię ci, hak, że się nie pojawi. Ale gdy nalegałem, rzekł z wielką powagą. Pamiętasz, Hak, ten dom, który spotkaliśmy płynący z wodą w dół rzeki? W tym domu był człowiek, miał przykrytą głowę. Myśleliśmy, że śpi. Powiedziałem ci, żebyś go nie odkrywał. Pamiętasz? Sam jednak poszedłem i odkryłem. Pamiętasz? No, to znaczy że możesz odebrać swoje pieniądze, bo tym człowiekiem był Twój ojciec. Zdaje mi się jednak, że mimo wszystko z wyprawy na Dziki Zachód nic nie będzie, a przynajmniej nie teraz, bo ciocia Sara chce zostać moją matką, to znaczy adoptować mnie i ucywilizować. Czy ja to wytrzymam? Już próbowałem tego przysmaku i... skończyłem. Szczerze panu oddany, hak fin. Koniec.